Rozdział XIII. Książę nie pokazał się tego dnia szlachcie aż do wieczora. Obiadował bowiem z posłami i kilku dygnitarzami, z którymi poprzednio na radę był składał. Przyszły jednak rozkazy do pułkowników, żeby nadworne pułki radziwiłłowskie, a zwłaszcza regimenty piechoty pod cudzoziemskimi oficerami stały w pogotowiu. W powietrzu pachniało prochem. Zamek lubo nieobronny. Otoczony był wojskiem, jak gdyby pod jego murami miano bitwę stoczyć. Spodziewano się pochodu najpóźniej na jutrzejszy ranek i były tego widome oznaki, niezliczona bowiem czelać książęca zajęta była ładowaniem na wozy broni, kosztownych sprzętów i książęcego skarbca. Harasimowicz opowiadał szlachcie, że wozy pójdą do Tykocina na podlasie, bo niebezpiecznie by było, aby skarbiec zostawał w nieobronnym kiejdańskim zamku przygotowywano i rekwizyta wojenne, które miały iść za wojskiem. Rozeszły się wieści, że Hetman Polny Gosiewski dlatego został aresztowany, że nie chciał połączyć swych chorągwi stojących w trokach z Radziwiłowskimi, przeto na jawną zgubę całą wyprawę wystawiał. Zresztą przygotowania do pochodu, ruch wojsk, turkot armat wytaczanych z zamkowego arsenału, i ów rozgardiarz, towarzyszący zawsze pierwszym chwilom wojennych wypraw, odwrócił uwagę w inną stronę i kazał zapomnieć rycerstwu o aresztowaniu pana Gosiewskiego i kawalera Judyckiego. Obiadująca w olbrzymich dolnych salach oficyn szlachta o niczym nie rozprawiała jeno o wojnie, o pożarze Wilna, które już dziesięć dni gorzało, coraz sroższym paląc się pożarem, o wieściach z Warszawy, o postępach Szwedów i o Szwedach samych, Przeciw którym jako przeciw wiarołomcom napadającym sąsiada wbrew traktatowi mającemu jeszcze na sześć lat siłę burzyły się serca, umysły i wzrastała w duszach zawziętość. Wieści o szybkich postępach, o kapitulacji ujścia, zalaniu Wielkopolski wraz ze wszystkimi miastami, o grożącym najściu Mazowsza i nieuniknionym wzięciu Warszawy, nie tylko nie budziły trwogi, ale przeciwnie podniecały odwagę i ochotę do boju. Działo się to dlatego, że jasne już były dla wszystkich przyczyny tego szwedzkiego powodzenia. Oto dotychczas nie zetknęli się jeszcze ani razu z wojskiem, ani z wodzem prawdziwym. Radziwił był pierwszym wojownikiem z rzemiosła, z którym mieli się zmierzyć, a który tymczasem wzbudzał absolutną ufność w swe zdolności wojenne w zebranej szlachcie, zwłaszcza że i pułkownicy jego zaręczali, iż pobiją Szwedów w otwartym polu. Nie może być inaczej mówił pan Michał Stankiewicz, stary i doświadczony żołnierz. Pamiętam wojny dawniejszej, wiem, że bronili się zawsze w zamkach, w warownych obozach, z zaszańczyków. Nigdy nie śmieli stawić się nam w otwartym polu, bo się jazdy okrutnie bali, a gdzie, dufając w siłę, wystąpili, tam słusznie otrzymali ćwiczenie. Nie wiktoria to dała w ich ręce Wielkopolskę, ale zdrada i pospolitego ruszenia niedołęstwo. Tak jest, rzecze pan zagłoba. Mdły to naród, bo ziemia tam okrutnie nieurodzajna i chleba nie mają, bo jeno szyszki sosnowe mielą, z takiej to mąki pod płomyki czyniąc, które żywicą śmierdzą. Inni nad morzem chodzą i co tylko fala wyrzuci to żrą, jeszcze się z sobą owe specjały bijąc. Hołota tam okrutna. Dlatego nie masz narodu na cudze łapczywszego, bo nawet Tatarzy końskiego mięsa ad libitum mają, a oni czasem po roku mięsa nie widują i ciągle głodem przymierają, chyba że połów ryb zdarzy się obfity. Tu zagłoba zwrócił się do pana Stankiewicza: — A wasz mość to kiedy ze Szwedami się zapoznał? — Pod księciem Krzysztofem, ojcem teraźniejszego pana Hetmana. A ja pod panem koniecpolskim, ojcem dzisiejszego chorążego srodześmy kilkakroć Gustawa Adolfa w prusach porazili i jeńców niemałośmy nabrali tamem ich na wylot przeznał i wszelkie ich sposoby nacudowali się nad nimi nasi chłopcy niemało bo trzeba ważnościom wiedzieć że Szwedzi jako to naród ustawicznie w wodzie brodzący i z morza największe ciągnące intraty nurkowie są ekwizitissimi tośmy się im popisywać kazali i co ważnościowie na to powiecie Rzucisz szelmę w jedną przerębę, to on ci drugą wypłynie i jeszcze śledzia żywego w pysku trzyma. Na Boga, co wasz mość mówisz? Niech tu trupem padnę, jeśli im tego mało sto razy na własne oczy nie widział i innych dziwnych ich obyczajów. Pamiętam mi to, że tak się na pruskim chlebie spaśli, iż potem wracać nie chcieli. Słusznie jego mość pan Stankiewicz mówi, że nie tędzę z nich żołnierze. Piechotę mają jaką taką, ale jazdę, Boże, się pożal, bo koni w ich ojczyźnie nie masz i z młodu nie mogą do jazdy nawyknąć. Podobnoć najpierw nie na nich pójdziemy, mówił pan Szczyt. Jeno za Wilno pomścić. Tak jest, sam to księciu radziłem, gdy się pytał, co w tej materii myślę, odparł Zagłoba. Ale skończywszy z jednymi, pójdziemy wnet na drugich. Muszą się tam ci posełkowie pocić. — Politycznie ich przyjmują, rzekł pan Zaleski, ale nic, chudziątka nie wskurają, a najlepszy dowód — rozkazy wojsku dane. — Miły Boże, miły Boże, mówił pan Twarkowski, sędzia Rosieński, jak to wraz z niebezpieczeństwy ochoty przybywa. Jużeśmy mało nie zdesperowali z jednym nieprzyjacielem do czynienia mając, a teraz nam na obydwóch. — Nie może być inaczej, odparł Stankiewicz. Nieraz to bywa, że się pozwolisz bić puty, póki ci cierpliwości nie zbraknie, a potem ni stąd, ni zowąd znajdzie się i wigor, i fantazja. Małośmy to ucierpieli, mało przenieśli. Spuszczaliśmy się na króla i pospolite ruszenie koronne na własne siły, nie licząc, aż wreszcie mamy wóz i przewóz. Trzeba albo obydwóch bić, albo zginąć z kretesem. Bóg nam pomoże. Dosyć tego zwlekania. Sztych nam do gardła przyłożyli, przyłóżmy im i my, pokażemy koroniarczykom, jacy to tu żołnierze. Nie będzie u nas ujścia, jako Bóg w niebie. I w miarę kielichów rozgrzewały się czupryny i rosły humory wojenne. Tak nad brzegiem przepaści ostatni wysiłek częstokroć o ocaleniu stanowi. Zrozumiały to te tłumy żołnierzy i owa szlachta, którą tak niedawno jeszcze Jan Kazimierz do Grodna wzywał przez rozpaczliwe uniwersały na pospolite ruszenie. Teraz wszystkie serca, wszystkie umysły zwrócone były ku radziwiłowi, wszystkie usta powtarzały to groźne imię, z którym do niedawna zawsze zwycięstwo szło w parze. Jakoż od niego tylko zależało zebrać rozproszone, poruszyć uśpione siły kraju i stanąć na czele potęgi dostatecznej do pomyślnego rozstrzygnięcia obydwu wojen. Po obiedzie wzywano do księcia kolejno pułkowników. Mirskiego, który w pancernej hetmańskiej chorągwi porucznikował, a po nim Stankiewicza, Ganhofa, Harłampa, Wołodyjowskiego i Sołochuba. Zdziwili się trochę starzy żołnierze, że ich pojedynczo, nie wspólnie na naradę zapraszają, ale miłe to było zdziwienie. Każdy bowiem odchodził z jakąś nagrodą, z jakimś widocznym dowodem książęcego faworu. W zamian zaś żądał tylko księże wierności i ufności, które i tak wszyscy z duszy serca mu ofiarowali. Wypytywał się też pan Hetman troskliwie, czy pan Kmicic nie wrócił i kazał sobie dać znać, gdy wróci. Jakoż wrócił, ale dopiero późnym wieczorem, gdy już sale były oświetlone i goście poczęli się zbierać. W Cekhausie, dokąd przyszedł się przebrać, zastał pana Wołodyjowskiego i poznajomił się z resztą kompanii. Okrutnie mradrze, waszmości widzę i sławnych przyjaciół, rzekł wstrząsając ręką małego rycerza. Jakobym brata zobaczył. Możesz w to waszmość wierzyć, bo ja symulować nie umiem. Prawda, żeś mnie szpetnie przez łeb przejechał, aleś mnie potem na nogi postawił, czego do śmierci nie zapomnę. Przy wszystkich to mówię, że gdyby nie waszmość, to bym się teraz za kratą kołatał. Bodaj się tacy ludzie na kamieniu rodzili, kto inaczej myśli, ten kiepi. Niech mnie diabeł porwie, jeśli mu uszów nie obetnę. Daj waść pokój. W ogień zawać panem pójdę, bo dajem przepadł. przepadu. Wychodź, kto nie wierzy. Tu pan Andrzej począł toczyć wyzywającym wzrokiem po oficerach, ale nikt nie zaprzeczył, bo zresztą wszyscy lubili i szanowali pana Michała. Jedno zagłoba rzekł – siarczysty jakiś żołnierz, daj go katu – Widzi mi się, że srodzę polubiewać pana za ten afekt do pana Michała, bo mnie się dopiero spytać, ile on wart. Więcej niż my wszyscy, odrzekł Kmicic ze zwykłą sobie porywczością. Po czym spojrzał na panów Skrzetuskich na zagłobę i dodał Przepraszam wasz mościów, nie chcę nikomu ubliżyć, bowiem żeście cnotliwi ludzie i wielcy rycerze. Nie gniewajcie się, bo ja bym z serca chciał na przyjaźń wać państwa zasłużyć. Nic nie szkodzi, rzekł Jan Skrzetuski. Co w sercu, to w gębie. Daj no, wać pan pyska, rzekł pan Zagłoba. Nie mnie dwa razy taką rzecz powtarzać. I padli sobie w objęcia. Po czym pan Kmicic zakrzyknął Musimy dziś podpić, nie może być inaczej. Nie mnie dwa razy taką rzecz powtarzać, rzekł jak echo Zagłoba. Wymkniemy się wcześniej do Cekhausu, a o napitkach pomyślę. Pan Michał począł ruszać mocno wąsikami, — Nie będziesz ty się miał ochoty wymykać — pomyślał sobie w duchu, spoglądając na Kmicica. — Jeno, zobaczysz, kto tam na pokojach dzisiaj będzie. I już usta otwierał, aby powiedzieć Kmicicowi, że pan miecznik Rosieński z Oleńką przyjechali do Kiejdan, ale zrobiło mu się jakoś mdło na sercu, więc zwrócił rozmowę. — A Waścina Chorągiew gdzie jest? — pytał. — Tu, gotowiuśka. Był u mnie Harasimowicz i przyniósł mi rozkaz od księcia — było północku ludzie byli na koniach. Pytałem go, czy mamy wszyscy ruszać. Powiedział nie. Nie rozumiem, co to znaczy. Z innych oficerów jedni mają ten sam rozkaz, inni nie mają, ale piechota cudzoziemska wszystka otrzymała. Może część wojsk dziś pójdzie na noc, część jutro, rzekł Jan Skrzetuski. W każdym razie ja tu z waszmościami podpiję, a chorągiew niech sobie rusza. Potem w godzinę ją dogonię. W tej chwili wpadł Harasimowicz Jaśnie wielmożny chorąży orszański Wołał kłaniając się we drzwiach A co? Czy się pali? Jestem! Rzekł Kmicic Do księcia pana, do księcia pana Zaraz, jeno szaty zawdzieje Chłopie, kontusz i pas, bozetne. Pachołek w mig podał resztę ubioru I w kilka minut później pan Kmicic Strojny jak na wesele ruszył do księcia Łuna od niego biła, tak wydał się urodziwy Żupan miał z lamy srebrnej, dzierżgany wrzuty gwieździste, od których szedł blask na całą postać, a zapięty wielkim szafirem pod szyją. Na to kontusz z błękitnego aksamitu, pas biały, ceny niezmiernej, tak subtelny, że przez pierścień można go było przewlec. Srebrzysta szabla usiana szafirami, zwieszała się u pasa na jedwabnych rabciach, za pas zaś zatknął i buzdygan rotmistrzowski, mający powagę osoby oznaczać. Dziwnie zdobił ten strój młodego rycerza i piękniejszego męża trudno by było w całym tym niezmiernym tłumie zebranym w kiejdanach znaleźć. Pan Michał westchnął, patrząc na niego, i gdy kmicic zniknął za drzwiami cykhausu, rzekł do pana zagłoby: Z takim przy głowie ani rady! Uj, mi, mi jeno trzydzieści lat! rzekł Zagłoba. Książę już był także ubrany, gdy wszedł Kmicic i właśnie szatny w towarzystwie dwóch murzynów wyszedł był z komnaty. Zostali sam na sam. — Daj ci, Boże, zdrowie, żeś pośpieszył — rzekł książę. — Do usług waszej książęcej mości. — A chorągiew? — Wedle rozkazu. — Pewni też to ludzie? — W ogień, do piekła pójdą. — To dobrze. Takich ludzi mi potrzeba. I takich jak ty na wszystko gotowych. Ciągle to powtarzam, że na nikogo więcej niż na Ciebie nie liczę. Wasza książęca mość, nie mogą się moje zasługi równać z zasługami starych żołnierzy, ale jeśli mamy na nieprzyjaciół ojczyzny ruszyć, tedy Bóg widzi, nie pozostanę w tyle. Nie ujmuję ja starym zasług, rzekł książę, chociaż mogą przyjść takie perikula, tak ciężkie terminy, że i najwierniejsi się zachwieją. Niech ten zginie marnie, kto od osoby Waszej Książęcej Mości w niebezpieczeństwie odstąpi. Książę spojrzał bystro w twarz kmicica. A ty nie odstąpisz? Młody rycerz zapłonął. Wasza Książęca Mość! Co chcesz mówić? Wyspowiadałem się Waszej Książęcej Mości ze wszystkich grzechów moich i taka ich kupa, że jeno ojcowskiemu sercu Waszej Książęcej Mości zawdzięczam przebaczenie, ale w tych wszystkich grzechach jednego nie masz: niewdzięczności ani wiarołomstwa. Wyspowiadałeś się przede mną, jak przed ojcem, a ja ci nie tylko, jak ojciec przebaczył, ale cię pokochał, jak syna, którego Bóg mi nie dał i dlatego ciężko mi nieraz na świecie. Bądźże mi przyjacielem. To, rzekłszy książę, wyciągnął rękę, a młody rycerz uchwycił ją i bez wahania do ust przycisnął. Milczeli obaj przez długą chwilę. Nagle książę utkwił oczy w oczach Kmicica i rzekł: "Billewiczówna tu jest." Kmicic pobladł i począł jąkać coś niezrozumiale. Umyślniem po nią posłał, żeby się ta niezgoda między wami skończyła. "Zobaczysz ją zaraz, bo jej żałoba po dziadzie już wyszła. Dziś także, choć Bóg widzi, że głowa pękała mi od roboty, mówiłem z panem miecznikiem Rosieńskim." Kmicic porwał się za głowę. Czym ja się Waszej Książęcej Mości odpłacę? Czym ja odpłacę? Powiedziałem wyraźnie panu miecznikowi, że taka moja wola, abyście się najprędzej pobrali i nie będzie ci przeciwny. Przykazałem mu też, aby dziewkę zwolna do tego przygotował. Mamy czas. Od ciebie wszystko zależy, a ja szczęśliwy będę, jeśli cię nagroda z rąk moich dojdzie i daj Boże doczekać wiele innych, boś ty powinien pójść wysoko. Grzeszyłeś, boś młody. Aleś już sławę na polu zdobył niepośrednią i wszyscy młodzi gotowi wszędzie iść za tobą. Dla Boga powinieneś pójść wysoko. Nie dla takiego to rodu, jak twój urzędy powiatowe, zali wiesz, żeś ty kiszków krewny, a z kiszczanki ja się rodzę. Trzeba ci jeno statku, na co orzenek najlepsza rzecz. Bierz, że oną dziewczynę, kiedy ci do serca przypadła, i pamiętaj, kto ci ją daje. Wasza książęca mość, ja chyba oszaleję. Życie, krew moja do waszej książęcej mości należą. Co mam czynić, aby się wywdzięczyć? Co? Mów, wasza książęca mość, rozkazuj. Dobrem za dobro mi odpłać. Miej wiarę we mnie, miej ufność, że co czynię, to dla dobra publicznego uczynię. Nie odstępuj mnie, gdy będziesz widział zdradę i odstępstwo innych, gdy się złość wzmoże, gdy mnie samego, tu książę urwał nagle. Przysięgam! rzekł z zapałem kmicic. I parol kawalerski daje do ostatniego tchnienia stać przy osobie waszej książęcej mości, mojego wodza, ojca i dobrodzieja. To rzekłszy, Kmicic spojrzał oczyma pełnymi ognia na księcia i aż strwożył się zmianą, która nagle zaszła w jego twarzy. Twarz ta była czerwona. Żyby na niej nabrały, krople potu gęsto osiadły na wyniosłym czole, a oczy rzucały blask niezwykły. Co waszej książęcej mości jest? Pytał niespokojnie rycerz. Nic, nic. Radziwił wstał, ruszył śpiesznym krokiem do klęcznika i zerwawszy z niego krucyfiks, począł mówić gwałtownym, przytłumionym głosem. Na ten krzyż przysięgnij, że mnie nie opuścisz do śmierci. Mimo całej gotowości i zapału kmicic spoglądał przez chwilę na niego ze zdumieniem. Na tę mękę Chrystusa przysięgnij nalegał hetman. Na tę mękę Chrystusa przysięgam rzekł kmicic kładąc palce na krucyfiksie. Amen dodał uroczystym głosem książę. Echo wysokiej komnaty powtórzyło gdzieś pod sklepieniem Amen i nastała długa cisza. Słychać było tylko oddech potężnej radziwiłowskiej piersi. Kmicic nie odrywał od hetmana zdumionych oczu. Teraz jużeś mój rzekł wreszcie książę. Zawsze do waszej książęcej mości należał odparł skwapliwie młody rycerz. Ale racz mi wasza książęca mość powiedzieć, racz mnie objaśnić, co się dzieje. Dlaczego wasza książęca mość wątpiłeś o tym? Czyli grozi co, dostojnej osobie? A za zdrada jaka, jakowe machinacje zostały odkryte? Zbliża się czas próby, rzekł ponuro książę. A co do nieprzyjaciół, nie wiesz to, że pan Gosiewski, pan Judycki i pan Wojewoda Witebski radziby mnie na dno przepaści pogrążyć? Tak jest! Wzmaga się nieprzyjaciel domu mego, szerzy się zdrada i grożą klęski publiczne. Dlatego mówię, zbliża się czas próby. Kmicic zamilkł. Ale ostatnie słowa księcia nie rozproszyły ciemności, jakie obsiadł jego umysł, i próżno pytał sam siebie, co może grozić w tej chwili potężnemu radziwiłowi. Wszakże stał na czele większych sił niż kiedykolwiek. W samych Kejdanach i w okolicy stało tyle wojska, że gdyby był książę, miał podobną potęgę, zanim pod szkół ruszył, los całej wojny wypadłby niezawodnie inaczej. Gosiewski i Judycki byli mu wprawdzie niechętni, ale obydwóch miał w ręku i podwartą, a co do wojewody Witebskiego, zbyt to był cnotliwy człowiek, zbyt dobry obywatel, aby w przeddzień nowej wyprawy przeciw nieprzyjaciołom można się było obawiać z jego strony jakichkolwiek przeszkód i machinacji. Bóg widzi, nic nie rozumiem, zakrzyknął Kmicic, nieumiejący w ogóle utrzymać swoich myśli. Dziś jeszcze zrozumiesz wszystko, odparł spokojnie, radziwił. A teraz pójdźmy do sali. I wziąwszy pod rękę młodego pułkownika, skierował się z nim ku drzwiom. Przeszli kilka komnat, z daleka z olbrzymiej sali, dochodziły dźwięki kapeli, której przewodził Francuz sprowadzony umyślnie przez księcia bogusława. Grano też menueta, którego wówczas na dworze francuskim tańcowywano, łagodne tony mieszały się z gwarem licznych głosów ludzkich. Książę radziwił, zatrzymał się i słuchał. Daj Boże, rzekł po chwili, aby ci wszyscy goście, których pod dach przyjmuję, nie przeszli jutro do moich nieprzyjaciół. Mości książę, odparł kmicic, mam nadzieję, że nie masz między nimi szwedzkich stronników. Radziwił drgnął i wstrzymał się nagle. Co ty chcesz powiedzieć? Nic, mości książę, jeno, że tam zacni żołnierze się weselą. Chodźmy. Czas pokaże i BUKO sądzi, kto zacny. Chodźmy. Przy samych drzwiach stało dwunastu paziów cudnych chłopiąt przebranych w pióra jak samity. ujrzawszy hetmana sformowali się w dwa szeregi książę zaś zbliżywszy się pytał jej książęca mość weszła już na salę tak jest mości książę odpowiedzieli chłopcy a ich mościowie posłowie są także otwieraj obie połowy drzwi rozwarły się w mgnieniu oka Potok światła lunął przez niej i oświecił olbrzymią postać hetmana, który, mając za sobą pana Kmicica i Paziów, wszedł na podniesienie, na którym krzesła dla przedniejszych gości były zastawione. Wnet ruch uczynił się w sali, wszystkie oczy zwróciły się na księcia, potem jeden okrzyk wyrwał się z setek piersi rycerskich: Niech żyje Radziwił! Niech żyje! Niech nam hetmani! Niech żyje! Książę kłaniał się głową i ręką. Następnie ją witać gości zebranych na estradzie, którzy podnieśli się w chwili gdy wchodził. Byli tam między znakomitszymi, oprócz samej księżnej, dwaj posłowie szwedzcy poseł Moskiewski, pan wojewoda wendeński, ksiądz biskup parczewski, ksiądz Białozor, pan Komorowski, pan Mierzejewski, pan Chlebowicz, starosta żmudzki, szwagier hetmański, jeden młody Pac, Oberszt Ganhoff, pułkownik Mirski, Weisenhoff, poseł księcia Kurlandzkiego i kilka pań z otoczenia księżnej. Pan Hetman, jako przystało na gościnnego gospodarza, począł powitania od posłów, z którymi kilkanaście słów uprzejmych zamienił, po czym witał innych, a skończywszy zasiadł na krześle z grono stajowym baldachimem i spoglądał na salę, w której jeszcze brzmiały okrzyki Niech żyje, niech nam Hetmani, niech żyje. Kmicic ukryty za baldachimem patrzył również na tłumy. Wzrok jego przeskakiwał z twarzy na twarz, szukając wśród nich ukochanych rysów tej, która w tej chwili zajmowała całą duszę i serce rycerza. Serce biło mu jak młotem. Ona tu jest! Za chwilę ją ujrzę przemówię do niej! powtarzał sobie w myśli. I szukał, szukał coraz chciwiej, coraz niespokojniej. Ot, tam! Nad piórami wachlarza widać jakieś brwi czarne, białe czoło i jasne włosy. To ona. Kmicic dech wstrzymuje, jakby w obawie, żeby nie spłoszyć zjawiska, ale tymczasem poruszają się pióra, twarz się odsłania. Nie, to nie oleńka, to nie ta miła i najmilejsza wzrok leci dalej, obejmuje wdzięczne postacie, ślizga się po piórach, atłasach, rozkwitłych jak kwiaty twarzach i łudzi się co chwila. Nie ona i nie ona, aż wreszcie hen w głębi wedle framugi okna zamajaczyło coś białego i rycerzowi pociemniało w oczach. To oleńka, to ta miła i najmilsza. Kapela poczyna grać na nowo, tłumy przechodzą, kręcą się damy, migocą strojni kawalerowie, a on, jak ślepy i głuchy nic nie widzi, tylko ją, i patrzy tak chciwie, jakby ją pierwszy raz widział. Niby to ta sama oleńka z wodoktów, a inna. W tej ogromnej sali, w tym tłumie, wydaje się jakaś mniejsza i twarzyczkę ma drobniejszą, rzekłbyś dziecinną. odwziąłbyś całą na ręce i przytulił. A przecie znowu ta sama, choć inna. Też same to rysy. Te słodkie usta, takie rzęsy, cień rzucające na policzki i to czoło jasne, spokojne, kochane. Tu wspomnienia jak błyskawice poczynają się przesuwać przez głowę pana Andrzeja. Owa czeladna w wodoktach, gdzie ją ujrzał po raz pierwszy i te ciche komnatki, w których przesiadywali razem. Co za słodycz, choćby tylko wspominać. A ta sanna do mitrunów, podczas której on ją całował – Potem już ludzie poczęli ich rozdzielać i burzyć ją przeciw niemu. A, żeby to pioruny zatrzasły, zakrzyknął w duszy pan Kmicic. Co ja miałem i co mu tracił? Jaka ona była bliska, a jaka teraz daleka? Siedzi oto zdala jak obca, ani wie, że on tu jest. I gniew, ale zarazem żal niezmierny pochwycił pana Andrzeja. Żal, dla którego innych słów nie znalazł, jeno wykrzyk w duszy, który przez usta nie przeszedł. Ej ty, oleńka, ej ty! Nieraz pan Andrzej wściekał się na siebie za swoje dawne postępki, że miewał ochotę kazać się ludziom własnym rozciągnąć i sto bizunów wyliczyć, ale nigdy nie wpadł w taki gniew jak teraz, gdy ją znów ujrzał po długim niewidzeniu, cudniejszą jeszcze niż zwykle, cudniejszą nawet niż sobie wyobrażał. W tej chwili chciałby się pastwić nad sobą, ale że był między ludźmi, w dostojnym towarzystwie, więc tylko zęby zaciskał i, jakoby chcąc sobie umyślnie jeszcze większy ból zadać, powtarzał w duchu: Dobrze ci tak, kpie, dobrze ci. Tymczasem dźwięki kapeli umilkły znowu i zamiast nich usłyszał pan Andrzej głos hetmana: Chodź za mną. Kmicic zbudził się jakby ze snu. Książę zeszedł ze wzniesienia i wmieszał się między gości. Na twarzy miał uśmiech łagodny i dobrotliwy, który zdawał się jeszcze podnosić majestat jego postaci. Był to ten sam wspaniały pan, który czasu swego przyjmując królowę Marię Ludwikę w nieporęcie, dziwił, zdumiewał i gasił dworaków francuskich nie tylko przepychem, ale i dwornością swych obyczajów. Ten sam, o którym z takim uwielbieniem pisał Jan Laborer w relacji ze swej podróży teraz więc zatrzymywał się co chwila przy poważniejszych matronach przy zacniejszej szlachcie i pułkownikach mając dla każdego z gości jakieś łaskawe słowo dziwiąc obecnych swą pamięcią i jednając w mgnieniu oka wszystkie serca oczy obecnych biegały za nim gdzie tylko się poruszył on zaś zwolna zbliżył się do pana miecznika rosińskiego Billewicza i rzekł: — Dziękuję ci stary przyjacielu, żeś przybył chociaż miałbym się prawo i gniewać nie o sto mil billewicze od Kiejdan, a z ciebie rara avis pod moim dachem. Wasza książęca mość odpowiedział pan miecznik, kłaniając się nisko, Krzywdę ojczyźnie czyni kto waszej książęcej mości czas zabiera. A ja już myślałem się zemścić i najechać cię w billewiczach, a przecie myślę, że przyjąłbyś wdzięcznie starego kompana obozowego. Słysząc to pan miecznik aż zarumienił się ze szczęścia, a książę mówił dalej jeno czasu, czasu zawsze nie staje ale jak krewniaczkę wnuczkę nieboszczyka pana herakliusza będziesz zamąż wydawał to już na weselisko koniecznie zjadę bom wam to obydwom powinien dajże boże dziewce jak najprędzej zawołał pan miecznik. Tymczasem przedstawiam ci pana Kmicica, chorążego orszańskiego z tych Kmiciców, co to Kiszkom, a przez Kiszków i Radziwiłą krewni. Musiałeś to nazwisko od Herakliusza słyszeć, bo on Kmiciców jak braci kochał. Czołem, czołem, powtórzył pan Miecznik, któremu zaimponowała nieco wielkość rodu młodego kawalera głoszona przez samego Radziwiła. Witam pana Miecznika Dobrodzieja i służbie się jego polecam. Rzekł śmiało i nie bez pewnej dumy pan Andrzej. Pan pułkownik Herakliusz był mi ojcem i dobrodziejem, a choć się później popsowała jego robota, to jednak nie przestałem miłować wszystkich billewiczów, jakoby własna moja krew w nich płynęła. Szczególnie, rzekł książę, kładąc poufale rękę na ramieniu młodzieńca, nie przestawał miłować jednej billewiczówny, z czym mi się dawno zwierzył. I każdemu do oczu to powtórzę. Rzekł zapalczywie kmicic. – powoli, powoli, odpowiedział książę. – To widzisz, mości mieczniku, z siarki i ognia jest kawaler, przez co i nabroił trochę. Ale że młody i pod moją szczególniejszą jest protekcją, przeto tuszę, że jak we dwóch zaczniem błagać, taki otrzymamy zdjęcie kondemnaty przed onym wdzięcznym trybunałem. Wasza książęca mość uczyni co zechce, odrzekł pan miecznik. Nieszczęsna dziewka musi zakrzyknąć jak ona kapłanka pogańska Aleksandrowi. Któż ci się oprze? A my, jako ów macedończyk, poprzestaniem na tej wróżbie, mówił śmiejąc się książę. Ale dość tego. Prowadźże nas teraz do swej krewniaczki, bo i ja rad ją obaczę. Niechże się naprawi ta robota pana Herakliusza, która się popsowała. Służę waszej książęcej mości. Tam oto dziewczyna siedzi pod opieką pani Wojni Łowiczowej, naszej krewnej. Jeno błagam o przebaczenie, jeśli się skonfunduje, bom też jeszcze nie miał czasu jej ostrzec. Przewidywania pana miecznika były słuszne. Na szczęście Oleńka nie w tej dopiero chwili ujrzała pana Andrzeja przy boku hetmańskim, więc mogła nieco przyjść do siebie, ale na razie o mało nie opuściła jej przytomność. Pobladła jak płótno, nogi zadrżały pod nią, i patrzyła tak na młodego rycerza, jakby patrzyła na ducha zjawiającego się z tamtego świata. I długo oczom nie chciała wierzyć. Toż ona sobie wyobrażała, że ów nieszczęśnik albo tuła się gdzieś po lasach bez dachu nad głową, opuszczony od wszystkich, ścigany jak dziki zwierz przez sprawiedliwość, albo zamknięty w wieży spogląda rozpaczliwym wzrokiem przez żelazną kratę na wesoły świat Boży. Bóg jeden wiedział, jak straszny nieraz żal gryzł jej serce i oczy za tym straceńcem. Bóg jeden mógł policzyć łzy, które w samotności nad jego losem tak okrutnym, choć tak zasłużonym wylała, a tymczasem on znalazł się w kiejdanach, wolny, przy boku hetmańskim, dumny i strojny w lamy jak samity, z pułkownikowskim buzdyganym zapasem, ze wzniesionym czołem, z rozkazującą hardą twarzą junacką i sam Hetman Wielki, sam radziwił, kładł mu rękę poufale na ramieniu. Dziwne a sprzeczne uczucia splotły się naraz w sercu dziewczyny, więc jakaś wielka ulga, jakby jej kto brzemię zdjął z ramion, więc jakiś żal, że tyle litości i zmartwienia poszło na próżno, więc i ten zawód, jakiego doznaje każda uczciwa dusza na widok bezkarności zupełnej za ciężkie grzechy i występki, więc i radość, i poczucie własnej niemocy, i graniczący z przestrachem podziw dla tego junaka, który potrafił z takiej toni wypłynąć tymczasem książę, miecznik i kmicic skończyli rozmowę i poczęli się zbliżać dziewczyna nakryła oczy powiekami i podniosła tak ramiona jak ptak skrzydła kiedy chce głowę między nimi ukryć była zupełnie pewna że idą ku niej nie patrząc widziała ich czuła że są bliżej i bliżej że już nadchodzą że zatrzymali się tak była pewna tego, że nie podnosząc powiek, wstała nagle i złożyła głęboki ukłon księciu. On zaś istotnie stał już przed nią i przemówił: Na mękę pańską. Teraz się młodemu nie dziwię, bo cudnie to kwiecie rozkwitło. Witam cię, moja panienko. Witam z całego serca i duszy kochaną wnuczkę mojego billewicza. Poznajesz, że mnie? Poznaję wasza książęca mość, odrzekła dziewczyna. A ja bym cię nie poznał, bom cię jeszcze młódką, nierozkwitłą ostatni raz widział, nie w tej ozdobie, w jakiej teraz chodzisz. Podnieś, no jeno, one firanki z oczu. Dla Boga! Szczęśliwy nurek, który taką perłę wyłowi. Nieszczęsny, który ją miał i stracił. Owóż stoi tu przed tobą taki desperat w osobie tego kawalera. Poznajesz, że i jego? Poznaję, szepnęła Oleńka, nie podnosząc oczu. Wielki to grzesznik i do spowiedzi ci go przyprowadzam. Zadaj mu pokutę, jaką chcesz, ale rozgrzeszenia nie odmawiaj, żeby go desperacja do cięższych jeszcze grzechów nie przywiodła. Tu książę zwrócił się do pana miecznika i do pani wojni łowiczowej. Zostawmy młodych, mości państwo, bo nie wypada przy spowiedzi asystować, a mnie i moja wiara tego zakazuje. Po chwili pan Andrzej i Oleńka zostali sami. Serce jej tłukło się w piersi jak w gołębiu, nad którym jastrząb zawisnął, a i on był wzruszony. Opuściła go zwykła śmiałość, porywczość i pewność siebie. Przez długi czas milczeli oboje. Nareszcie on pierwszy ozwał się niskim, przytłumionym głosem. — Nie spodziewałaś się mnie widzieć, Oleńka? — Nie — szepnęła dziewczyna. — Na Boga! Gdyby tu Tatar stanął koło ciebie, mniej byś była trwożna. Nie bójże się. Patrz, ilu tu ludzi. Żadna krzywda nie spotka cię ode mnie, a choćbyśmy sami byli, nie miałabyś się czego bać, bom sobie zaprzysiągł szanować cię. Miejże ufność we mnie. Na chwilę podniosła oczy i spojrzała na niego. Skąd mam mieć ufność? Prawda, grzeszyłem, ale to już minęło i nie powtórzy się więcej. Gdym po owym pojedynku z Wołodyjowskim na łożu leżał bliski śmierci, wtedym sobie powiedział, nie będziesz jej brał przemocą szablą ogniem jeno zacnymi uczynkami na nią zasłużysz i przebaczenie wyjednasz toż i w niej serce nie skamienia i zawziętość jej przeminie ujrzy poprawę to wybaczy więcem sobie zaprzysiągł poprawę i dotrzymam zaraz mnie też bóg pobłogosławił bo przyjechał Wołodyjowski i przywiózł mi list zapowiedni mógł go nie dać a dał zacny człek przez to już i do sądów nie potrzebowałem stawać Bom pod hetmańską inkwizycję przeszedł. Wyspowiadałem się księciu ze wszystkich grzechów jako ojcu. On zaś nie tylko przebaczył, ale obiecał wszystko załagodzić i bronić mnie od nieżyczliwości ludzkiej. Niech mu Bóg błogosławi. Nie będę banitem oleńka. Z ludźmi się pojednam. Sławy odzyszczę. Ojczyźnie się zasłużę. Krzywdy naprawię oleńka. A ty co na to? Nie rzekniesz, że mi dobrego słowa? i począł patrzeć na nią pilnie i ręce składać, jakby się do niej modlił. Mogęż ja wierzyć? Odrzekła dziewczyna. Możesz, jak mi Bóg miły powinnaś, odparł Kmitic. Patrzaj, że w to uwierzyli i książę Hetman, i pan Wołodyjowski. toć wszystkie postępki moje im znane, a uwierzyli. Widzisz, czemu byś to ty jedna miała mi nie ufać? Bo mu łzy ludzkie widziała z spowodować pana wylewane, Bą groby widziała jeszcze trawą nieporosłe. To i porosną, a one łzy samo betre. Naprzód tować, pan uczyń. Daj mi jeno nadzieję, że jak uczynię, to i ciebie odzyszczę. Dobrze ci mówić, naprzód to uczyń. a nuż ja uczynię, a ty za innego przez ten czas pójdziesz. Boże ratuj, Boże uchowaj od takiej rzeczy, bo chyba bym oszalał. Na imię boskie błagam cię, Oleńka, dajże mi pewność, że cię nie utracę, zanim z tamtą waszą szlachtą do zgody przyjdę. Pamiętasz? Samaś mi to napisała, a ja on list chowam i jak mi bardzo na duszy, ciężko tego sobie odczytuje. Niczego więcej nie chcę, tylko mi jeszcze powtórz, że będziesz czekać, że za innego nie pójdziesz. Wać pan, wiesz, że mi wedle testamentu uczynić tego nie wolno. Jeno do klasztoru mogę się schronić. O, to byś mnie uczęstowała. Przez Bóg żywy, daj sobie pokój z klasztorem, bo mnie mrowie na samą myśl przechodzi. Dajże pokój, Oleńka, nie, to ci tu przy wszystkich do nóg padnę i będę błagał, abyś tego nie czyniła. Pana Wołodyjowskiego odmówiłaś, wiem, bo sam mi o tym powiadał. On to mnie zachęcał, abym cię dobrymi uczynkami zdobył. Ale na co by się to zdało, gdybyś miała do zakonu wstępować? Powiesz mi, że cnotę dla cnoty trzeba praktykować, a ja ci odpowiem, że miłuję cię jak desperat i nie chcę o niczym więcej wiedzieć. Kiedyś wyjechała z wodoktów, ledwie złoża powstał, jużem cię szukać zaczął. Stawiałem chorągiew na nogi, każdą chwilę miałem zajętą, nie miałem czasu strawy zjeść, nocy przespać, a przeciem szukania nie zaniechał. Tak już przyszło na mnie, że mi bez ciebie ani życia, ani spokoju. Tak się już uczepiło. Nic. Tylko wzdychaniami żyłem. Dowiedziałem się wreszcie, że Pana Miecznika w to powiadam ci, pasowałem się z myślami jakoby z niedźwiedziem. Jechać, nie jechać, ale mnie śmiał jechać, żeby mnie żółcią nie napojono. Powiedziałem sobie wreszcie, nie uczyniłem jeszcze nic dobrego, nie pojadę, aż książę, ojciec mój kochany, ulitował się nade mną i posłał prosić was do Kiejdan, abym choć oczy swoim kochaniem mógł napełnić, ileże na wojnę ruszamy. Nie żądam, abyś jutro zaraz za mnie szła, ale Bogdaj słowo dobre od ciebie usłyszę, Bogdaj się zapewnie będzie mi lżej. Mojaż ty duszo jedyna, nie chcę zginąć, ale w bitwie każdemu się to może przytrafić, bo przecie nie będę się za innych chował, więc mi powinnaś odpuścić, jako się umierającemu odpuszcza. Niech wać Pana Bóg ochrania i wyprowadzi. Odparła dziewczyna miękkim głosem, po którym zaraz poznał pan Andrzej, że słowa jego wywarły skutek. Moje ty złoto szczere! Dziękuję ci za to! A nie pójdziesz do klasztoru? Jeszcze nie pójdę. Bodajże cię Bóg błogosławił. I jak na wiosnę śniegi tają, tak między nimi poczęła topnieć nieufność i czuli się bliżsi siebie niż przed chwilą. Serca mieli lżejsze, w oczach im pojaśniało. A przecież ona nic nie obiecała i on miał ten rozum, że niczego na razie nie żądał, ale czuła to sama, że jej nie wolno, że nie godzi się zamykać mu drogi do poprawy, o której mówił tak szczerze. O jego szczerości nie wątpiła już ani na chwilę, bo to nie był człowiek, który by coś udawać umiał. Lecz główny powód, dla którego nie odtrąciła go na nowo, dla którego zostawiła mu nadzieję, był ten, że w głębi serca kochała jeszcze tego junaka. Miłość tę przywaliła góra goryczy, rozczarowania i boleści, ale miłość żyła, gotowa zawsze wierzyć i przebaczać bez końca. On lepszy od swoich uczynków, myślała dziewczyna, i nie ma już tych, którzy go do występków popychali. Mógłby się chyba z desperacji czego znowu dopuścić, niechże nie desperuje nigdy. I poczciwe serce uradowało się własnym przebaczeniem. Na jagody oleńki wystąpiły rumieńce, tak świeże jak róża pod ranną rosą. Oczy miały blask słodki, a żywy, i rzekłbyś, jasność biła od nich na salę. Przechodzili ludzie i dziwili się cudnej parze, bo też takich dwojga paniątek trudno było ze świecą znaleźć w całej tej sali, w której przecież zebrany był kwiat szlachty i szlachcianek. Oboje przy tym, jak gdyby się umówili, jednako byli ubrani – "Gdyż i ona miała suknię ze srebrnej lamy, z szafirem i błękitny z aksamitu weneckiego kontusik. Chyba brat i siostra, mówili ci, którzy ich nie znali, ale inni zaraz na to czynili uwagę: nie może być, bo mu się oczy nadto do niej jarzą." Tymczasem w sali marszałek dał znać, że czas do stołu siadać i zaraz uczynił się ruch niezwyczajny. Hrabia Lewenhaupt Cały w koronkach szedł naprzód pod rękę z księżną, której powłokę płaszcza niosło dwóch paziów prześlicznych. Za nim baron Szitte prowadził panią Chlebowiczową, tuż szedł ksiądz biskup Parczewski z księdzem Białozorem, obaj jakby czymś zmartwieni i zasępieni. Książę Janusz, który w pochodzie ustępował pierwszeństwa gościom, ale za stołem brał obok księżnej miejsce najwyższe, Wiódł panią Korfową, wojewodzinę wendeńską, bawiącą już od tygodnia w kiejdanach. I tak sunął cały szereg par, jako wąż stubarwny i rozwijał się i mienił. Kmicic wiódł oleńkę, która leciuchno wsparła ramię na jego ramieniu, on zaś spoglądał bokiem na jej delikatną twarz, szczęśliwy, jako pochodnia pałający największy magnat między tymi magnatami, bo największego skarbu bliski. Tak idąc posuwisto przy dźwiękach kapeli weszli do sali jadalnej, która wyglądała jak cały gmach osobny. Stół zastawiony był w podkowę na trzysta osób i giął się pod srebrem i złotem. Książę Janusz, jako część majestatu królewskiego w sobie mający i tylu królom pokrewne, wziął obok księżnej miejsce najwyższe, a wszyscy przechodząc mimo kłaniali się nisko i zasiadali wedle godności. Lecz widocznie, jak zdawało się obecnym, pamiętał Hetman, że to ostatnia uczta przed straszną wojną, w której się losy olbrzymich państw rozstrzygną, bo nie miał w twarzy spokoju. Udawał uśmiech i wesołość, a tak wyglądał, jakby paliła go gorączka. Czasami widoczna chmura osiadała mu na groźnym czole i siedzący bliżej mogli dostrzec, że czoło to było gęsto kroplami potu okryte. Czasem wzrok jego biegał szybko po zebranych twarzach i zatrzymywał się badawczo na obliczach różnych pułkowników. To znów marszczył nagle lwie brwi, jakby go boleści przeszywały lub jakby ta czy owa twarz budziła w nim gniew. I dziwna rzecz, że dygnitarze siedzący obok księcia jako posłowie, ksiądz biskup Parczewski, ksiądz Białozór, pan Komorowski, pan Mierzejewski, pan Chlebowicz, pan Wojewoda Wendeński i inni również byli roztargnieni i niespokojni. Dwa ramiona olbrzymiej podkowy brzmiały już wesołą rozmową i zwykłym gwarem przy ucztach, a szczyt jej milczał posępnie, lub rzadkie szeptał słowa, lub zamieniał roztargnione i jakoby trwożne spojrzenia. Ale nie było w tym nic dziwnego, bo niżej siedzieli pułkownicy i rycerze, którym bliska wojna co najwięcej śmiercią groziła. Łatwiej, że polec w wojnie, niż dźwigać odpowiedzialność za nią na ramionach. Nie zatroszczy się dusza żołnierska, gdy odkupiwszy krwią grzechy, leci z pola ku niebu. Ten tylko schyla ciężko głowę, ten rozprawia w duszy z Bogiem i sumieniem, kto w wilje dnia stanowczego nie wie, jaki puchar poda jutro ojczyźnie do wypicia. Tak też i tłumaczono sobie na niższych końcach niepokój księcia. Zawsze on taki przed każdą wojną, że z własną duszą gada, mówił stary pułkownik Stankiewicz do zagłoby. Ale im posępniejszy, tym gorzej dla nieprzyjaciół, bo w dzień bitwy będzie wesół z pewnością. To ci lew przed walką pomrukuje, odparł zagłoba, żeby w sobie tym większą abominację przeciw nieprzyjacielowi zbudzić. Co zaś do wielkich wojowników, każdy ma swój obyczaj. Hannibal podobno kości rzucał. Z scipio afrykanus rytmy recytował: Pan koniec polski, ojciec, o białogłowach zawsze rozmawiał, a ja. Rad snu przed bitwą przez jaką godzinę zażywam, chociaż i od kielicha z dobrymi przyjaciółmi nie stronie. Obaczcie wać panowie, że to i ksiądz biskup Parczewski, blady jak karta papieru rzekł Stanisław Skrzytuski. Bo za kalwińskim stołem siedzi i snadnie coś nieczystego w potrawach połknąć może wyjaśnił cichym głosem Zagłoba. Do trunków powiadają starzy ludzie Nie ma licho przystępu I te wszędzie pić możesz, ale jadła A szczególnie i zupy Trzeba się wystrzegać Tak było i w Krymie za czasów Gdym tam w niewoli siedział Tatarscy mułowie, czyli księża Umieli baraninę z czosnkiem Tak przyrządzać, że kto pokosztował Zaraz od wiary gotów był odstąpić I ich szelmowskiego proroka przyjąć Tu zagłoba zniżył głos jeszcze bardziej nie na kątem księciu Panu to mówię, ale radzę waćpanom Panu jadło przeżegnać, bo strzeżonego, Pan Bóg strzeże. Co zaś waćpan Pan mówisz, kto się Bogu polecił przed jedzeniem, temu się nic nie stanie. U nas w Wielkopolsce lutrów i Kalwinów co nie miara, ale nie słyszałem o tym, żeby mieli jadło czarować. U nas w Wielkopolsce lutrów co nie miara, to też się ze szwedami zaraz powąchali, odrzekł zagłoba. I teraz w komitywie z nimi chodzą. Ja bym na miejscu księcia i tych tam oto posłów psami wyszczuł, nie specjałami kiszkim nadziewał. Patrzcie no na tego Lewenhaupta, Tak żre, jakby za miesiąc mieli go na jarmark na postronku za nogę uwiązanego pognać. Jeszcze dla żony i dla dzieci w kieszeni bakaliów natka. Zapomniałem, jak się ten drugi Zamorek nazywa, bodajże cię... Spytaj ojciec Michała, rzekł Jan Skrzytuski. Pan Michał siedział niedaleko, ale nic nie słyszał, nic nie widział, bo siedział między dwoma pannami. Po lewej ręce miał pannę Elżbietę Sielawską, godną pannę, lat około czterdziestu, a po prawej oleńkę billewiczównę, za którą siedział kmicic. Panna Elżbieta trzęsła głową przybraną w pióra nad małym rycerzem i opowiadała mu coś bardzo żywo. On zaś spoglądał na nią od czasu do czasu osowiałym wzrokiem, odpowiadał co chwila: tak, mościa panno, jako żywo, i nie rozumiał ani słowa, bo cała jego uwaga była właśnie po drugiej stronie. Uchem łowił szmer słów oleńki, chrzęst jej lamowej sukni i wąsikami tak z żalu ruszał, jakby chciał nimi pannę Elżbietę odstraszyć. Ej, cudnaż to dziewczyna, ej, gładeszka to! mówił sobie w duszy. — Wejrzyjże, Boże, na moją nędzę, bo już nie masz większego sieroty nade mnie. Dusza aż piszczy we mnie, żeby to mieć swoją niewiastę kochaną, a co na którą spojrzę, to już tam inny żołnierz kwaterą stoi. Gdzież ja się nieszczęsny tułacz podzieje? — A po wojnie co wać, pan myśli, czynić? — spytała nagle panna Elżbieta Sielawska, złożywszy buzię w ciup i wachlując się mocno. — Do zakonu pójść — odparł pryskliwie mały rycerz. – A kto tam o zakonie przy uczcie wspomina? – zawołał wesoło Kmicic, przechylając się przez Oleńkę. – Hej, to pan Wołodyjowski. – Właści to nie w głowie, a wierzę – rzekł pan Michał. Wtem słodki głos Oleńki zabrzmiał mu w uszach. – Bo Boiwać panu nie trzeba o tym myśleć. Bóg ci da żonę po sercu, kochaną i zacną, jako sam jesteś zacny. Poczciwy pan Michał zaraz rozczulił się. – Żeby mi kto na fletni grał – nie byłoby mi milej słuchać. Gwar coraz wzmagający się przy stole przerwał dalszą rozmowę, bo też już i do kielichów przyszło. Humory ożywiały się coraz bardziej. Pułkownicy dysputowali o przyszłej wojnie, marszcząc brwi i ciskając ogniste spojrzenia. Pan Zagłoba opowiadał na cały stół o oblężeniu z baraża, a słuchaczom aż krew biła na twarzy, a w sercach rósł zapał i odwaga. Zdawać się mogło, że duch nieśmiertelnego Jaremy nadleciał do tej sali i tchnieniem bohaterskim napełnił dusze żołnierzy. To był wódz! rzekł znamienity pułkownik Mirski, który całą husarią radziwiłowską dowodził. Raz go tylko widziałem i w chwili śmierci będę jeszcze pamiętał. Jowisz z piórunami w ręku! zakrzyknął stary Stankiewicz. Nie przyszłoby do tego, gdyby żył! Ba! Przecie on za romnami lasy rąbać kazał, by sobie gościniec do nieprzyjaciół otworzyć. Jego to przyczyną stała się berestecka wiktoria. I w najcięższej chwili Bóg go zabrał. Bóg go zabrał powtórzył podniesionym głosem pan Skrzetuski, ale testament po nim został dla przyszłych wodzów, dygnitarzy i całej Rzeczypospolitej oto, żeby z żadnym nieprzyjacielem nie paktować, ale wszystkich bić. Nie paktować, bić, powtórzyło kilkanaście silnych głosów. Bić, bić. W sali upał stał się wielki i burzył krew w wojownikach, więc poczęły padać spojrzenia jak błyskawice, a podgolone łby miłe. Nasz książę, nasz hetman, będzie tego testamentu egzekutorem, rzekł Mirski. Wtem olbrzymi zegar, umieszczony w chórze sali, począł bić północ, a jednocześnie wstrząsły się mury, Zadźwięczały żałośnie szyby i huk wystrzału wiwatowego rozległ się na dziedzińcu. Rozmowy umilkły, nastała cisza. Nagle u szczytu stołu poczęto wołać: „Ksiądz biskup Parczewski zemdlał! — Wody! Uczyniło się zamieszanie. Niektórzy zerwali się z siedzeń, by się lepiej przyjrzeć, co zaszło. Biskup nie zemdlał. Ale osłabł bardzo, aż marszałek podtrzymywał go na krześle za ramiona, podczas gdy pani wojewodzina wendeńska pryskała mu wodą na twarz. W tej chwili drugi wystrzał działowy wstrząsnął szybami, za nim trzeci, czwarty. Wiwat Rzeczpospolita! Pereant Hostes! zakrzyknął zagłoba. Lecz dalsze wystrzały zagłuszyły jego mowę. Szlachta poczęła je liczyć. Dziesięć, jedenaście, dwanaście! Szyby za każdym razem odpowiadały jękiem żałosnym, płomienie świec chwiały się od wstrząśnień. Trzynaście, czternaście, ksiądz biskup huku niezwyczajny, popsuł przez swój strach zabawę, bo i książę się zatroskał. Patrzcie, mości panowie, jaki odęty siedzi. Piętnaście, szesnaście, hej, walą jakby w bitwie! Dziewiętnaście, dwadzieścia. Cicho tam, książę chce przemówić, poczęto wołać naraz w różnych końcach stołu. Książę chce przemówić. Uciszyło się zupełnie i wszystkich oczy zwróciły się na radziwiła, który stał, podobny do olbrzyma z kielichem w ręku. Lecz cóż za widok uderzył oczy ucztujących? Twarz księcia była w tej chwili po prostu straszna, bo nie blada, ale sina i wykrzywiona jak konwulsją, uśmiechem który książę usiłował na usta przywołać. Oddech jego, zwykle krótki, stał się jeszcze krótszy. Szeroka pierś wzdymała się pod złotogłowiem, a oczy nakrył do połowy powiekami i zgroza jakaś była w tej potężnej twarzy i lodowatość, jakie bywają w krzepnących rysach w chwili skonu. — Co jest, księciu? Co tu się dzieje? — szeptano na oku niespokojnie. I złowrogie przeczucie ścisnęło wszystkie serca, trwożliwe oczekiwanie osiadło na obliczach. On tymczasem mówić począł krótkim, przerywanym przez astmę głosem. Mości panowie. Wielu z pomiędzy was zdziwi, albo zgoła przestraszy ten toast, ale kto mi ufa i wierzy, kto prawdziwie chce dobra ojczyzny, kto wiernym mojego domu przyjacielem, ten wzniesie go ochotnie i powtórzy za mną, Vivat Karolus Gustavus Rex. Od dziś dnia łaskawie nam panujący. Vivat, powtórzyli dwaj posłowie Levenhaupt i Schitte oraz kilkunastu oficerów cudzoziemskiego autoramentu. Lecz w sali zapanowało głuche milczenie. Pułkownicy i szlachta spoglądali na siebie przerażonym wzrokiem, jakby pytając się wzajem, czy książę zmysłów nie utracił. Kilka głosów ozwało się wreszcie w różnych miejscach stołu. Czy my dobrze słyszymy? Co to jest? Potem znów nastała cisza. Zgroza niewypowiedziana w połączeniu ze zdumieniem odbiła się na twarzach i oczy wszystkich znów zwróciły się na Radziwiła, a on stał ciągle i oddychał głęboko, rzekłbyś, niezmierny jakiś ciężar zrzucił z piersi barwa wracała mu z wolna na twarz, następnie zwrócił się do pana Komorowskiego i rzekł Czas promulgować ugodę, którąśmy dzisiaj podpisali, aby ich mościowie wiedzieli czego się mają trzymać. Czytaj, wasza miłość. Komorowski wstał, rozwinął leżący przed sobą pergamin i począł czytać straszną ugodę rozpoczynającą się od słów nie mogąc lepiej i dogodniej postąpić w najburzliwszym teraźniejszym rzeczy stanie, po utraceniu wszelkiej nadziei na pomoc najjaśniejszego króla, my, panowie i stany Wielkiego Księstwa Litewskiego, koniecznością zmuszeni poddajemy się pod protekcję najjaśniejszego króla szwedzkiego na tych warunkach. Łącznie wojować przeciw wspólnym nieprzyjaciołom, wyjąwszy króla i koronę polską. Wielkie Księstwo Litewskie nie będzie do Szwecji wcielone, lecz z nią takim sposobem połączone, jak dotąd z Koroną Polską, to jest, aby naród narodowi, senat senatowi, a rycerstwo rycerstwu we wszystkim było równe. Wolność głosu na sejmach nikomu nie ma być bronioną, wolność religii ma być nienaruszona. I tak czytał dalej pan Komorowski wśród ciszy i zgrozy, a gdy doszedł do ustępu aktów, stwierdzamy podpisami naszymi za nas i potomków naszych, przyrzekamy i warujemy, szmer uczynił się w sali, jakby pierwsze tchnienie burzy wstrząsnęło borem. Lecz nim burza wybuchła, siwy jak gołąb pułkownik Stankiewicz zabrał głos i począł błagać, Mości książę, uszom własnym wierzyć nie chcemy, na rany Chrystusa, także to ma pójść wniwać dzieło Władysławowej i Zygmunta Augusta? Zaliż można. Zaliż godzi się braci odstępować, ojczyznę odstępować i z nieprzyjacielem unie zawierać? Mości książę, wspomnij na imię, które nosisz, na zasługi, które ojczyźnie oddałeś na sławę niepokalaną dotąd rodu twego i zedrzyj i podepcz ten dokument haniebny. Wiem, że nie w swoim imieniu tylko proszę, ale w imieniu wszystkich tu obecnych wojskowych i szlachty. Toż i nam prawo służy o losie naszym stanowić. Mości książę, nie czyń tego. Czas jeszcze. Zmiłuj się nad sobą, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad Rzeczą Pospolitą! Nie czyń tego, zmiłuj się, zmiłuj! ozwały się setne głosy. I wszyscy pułkownicy zerwali się z miejsc swoich i szli ku niemu, a sędziwy Stankiewicz klęknął na środku sali między dwoma ramionami stołu i coraz potężniej brzmiało naokoło Nie czyń tego! Zmiłuj się nad nami! Radziwił podniósł swoją potężną głowę i błyskawice gniewu poczęły przelatywać mu po czole. Nagle wybuchnął waszmością, że to przystoi pierwszym dawać przykład niekarności, wojskowym, że to przystoi wodza hetmana odstępować i protestacje zanosić? Wy to chcecie być moim sumieniem? Wy chcecie uczyć mnie, jak dla dobra ojczyzny postąpić należy? Nie sejmik kto, i nie na wota was tu wezwano, a przed Bogiem ja biorę odpowiedzialność. I dłonią uderzył się w pierś szeroką, poglądając iskrzącym wzrokiem na żołnierzy, a po chwili zakrzyknął: „Kto nie ze mną! Ten przeciw mnie! Znałem was, wiedziałem co będzie, a wy wiedzcie, że miecz wisi nad waszymi głowami! Mości książę, hetmanie nasz, błagał stary Stankiewicz, zmiłuj się nad sobą i nad nami! Lecz dalsze jego słowa przerwał Stanisław Skrzetuski, który porwawszy się obu rękoma za włosy, począł wołać rozpaczliwym głosem, nie błagajcie go, to da nic. On tego smoka od dawna w sercu hodował, biada ci, Rzeczpospolito, biada nam wszystkim. Dwóch dygnitarzy na dwóch krańcach Rzeczypospolitej zaprzedaje ojczyznę, ozwał się Jan. Przekleństwo temu domowi, hańba i gniew Boży. Słysząc to pan Zagłoba otrząsnął się ze zdumienia i wybuchnął. Pytajcie się go, jakie korupcje wziął od Szweda, ile mu wyliczono, co mu jeszcze obiecano. Mości panowie. Oto Judasz Iskariota bodaj eś konał w rozpaczy, bodaj ród twój wygasł, bodaj diabeł duszę z ciebie wywlokł zdrajco, zdrajco, potrzykroć zdrajco. Wtem Stankiewicz w uniesieniu rozpaczy wyciągnął pułkownikowską buławę z zapasa i cisnął ją z trzaskiem do nóg księcia. Drugi cisnął Mirski, trzeci Józefowicz, czwarty Choszczyc, piąty blady jak trup pan Wołodyjowski, szósty oskierko i toczyły się po podłodze buławy, a jednocześnie w tej lwiej jaskini lwu do oczu coraz więcej ust powtarzało straszliwy wyraz: zdrajca! zdrajca! Wszystka krew napłynęła do głowy dumnemu magnatowi. Zsiniał, rzekłbyś, za chwilę zwali się trupem pod stół. — Ganhof i Kmicic, do mnie! — ryknął straszliwym głosem. W tej chwili czworo podwoi wiodących do sali rozwarło się naraz z łoskotem i oddziały szkockiej piechoty wkroczyły groźne, milczące z muszkietami w ręku. Od głównych drzwi wiódł je Ganhof. — Stój! — krzyknął książę, po czym zwrócił się do pułkowników. — Kto za mną? Niech przejdzie na prawą stronę sali! Ja żołnierz, hetmanowi służę, Bóg niech mnie sądzi! rzekł Harłamp przechodząc na prawą stronę. I ja dodał mieleszko, nie mój będzie grzech. Protestowałem jako obywatel, jako żołnierz słuchać muszę dodał trzeci, niewiarowski, który chociaż poprzednio buławę rzucił, teraz widocznie uląkł się Radziwiła. Za nimi przeszło kilku innych i spora wiązka szlachty, lecz Mirski, najwyższy godnością i Stankiewicz, najstarszy wiekiem i Choszczyc, i Wołodyjowski i Oskierko, pozostali na miejscu, a z nim dwóch skrzetuskich, pan Zagłoba i ogromna większość tak towarzyszów rozmaitych poważnych i lekkich chorągwi, jak i szlachty. Szkocka piechota otoczyła ich murem. Kmicic, co od pierwszej chwili, w której książę wzniósł toast na cześć Karola Gustawa, zerwał się wraz ze wszystkimi z miejsca, oczy postawił w słup i stał jak skamieniały, powtarzając z bladłymi wargami: Boże, 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 co miał uczynił? Wtem głos cichy, ale dla jego ucha wyraźny, zaszeptał blisko: Panie Andrzeju, on chwycił się nagle rękoma za włosy. Przeklętem na wieki, Bogdaj mnie, ziemia pożarła! Na twarz billewiczówny wystąpiły płomienie, a oczy jak gwiazdy jasne utkwiła w kmicicu. Hańba tym, którzy przy hetmanie stają. Wybieraj! Boże wszechmogący, co wać pan czynisz? Wybieraj! Jezu, Jezu! Zakrzyknął kmicic. Tymczasem sala rozległa się okrzykami. Inni właśnie rzucali buławy pod nogi księcia ale Kmicic nie przyłączył się do nich. Nie ruszył się i wówczas, gdy książę zakrzyknął Ganchow i Kmicic do mnie, ani gdy piechota szkocka weszła już do sali i stał targany boleścią i rozpaczą z obłąkanym wzrokiem z siniałymi usty. Nagle zwrócił się do billewiczówny i wyciągnął do niej ręce. — Oleńka! Oleńka! — powtórzył z jękiem żałosnym, jak dziecko, które krzywda spotyka — Lecz ona cofnęła się ze wstrętem w twarzy i zgrozą. Precz, zdrajco! odpowiedziała dobitnie. W tej chwili gangow skomenderował naprzód i oddział szkotów otaczający więźniów ruszył ku drzwiom. Kmicic począł iść za nimi jak nieprzytomny, nie wiedząc dokąd i po co idzie. Uczta była skończona. Rozdział XIV. Tej samej jeszcze nocy książę długo naradzał się z panem Korfem, wojewodą Wendeńskim i z posłami szwedzkimi. Rezultat ogłoszenia umowy zawiódł jego oczekiwania i odsłonił mu groźną przyszłość. Umyślnie chciał książę, by promulgacja nastąpiła w czasie uczty, gdy umysły są podniecone, ochocze i do wszelkiej zgody skłonne. Spodziewał się w każdym razie oporu, ale liczył i na stronników, Tymczasem energia protestu przeszła jego oczekiwania. Prócz kilkudziesięciu szlachty kalwinów i garści oficerów obcego pochodzenia, którzy jako cudzoziemcy nie mogli mieć w tej sprawie głosu, wszyscy oświadczyli się przeciw układowi z Karolem Gustawem, a raczej z feldmarszałkiem jego i szwagrem Pontusem de la Gardii zawartemu. Książę kazał wprawdzie aresztować oporną starszyznę wojskową, ale cóż z tego? Co na to rzekną chorągwie komputowe? Czy się o swoich pułkowników nie upomną, czy się nie zbuntują i nie będą chciały siłą ich odbić? A w takim razie cóż zostanie dumnemu księciu prócz kilku regimentów drakońskich i cudzoziemskiej piechoty? Potem pozostaje jeszcze cały kraj wszystka zbrojna szlachta i sapiecha, wojewoda witebski, groźny przeciwnik radziwiłowskiego domu, gotów na wojnę z całym światem w imię całości Rzeczypospolitej. Owi pułkownicy, którym nie można przecież szyi poucinać, owe chorągwie polskie pójdą do niego i zapiecha stanie na czele wszystkich sił kraju, a książę radziwił ujrzy się bez wojska, bez stronników, bez znaczenia. Cóż wówczas się stanie? Były to pytania straszne, bo i położenie było straszne. Książę rozumiał dobrze, że wówczas i umowa, nad którą w skrytości tyle pracował, Siłą rzeczy straci wszelkie znaczenie, a wówczas, i Szwedzi lekceważyć go będą, albo nawet mścić się za doznany zawód. Wszakże oddał im swe birże w zakład wierności, ale przez to tym więcej się osłabił. Karol Gustaw gotów był sypać obu rękoma nagrody i zaszczyty dla potężnego Radziwiła, słabym i opuszczonym od wszystkich wzgardzi, a jeśli odmienna szczęścia kolej ześle zwycięstwo Janowi Kazimierzowi, wówczas, Ostatnia zguba nastanie dla tego pana, który dziś jeszcze rano nie miał równego sobie w całej Rzeczypospolitej. Po odjeździe posłów i wojewody Wendeńskiego, książę chwycił brzemienne troskami czoło w obie dłonie i począł chodzić szybkimi krokami po komnacie. Z zewnątrz dochodziły głosy wartowników szkockich i turkot odjeżdżających kolasek szlacheckich. Odjeżdżały tak szybko jakoś i pośpiesznie, jakby zaraza padła na wspaniały kiejdański zamek. Straszliwy niepokój targał duszę Radziwiła. Zdawało mu się chwilami, że prócz niego jest jeszcze ktoś i chodzi za nim i szepce mu do ucha: "Opuszczenie, ubóstwo, a do tego hańba". Wszakże on, wojewoda wileński i hetman wielki, już był zdeptany i upokorzony. Kto by przypuszczał wczoraj, że w całej Koronie i Litwie, ba, w całym świecie znajdzie się człowiek, który by śmiał zakrzyknąć mu do oczu zdrajca. A przecie on tego wysłuchał i żyw dotąd, i ci, którzy ów wyraz wymówili, żywi także. Może gdyby wszedł do owej sali, w której odbywała się uczta, usłyszałby jeszcze jak echo wśród gzymsów i pod sklepieniami powtarza: zdrajca, zdrajca. I gniew szalony, wściekły chwytał chwilami za piersi oligarchy. Nozdrza jego rozdymały się, oczy ciskały błyskawice, żyły występowały na czole. Kto tu śmie stawiać opór jego woli rozszalała myśl, stawała mu przed oczy obraz kar i mąk dla buntowników, którzy ośmielili się nie iść jak pies za jego nogami i widział krew ich ściekającą z katowskich toporów słyszał chrupot kości łamanych kołem i kąpał się i lubował i nasycał krwawymi widziadłami lecz wtedy trzeźwiejsza rozwaga przypomniała mu, że za tymi buntownikami stoi wojsko że nie można bezkarnie łbów im poskręcać wówczas niepokój nieznośny piekielny wracał i napełniał jego duszę a ktoś znów poczynał szeptać mu do ucha opuszczenie, ubóstwo, sąd i hańba jakże to więc Radziwiłowi nawet nie wolno stanowić o losie kraju, utrzymać go przy Janie Kazimierzu lub dać Karolowi Gustawowi, dać, przekazać, darować komu zechce? Magnat spojrzał ze zdumieniem przed siebie. Więc cóż są radziwiłowie? Więc że byli wczoraj? Co mówiono powszechnie na Litwie? Zali to wszystko było złudzeniem, zali przy hetmanie wielkim niestanie książę Bogusław ze swoimi pułkami, za nim wuj elektor brandenburski, a za wszystkimi trzema Karol Gustaw, król szwedzki z całą zwycięską potęgą, przed którą niedawno jeszcze drżały Niemcy jak długie i szerokie, Toż i ta Polska wyciąga ku nowemu panu ręce i ona poddaje się na samą wieść o zbliżaniu się północnego lwa. Któż stawi opór tej sile niepohamowanej? Z jednej strony król szwedzki, elektor brandenburski, radziwiłowie, w potrzebie i Chmielnicki z całą potęgą, i gospodar wołoski, i rakoczy siedmiogrodzki, pół niemal Europy. Z drugiej pan wojewoda Witebski z panem Mirskim, z panem Stankiewiczem, z ową trójką szlachty przybyłej z Podłukowa i z kilku zbuntowanymi chorągwiami. Co to jest, żarty? Krotofila? Tu nagle książę zaczął się śmiać głośno przez Lucypera i cały sejm piekielny. Chyba oszalał Niech i wszyscy pójdą do wojewody Witebskiego. Po chwili jednak twarz jego zasępiła się znowu. Ci potężni tylko potężnych do spółki przypuszczą. Radziwił, rzucające Litwę pod szwedzkie nogi, będzie pożądany, radziwił, wzywający pomocy przeciw Litwie, będzie lekceważony. Co czynić? Oficerowie cudzoziemscy wytrwają przy nim, ale siły ich niedostateczne. Jeśli polskie chorągwie przejdą do wojewody Witebskiego, wtedy on będzie miał losy kraju w ręku. Zresztą każdy z tych oficerów spełni wprawdzie rozkazy, ale nie poślubi sprawy Radziwiłłowskiej całą duszą, nie odda się jej z zapałem, nie tylko jako żołnierz, lecz jako stronnik. Tu koniecznie trzeba mieć nie cudzoziemców, ale ludzi swoich, którzy by mogli pociągnąć innych nazwiskiem, męstwem, sławą, zuchwałym przykładem, gotowością na wszystko. Trzeba mieć mu w kraju stronników, choćby dla pozoru. Któż zaś z tych swoich opowiedział się przy księciu? Harłamp, stary, zużyty żołnierz, dobry do służby i do niczego więcej. Niewiarowski, nielubiany w wojsku i bez wpływu. Za nimi kilku innych mniejszego jeszcze znaczenia. Nikt z innych, nikt z takich, za którym by poszło wojsko, nikt z takich, który by mógł być propagatorem sprawy. Pozostawał Kmicic, młody, przedsiębiorczy, zuchwały, okryty wielką sławą rycerską, noszący znamienite nazwisko, stojący na czele potężnej chorągwi częścią własnym kosztem wystawionej, Człowiek jakby stworzony na wodza wszystkich zuchwałych i niespokojnych duchów na Litwie, a przy tym pełen zapału. Gdyby on chwycił się sprawy Radziwiłłowskiej, to chwyciłby się jej z wiarą, jaką daje młodość, szedłby za swym hetmanem na ślepo i apostołowałby w jego imieniu, a taki apostoł znaczy więcej niż całe pułki, niż całe regimenty cudzoziemców. Swą wiarę potrafiłby wlać w serca młodego rycerstwa, pociągnąć je za sobą, i wypełnić ludźmi radziwiłowski obóz. Lecz i on zawahał się widocznie. Nie rzucił wprawdzie swej buławy pod nogi Hetmana, ale nie stanął przy nim w pierwszej chwili. Na nikogo nie można liczyć, nikogo nie można być pewnym, pomyślał postępnie książę. Wszyscy oni przejdą do wojewody Witebskiego i nikt nie zechce się ze mną podzielić. Hańbą, poszepnęło sumienie. Litwą, Odpowiedziała z drugiej strony pycha. W komnacie pociemniało, bo na knotach świec osiadły grzyby, jeno przez okna wpływało srebrne światło księżyca. Radziwił, wpatrzył się w te blaski i zamyślił się głęboko. Zwolna poczęło się coś mącić w tych blaskach, wstawały jakieś postacie i coraz ich było więcej, aż w końcu ujrzał książę jakoby wojska idące ku sobie z górnych szlaków szeroką księżycową drogą. Idą pułki pancerne, huzarskie i lekkie petychorskie. Las chorągwi płynie nad nimi, a na czele jedzie jakiś człowiek bez hełmu na głowie. Widocznie triumfator wracający po wojnie zwycięskiej. Cisza naokoło, a książę słyszy wyraźnie głos wojska i ludu. Vivat Defensor Patriae! Vivat Defensor Patriae! Wojska zbliżają się coraz więcej. Już twarz wodza można rozpoznać, buławę trzyma w ręku. Z liczby buńczuków można poznać, że to Hetman wielki. W imię ojca i syna woła książę. To sapiecha, to wojewoda witebski, a gdzie ja jestem i co mnie przeznaczono? Hańbę szepce sumienie. Litwę odpowiada pycha. Książę zaklasnął w dłonie. Czuwający w przyległej komnacie Harasimowicz ukazał się natychmiast we drzwiach i zgiął się we dwoje. — Światła! — rzekł książę. Harasimowicz poobjaśniał knoty od świec, po czym wyszedł i po chwili wrócił ze świecznikiem w ręku. — Wasza książęca mość, rzekł. — Czas na spoczynek. Już drugie kury piały. — Nie chcę! — rzekł książę. — Zdrzemnąłem się i zmora mnie dosiła. Co tam nowego? jakiś szlachcic przywiózł list z nieświeża od księcia krajczego ale nie śmiałem wchodzić nieprzyzwany dawaj co prędzej list harasimowicz podał zapieczętowane pismo książę otworzył i począł czytać co następuje niech waszą książęcą mość Bóg broni i powstrzyma od takowych zamysłów które wieczną hańbę i zniszczenie domowi naszemu przynieść mogą za sam takowy zamiar nie o panowaniu ale o włosiennicy myśleć mnie też wielkość naszego domu na sercu leży, a najlepszy dowód w staraniach, jakie w wiedniu czyniłem, abyśmy sufragia w sejmach Rzeszy mieć mogli. Ale Ojczyzny ani Pana swojego za żadne nagrody i potęgę ziemską nie zdradzę, abym zaś po takiej siebie żniwa hańby za życia i potępienia po śmierci nie zebrał. Wejrzyj wasza książęca mość na zasługi przodków i na sławę niepokalaną i opamiętaj się na miłosierdzie Boskie, póki czas potem usłuży. Nieprzyjaciel oblega mnie w nieświeżu i nie wiem, zalito pismo dojdzie rąk Waszej Książęcej Mości, ale chociaż każda chwila zgubą mi grozi, nie o ocalenie Boga proszę, jeno aby Waszą Książęcą Mość od tych zamysłów powstrzymał i na drogę cnoty naprowadził. Choćby się już co złego uczyniło, jeszcze recederę wolno i prędką poprawą zgładzić grzechy potrzeba. A ode mnie nie spodziewajcie się pomocy, bo to z góry oświadczam, że bez względu na związek krwi ja siły swoje z Panem pod skarbiem i z wojewodą witepskim połączę, i oręż mój sto razy prędzej przeciw waszej książęcej mości zwrócę, zanim bym do tej haniebnej zdrady miał dobrowolnie przyłożyć ręki. Bogu waszą książęcą mość polecam. Michał Kazimierz radziwił, książę na nieświeżu i ołyce krajczy wielkiego księcia litewskiego. Hetman skończywszy list opuścił go na kolana i począł kiwać głową z bolesnym na twarzy uśmiechem. I ten mnie opuszcza. Własna krew mnie się wypiera za to, żem chciał dom nasz nieznanym dotąd blaskiem przyozdobić. Ha! trudno. Pozostaje Bogusław. I ten mnie nie opuści. Z nami Elektor i Karolus Gustawus. A kto nie chce siać, ten i zbierać nie będzie. Hańby szepnęło sumienie. Wasza książęca mość raczy dać odpowiedź pytał harasimowicz nie będzie odpowiedzi mogęż odejści pokojowych przysłać czekaj czy warty pilno rozstawione tak jest ordynanse do chorągwi rozesłane tak jest co robi kmicic łbem o ścianę bił i krzyczał o potępieniu wił się jak piskorz chciał uciekać za billewiczami. warty go nie puściły porwał się do szabli musiano go związać Teraz leży spokojnie. Miecznik Rosiński wyjechał. Nie było rozkazu, żeby go wstrzymać. Zapomniałem rzekł książę. Otwórz okna, bo duszno i jastma mnie dusi. Harłampowi powiedz, żeby do upity po chorągiew ruszał i zaraz ją tu sprowadził. Pieniędzy mu dać, niech pierwszą ćwierć ludziom zapłaci i podochocić im pozwoli. Powiedz mu, że dytkiemie w dożywocie po Wołodyjowskim weźmie. Astma mnie dusi, czekaj! Wedle rozkazu waszej książęcej mości. Co robi Kmicic? Jako rzekłem waszej książęcej mości leży spokojnie. Prawda. Mówiłeś, każ go tu przesłać. Potrzebuję z nim mówić. Więzy każ mu zdjąć. Wasza książęca mość to człowiek szalony. Nie bój się, ruszaj. Harasimowicz wyszedł. Książę zaś wyjął z weneckiego biurka pudełko z pistoletami, otworzył je i położył sobie pod ręką na stole, przy którym usiadł. Po kwadransie czasu wszedł kmicic, wprowadzony przez czterech trabantów szkockich. Książę kazał odejść żołnierzom. Zostali sam na sam. Zdawało się, że nie ma ani jednej kropli krwi w twarzy junaka, tak była blada. Oczy tylko świeciły mu gorączkowo, ale zresztą był spokojny, zrezygnowany, lubo zdawał się być pogrążony w bezgranicznej rozpaczy. Przez chwilę milczeli obaj. Przemówił pierwszy książę. Przysiągłeś na krucyfiksie, że nie opuścisz mnie. Potępiony będę, gdy tej przysięgi nie dotrzymam. Potępiony będę, gdy jej dotrzymam. Rzekł kmicic. Wszystko mi jedno. Choćbym cię do złego prowadził, nie ty będziesz odpowiadał. Przed miesiącem groziły mi sądy i kary za zabójstwa. Dziś wydaje mi się, że mwączas był niewinny jak dziecko. Nim wyjdziesz z tej komnaty, będziesz się czuł rozgrzeszony ze wszystkich swych win dawniejszych, rzekł książę. Nagle, zmieniwszy ton, spytał z pewną poufałą dobrodusznością. Co też sądzisz? Co ja powinienem był uczynić wobec dwóch nieprzyjaciół, stokroć potężniejszych, przeciwko którym obronić tego kraju nie mogłem? Zginąć, odpowiedział szorstko kmicic Zazdrościć wam, żołnierzom, którym wolno tak łatwo zrzucać gniotące brzemię. Zginąć. Kto śmierci w oczy patrzył i nie boi się jej, temu nic prostszego w świecie. Was głowa nie boli o to i żadnemu na myśl nie przyjdzie, że gdybym ja teraz wojnę zaciekłą rozniecił i nie zawarłszy układu zginął, tedy by kamień na kamieniu z tego kraju nie pozostał. Nie daj Bóg, aby się to stało, bo i w niebie nie znalazłaby dusza moja spoczynku. O, terakwę, kwaterakwe beati, którzy możecie zginąć. Zali to myślisz, że i mnie żywot już nie cięży, że mnie głodny wiekuistego snu i odpocznienia? Ale trzeba kielich rzuci i goryczy wychylić do dna, Trzeba ratować ten nieszczęśliwy kraj i dla jego ratunku pod nowym ugiąć się ciężarem. Niech zazdrośni posądzają mnie o pychę, niech mówią, że ojczyznę zdradzam dlatego, aby siebie wynieść. Bóg mnie widzi. Bóg sądzi, czy pragnę tego wyniesienia i czybym się nie zrzekł, gdyby inaczej być mogło. Znajdźcież wy! którzy mnie odstępujecie, środek ratunku. Wskażcie drogę, wy, którzyście mnie zdrajcą mianowali, a dziś jeszcze podrę ten dokument i wszystkie chorągwie ze snu rozbudzę, aby na nieprzyjaciela ruszyć. Kmicic milczał. No, czemu milczysz? zawołał podniesionym głosem radziwił. Czynię cię na moim miejscu hetmanem, wielkim i wojewodą wileńskim, a ty nie giń, bo to nie sztuka, ale ratuj kraj, Broń województw zajętych pomści popioły wilna, broń żmudzi przeciw szwedzkiemu najściu Ba. Broń całej Rzeczypospolitej, wyżeń z granic wszystkich nieprzyjaciół, porwi się samotrzeć na tysiące i nie giń. I nie giń, bo ci nie wolno, ale ratuj kraj. Nie jestem Hetmanem i wojewodą wileńskim, odparł Kmicic, I co do mnie nie należy, to nie moja głowa ale jeśli chodzi o to, by się porwać, samotrzeć na tysiące, to się porwę. Słuchaj tedy, żołnierzu, skoro nie twoja głowa ma ratować kraj, to zostaw to mojej i ufaj. Nie mogę! rzekł ze ściśniętymi zębami kmicic. Radziwił potrząsnął głową: nie liczyłem na tamtych. Spodziewałem się tego, co się stało, alem się na tobie zawiódł. Nie przerywaj i słuchaj. Postawiłem cię na nogi, uwolniłem od sądu i od kary, przygarnąłem do serca jak syna. Czy wiesz dlaczego? Bo myślał, że masz duszę śmiałą, do wielkich przedsięwzięć gotową. Potrzebowałem takich ludzi, tego nie ukrywam. Nie było koło mnie nikogo, kto by śmiał w słońce spojrzeć nieulękłym okiem. Byli ludzie małego ducha i małej fantazji, takim, nie ukazuj nigdy innej drogi, jak ta, po której oni sami i ich ojcowie chodzić zwykli, bo cię zakraczą, że ich na manowce prowadzisz. A przecie gdzie, jeśli nie do przepaści, doszliśmy wszyscy owymi starymi drogami? Co się dzieje z tą rzeczą pospolitą, która niegdyś światu przegrażać mogła? Tu książę głowę wziął w ręce i powtórzył po trzykroć Boże, Boże. Boże. Po chwili tak mówił dalej. Nadeszły czasy gniewu Bożego. Czasy takich klęsk i takiego upadku, że zwykłymi sposoby już nam się nie podnieść z tej choroby, a gdy ja chcę użyć nowych, jedynie salutem przynieść mogących, wtedy mnie opuszczają nawet ci, na których gotowość liczyłem, którzy powinni mi byli ufać, którzy mi ufność na krucyfiksie zaprzysięgli. Przez krew i rany Chrystusa, zality myślisz, że ja na wieki poddałem się pod protekcję Karola Gustawa? Że ja ten kraj naprawdę myślę ze Szwecją połączyć? Że ten układ, za który zdrajcą mnie okrzyknięto, dłużej jak rok trwać będzie? Czegóż to spoglądasz zdumionymi oczyma. Więcej się jeszcze zdumiejesz, gdy wszystkiego wysłuchasz. Więcej się przerazisz, bo tu stanie się coś takiego, czego nikt się nie domyśla, nikt nie przypuszcza, czego umysł zwyczajnego człowieka objąć nie zdoła. Ale mówię ci, nie drżej, bo w tym zbawienie tego kraju nie cofaj się. Bo gdy nikogo nie znajdę do pomocy, Tedy może zginę, ale ze mną zginie rzecz pospolita i wy wszyscy na wieki. Ja jeden uratować ją mogę, ale na to muszę zgnieść i zdeptać wszystkie przeszkody. Biada temu, kto mi się oprze, bo sam Bóg go przeze mnie zetrze, czy to będzie pan wojewoda Witebski, czy pan podskarbi Gosiewski, czy wojsko, czy szlachta oporna. Chcę ratować ojczyznę i wszystkie drogi, wszystkie sposoby do tego mi dobre. Rzym w chwilach klęski mianował dyktatorów, takiej ba, większej, trwalszej władzy mi potrzeba. Nie pycha mnie do niej ciągnie. Kto się czuje na siłach, niech ją za mnie bierze. Ale gdy nie ma nikogo, ja ją wezmę. Chyba mi te mury pierwej upadną na głowę. To rzekłszy, książę wyciągnął obie ręce do góry, jakby naprawdę chciał podeprzeć walące się sklepienia i było w nim coś tak olbrzymiego, że kmicic otworzył szeroko oczy i patrzył nań, jakby nigdy dotąd nie widział, a na koniec spytał zmienionym głosem, Dokąd wasza książęca mość dążysz? Czego chcesz? Chcę korony! zakrzyknął Radziwił. Jezus Maria. Nastała chwila głuchej ciszy, jeno puszczyk na wieży zamkowej począł się śmiać przeraźliwie. Słuchaj, rzekł książę, czas powiedzieć ci wszystko. Rzeczpospolita ginie i zginąć musi. Nie masz dla niej na ziemi ratunku. Chodzi o to, by naprzód ten kraj, tę naszą ojczyznę bliższą, ocalić z rozbicia, a potem potem wszystko odrodzić z popiołów, jako się Feniks odradza. Ja to uczynię, i tę koronę, której chcę, włożę jako ciężar na głowę, by z onej wielkiej mogiły żywot nowe wyprowadzić. Nie drżej. Ziemia się nie rozpada, wszystko stoi na dawnym miejscu, jeno czasy nowe przychodzą oddałem ten kraj Szwedom, aby ich orężem drugiego nieprzyjaciela pohamować, wyżegnąć go z granic, odzyskać co stracone i w jego własnej stolicy mieczem traktat wymusić, słyszysz ty mnie. Ale w onej skalistej, głodnej Szwecji nie masz dość ludzi, dość sił, dość szabel, aby tę niezmierną rzecz pospolitą zagarnąć. Mogą zwyciężyć raz i drugi nasze wojsko, utrzymać nas w posłuszeństwie nie zdołają. Gdyby każdym dziesięciu ludziom tutejszym dodać za strażnika jednego szweda, jeszcze by dla wielu dziesiątków strażników nie stało. I karol Gustaw wie o tym dobrze i nie chce i nie może zagarnąć całej Rzeczypospolitej. Zajmie prusy królewskie, część Wielkopolski co najwięcej i tym się będzie kontentował. Ale aby owymi nabytkami mógł na przyszłe czasy bezpiecznie władnąć, Musi Sojusz korony z nami rozerwać, bo inaczej nie osiedziałby się w tamtych prowincjach. Cóż się więc stanie z tym krajem, komu go oddadzą? Oto jeśli ja odrzucę tę koronę, którą mi Bóg i fortuna na głowę kładą, tedy oddadzą go temu, kto go w tej chwili istotnie opanował. Lecz Karol Gustaw nie rad tego czynić, by sąsiedzkiej potęgi zbytnio nie utuczyć i groźnego sobie nieprzyjaciela nie stworzyć. Chyba, że ja koronę odrzucę, wówczas musi tak być. Zali więc mam prawo ją odrzucać? Zali mogę pozwolić, aby stało się to, co ostatnią zgubą grozi? Po raz dziesiąty i setny pytam, gdzie inny środek ratunku? Niech się więc dzieje, wola Boża. Biorę ten ciężar na ramiona. Szwedzi są za mną. Elektor, nasz krewny, pomoc przyrzeka. Uwolnię kraj od wojny, od zwycięstw i rozszerzania granic rozpocznę panowanie domu Mego. Zakwitnie spokój i pomyślność. Ogień nie będzie palił wsi i miast, tak będzie i tak musi być. Tak mi dopomóż Bóg i święty krzyż, bo czuję w sobie siłę i moc z nieba mi daną, bo chcę szczęścia tej krainy, bo nie tu jeszcze koniec moich zamysłów. I na te światła niebieskie przysięgam. Na te drgające gwiazdy, że niech jeno sił i zdrowia mi starczy, a cały ten gmach, walący się dzisiaj odbuduje na nowo i potężniejszym niż dotąd go uczynie. Ogień bił ze źrenic i oczu księcia i całą jego postać otaczał jakiś blask niezwykły. Wasza książęca mość, zakrzyknął Kmicic. umysł objąć tego nie może głowa pęka, oczy boją się patrzeć przed siebie. Potem, mówił dalej radziwił, jakby idąc za dalszym biegiem własnych myśli, potem. Ja na Kazimierza nie pozbawią Szwedzi państwa ni panowania, ale go w Mazowszu i Małopolsce zostawią. Bóg mu nie dał potomstwa. Potem przyjdzie elekcja. Kogóż na tron wybiorą, jeśli chcą dalszy sojusz z Litwą utrzymać. Kiedyż to tamta korona doszła do potęgi i zgniotła moc krzyżacką. Oto gdy na jej tronie zasiadł Władysław Jagiełło i teraz tak będzie. Polacy nie mogą kogo innego na tron powołać, jeno tego, kto tu będzie panował. Nie mogą i nie uczynią tego, bo zginą, bo im między Niemcami i Turczynem powietrza w piersi nie stanie, gdy i tak rak kozacki pierś te toczy. Nie mogą! Ślepy, kto tego nie widzi, głupi, kto tego nie rozumie. A wówczas obie krainy znowu się połączą i zleją się w jedną potęgę w domu moim. Wówczas obaczym, czy oni królikowie skandynawscy ostoją się przy dzisiejszych pruskich i wielkopolskich nabytkach. Wówczas powiem im kwosego! I tą stopą wychudłe żebra im przycisnę i stworzę taką potęgę, jakiej świat nie widział o jakiej dzieje nie pisały. A może do Konstantynopola krzyż, miecz i ogień poniesie mi, grozić będzie mnie przyjaciołom spokojni wewnątrz. Wielki Boże, który obracasz gwiazd kręgi, dajże mi ocalić tę nieszczęsną krainę na chwałę Twoją i całego chrześcijaństwa. Dajże mi ludzi, którzy by zrozumieli myśl moją i do zbawienia chcieli rękę przyłożyć. Oto mi jest! Tu książę rozłożył ręce i oczy podniósł do góry, ty mnie widzisz, ty mnie sądzisz. Mości książę, mości książę, zawołał Kmicic. Idź, opuść mnie. Rzuć mi buzdygan pod nogi, złam przysięgę, przezwij zdrajcą. Niech w tej koronie cierniowej, którą mi na głowę włożono, żadnego ciernia nie zbraknie. Zgubcie kraj, pogrążcie go w przepaść. Odtrąćcie rękę, która go zbawić może i na sąd Boży idźcie. Tam niechaj nas rozsądzą. Kmicic rzucił się na kolana przed radziwiłem. Mości książę! Ja z tobą do śmierci! Ojcze ojczyzny! Zbawco! Radziwił złożył mu obie ręce na głowie i znów nastała chwila milczenia. Jeno puszczyk śmiał się ciągle na wieży. Wszystko otrzymasz, czegoś pragnął i pożądał, rzekł uroczyście książę. Nic cię nie minie, a więcej spotka, niż ci ojciec i matka życzyli. Wstań, przyszły Hetmanie Wielki i Wojewodowileński. Na niebie poczęło świtać. Rozdział piętnasty. Pan zagłoba mocno już miał w głowie, gdy po trzykroć rzucił strasznemu Hetmanowi w oczy słowo zdrajca. Owóż w godzinę później, gdy wino wyparowało mu zły siny i gdy znalazł się wraz z oboma skrzetuskimi i panem Michałem w kiejdańskim zamkowym podziemiu, poznał po nie czasie, na jaki hazard wystawił szyję własną i towarzyszów i zafrasował się wielce. – A co teraz będzie? – pytał, poglądając osowiałym wzrokiem na małego rycerza, w którym szczególniejszą w ciężkich razach pokładał ufność – Niech diabli porwą życie, wszystko mi jedno, odpowiedział Wołodejowski. Dożyjemy takich czasów i takiej hańby, jakiej świat i ta korona dotąd nie widziała, rzekł Jan Skrzetuski. Żebyśmy, aby dożyli, odpowiedział Zagłoba. Moglibyśmy dobrym przykładem cnotę winnych restaurować, ale czy dożyjemy, to grunt. Straszna rzecz, wiarę przechodząca, mówił Stanisław Skrzetuski. Gdzie się coś podobnego działo? Ratujcie mnie mości panowie, bo czuję, że mi się w głowie miesza. Dwie wojny, trzecia kozacka, a do tego zdrada jak zaraza. Radziejowski, Opaliński, Grudziński, Radziwił. Nie może być inaczej. Koniec świata nastaje i dzień sądu. Niechże się ziemia rozstąpi pod naszymi nogami, jak mi Bóg miły zmysły tracę. I założywszy ręce na tył głowy począł chodzić wzdłuż i w jako dziki zwierz po klatce. Zacznijmy, pacierze, czy co? rzekł wreszcie. Boże miłosierny, ratuj! Uspokój się, wać pan, rzekł zagłoba. Tu nie czas desperować. Pan Stanisław nagle zęby ścisnął, wściekłość go porwała. Bodajcie zabito, krzyknął na zagłobę. Twój pomysł. Jazda do tego zdrajcy, bodaj was obu pomsta dosięgła. Opamiętaj się, Stanisławie, rzekł surowo Jan. Tego, co się stało, nikt nie mógł przewidzieć. Cierp. Bo nie ty jeden cierpisz, a to wiedz, że nasze miejsce tu, a nie gdzie indziej. Boże miłosierny, zmiłuj się nie nad nami, ale nad naszą ojczyzną nieszczęsną. Stanisław nic nie odpowiedział, jeno dłonie łamał, aż w stawach trzeszczało. Umilkli. Jeno pan Michał gwizdał po desperacku przez zęby i zdawał się być obojętny na wszystko, co się koło niego działo, choć w gruncie rzeczy cierpiał podwójnie, bo naprzód nad nieszczęściem ojczyzny, a powtórę, iż Hetmanowi posłuszeństwo złamał. Dlatego żołnierza do szpiku kości była to okropna rzecz, wolałby zginąć tysiąc razy. Nie gwiszcz, panie Michale, rzekł do niego zagłoba, a wszystko mi jedno. Jakże to? Żaden z was nie pomyśli, czy nie ma jakowego środka ratunku? A przecie warto nad tym dowcip wysilić. Zali mamy gnić w tej piwnicy, gdy każda ręka ojczyźnie potrzebna. Gdy jeden cnotliwy musi za dziesięciu zdrajców wystarczyć. Ojciec ma słuszność, rzekł Jan Ty jeden nie ogłupiałeś od boleści. Jak suponujesz? Co ten zdrajca myśli z nami uczynić? Na gardle nas przecie nie ukaże. Pan Wołodyjowski wybuchnął nagle desperackim śmiechem. A to dlaczego? Ciekawym. Zali nie przy nim inkwizycja? Zali nie przy nim miecz? Chyba nie znacie Radziwiła. Co tam prawisz? Jakież to mu prawo przysługuje? Nade mną hetmańskie, a nad wami gwałt. Za który musiałby odpowiadać. Przed kim? Przed królem szwedzkim? A, to pięknie mnie pocieszasz. Nie ma co mówić. Ja też nie myślę was ci pocieszać. Umilkli i przez jakiś czas słychać było tylko miarowe kroki piechurów szkockich za drzwiami piwnicy. Nie ma co, rzekł zagłoba, tu trzeba fortelu zażyć nikt mu nie odpowiedział, więc po niejakim czasie znów mówić zaczął. Nie chce się w to wierzyć, abyśmy mieli być na gardle skazani. Żeby za każde słowo w prędkości i po wymówione szyje ucinać, wtedy by ani jeden szlachcic w tej rzeczy pospolitej z głową nie chodził. A ne minem Bimus. Czy to furda? Masz waść przykład na sobie i na nas, rzekł Stanisław Skrzycuski. Bo to się stało z prędkości, ale wierzę w to mocno, że się książę zreflektuje. My, obcy ludzie, żadnym sposobem pod jego jurysdykcję nie podchodzimy. Musi na opinię zważać i od gwałtów nie może poczynać, aby sobie szlachty nie narażać. Jako żywo, za wielka na skupa, aby wszystkim głowy postrącać. Nad oficjerami ma prawo, temu nie mogę negować, ale tak myślę, że się na wojsko będzie oglądał, które pewnie o swoich nie omieszka się upomnieć. A gdzie twoja chorągiew, panie Michale? W upicie. Powiedz mi jeno, jestżeś pewny, że twoi ludzie wiernie przy Tobie staną? Skąd mam wiedzieć? Miłują mnie dosyć, ale wiedzą, że hetman nade mną. Zagłoba zamyślił się na chwilę. Dajże mnie do nich Hordynas, aby mnie we wszystkim słuchali jako ciebie samego, jeśli się wśród nich ukaże. Wać panu się zdaje, żeś już wolny. Nie wadzi nic. Bywało, się w gorszych opałach i Bóg ratował. Daj ordynans dla mnie i dla obydwóch panów skrzetuskich. Kto pierwszy się wymknie ten zaraz do chorągwi ruszy i innym ją na ratunek przyprowadzi. Co waść bredzisz? Szkoda czasu na gadanie. Kto się tu wymknie, na czym zresztą dam rozkaz? Masz waść papier, inkaust, pióra, waść głowę tracisz. Desperacja, rzekł zagłoba. Dajże mnie choć swój pierścień. Masz wać pan i daj mnie pokój, rzekł pan Michał. Pan Zagłoba wziął pierścień, wsadził go na mały palec i począł chodzić w zamyśleniu. Tymczasem dymny kaganek zagasł i ogarnęła ich ciemność zupełna. Tylko przez kraty wysokiego okna widać było parę gwiazd migocących na pogodnym niebie. Oczy zagłoby nie schodziły z tej kraty. Gdyby nieboszczyk podbipięta żył i był z nami, mruknął stary, byłby wyszarpnął kratę i w godzinę obaczylibyśmy się za kiejdanami. A podsadzisz mnie do okna? Rzekł nagle Jan Skrzytuski. Zagłoba z panem Stanisławem ustawili się pod ścianą, po chwili Jan stanął na ich ramionach. Trzeszczy. Jak mi Bóg miły trzeszczy, zawołał zagłoba. Co ojciec mówisz? Odpowiedział Jan. Jeszcze mnie zaczął ciągnąć. Wleście, we dwóch z bratankiem, już was tam jakoś udźwignę. Nieraz żałowałem pana Michała, że taki misterny, a teraz żałuję, że jeszcze nie misterniejszy, bo mógłby się jako serpens prześliznąć. Lecz Jan zeskoczył z ramion. Szkoci stoją z tamtej strony, rzekł. Bodaj się w słupy soli zmienili jako żona lotowa. Ciemno tu, choć w pysk daj. Niedługo świtać pocznie. Myślę, że nam jakoweś alimenta przyniosą, bo tego i lutrzy nie czynią, żeby jeńców mieli głodem morzyć. Może też Bóg zeszle na Hetmana upamiętanie? W nocy nieraz sumienie się w człeku budzi i diabli grzeszników inkomodują. Zali to może być, aby do tej piwnicy jedno było wejście? Po dniu obejrzym. Głowa mi jakoś cięży i żadnego fortelu wymyślić nie mogę. Jutro Bóg dowcipowi pomoże. A teraz pocznijmy, pacierze, mówić, mości panowie, i polećmy się najświętszej pannie w tym heretyckim więzieniu. Jakoż po chwili poczęli odmawiać pacierze i litanie do Matki Boskiej, po czym obaj skrzytuscy i Wołodyjowski umilkli, mając pełne piersi nieszczęścia. Zagłoba zaś pomrukiwał z cicha, nie może inaczej być, mruczał, tylko jutro pewnie powiedzą nam, aut, aut, Bądźcie zradziwiłem, a przebaczę wam wszystko jeszcze na grodze, tak? Dobrze, będę zradziwiłem. Jeno, zobaczymy, kto kogo oszuka. To do więzienia szlachtę pakujecie na wieki, na zasługi nie macie względu? Dobrze. Komu szkoda, temu płacz. Głupi będzie pod spodem, a mądry na wierzchu. Przyrzeknę, co chcecie, ale tego, czego wam dotrzymam, na załatanie butów nie starczy. Jeśli wy, ojczyźnie, nie dotrzymujecie, to cnotliwy ten, kto wam nie dotrzyma. Ale to pewna, że przychodzi ostatnia zguba na rzecz Rzeczpospolitą, skoro najprzedniejsi jej dygnitarze z nieprzyjacielem się łączą. Tego w świecie jeszcze nie bywało i pewnie, że mędem można stracić. Zali jest w piekle dosyć mąk na takowych zdrajców. Czego takiemu radziwiłowi brakło? Małoż mu ta ojczyzna wyświadczyła, że ją jako judasz zaprzedał i to właśnie w czasie największych klęsk, w czasie trzech wojen. Słuszny, słuszny gniew twój Boże, daj jeno karę najprędzej, niechże tak będzie. Amen. Byle się stąd jak najprędzej na wolność wydostać. Narobię ci ja partyzantów, mości hetmanie, poznasz, jako to frukta zdrady smakują. Będziesz ty mnie jeszcze za przyjaciela uważał, ale jeśli lepszych przyjaciół nie znajdziesz, to nie poluj nigdy na niedźwiedzia, chyba ci skóra nie miła. Tak to rozprawiał ze sobą pan zagłoba. Tymczasem upłynęła jedna i druga godzina, a w końcu poczęło świtać. Szare blaski, wpadające przez kratę, rozpraszały zwolna ciemność panującą w piwnicy i wydobyły z niej posępne postacie rycerskie siedzące pod ścianami. Wołodyjowski i dwaj skrzytuscy drzemali ze znużenia, ale gdy rozwidniło się lepiej, z podwórca zamkowego doleciały odgłosy kroków żołnierskich, chrzęst broni, tętent kopyt i dźwięki trąb przy bramie. Rycerze zerwali się na równe nogi. — Poczyna nam się dzień niezbyt pomyślnie — rzekł Jan. — Daj Boże, żeby się skończył pomyślniej — odpowiedział Zagłoba. — Wiecie, waćpanowie, com w nocy obmyślił? — Oto pewnie poczęstują na zdarowaniem żywota, jeśli służbę uradziwiła przyjąć i jeszcze w zdradzie pomagać zechcemy. My zaś powinniśmy się na to zgodzić, aby z wolności skorzystać i za ojczyznę stanąć. Niechże mnie Bóg broni, abym miał zdradę podpisywać, odparł Jan, bo choćbym potem zdrajcy odstąpił, już by moje nazwisko na hańbę moim dzieciom między zdrajcami pozostało. Nie uczynię ja tego, wolę umrzeć. Ani ja, rzekł Stanisław. — A ja z góry was uprzedzam, że uczynię. Na fortel, fortel, a potem będzie, co Bóg da. Nikt nie pomyśli, żem to z dobrej woli albo szczerze uczynił. Niech tego smoka radziwiła diabli wezmą. Zobaczymy jeszcze, czy je będzie na wierzchu. Dalszą rozmowę przerwały krzyki dochodzące z podwórza. Słychać w nich było złowrogie akcenta gniewu i wzburzenia. Jednocześnie rozlegały się pojedyncze głosy komendy i echa kroków całych tłumów i ciężki churkot jakoby przetaczanych dział. Co tam się dzieje? pytał zagłoba. Dalibóg! może to jakaś pomoc dla nas. Pewnie, że niezwyczajne to hałasy odrzekł Wołodyjowski. A podsadźcie do no mnie do okna, bo ja najprędzej rozeznam, co to jest. Jan Skrzetuski wziął go pod boki i podniósł jak dziecko do góry. Pan Michał chwycił się kraty i począł pilnie wyglądać na podwórzec. Jest coś, jest! rzekł nagle żywo. Widzę węgierską nadworną chorągię piechoty, którą Oskierko dowodził. Okrutnie go miłowali, a on także pod aresztem. Pewnie się o niego dopominają. Dalibóg stoją w szyku bojowym porucznik Stachowicz jest z nimi. To przyjaciel Oskierki. W tej chwili krzyki jeszcze się wzmogły. Ganchow przed nich przyjechał, mówi coś ze Stachowiczem, a jaki krzyk! Widzę, mości panowie, Stachowicz z dwoma oficerami odchodzą od chorągwi. Idą pewnie do Hetmana w deputacji. Jak mi Bóg miły bunt szerzy się w wojsku, armaty naprzeciw węgrom zatoczone i regiment Szkocki także w szyku bojowym. Towarzystwo spod polskich chorągwi zbiera się przy węgrach. Bez nich nie mieliby tej śmiałości, bo w piechocie dyscyplina okrutna. Na Boga, krzyknął zagłoba, w tym nasze zbawienie. Panie Michale, a siła też polskich chorągwi? Bo że te się zbuntują, to zbuntują. Husarska, Stankiewicza i Pancerna Mirskiego stoją o dwa dni drogi od Kejdan, odpowiedział Wołodyjowski. Gdyby tu były, nie śmiano by ich aresztować. Czekaj, że waść. Jest Dragonia Harłampa, jeden regiment, Mieleszki drugi. Te stoją przy księciu. Niewiarowski opowiedział się także przy księciu, ale jego pułk daleko. Dwa regimenty szkockie, to cztery przy księciu. I artyleria pod panem Korfem, dwa regimenty. Oj, coś dużo. I kmicicowa chorągiew. Okrutnie okryta, sześćset ludzi. A kmicic, po której stronie? Nie wiem. Nie widzieliście go? Rzucił wczoraj buławę, czy nie rzucił? Nie wiemy. Kto tedy przeciw księciu? Jakie chorągwie? Naprzód widocznie ci węgrzyni. Ludzi dwieście. Potem kupa luźnego towarzystwa spod Buławy Mirskiego i Stankiewicza. Szlachty trochę i kmicic, ale ten niepewny. Bodaj go, na miłość boską mało, mało. Ci Węgrzyni za dwa półki staną. Stary żołnierz i wyćwiczony. Czekajcie no. Ląty zapalają u armat. Na bitwę się zanosi. Skrzetuscy milczeli, zagłoba kręcił się jak w gorączce. Bijże zdrajców, bij psu, bratów, i kmicic, kmicic. Wszystko od niego zależy. Śmiałeś to żołnierz? Jak diabeł, gotów na wszystko. Nie może być inaczej. Tylko on po naszej stronie stanie. Bunt w wojsku! Od do czego hetman doprowadził! zakrzyknął Wołodejowski. Kto tu buntownik? Wojsko czy hetman, który się przeciwko własnemu panu zbuntował? pytał zagłoba. — Bóg to sądzi, Czekajcie. Znowu tam jakiś ruch. Część dragonu harłampowej staje przy Węgrach. Sama dobra szlachta w tym regimencie służy. Słyszycie, jak krzyczą? — Pułkowników! Pułkowników! — wołały groźne głosy z podwórza. — Panie Michale, na rany boskie krzyknij im, żeby posłali po twoją chorągiew i po towarzystwo pancerne i husarskie. — Cicho, waść! — Zagłoba sam począł krzyczeć. — A poślijcie po resztę polskich chorągwi w pięć zdrajców! — Cicho waść! Nagle nie na podwórzu, ale na tyłach zamku zabrzmiała krótka, urwana salwa muszkietów. Jezus Maria, krzyknął Wołodyjowski. Panie Michale, co to jest? Rozstrzelali niezawodnie Stachowicza i dwóch oficerów, którzy poszli w deputacji, mówił gorączkowo Wołodyjowski. Nie może inaczej być! Męko pana naszego! Tedy żadnej klemencji nie można się spodziewać. Hug wystrzałów zagłuszył dalszą rozmowę. Pan Michał chwycił konwulsyjnie za kratę i przycisnął do niej czoło, ale przez chwilę nic nie mógł dojrzeć prócz nóg szkockich piechurów ustawionych tuż pod oknem. Salwy muszkietów stały się coraz gęstsze, na koniec ozwały się jarmaty. Suche uderzenia kulo ścianę nad piwnicą słychać było doskonale jakoby uderzenia gradu. Zamek trząsł się w posadach. — Michale, zeskocz, zginiesz tam! — zawołał Jan. — Za nic! Kule idą wyżej, a armat właśnie w przeciwną stronę. Za nic nie zejdę. I pan Wołodyjowski, chwyciwszy jeszcze silniej za kratę, wciągnął się cały we wgłębienie okna, gdzie już nie potrzebował ramion Skrzetuskiego do podpory. W piwnicy uczyniło się wprawdzie ciemno, bo okienko było małe i pan Michał, choć szczupły, przesłonił je całkowicie, ale natomiast towarzysze pozostali na dole mieli każdej minuty świeże wiadomości z pola bitwy. Widzę teraz, krzyknął pan Michał, Węgrzyni o ścianę się wsparli, stamtąd strzelają. Ha! Bałem się, żeby się w kąt nie zatłoczyli, bo armaty by ich w mig zniszczyły. Sprawny żołnierz, jak mi Bóg miły, bez oficerów, wie, co trzeba. Dym znowu, nie widzę nic. Strzały poczęły słabnąć. Boże miłosierny, nie odkładaj kary! wołał zagłoba. A co, Michale? pytał Skrzytuski. Szkoci, idą do ataku. Pioruny siarczyste, że musimy tu siedzieć! zakrzyknął Stanisław. Już są! Halabartnicy. Węgrzyni na szable ich biorą. Ach! Boże, że nie możecie widzieć, co za żołnierze! I ze sobą się biją, zamiast z nieprzyjacielem? Węgrzyni górą. Szkoci od lewego cofają się, jak Boga kocham. Dragoni mieleżki przechodzą na ich stronę. Szkoci we dwóch ogniach. Korf nie może zdział razić, bo i szkotów by psował. Widzę już i ganchofowe mundury między Węgrami. Idą do ataku na bramę. Chcą się wydostać, stąd idą jak burza, wszystko łamią. He, Jak to? Wolałbym, żeby zamek zdobyli, krzyknął zagłoba. Nic to! Jutro powrócą z chorągwiami Mirskiego i Stankiewicza. Hej! Harłam zginął! Nie! Wstaję, ranny. Już, już są przy bramie! Co to jest? Chyba i szkocka straż w bramie przychodzi do węgrów, bo otwierają wrzeciądze. Kurz się kłębi z tamtej strony kmicica widzę. Kmicic! Kmicic z jazdą wali przez bramę. Po czyjej stronie, po czyjej stronie, krzyczał zagłoba. Przez chwilkę pan Michał nie dał odpowiedzi, ale przez małą chwilkę. Zgiełk, szczęk broni i krzyki rozległy się tymczasem ze zdwojoną siłą. Już po nich! krzyknął przeraźliwie Wołodyjowski. Po kim? Po kim? Po węgrach? Jazda rozbiła ich, tratuje, siecze. Banderia w kmicicowym ręku. Koniec! Koniec! To rzekłszy pan Michał zesunął się z framugi okienka i wpadł w ramiona Jana Skrzetuskiego. — Bijcież mnie! — wołał. — Bijcie, bo ja tego człowieka miałem pod szablą i żywym go puściłem. Ja odwiozłem mu list zapowiedni. Przeze mnie zaciągnął te chorągiew, z którą teraz przeciw ojczyźnie będzie walczył. Wiedział, kogo zaciągał. Psu, bratów, wisielców, zbójów, rakarzy. Takich, jak i sam. Bogdajem go raz jeszcze z szablą spotkał. Boże, przedłuż mi życie na pochybel tego zdrajcy, bo przysięgam, że więcej z rąk moich nie wyjdzie. Tymczasem krzyki i kopyt i salwy wystrzałów brzmiały jeszcze z całą siłą, ale stopniowo poczęły słabnąć i w godzinę później cisza zapanowała na kiejdańskim zamku, przerywana tylko miarowymi krokami patrolów szkockich i odgłosami komendy. Panie Michale... Wyjrzyj no jeszcze, co się stało, błagał Zagłoba. Po co? odpowiedział mały rycerz. Kto wojskowy, ten zgadnie, co się stało. Zresztą widziałem ich rozbitych, Kmicic tu triumfuje. Bogdaj go, koń mi szarpano, warchoła piekielnika. Bogdaj mu przyszło haremu Tatarów pilnować. Rozdział szesnasty Pan Michał miał słuszność. Kmicic triumfował. Węgrzy i część dragonów Mieleczki oraz Harłampa, która połączyła się z nimi, zalegli gęstym trupem kiejdańskie dziedzińce. Zaledwie kilkudziesięciu wymknęło się i rozproszyło w okolicach zamku i miasta, gdzie ich ścigała jazda. Wyłowiono jeszcze wielu, inni nie oparli się zapewne, aż w obozie Pawła Sapiechy, wojewody Witebskiego, któremu pierwsi musieli przynieść straszną wieść o zdradzie Hetmana Wielkiego, o przejściu jego do szwedów, o uwięzieniu pułkowników i o porze chorągwi polskich. Tymczasem Kmitic, cały okryty krwią i kurzawą, stawił się z węgierską banderią w ręku przed radziwiłem, który przyjął go z otwartymi rękoma. Ale pana Andrzeja nie upoiło zwycięstwo. Owszem, chmurny był i zły, jakby przeciw sercu postąpił, Wasza książęca mość, rzekł, nie chcę słuchać pochwał i wolałbym sto razy z nieprzyjacielem ojczyzny walczyć niż z żołnierzami, którzy by się jej przydać mogli. Człeku się zdaje, że sam sobie krwi upuścił. A czyjaż wina, jeśli nie tych buntowników? Odparł książę. Wolałbym i ja ich pod Wilno poprowadzić i tak miałem uczynić, oni zaś woleli przeciw zwierzchności się porwać. Co się stało, to się nie odstanie. Trzeba było i trzeba będzie dać przykład. Co wasza książęca mość myślisz robić z jeńcami? Co dziesiątemu kula w łeb. Resztę pomieszać z innymi pułkami. Pójdziesz dziś do chorągwi Mirskiego i Stankiewicza, zawieziesz im rozkaz mój, by do pochodu byli gotowi. Czynię cię regimentarzem nad tymi dwiema chorągwiami i nad trzecią Wołodyjowskiego. — Namiestnicy mają ci podlegać i we wszystkim słuchać. Chciałem do tej chorągwi Harłampa naprzód posłać, ale on do niczego. Rozmyśliłem się. — A w razie oporu? — Bo to u Wołodyjowskiego laudańscy ludzie, którzy okrutnie mnie nienawidzą. — Ogłosisz, że Mirski, Stankiewicz i Wołodyjowski natychmiast będą rozstrzelani. — Tedy oni mogą pójść zbrojne na Kiejdany, aby ich odbić. — U Mirskiego wszystko znaczna szlachta służy. Weźmiesz ze sobą regiment piechoty szkockiej i regiment niemieckiej. Naprzód otoczysz ich, potem ogłosisz rozkaz. Jak wola Waszej Książęcej Mości. Radziwił wsparł dłonie na kolanach i zamyślił się. Mirskiego i Stankiewicza rozstrzelałbym chętnie, gdyby nie to, że oni nie tylko w swoich chorągwiach, ale w całym wojsku, ba, w całym kraju mir mają. Boję się wrzawy i otwartego buntu, którego przykład mieliśmy już przed oczyma. Szczęściem dzięki tobie dobrą dostali naukę i dwa razy pomyśli każda chorągiew w nim się na nas porwie. Trzeba tylko szybko działać, aby oporni nie przeszli do pana wojewody Witebskiego. Wasza książęca mość mówiłeś tylko o Mirskim i Stankiewiczu, a nie wspomniałeś o Wołodyjowskim i oskierce. Oskierkę muszę także oszczędzić, bo to człowiek znaczny i szeroko spokrewniony, ale Wołodyjowski z rusi pochodzi. I nie ma tu relacji. Dzielny to żołnierz, prawda, liczyłem też na niego. Tym ci gorzej, żem się zawiódł. Gdyby diabeł nie był przyniósł tych przybłędów, jego przyjaciół może inaczej by postąpił, ale po tym, co się stało, czeka go kula w łeb, jak również dwóch skrzetuskich i tego trzeciego byka, który pierwszy zaczął krzyczeć zdrajca, zdrajca. Pan Andrzej zerwał się, jakby go żelazem przypieczono. Wasza książęca mość, Żołnierze mówią, że Wołodyjowski życie Waszej Książęcej Mości pod Cybichowem uratował. Spełnił swoją powinność i za to mu w dożywocie chciałem puścić. Teraz mię zdradził i za to każe go rozstrzelać. Oczy kmicica zaiskrzyły się, a nozdrza poczęły latać. Wasza Książęca Mość, nie może to być! Jak to nie może być? spytał radziwił, marszcząc brwi. Błagam Waszą Książęcą Mość, mówił w uniesieniu kmicic, aby Wołodyjowskiemu włos z głowy nie spadł. Wasza Książęca Mość mi przebaczy, błagam! Wołodyjowski mógł mi nie oddać zapowiedniego listu, boś go Wasza Książęca Mość na jego ręce przysłał i do woli mu zostawił, a oddał. Wyrwał mnie Stoni, Przez to przeszedłem pod Waszej Książęcej Mości Inkwizycję. Nie wahał się mnie ratować, chociaż o tę samą pannę tentował. Winienem mu wdzięczność i zaprzysiągłem sobie, że mu się wypłacę. Wasza książęca mość uczyni to dla mnie, aby ni jego, ni jego przyjaciół żadna nie dosięgła kara. Włos im nie ma spaść z głowy i na Boga nie spadnie, póki miarzew. Błagam waszą książęcą mość. Pan Andrzej prosił i ręce składał, ale w słowach jego brzmiały mimowoli akcenta gniewu i groźby i oburzenia. Niepohamowana natura brała górę. I stanął nad radziwiłem z twarzą podobną do głowy rozdrażnionego, drapieżnego ptaka z roziskrzonymi oczami. Hetman zaśmiał również burzę w obliczu. Przed jego żelazną wolą i despotyzmem gięło się dotychczas wszystko na Litwie i Rusi. Nikt nigdy nie śmiał mu się sprzeciwić, nikt prosić o łaskę dla raz skazanych. A teraz Kmicic prosił tylko pozornie. W rzeczywistości żądał i położenie było takie, że prawie niepodobna było mu odmówić. Despota zaraz na początku zawodu zdrajcy poczuł, że nieraz przyjdzie mu ulegać despotyzmowi ludzi i okoliczności, że będzie zależnym od własnych stronników, daleko mniejszego znaczenia, że ten kmicic, którego chciał zmienić w wiernego psa, będzie raczej chowanym wilkiem, który rozdrażniony, gotów chwycić zębami za rękę pana wszystko to wzburzyło dumną krew radziwiłowską postanowił się opierać bo i wrodzona straszna mściwość pchała go do oporu Wołodyjowski i tamci trzej muszą dać gardła rzekł podniesionym głosem lecz było to dorzucić prochu do ognia gdybym był węgrów nie rozbił nie oni daliby gardła zakrzyknął kmicic jakże to już mi wymawiasz swoje usługi pytał groźnie hetman Wasza książęca mość rzekł porywczym głosem pan Andrzej. Nie wymawiam, proszę, błagam, ale to się nie stanie. Ci ludzie na całą Polskę sławni. Nie może być, nie może być. Nie będę Judaszem dla Wołodyjowskiego. Pójdę za waszą książęcą mość w ogień, ale nie odmawiaj mi tej łaski. A jeśli odmówię, tedy mnie każ wasza książęca mość rozstrzelać. Nie chcę żyć, niech mnie pioruny zatrzasną, niech mnie diabli żywcem do piekła wezmą. Opamiętaj się, nieszczęsny, przed kim to mówisz? Wasza książęca mość, nie przyprowadzaj mnie do desperacji. Do prośby mogłem nakłonić ucha, na groźby nie będę zważał. Ja proszę, błagam. Tu pan Andrzej rzucił się na kolana. Pozwól mi, wasza książęca mość, sercem, nie zmusu sobie służyć, bo inaczej zwariuję. Radziwił nie odrzekł nic. Kmicic klęczał, bladość i rumieńce przelatywały mu jak błyskawice przez twarz. Widocznym było, że jeszcze chwila, a wybuchnie w straszliwy sposób. Wstań, rzekł Radziwił. Pan Andrzej wstał. Umiesz bronić przyjaciół, rzekł książę. Mam próbę, że i mnie będziesz umiał bronić nie odstąpisz nigdy. Jeno Bóg cię stworzył z saletry, nie z mięsa. I bacz, abyś nie spłonął. Nie mogę ci niczego odmówić. Słuchajże mnie. Stankiewicza, Mirskiego i Oskierkę chcesz Szwedom do birsz odesłać. Niechże Skrzetuscy, Dwaj i Wołodyjowski idą z nimi. Głów im da nie pourywają, a że czasu wojny w spokoju posiedzą, to lepiej. Dziękuję waszej książęcej mości. Ojcu mojemu, zakrzyknął pan Andrzej. Powoli, rzekł książę. Uszanowałem twoją przysięgę, aż nadto teraz ty uszanuj moją. Temu staremu szlachcicowi, zapomniałem jak mu na przezwisko, temu ryczącemu diabłu, który tu ze skrzetuskimi przybył, zapisałem śmierć w duszy. On to pierwszy nazwał mnie zdrajcą, on o wzięcie korupcji posądził, on podniecił innych. Bo może nie przyszłoby do tego oporu, gdyby nie jego zuchwalstwo. Tu książę uderzył pięścią w stół. Pierwej śmierci, pierwej końca świata bym się spodziewał, niż żeby kto mnie, radziwiłowi, śmiał do oczu zakrzyknąć zdrajca. Do oczu wobec ludzi. Nie ma takiej śmierci, nie ma takich mąk, których by dość było za taką zbrodnię. Nie proś mnie o niego, bo to na nic. Ale pan Andrzej niełatwo się zrażał, gdy sobie coś przedsięwziął. Jeno nie gniewał się już ani nie wybuchał. Owszem, chwyciwszy na nowo rękę hetmańską, począł okrywać ją pocałunkami i prosić tak serdecznie, jak tylko sam umiał. Żadnym powrozem ani łańcuchem nie przywiązałbyś, wasza książęca mość, tak serca mego, jak tą łaską, ale nie czyn jej w połowie, ni w części, jeno całą. Wasza książęca mość... Co ten szlachcic wczoraj mówił, to myśleli wszyscy. Ja sam to samo myślałem, pókiś mi wasza książęca mość oczu nie otworzył. Niech mnie ogień spali, jeśli im tego nie myślał. Człek temu nie niewinien, że głupi. Ten szlachcic był do tego pijany i co miał na sercu, to i zakrzyknął. Myślał, że w obronie ojczyzny występuje, a trudnoż go karać za sentyment dla ojczyzny. Wiedział, że gardło naraża, a dlatego zakrzyknął, co miał w gębie i sercu. Nie on mnie grzeje, ni ziembi, ale to panu Wołodyjowskiemu jako brat albo zgoła ojciec. Już by też desperował po nim bez miary, a ja tego nie chcę. Taka już we mnie natura, że jak komu dobra życzę, to duszę bym za niego oddał. Żeby mnie kto oszczędził, a przyjaciela mi zabił, niech by go diabeł za taką łaskę porwał. Wasza książęca mość, ojcze mój dobrodzieju, łaskawco, uczyń, że całą łaskę daruj mi tego szlachcica. A ja ci wszystką krew moją daruję, choćby jutro, dziś, zaraz. Radziwił zagresł wąsy, Zapisałem mu wczoraj śmierć w duszy. Co Hetman i Wojewoda Wileński zapisał, to wielki książę Litewski, a Daj Boże, w przyszłości król Polski, jako łaskawy monarcha, przekreślić może. Pan Andrzej mówił szczerze, co czuł i myślał ale gdyby był najzręczniejszym dworakiem, nie mógłby potężniejszego argumentu na obronę swych przyjaciół znaleźć. Dumna twarz magnata rozjaśniła się i oczy przymknął, jakby lubując się dźwiękiem tych tytułów, których jeszcze nie posiadał. Po chwili rzekł Takeś mnie zagadł, że niczego nie mogę ci odmówić. Pójdą wszyscy do Birż. Niechże tam odpokutują u Szwedów za winy, a potem, gdy się to stanie, coś rzekł. Żądaj nowej dla nich łaski. Jako żywo, że zażądam, daj Boże najprędzej, odrzekł kmicic. Idźże teraz, zanieś im dobrą nowinę. Nowina dobra dla mnie, nie dla nich, bo oni pewnie nie przyjmą jej z wdzięcznością, zwłaszcza że się nie spodziewali tego, co im groziło. Nie pójdę, wasza książęca mość, bo to tak by wyglądało, jakbym się im chciał zaraz z moją instancją chwalić. Czyńże jak chcesz. Ale kiedy tak, to czasu nie trać i ruszaj po chorągwie Mirskiego i Stankiewicza, bo zaraz potem czeka cię inna ekspedycja, od której pewnie nie będziesz się wybiegał. Jaka wasza książęca mość? Pojedziesz zaprosić ode mnie pana Billewicza, miecznika rosińskiego, aby razem z krewniaczką do mnie do Kejdan przyjechał i tu na czas wojny osiadł, rozumiesz? Kmicic zmieszał się. On tego uczynić nie zechce. Z wielką furią dany opuścił. Spodziewam się, że go furia już opuściła. W każdym razie weźmiesz ludzi ze sobą i jeżeli nie zechcą po dobrej woli tu przybyć, to ich wsadzisz w kolaskę, otoczysz dragonami i przywieziesz. Szlachcic miękki był jak wosk, gdym z nim gadał, płonił się jak panna i kłaniał do ziemi, ale i on zląkł się imienia szwedzkiego jak diabeł święconej wody i odjechał. Potrzebuję go tu mieci dla siebie i dla ciebie. Mam nadzieję, że jeszcze ulepię z tego wosku taką świecę, jaką zechcę i komu zechce, ją zapalę. Tym lepiej będzie, jeśli się tak stanie, a jeśli nie, wtedy będę miał zakładnika. Billewiczowie dużo mogą nażmuci, bo prawie ze wszystką szlachtą spokrewnieni. Gdy jednego, i to najstarszego, dostanę w ręce, Inni dwa razy pomyślą, nim coś przeciw nie przed się wezmą. A przecie to za nimi i za tą twoją dziewczyną stoi całe mrowie laudańskie, które gdyby poszło do obozu pana wojewody Witebskiego, pewnie by ich z otwartymi rękoma przyjął. Ważna to jest rzecz, tak ważna, że się namyślam, czy nie od billewiczów poczynać. W chorągwi Wołodyjowskiego sami laudańscy ludzie, opiekunowie twojej dziewki. Kiedy tak... Pocznijże od tego, by ją tu sprowadzić. Tylko, że słuchaj, ja podejmuję się pana miecznika na naszą wiarę nawrócić, ale dziewkę to sobie już ty sam kaptuj, jak umiesz. Gdy ja miecznika nawrócę, on ci pomoże dziewkę nawracać. Zgodzi się, to wyprawię wam nie mieszkając wesele. Nie zgodzi się, bierz ją i tak. Jak będzie po harapie, to będzie po wszystkim. Z niewiastami najlepszy to sposób. Popłacze, podesperuję, gdy ją do ołtarza powloką, ale na drugi dzień pomyśli, że nie taki diabeł straszny, jak go malują, a trzeciego będzie rada. Jakżeście się wczoraj rozstali? Jakoby mi wpysk dała? Cóż rzekła? Nazwała mnie zdrajcą. Mało mnie paraliż nie trzasł. Takaż to zaciekła. Jak będziesz jej mężem, powiedzże jej, że niewiastom kądziel lepiej przystoi niż sprawy publiczne i trzymaj ją krótko. Wasza książęca mość jej nie zna. U niej wszystko zaraz, cnota albo niecnota, i wedle tego sądzi, a rozumu nie jeden mąż mógłby jej pozazdrościć. Nim się człowiek obejrzy, ona już w sedno utrafi. Utrafiła ci też w serce. Staraj się także ją utrafić. Bóg by to dał, wasza książęca mość. Raz już brałem ją zbrojną ręką, alem sobie potem przyrzekł, że więcej tego nie uczynię. I co mi wasza książęca mość mówi, żeby ją choć gwałtem do ołtarza prowadzić, to mi nie idzie po sercu, bom sobie i jej przyrzekł, że gwałtu więcej nie uczynię. Cała nadzieja, że wasza książęca mość wyperswaduje Panu miecznikowi, iż nie tylko zdrajcami nie jesteśmy, ale zbawienia ojczyzny chcemy. Gdy On się przekona, to i ją przekona, a w ten czas inaczej będzie na mnie patrzyła. Teraz do Billewicza pojadę i sprowadzę ich tu oboje, bo mi strach. Żeby się ona do zakonu gdzie nie schroniła. Ale powiem Waszej Książęcej Mości szczerą prawdę, że choć wielkie to szczęście dla mnie patrzeć na tę dziewczynę, wolałbym na całą potęgę szwedzką uderzyć niż przed nią teraz stanąć, bo ona nie zna moich cnotliwych chęci i za zdrajcem nie poczytuje. Jeśli chcesz, to tam kogo innego wyszlę harłampa albo mieleszkę. Nie, pojadę lepiej sam. Harłamp zresztą ranny. To i lepiej. Harłampa chciałem wczoraj wysłać do chorągwi Wołodyjowskiego, by nad nimi komendę objął, a w potrzebie do posłuszeństwa zmusił. Ale to człowiek niezgrabny i pokazało się, że własnych ludzi nie umie utrzymać. Nic mi po nim. Jedźże naprzód, pomiecznika i dziewczynę, a potem do tamtych chorągwi. W ostatnim razie nie szczęć krwi, bo trzeba pokazać Szwedom, że mamy siłę i nie ulękniemy się buntu. Pułkowników zaraz pod eskortą odeszlę. Spodziewam się, że pontus de la Gardie poczyta to za dowód szczerości mojej. Mieleżko ich odprowadzi. Ciężko z początku idzie, ciężko. Już widzę, że z pół Litwy stanie przeciw mnie. Nic to, wasza książęca mość. Kto ma czyste sumienie, ten się nikogo nie ulęknie. Myślałem, że przynajmniej radziwiłowie staną wszyscy po mojej stronie. Tymczasem patrz, co mi pisze książę krajczy z nieświeża. Tu Hetman podał Kmicicowi list Kazimierza Michała. Kmicic przebiegł oczyma pismo. Żebym nie znał intencji waszej książęcej mości, myślałbym, że ma rację i że najcnotliwszy to w świecie Pan. Boże, daj mu wszystko dobre. Mówię, co myślę. Jedź już! Rzekł z pewną niecierpliwością Hetman. Rozdział 17 kmicic jednak nie wyruszył ani tego dnia ani następnego bo groźne wieści poczęły nadchodzić zewsząd do kejdan oto pod wieczór przybiegł goniec z doniesieniem że chorągwie mirskiego i stankiewicza same ruszają ku rezydencji hetmańskiej gotowe zbrojną ręką upomnieć się o swych pułkowników że wzburzenie panuje między nimi straszne i że towarzystwo wysłało deputacje do wszystkich chorągwi stojących w pobliżu kejdan i dalej aż na podlasie do Zabłudowa z doniesieniem o zdradzie hetmańskiej i wezwaniem by się łączyły w kupę dla obrony ojczyzny. Łatwo było przy tym przewidzieć, że mnóstwo szlachty zleci się do zbuntowanych chorągwi i wytworzy poważną siłę, przeciwko której trudno się będzie opierać w nieobronnych kejdanach, Zwłaszcza że nie na wszystkie pułki, które książę radziwił miał pod ręką, można było liczyć z pewnością. Zmieniło to wyrachowania i wszystkie plany hetmańskie, ale zamiast osłabić w nim ducha, zdawało się go jeszcze podniecać. Ustanowił sam na czele wiernych szkockich regimentów, frajtarii i artylerii wyruszyć przeciw buntownikom i zdeptać ogień w zarodku. Wiedział, że żołnierze bez pułkowników są tylko tłuszczą niesforną, która rozproszy się przed grozą samego imienia hetmańskiego postanowił też nie szczędzić krwi i przerazić przykładem całe wojsko, wszystką szlachtę, ba całą litwę, aby nie śmiała drgnąć nawet pod żelazną jego ręką. Miało się spełnić wszystko co zamierzył i spełnić się własnymi jego siłami tegoż dnia jeszcze wyjechało kilku oficerów cudzoziemskich do Prus czynić tam nowe zaciągi. A kiejdany wrzały zbrojnym ludem. Regimenta szkockie, rajtaria cudzoziemska, dragoni mieleszki i harłampa i lud ognisty pana Korfa gotowały się do wyprawy. Hajducy książęcy, czelać, mieszczanie z Kejdan mieli wzmocnić siły książęce, a na koniec postanowiono przyspieszyć wysłanie uwięzionych pułkowników do birsz, gdzie bezpieczniej było ich trzymać niżeli w otwartych kiejdanach. Książę spodziewał się słusznie, że wysłanie do tej odległej fortecy, w której wedle układu musiała już stać załoga szwedzka, zniweczy nadzieję uwolnienia ich w umysłach zbuntowanych żołnierzy i pozbawi sam bunt wszelkiej podstawy. Pan Zagłoba, Skrzetuscy i Wołodyjowski mieli dzielić losy innych wieczór już był gdy do piwnicy w której siedzieli wszedł oficer z latarnią w ręku i rzekł zbierajcie się wasz mościowie iść ze mną dokąd pytał niespokojnym głosem pan zagłoba to się pokaże prędzej prędzej idziemy wyszli na korytarzu otoczyli ich żołnierze szkodcy zbrojni w muszkiety zagłoba coraz był niespokojniejszy przecie na śmierć by nas nie prowadzili bez księdza bez spowiedzi szepnął do ucha Wołodyjowskiego, po czym zwrócił się do oficera. Jakże godność, proszę. A waści, co do mojej godności? Bo mam wielu krewnych na Litwie i miło wiedzieć, z kim ma się do czynienia. Nie pora sobie świadczyć, ale kiep ten, kto się swego nazwiska wstydzi. Jestem Roch Kowalski, jeśli wać pan chcesz wiedzieć. Zacna to rodzina, mężowie dobrzy żołnierze, niewiasty cnotliwe. Moja babka była kowalska, ale osierociła mnie nimem na świat przyszedł. A wać pan z Wieruszów, czyli z korabiów kowalskich. Co mnie tu waść będziesz po nocy indagował? Boś mi pewno krewniak, gdyż i struktura w nas jednaka. Grube masz wać pan kości i bary zupełnie jak moje, a ja właśnie po babce urodę odziedziczyłem. No to się w drodze wywiedziemy, mamy czas. W drodze? rzekł zagłoba. I wielki ciężar spadł mu z piersi. Odsapnął jak miech i zaraz nabrał fantazji. Panie Michale, szepnął, nie mówiłem ci, że nam szyi nie utnął? Tymczasem wyszli na dziedziniec zamkowy. Noc już zapadła zupełna. Tu i ówdzie tylko płonęły czerwone pochodnie, lub migotały latarki, rzucając niepewne blaski na grupy żołnierzy konnych i pieszych rozmaitej broni. Cały dziedziniec zatłoczony był wojskiem. Gotowano się widocznie do pochodu, bo wszędzie znać było ruch wielki. Tu i ówdzie w ciemnościach majaczyły włócznie i rury muszkietów, kopyta końskie szczękały po bruku. Pojedynczy jeźdźcy przebiegali pomiędzy chorągwiami. Zapewne byli to oficerowie rozwożący rozkazy. Kowalski zatrzymał konwój i więźniów przed ogromnym wozem drabiniastym zaprzężonym we cztery konie. — Siadajcie, waszmościowie, rzekł. Tu już ktoś siedzi, rzekł gramoląc się Zagłoba. A nasze łuby? Łuby są pod słomą, odrzekł Kowalski. Prędzej, prędzej. A kto tu siedzi? spytał Zagłoba, wpatrując się w ciemne postacie wyciągnięte na słomie. Mirski, Stankiewicz, Oskierko. Ozwały się głosy. Wołodyjowski, Jan Skrzetuski, Stanisław Skrzetuski. Zagłoba, odpowiedzieli nasi rycerze. Czołem, czołem, czołem. W zacnej kompanii pojedziem. A gdzie nas wiozą, nie wiecie wasz waszmościowie? Jedziecie wasz mościowie do Birsz — rzekł Kowalski. To powiedziawszy dał rozkaz. Konwój pięćdziesięciu dragonów otoczył wóz i ruszyli. Więźniowie poczęli rozmawiać z cicha. Szwedom nas wydadzą, rzekł Mirski. Tego m się spodziewał. Wolę siedzieć między nieprzyjaciółmi niż między zdrajcami, odpowiedział Stankiewicz. A ja bym wolał kulą w łeb, zawołał Wołodejowski, niż siedzieć z założonymi rękami w czasie takiej wojny nieszczęsnej. Nie bluźń, panie Michale, odpowiedział zagłoba, bo z woza, byle pora sposobna przyszła, możesz dać nura, zbirż także, a z kulą we łbie ciężko uciekać. Ale ja wiedziałem z góry, że się na to ten zdrajca nie ośmieli. Radziwiłby się nie miał na co ośmielić, rzekł Mirski. Widać, że waść z daleka przyjechał i że jego nie znasz. Komu on zemstę poprzysięże, ten jakoby był już w grobie, a nie pamiętam przykładu, żeby komu najmniejszą krzywdę odpuścił. A taki nie śmiał na mnie podnieść ręki, odpowiedział Zagłoba. Kto wie, czy nie mniej wasz mościowie szyję zawdzięczacie. A to jakim sposobem? Bo mnie han Krymski okrutnie miłuje za to, żem spisek na jego szyję odkrył, gdym w niewoli w Krymie siedział. A i nasz pan miłościwy Joannes Kasimirus także się we mnie kocha. Nie chciał taki syn radziwił z dwoma potentatami zadzierać, gdyż i na Litwie mogliby go dosięgnąć. I co wać pan gadasz? Nienawidzi on króla jak diabeł święconej wody i jeszcze by był nawaści zawziętszy, gdyby wiedział, żeś królowi konfident, odpowiedział Stankiewicz. A ja tak myślę, rzekł Oskierko. Że nie chciał hetman sam naszą krwią się mazać, żeby odium na siebie nie ściągnąć, ale przysiągłbym, że ten oficer wiezie rozkaz do Szwedów w birżach, żeby nas natychmiast rozstrzelali. Oj! rzekł Zagłoba. Umilkli na chwilę. Tymczasem wóz wtoczył się już na rynek kiejdański. Miasto spało. W oknach nie było świateł. Jeno psy przed domami ujadały zapalczywie na przeciągający orszak. Wszystko jedno rzekł Zagłoba. Zawsześmy zyskali na czasie. Może i przypadek nam posłużyć, a może i fortel jaki przyjdzie do głowy. Tu zwrócił się do starych pułkowników. Waszmościowie mało mnie znacie, ale spytajcie się moich towarzyszów, w jakich bywałem opałach, a dlatego m się zawdę wydostał na pole. Powiedzcie no mnie, co to za oficer, który nad konwojem ma komendę. Zaliby mu nie można wyperswadować, żeby się zdrajcy nie trzymał, jeno przy ojczyźnie stanął i z nami się połączył? To roch Kowalski z korabiów kowalskich, odrzekł Oskierko. Ja go znam. Tak samo mógłbyś waszmość jego koniowi perswadować, bo dali Bóg, nie wiem który głupszy. A że to zrobili go oficerem? On u Mieleszki w dragonach chorągiew nosi, do czego rozumu nie potrzeba. A zrobili go oficerem, bo się księciu z pięści podobał, gdyż podkowy łamie i schowanymi niedźwiedziami w pół się bierze. A takiego jeszcze nie znalazł, którego by nie rozciągnął. Takiż to z niego osiłek, że osiłek to osiłek. A przy tym, żeby mu zwierzchnik powiedział rozwal łbem ścianę, to bez chwili namysłu zacząłby zaraz w nią trykać. Przykazano mu, by nas do birsz odwiózł, to i odwiezie, choćby się ziemia zapaść miała. Prosz, rzekł Zagłoba, który z wielką uwagą słuchał tej rozmowy, rezolutny to jednak chłop. Bo u niego rezolutność z głupotą jedno stanowi. Zresztą jak ma czas, a nie je, to śpi. Zadziwiająca rzecz, której byście waćpanowie nie uwierzyli. Przecie on raz czterdzieści osiem godzin w cekhauzie przespał i ziewał jeszcze, gdy go stapczana ściągnęli. Okrutnie mi się ten oficer podoba, rzekł zagłoba, bo zawsze lubię wiedzieć, z kim mam sprawę. To rzekłszy, zwrócił się do Kowalskiego. A przybliżno się waćpan, zawołał protekcjonalnym tonem. Czego? Pytał Kowalski, zwracając konia. Nie masz nogorzałki. — Mam. Dawaj. Jak to dawaj? Bo widzisz, Mościkowalski, żeby to było niewolno, to byś miał rozkaz nie dawać, a że nie masz rozkazu, więc dawaj. He? Rzekł zdumiony pan Roch. Jako żywo. A cóż to mi mus? Mus nie mus, ale ci wolno. A godzi się krewnego wspomóc i starszego, którym gdyby się był z waściną matką, ożenił, Mógłby jak nic być twoim ojcem. Jakiś mi tam wać pan krewny, bo są podwójni kowalscy. Jedni się wieruszową pieczętują, na której kozieł w tarczy jest wyimaginowany z podniesioną zadnią nogą, a drudzy kowalscy mają zaklejnot korab, na którym przodek ich kowalski z Anglii przez morze do Polski przyjechał i ci są moi krewni, a to przez babkę i dlatego, że ja także korabiem się pieczętuję. Dla Boga, toś waść naprawdę mój krewniak. Alboś korap? Korap, moja krew, jak mi Bóg miły, zawołał zagłoba. Dobrze, żeśmy się spotkali, bo ja tu w rzeczy samej na Litwę do Kowalskich przyjechałem, a chociażem w opresji, a ty na koniu i na wolności, chętnie bym cię wziął w ramiona, bo co swój to swój. Cóż ja wać Panu poradzę kazali cię odwieźć do birsz, to odwiozę. Krew krwią, a służba służbą. Mów mi wuju, rzekł Zagłoba. Masz wuj gorzałki, rzekł pan Roch. To mi wolno. Zagłoba przyjął chętnie manierkę i napił się do woli. Po chwili miłe ciepło poczęło mu się rozlewać po wszystkich członkach, w głowie uczyniło mu się jasno, a umysł stał się jasny. Zleś no z konia, rzekł do pana Rocha, i przysiądź się trochę na wóz, pogawędzimy, bo chciałbym, żebyś mi co o rodzinie opowiedział. Szanuję ja służbę, ale to ci przecie wolno. Kowalski przez chwilę nie odpowiadał. Nie było zakazu, rzekł wreszcie. I wkrótce potem siedział już na wozie koło pana Zagłoby, a raczej rozciągnął się na słomie, którą wóz był wyładowany. Pan Zagłoba uściskał go serdecznie: Jakże się miewa twój stary, bodajże cię! Zapomniałem, jak mu na imię. Też Roch. A i słusznie, i słusznie. Roch spłodził Rocha, to jest wedle przykazania. Powinieneś swego syna także Rochem nazwać, aby każdy dudek miał swój czubek. A żonaty jesteś? Pewnie, że żonaty. Ja jestem Kowalski, a to jest pani Kowalska. Innej nie chcę. To rzekłszy młody oficer podniósł do oczu panu zagłobie głównie ciężkiej dragońskiej szabli i powtórzył. Innej nie chcę. Słusznie, rzekł zagłoba. Okrutnie mi się podobasz, rochu, synu rocha. Żołnierz najlepiej akomodowany, gdy nie ma innej żony jak taka. I to ci jeszcze powiem, że prędzej ona po tobie, niż ty po niej owdowiejesz. Szkoda, jeno, że młodych rochów mieć z nią nie będziesz, bo widzę, żeś bystry kawaler i szkoda by było, gdyby taki ród miał zaginąć. Owa, rzekł Kowalski, jest nas sześciu braci i wszystko rochy? Jakbyś wuj wiedział, że każdy, jeśli nie na pierwsze, to na drugie ma roch, bo to nasz szczególniejszy patron. A napijmy się-no jeszcze. A dobrze. Zagłoba znów przechylił manierkę, ale nie wypił całej. Jeno oddał ją oficerowi i rzekł: do dna, do dna. Szkoda, że cię nie mogę widzieć mówił dalej. Noc taka ciemna, choć w pysk daj. Własnych palców byś nie poznał. Słuchaj-no, mości rochu. A gdzie to te wojsko miało wychodzić z Kiejdan gdyśmy wyjeżdżali? A na buntowników? Bóg najwyższy wie kto tu buntownik czy ty czy oni. Ja buntownik? Jakże to? Co mnie mój hetman każe to czynię. Ale hetman nie czyni tego, co mu król jego mość każe, bo pewnie mu nie kazał ze szwedami się łączyć. Nie wolał, żebyś to szwedów bić niż mnie krewnego w ręce im wydawać. Może by mi wolał, ale co rozkaz, to słuch. I pani Kowalska by wolała. Znam ja ją. Między nami mówiąc, hetman się przeciw królowi i ojczyźnie zbuntował. Nie powtarzaj tego nikomu, ale tak jest. I wy, co mu służycie, także się buntujecie. Tego mnie się słuchać nie godzi. Hetman ma swoją zwierzchność, a ja mam swoją, właśnie hetmańską. I Bóg by mnie skarał, gdybym się jej przeciwił. Niesłychana to rzecz. Zacnie mówisz, ale uważ no, rochu, gdybyś tak wpadł w ręce onych buntowników, to i ja byłbym wolny i nie twoja by była wina, bo Nek Herkules kontra plures. Nie wiem, gdzie się tamte chorągwie znajdują, ale ty musisz wiedzieć, i widzisz, moglibyśmy trochę ku nim nawrócić. Jakże to? A gdybyś tak umyślnie ku nim zjechał? Nie byłoby twojej winy, jeśli by nas odbili. Nie miałbyś mnie na sumieniu, a mieć krewniaka na sumieniu, wierzaj mi to straszny ciężar. A t co, wuj gadasz? Dali Bóg zlezę z woza i na konia siędę. Nie ja będę miał wuja na sumieniu, jedno pan Hetman. Póki żyw nie będzie z tego nic. Nie, to nie, rzekł zagłoba. Wolę to, że szczerze mówisz, chociaż pierwej byłem twym wujem niż radziwił twoim Hetmanem. A czy ty wiesz, Rochu, co to jest wuj? Wój to wuj. Bardzoś to roztropnie wykalkulował, ale przecie, gdzie ojca nie ma, tam pismo mówi, wuja słuchał będziesz. Jest to jakby rodzicielska władza, której grzech rochu się sprzeciwić. Bo nawet i to zauważ, że kto się ożeni, ten snadnie ojcem być może, ale w wuju płynie ta sama krew, co w matce. Nie jestem ci wprawdzie bratem twej matki. Ale moja babka musiała być ciotką twej babki, więc poznaj to, że powaga kilku pokoleń we mnie spoczywa, bo jako wszyscy na tym świecie jesteśmy śmiertelni, tedy władza z jednych na drugich przechodzi i ani hetmańska, ani królewska nie może jej negować, ani nikogo zmuszać, żeby się oponował. Co prawda, to święte. Mali hetman wielki, czy też, dajmy na to polny, prawo nakazać, nie już szlachcicowi i towarzyszowi, ale lada jakiemu ciurze, żeby się na ojca, matkę, na dziada albo na starą, ociemniałą babkę porywał? Odpowiedz, no to rochu, mali prawo? — Ha? — spytał sennym głosem Kowalski. — Na starą, ociemniałą babkę — powtórzył pan Zagłoba. — Kto by się wączas chciał żenić i dzieci płodzić albo się wnuków doczekać? Odpowiedz i na to, rochu. — Ja jestem Kowalski, a to pani Kowalska — Mówił coraz senniej oficer. Kiedy chcesz, niech i tak będzie, odpowiedział zagłoba. Lepiej to nawet, że nie będziesz miał dzieci, bo mniej kpów będzie po świecie grasowało. Nieprawda, rochu? Zagłoba nadstawił ucho, ale nie usłyszał już żadnej odpowiedzi. Rochu, rochu zawołał z cicha. Pan roch spał jak zabity. Śpisz? mruknął zagłoba. Czekajże. Zdejmę ci ten żelazny garnek z głowy, bo ci niewygodnie. Opończa, dusi cię pod szyją, jeszcze by cię krew zalała. Co bym był za krewniak, żebym cię nie miał ratować. Tu ręce pana zagłoby poczęły poruszać się z lekka koło głowy i szyi Kowalskiego. Na wozie spali wszyscy głębokim snem, żołnierze kiwali się także na kulbakach, inni, jadący w przedzie, podśpiewywali z cicha, Wypatrując zarazem pilno drogi, bo noc, choć nieczysta, była bardzo ciemna. Jednakże po niejakim czasie żołnierz prowadzący tuż za wozem konia ujrzał w ciemnościach opończe i jasny hełm swego oficera. Kowalski nie zatrzymując wozu, sunął się i kiwnąłby mu podano rumaka. Po chwili siedział już na nim. Panie komendancie, a gdzie staniemy na popas? Pytał wachmistrz, zbliżywszy się ku niemu. Pan Roch nie odpowiedział ani słowa i ruszył naprzód, minął zwolna jadących naprzedzie i znikł w ciemnościach. Nagle do uszu dragonów doszedł tentent szybkiego biegu konia. Skokiem komendant ruszył, mówili między sobą. Pewnie chce obaczyć, czy jakiej karczmy nie ma blisko. Czas, by już koniom popasać, czas! Tymczasem upłynęło pół godziny, godzina, dwie, a pan Kowalski ciągle widać jechał naprzód, bo go nie było jakoś widać. Konie znużyły się bardzo, zwłaszcza przy wozie, i poczęły się wlec wolno. Gwiazdy schodziły z nieba. Skoczno, który do komendanta, rzekł wachmistrz. Powiedz mu, że szkapy ledwie nogi ciągną, a wozowe ustały. Jeden z żołnierzy wyruszył naprzód, ale po godzinie wrócił sam. Komendanta ani śladu, ani popiołu, rzekł. Musiał z mile naprzód wyjechać. Żołnierze poczęli mruczeć z nieukontentowaniem. Dobrze mu, bo się przez dzień wyspał i teraz na wozie, a ty się człeku kołacz po nocy ostatnim tchem końskim i swoim. Toć tu karczma odwie staje, mówił ten sam żołnierz, który jeździł naprzód. Myślałem, że go tam znajdę, ale gdzie tam? Słuchałem, czy konia nie usłyszę, nic nie słychać. Diabli wiedzą gdzie zajechał. Staniem tam i tak, rzekł wachmistrz. Trzeba szkapom wytchnąć. Jakoż zatrzymali wóz przed karczemką. Żołnierze pozłazili z koni i jedni poszli kołatać do drzwi, drudzy odpasywali wiązki siana wiszące za kulbakami, aby konie choć z rąk pokarmić. Jeńcy na wozie rozbudzili się, gdy ruch wozu ustał. A gdzie to jedziemy? Pytał stary pan Stankiewicz. Po nocy nie mogę rozeznać, odparł Wołodyjowski. – zwłaszcza, że nie na upite jedziemy. – Wszakże to do Birż na Upite z Kiejdan się jedzie? – spytał Jan Skrzetuski. – Tak jest, ale w Upicie stoi moja chorągiew, o którą książę widać obawiał się, by nie oponowała, więc kazał inną drogą jechać. Zaraz za Kiejdanami wykręciliśmy do Dalnowa i Kroków. Stamtąd pojedziemy pewnie na Bejsagołę i Szawle. Trochę to z drogi, ale przez to Upita i Poniewierz zostaną na prawo. Po drodze nie ma tam żadnych chorągwi, bo wszystkie, co były… Ściągnięto ku dano, aby je mieć pod ręką. A pan zagłoba, rzekł Stanisław Skrzetuski, śpi smaczno i chrapie, zamiast o fortelach myśleć, jak to sobie obiecywał. Niech śpi wzmożyła go widać rozmowa z tym głupim komendantem, do którego krewieństwa się przyznawał. Widać, chciał go sobie skaptować, ale to na nic. Kto dla ojczyzny radziwiła nie opuści, ten go pewnie dla dalekiego krewnego nie opuści. — Zali oni naprawdę są krewni? — zapytał Oskierko. — Oni? Tacy oni krewni, jak ja zwać panem — odpowiedział Wołodyjowski. — Gdyż co pan Zagłoba mówił o wspólności klejnotu, to i to nieprawda, bo ja wiem dobrze, że jego klejnot woła się w czele. — A gdzie to pan Kowalski? — Musi być przy ludziach albo w karczmie. — Chciałbym go prosić, by mi pozwolił na konia, którego żołnierskiego siąść — mówił Mirski, bo mi kości zdrętwiały. Na to się pewnie nie zgodzi odparł Stankiewicz, bo noc ciemna łatwo by szkapie ostrogi dać i czmychnąć. Kto by tam i dogonił? Dam mu kawalerski parol, że nie będę ucieczki tentował, zresztą już i świtać zapewne zacznie. Żołnierzu, a gdzie to komendant? pytał Wołodyjowski stojącego w pobliżu dragona. A kto jego wie? Jak to kto jego wie? Kiedy ci mówię, żebyś go zawołał, to go zawołaj! — Kiedy my sami nie wiemy, panie pułkowniku, gdzie on jest — odrzekł Dragon. — Jak zlazł z wozu i ruszył naprzód, tak do tej pory nie wrócił. — Powiedz, że mu jak wróci, że chcemy z nim mówić. — Wedle woli pana pułkownika — odrzekł żołnierz. Jeńcy umilkli. Od czasu do czasu tylko głośne poziewanie rozlegało się na wozie, obok konie chrupotały siano. Żołnierze koło wozu, wsparci na kulbakach, drzemali. Inni gważyli z cicha lub posilali się, czym kto miał, bo pokazało się, że karczemka była opuszczona i że nikt w niej nie mieszkał. Już też i noc poczęła blednąć. Na wschodniej stronie ciemne tło nieba poszarzało nieco, gwiazdy gasły z wolna i świeciły migotliwym niepewnym światłem, a za tym i dach karczemki posiwiał drzewa przy niej rosnące jeły się bramować srebrem, konie i ludzie zdawali się wynurzać z cienia. Po chwili już i twarze można było rozeznać i żółtą barwę opończy. Hełmy poczęły odbijać blask poranny. Pan Wołodyjowski roztworzył ręce i przeciągnął się, ziewając przy tym od ucha do ucha, po czym spojrzał na uśpionego pana za głowę. Nagle rzucił się w tył i zakrzyknął: Niechże go kule biją na boga, mości panowie, patrzcie! Co się stało? pytali pułkownicy, otwierając oczy: Patrzcie! Patrzcie! Wołał Wołodejowski, ukazując palcem uśpioną postać. Jeńcy zwrócili wzrok we wskazanym kierunku i zdumienie odbiło się na wszystkich twarzach. Pod burką i w czapce pana zagłoby spał snem sprawiedliwego pan Roch Kowalski, zagłoby zaś nie było na wozie. Umknął! Jak mi Bóg miły! mówił zdumiony Mirski, oglądając się na wszystkie strony, jakby oczom własnym jeszcze nie wierzył. — To kuty frant, niech go kadług! — zakrzyknął Stankiewicz. Zdjął hełm i żółtą opończę z tego kpa i umknął na jego własnym koniu, jako w wodę wpadł, a zapowiedział, że się fortelem wydostanie. Tyle go będą widzieli. — Mości panowie! — mówił z uniesieniem Wołodyjowski. — Nie znacie jeszcze tego człowieka, a ja już wam dziś przysięgnę, że on i nas jeszcze wydostanie. Nie wiem jak, kiedy, jakim sposobem, ale przysięgnę. — Dali Bóg! — o czym się wierzyć nie chce, mówił Stanisław Skrzetuski. W żołnierze spostrzegli, co się stało. Uczynił się między nimi gwar. Jedni przez drugich biegli do wozu i wybałuszali oczy na widok swego komendanta, przebranego w wielbłądzią burkę, w rysi kołpaczek i uśpionego głęboko. Wachmistrz począł go szarpać bez ceremonii. Panie komendancie, panie komendancie, ja jestem Kowalski, a to pani Kowalska, mruczał pan Roch. Panie komendancie, więzień uciekł! Kowalski siadł na wozie i otworzył oczy. Czego? Więzień uciekł! Ten gruby szlachcic, który z panem komendantem rozmawiał! Oficer oprzytomniał. Nie może być! zakrzyknął przerażonym głosem. Jak to? Co się stało? Jakim sposobem uciekł? W hełmie i w opończy pana komendanta! Żołnierze go nie poznali, noc była ciemna. Gdzie mój koń? krzyknął Kowalski. Nie ma konia! ów szlachcic właśnie na nim uciekł na moim koniu? tak jest Kowalski wziął się za głowę Jezusie Nazareński, królu żydowski po chwili krzyknął dawajcie tego psia wiarę tego takiego syna, który mu konia podał panie komendancie, żołnierz nic nie winien noc była ciemna, choć wpysk daj a on zdjął waszej mości hełm i opończę przejeżdżał tuż koło mnie i ja mnie poznał żeby wasza mość nie była siadała na wóz, nie mógłby on tego dokazać. Bijże mnie, bijże mnie! wołał nieszczęśliwy oficer. Co czynić wasza mość? bij go! Łapaj! To się na nic nie zdało. On na koniu waszej mości, a to najlepszy koń. Nasze zdrożony okrutnie, on zaś o pierwszych kurach umknął. Nie zgonim. Szukaj wiatru w polu rzekł Stankiewicz. Kowalski zwrócił się ku więźniom z wściekłością. Waszmościowie pomogliście mu do ucieczki. Ja waściom, tu złożył olbrzymie pięści i począł zbliżać się ku nim. Wtem Mirski rzekł groźnie, nie krzycz waści, bacz, że do starszych od siebie mówisz. Pan Roch drgnął i mimo woli wyprostował się, bo rzeczywiście jego powaga wobec takiego mirskiego była żadna. I wszyscy owieńcy przenosili go o głowę godnością i znaczeniem. Stankiewicz dodał gdzie as panu kazali nas wieść, to wieś, ale głosu nie podnoś, bo jutro możesz iść pod komendę każdego z nas. Pan Roch wytrzeszczał oczy i milczał. Nie ma co, panie Rochu, podrwiłeś głową, rzekł Oskierko. To, co mówisz, żeśmy mu pomogli, to głupstwo, bo naprzód spaliśmy jako i ty, a powtórę każdy by pierwej sobie pomógł niż innemu. Ale as pan podrwiłeś głową jej tu winy nie ma, mieno twoja. Pierwszy kazałbym cię rozstrzelać za to, bo żeby oficer rozsypiał się jako borsuk, a więźniowi pozwolił uciec w swoim własnym hełmie i opończy ba na swoim własnym koniu, toż to niesłychana rzecz, która się od początku świata nie zdarzyła. Stary Lis wyprowadził młodego w pole, rzekł Mirski. Jezus Maria, to ci ja i szabli nie mam, krzyknął Kowalski. Albo się jemu szabla nie przyda, mówił uśmiechając się Stankiewicz. Słusznie pan Oskierko, mówi: podrwiłeś głową, kawalerze. Pistoleciska też musiałeś mieć w olstrach. A były? rzekł jak nieprzytomny Kowalski. Nagle porwał się obu rękoma za głowę. I list! Księcia pana do komendanta Birżańskiego. Co ja nieszczęsny teraz uczynię! Zginąłem na wieki! Bogdaj mi kula w łeb! To cię nie minie, rzekł poważnie Mirski. Jakże to nas będziesz teraz do birż wiózł? Co się stanie, jeśli ty powiesz, że nas jako więźniów przywozisz, a my starsi godnością powiemy, że to ty masz być do lochu wrzucon? Komu myślisz, dadzą wiarę? Zalim nie masz, że komendant szwedzki zatrzyma nas dlatego tylko, że go pan Kowalski będzie o to prosił? Prędzej nam zawierzy i ciebie w podziemiu zamknie. Zginąłem, zginąłem jęczał Kowalski. Głupstwo, rzekł Wołodyjowski. Co robić, panie komendancie? pytał wachmistrz. Ruszaj do wszystkich diabłów, krzyknął Kowalski. Zali ja wiem, co robić, gdzie jechać, bo dajcie pioruny zabiły. Jedź, jedź do Birsz, obaczysz, rzekł Mirski. Zawracaj do kejdan, krzyknął Kowalski. Jeśli cię tam pod murem nie postawią i nie rozstrzelają, to niech mnie Szczecina pokryje, rzekł Oskierko. Jakże to przed obliczem hetmańskim staniesz? Tfu! Hańba cię czeka i kula w łeb, nic więcej! Bo nic więcej nie wart, zakrzyknął nieszczęśliwy młodzian. Głupstwo, panie Rochu. My jedni możemy cię ratować, mówił Oskierko. Znasz, żeśmy z Hetmanem gotowi byli iść na kraniec świata i zginąć. Więcej mieliśmy zasług, większą szarżę od ciebie. Wylewaliśmy nie raz krew za ojczyznę i zawsze chętnie ją wylejem, ale hetman zdradził ojczyznę, wydał ten kraj w ręce nieprzyjaciół, sprzymierzył się z nimi przeciw miłościwemu panu naszemu, któremuśmy wierność zaprzysięgli. Zalito myślisz, że żołnierzom jak my łatwo przyszło wypowiedzieć obediencję zwierzchności, postąpić przeciw dyscyplinie, hetmanowi własnemu się oponować? Ale kto dziś z hetmanem, ten przeciw ojczyźnie. Kto dziś z hetmanem, ten przeciw majestatowi. Kto dziś z hetmanem, ten zdrajca króla i Rzeczypospolitej. Dlatego to rzuciliśmy buławy pod nogi hetmańskie, bo cnota i obowiązek i wiara i honor tak nakazywały. I któż to uczynił? Zali ja jeden? Nie, i pan Mirski, i pan Stankiewicz, najlepsi żołnierze, najcnotliwsi ludzie. Kto przy nim został? Warchoły. A ty czemu nie idziesz śladem lepszych od ciebie i mądrzejszych, i starszych? Chcesz hańbę ściągnąć na własne imię, zdrajcą być ogłoszony? Wejdź w siebie, zapytaj sumienia, co ci czynić należy czy przyradzi wile zdrajcy zdrajcą zostać? Czyli iść z nami, którzy ostatni dech chcemy za ojczyznę puścić, ostatnią kroplę krwi za nią wylać. Bodajby ziemia nas pożarła, nimeśmy Hetmanowi obediencje wypowiedzieli. Ale bogdaj, by dusze nasze spiekła nie wyjrzały. Jeżeli byśmy króla i ojczyznę dla prywaty radziwiła mieli zdradzić. Mowa ta wielkie na panu rochu zdawała się czynić wrażenie, oczy wytrzeszczył, usta otworzył i po chwili rzekł, Czego Wasz Mościowie ode mnie chcecie? Byś z nami razem poszedł do Wojewody Witepskiego, który przy ojczyźnie będzie się oponował. Ba, kiedy ja mam rozkaz do Birż wasz Mościów odwieść, gadaj, z nim rzekł Mirski, to też chcemy byś nie usłuchał rozkazu byś hetmana opuścił i z nami poszedł zrozum, że rzekł zniecierpliwiony oskierko mówcie sobie wasze moście, co chcecie a z tego nie będzie nic ja żołnierz co by ja był wart gdybym hetmana opuścił nie mój rozum tylko jego nie moja wola tylko jego jak on zgrzeszy to on będzie i za mnie i za siebie odpowiadał a moja psia powinność jego słuchać ja tam prosty człowiek, czego ręką nie zrobię, tego i głową, ale to wiem, żem słuchać powinien i kwita. — Rób, że co chcesz — zakrzyknął Mirski. — Już to mój grzech — mówił dalej Roch, że ja do Kiejdan kazał nawracać, bo mnie kazali do Birsz jechać. żem zgłupiał przez tego szlachcica, który choć krewny, a taką rzecz mi uczynił, której by i obcy nie uczynił. Żeby to nie krewny, ale krewny — Boga on w sercu nie miał, że i szkapę mi zabrał i łaski książęcej mnie pozbawił i karę na szyję sprowadził. Taki to krewny. A waszmościowie do birż pojedziecie niech potem będzie co chce. Szkoda czasu, panie Oskierko, rzekł Wołodyjowski. A zawracać do birż, kądle? krzyknął na dragonów Kowalski. I zawrócili znów do birż. Pan Roch kazał jednemu z dragonów wsiąść na wóz, sam zaś usadowił się na jego koniu i jechał tuż przy więźniach, powtarzając jeszcze przez pewien czas: „Krewny, i żeby taką rzecz uczynić. Więźniowie, słysząc to, chociaż niepewni swego losu i zmartwieni ciężko, nie mogli przecie wstrzymać śmiechu, aż na koniec pan Wołodyjowski rzekł: „Pociesz, że się wać pan, mości Kowalski, bo nie takich jak ty na haków mąż prowadził. Samego Chmielnickiego on chytrością przewyższył i już co do fortelów nikt nie może iść z nim w paragon. Kowalski nie odrzekł nic, jeno odjechał trochę od wozu, bojąc się szyderstw. Wstydził się zresztą i więźniów, i własnych żołnierzy i tak był strapiony, że aż żal było na niego patrzeć. Tymczasem pułkownicy rozmawiali o panu Zagłobie i jego cudownej ucieczce. Zadziwiająca to jest rzecz w istocie, mówił pan Wołodejowski, że nie masz w świecie takowych terminów, z których by ten człowiek nie potrafił się salwować. Gdzie męstwem i siłą nie poradzi, tam się fortelem wykręci. Inni tracą fantazję, gdy im śmierć nad zawiśnie, albo polecają się Bogu, czekając, co się stanie, a on zaraz poczyna głową pracować i zawsze coś wymyśli. Mężny on w potrzebie bywa, jako Achilles ale woli u Lissesa iść śladem. Nie chciałbym ja jego pilnować, choćby go łańcuchami spętano, rzekł Stankiewicz, bo to nic, że ucieknie, ale jeszcze na śmiech i na konfuzję człowieka narazi. A jakże, rzekł pan Michał, będzie on teraz Kowalskiego do końca życia wyśmiewał, a niech Bóg broni dostać się na jego język, bo ostrzejszego w całej Rzeczypospolitej nie ma. A gdy jeszcze zacznie, jako ma zwyczaj koloryzować rzecz swoją, Tedy od śmiechu ludzie pękają. Ale w potrzebie mówisz wać pan, że i szablą potrafi się zastawić, pytał Stankiewicz. Jakże? Toż on na oczach całego wojska usiekł pod zbarażem Burwaja. Nie, dali Bóg, zakrzyknął Stankiewicz, takiego jeszcze nie widziałem. Wielką on już nam przysługę oddał swoją ucieczką, mówił Oskierko, bo listy hetmańskie zabrał, a kto wie, co tam w nich było przeciw nam napisano. Nie wierzę ja w to, iżby komendant szwedzki w birżach miał dać ucho na mnie Kowalskiemu. Tego nie będzie, gdyż my przyjedziemy jako więźniowie, a on jako dowodzący konwojem. Ale że tam nie będą wiedzieli, co z nami czynić, to rzecz pewna. W każdym razie głów nam nie poucinają, a to grunt. Ja też tak tylko mówiłem, odpowiedział Mirski, aby Kowalskiego do reszty skonfundować. Ale co waszmość mówisz, że nam głów nie poucinają? To dali Bóg niewielka pociecha, wszystko się tak składa, że lepiej nie żyć, bo to już pewno, że teraz jeszcze jedna wojna i to domowa wybuchnie, a to już będzie ostatnia zguba. Po co ja, stary, mam na te rzeczy patrzeć? Albo ja, który inne czasy pamiętam, rzekł Stankiewicz. Tegoście waszmościowie nie powinni mówić bo miłosierdzie boskie większe od ludzkiej złości, a Jego ręka wszechmocna może nas stoni wyrwać właśnie wtedy, kiedy się najmniej będziemy spodziewali. Święte słowa wać pana, rzekł Jan Skrzetuski. I nam, ludziom z chorągwi księcia nieboszczyka Jeremiego, ciężko żyć teraz, bośmy do zwycięstw przywykli, a przecie chce się jeszcze ojczyźnie posłużyć, byle Pan Bóg dał wreszcie wodza, nie zdrajce, ale takiego, któremu by człowiek mógł całym sercem i całą duszą zaufać. Oj, prawda, prawda, rzekł pan Wołodyjowski. Człek by się bił dzień i noc. A to ja waścią powiem, iż to największa desperacja, rzekł Mirski, bo przez to każdy jakoby w ciemności brodzi i sam siebie pyta, co czynić. I niepewność go dusi jako zmora. Nie wiem, jak tam wasz mościów, ale mnie i duszny niepokój targa. I gdy pomyślę, że to ja buławę pod nogi Hetmanowi rzuciłem, żem do oporu i buntu był przyczyną to mi resztki siwizny na łbie strachu stają. Tak jest. Ale co czynić wobec jawnej zdrady? Szczęśliwi, którzy podobnych pytań nie potrzebowali sobie zadawać i responsów duszy szukać. Wodza, wodza, daj nam, panie miłosierny, mówił Stankiewicz, wznosząc oczy ku niebu. Mówią, że wojewoda Witebski okrutnie zacny pan, pytał Stanisław Skrzetuski. Tak jest, odparł Mirski, ale on buławy ni wielkiej, ni polnej nie ma i zanim go król jegomość godnością hetmańską nie przyozdobi, może tylko na własną rękę poczynać. Nie pójdzie on do Szwedów ani gdzie indziej, to pewna. Pan Gosiewski, hetman polny, w niewoli uradziwiła. Bo on też zacny człowiek, odparł Oskierko. Jak mnie wieść o tym doszła, ażem zmartwiał i zaraz przeczuwałem coś złego. Pan Michał zamyślił się i po chwili rzekł – Byłem raz w Warszawie i poszedłem na królewskie pokoje, a pan nasz miłościwy, jako się w żołnierzach kocha i że to chwalił mnie po potrzebie beresteckiej, tak tedy poznał mnie od razu i kazał przyjść na obiad. Na onym obiedzie widziałem także pana Czarnieckiego, bo właściwie dla niego była uczta. Podochodził tedy sobie król jegomość i począł pana Czarnieckiego za głowę ściskać, a w końcu rzekł: Choćby takie czasy przyszły, żeby mnie wszyscy opuścili, ty mi wiary dochowasz. Na własne uszy słyszałem, jakoby proroczym duchem wymówione. Pan Czarniecki od afektu prawie mówić nie mógł, jeno powtarzał Do ostatniego tchu, do ostatniego tchu, a wączas król jegomość zapłakał. Kto wie, czy nie prorocze to były słowa, bo czasy klęski już nadeszły, rzekł Mirski. Pan Czarniecki, wielki żołnierz, odparł Stankiewicz. Nie masz już takiej gęby w Rzeczypospolitej, która by jego imienia nie powtarzała. Powiadają, mówił Skrzetuski, że Tatarowie, którzy pana Rewere Potockiego przeciw Chmielnickiemu posiłkują, tak się w panu Czarnieckim kochają, iż nie chcą iść tam, gdzie jego nie ma. Szczera to prawda, rzekł Oskierko. Słyszałem, jak to w Kiejdanach przy księciu Hetmanie powiadano. Wszyscyśmy wówczas pana Czarnieckiego okrutnie sławili, a księciu było to nie niewsmak, bo się zmarszczył i rzekł: Jest oboźnym koronnym, ale tak samo mógłby być u mnie w tykocinie pod starości. Invidia widać go już kąsała. Wiadoma to rzecz, że występek znieść światła cnoty nie może. Tak to rozmawiali uwięzieni pułkownicy, po czym znów rozmowa zwróciła się na pana za głowę. Pan Michał Wołodyjowski zaręczał, że mogą się od niego pomocy spodziewać, bo to nie taki człowiek, żeby miał przyjaciół w nieszczęściu opuszczać. Pewien jestem, mówił, że on do Upity uciekł, gdzie moich ludzi znajdzie, jeżeli ich jeszcze nie rozbito lub do Kiejdan przemocą nie ściągnięto. Z nimi na ratunek sam wyruszy, chyba by nie chcieli iść, czego się po nich nie spodziewam, bo w chorągwi laudańskich ludzi najwięcej, a ci nie miłują. Ale to i radziwiłowscy dawni klienci, zauważył Mirski. Prawda! Wszelako jak się o wydaniu Litwy Szwedom dowiedzą o uwięzieniu pana Hetmana Polnego, pana kawalera Judyckiego, wasz i mnie, okrutnie to ich serca odradziwiła odwróci. To uczciwa szlachta, a już tam pan zagłoba niczego nie zaniedba, aby sadzami Hetmana odmalować i lepiej to potrafi niż każdy z nas. Ba! rzekł Stanisław Skrzetuski, a my tymczasem w birżach staniemy. To nie może być, bo my kołujemy, by upite ominąć, a zupity prosta droga, jakoby kto sierpem cisnął. Choćby ruszyli dniem później, nawet dwoma, to jeszcze by mogli być w birżach przed nami i drogę nam zastąpić. Toż my do szawlów teraz dopiero jedziemy i stamtąd będziemy do birż prostować, a trzeba wać panu wiedzieć, iż zupity do birż bliżej niż z szawlów. Jako żywo, że bliżej i droga lepsza, bo gościniec, rzekł Mirski. Ot macie. A my jeszcze nie w szawlach. Jakoż dopiero pod wieczór ujrzeli górę zwaną Sautuwe Skaunas, pod którą wznoszą się szawle. Po drodze zauważyli, że już niepokój panował we wszystkich wsiach i miasteczkach, które przyszło im przejeżdżać. Widocznie wieść o przejściu hetmana do Szwedów rozbiegła się już po całej żmudzi. Gdzie Gdzieniegdzie wypytywano żołnierzy, czy prawda, że kraj ma być przez Szwedów zajęty. Gdzie Gdzieniegdzie widziano masy chłopstwa opuszczającego wsie z żonami, dziećmi i dobytkiem i dążącego w głębie lasów, którymi cały kraj obficie był pokryty. Miejscami postawa chłopstwa była niemal groźna, widocznie bowiem brano dragonów za Szwedów. Poza ściankach szlacheckich wypytywano ich wprost, kto są i gdzie jadą. A gdy Kowalski zamiast odpowiadać kazał ustępować z drogi, przychodziło do hałasów i odgróżek tak dalece, że zaledwie nastawione do strzału muszkiety mogły otworzyć przejście. Wielka droga, idąca z Kowna na szawle do Mitrawy, pokryta była wozami i kolaskami, w których jechały żony i dzieci szlacheckie, pragnące schronić się przed wojną w posiadłościach kurlandzkich. W samych szawlach, które stanowiły ekonomię królewską, nie było żadnych chorągwi hetmańskich, prywatnych ani komputowych. Tu natomiast więzieni pułkownicy ujrzeli po raz pierwszy oddział szwedzki złożony z dwudziestu pięciu rajtarów, który jako podjazd z Birż wyjechał. Tłumy Żydów i mieszczaństwa gapiły się w rynku na nieznanych ludzi, a i pułkownicy poglądali na nich z ciekawością, a zwłaszcza pan Wołodejowski, który nigdy dotąd szwedów nie widział obejmował więc ich chciwie łakomymi oczyma, jakimi wilk patrzy na stado owiec i wąsikami przy tym ruszał. Pan Kowalski porozumiał się z oficerem, oznajmił się kto jest, dokąd jedzie, kogo prowadzi i zażądał, by oficer przyłączył swoich ludzi do jego dragonów dla większego bezpieczeństwa w podróży. Ale oficer odpowiedział, że ma rozkaz jak najdalej w głąb kraju dotrzeć, aby się o jego stanie przekonać, że przeto nie może do Birż wracać. Natomiast upewnił, iż droga wszędzie bezpieczna, bo małe oddziały wysłane z Birż przebiegają kraj we wszystkich kierunkach, niektóre zaś aż do Kiejdan są ekspediowane. Wypocząwszy tedy dobrze aż do północy i konie wielce zdrożone popasłszy, ruszył pan Roch wraz ze swymi więźniami w dalszą drogę skręcając z Szawel na wschód przez Jochani Szkiele i poswód ku Birżom, aby dostać się na prosty gościniec idący z Upity i Poniewierza. – Jeśli pan Zagłoba przejdzie nam na ratunek – rzekł o świtaniu Wołodyjowski – to na tym gościńcu najłacniej mu będzie drogę zastąpić, bo z Upity już mógł nadążyć. – Może on tam, gdzie czycha, rzekł Stanisław Skrzetuski – miałem nadzieję pókim szwedów nie zobaczył odpowiedział Stankiewicz ale teraz już mi się wydaje że nie masz dla nas rady głowa za głoby w tym żeby ich ominąć albo okpić a on to potrafi jeno że kraju nie zna ale ludzie laudańscy znają bo pieńkę i wańczos i smołę aż do rygi wożą a w mojej chorągwi takich nie brak muszą już szwedzi koło Birż wszystkie miasteczka zajmować piękni żołnierze Ci, których heśmy w szawlach widzieli, trzeba przyznać, mówił mały rycerz, chłop w chłopa nas chwał. Uważaliście przy tym, jakie konie mają spasłe? To inflanckie konie, nader silne, rzekł Mirski. I nasze towarzystwo husarskie i pancerne w Inflanciech szuka koni, bo to u nas szkapiny drobne. Gadaj mi waść, o szwedzkiej piechocie, wtrącił Stankiewicz. Jazda, choć wspaniałą czyni postać, mniej cnotliwa. Bywało, że jak nasza chorągiew, a zwłaszcza z poważnego znaku, runie na tych rajtarów, to i dwóch pacierzy nie wytrzymają Waszmościowie, już ich kosztowali za dawnych czasów, odrzekł mały rycerz A ja je, no, muszę ślinę łykać To mówię, wać państwu, gdy ich teraz w szawlach ujrzał i te ich żółte brody jako kądziele, aż mi mrówki zaczęły po palcach chodzić Ej, radaż by dusza do raju, a tu sieć na wozie i zdychaj. Pułkownicy umilkli, ale widocznie nie sam tylko pan Wołodyjowski płonął tak przyjaznymi dla Szwedów uczuciami, bo wkrótce uszu więźniów doszła następująca rozmowa dragonów otaczających wóz. Widzieliście tych psiawiarów pogańskich, mówił jeden żołnierz. Mieliśmy się z nimi bić, a teraz będzie im konie czyścili. Żeby to najjaśniejsze pioruny zatrzasły. Mruknął drugi dragon. Cicho bądź! Będziecie cię miotłą po w stajni Moresu uczył. Albo ja jego. Głupiś. Nie tacy jak ty chcieli się na nich porwać. I masz co się stało. Największych rycerzy im odwozimy jakoby psów gardło. Będą się nad nimi żydowskiej chmacie znęcać. Bez żyda się z takim sządrą nie rozmówisz. Toż i komendant zaraz w szawlach po żyda musiał posłać. Żeby ich mur pobił. Tu pierwszy żołnierz zniżył nieco głos i pytał: Mówią, że wszyscy co lepsi żołnierze nie chcą z nimi przeciw panu własnemu służyć? A jakże? Alboś to nie widział węgrzynów, albo to pan hetman nie pociągnął z wojskiem na opornych? Nie wiadomo jeszcze, co się stanie. Toż i naszych dragonów kupa się za węgrzynami ujęła, których ponoć wszystkich rozstrzelają. O Tim nagroda za wierną służbę. Do diabła taka robota, żydowska służba. Stój! Rozległ się nagle głos jadącego w przedzie pana Rocha. Bodaj ci kula w pysku stanęła mruknął głos przy wozie. Co tam? pytali żołnierze jedni przez drugich. Stój! zabrzmiała powtórnie komenda. Wóz stanął. Żołnierze wstrzymali konie. Dzień był pogodny, jasny. Słońce już weszło i przy jego blaskach widać było na gościńcu w przedzie wznoszące się kłęby kurzawy, jakoby stada albo wojsko szło naprzeciw wkrótce w kurzawie poczęło błyskać rzekłbyś że kto iskry wśród kłębów rozsypuje i światełka migotały coraz wyraźniej niby świece jarzące dymem otoczone to groty połyskują zawołał pan Wołodejowski wojsko idzie pewnie szwedzki jaki oddział u nich tylko piechota ma włócznie a tam kurzawa szybko się porusza to jazda to nasi 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 powtórzyli dragoni formuj się zabrzmiał głos pana Rocha Dragoni otoczyli kołem wóz. Pan Wołodejowski miał płomień w oczach. To moi laudańscy ludzie z zagłobą! Nie może inaczej być! Już tylko staje drogi dzieliło zbliżających się od wozu i odległość zmniejszała się z każdą chwilą, bo przeciwny oddział nadchodził rysią. Na koniec z kurzawy wysunął się potężny oddział wojska, idącego w dobrym szyku, jakoby do ataku. Po chwili byli jeszcze bliżej. W pierwszym szeregu, nieco od prawej strony, uwijał się pod Buńczukiem jakiś potężny mąż z buławą w ręku Ledwie go pan Wołodyjowski wziął na oko, wnet zakrzyknął To pan Zagłoba! Jak Boga kocham, pan Zagłoba! Uśmiech rozjaśnił twarz Jana Skrzetuskiego On! Nie kto inny! rzekł i pod Buńczukiem Już się na Hetmana kreował Poznałbym go po tej fantazji wszędzie Ten człowiek takim umrze, jakim się urodził — Niechże mu pan Bóg da zdrowie — rzekł Oskierko, po czym złożył ręce koło ust i począł wołać — Mości Kowalski, To krewniak przyjeżdża do cię w odwiedziny! Ale pan Roch nie słyszał, bo właśnie oganiał swoich dragonów i trzeba mu było oddać tę sprawiedliwość, że lubo garść miał ludzi, a tam cała chorągiew na niego waliła, przecie się nie zmieszał, ani serca nie stracił. Wysunął dragonów we dwa szeregi przed wóz — a tamci rozciągnęli się tymczasem i poczęli go zajeżdżać tatarską modą półksiężycem z obu stron pola. Lecz widocznie chcieli naprzód paktować, bo poczęli machać chorągwią i krzyczeć: stój, stój! Naprzód, stępą! zakrzyknął pan roch. Poddaj się! wołano z drogi. Ognia! zakomenderował w odpowiedzi Kowalski. Zapadło głuche milczenie. Ani jeden dragon nie wystrzelił. Pan roch oniemiał również na chwilę. Następnie rzucił się, jakby wściekły na własnych dragonów. — Ognia, psia wiary! — ryknął straszliwym głosem i jednym zamachem pięści zwalił z konia najbliższego żołnierza. Inni poczęli się cofać przed wściekłością męża, ale żaden nie usłuchał komendy. Nagle rozsypali się, jak spłoszone stado kuropat w mgnieniu oka. — Tych żołnierzy kazałbym jednak rozstrzelać — mruknął Mirski. Tymczasem Kowalski, widząc, że właśnie ludzie opuścili go, zwrócił konia ku atakującym szeregom. Tam mi śmierć! zakrzyknął okropnym głosem. I skoczył ku nim jak piorun. Ale nim przebiegł połowę drogi, w szeregach zagłoby huknął wystrzał z garłacza. Siekance zaszumiały na gościńcu, koń pana Rocha zarył nos drżami w kurzawę i padł, przywalając jeźdźca. W tej samej chwili jakiś żołnierz z chorągwi Wołodyjowskiego wysunął się błyskawicą naprzód i ucapił za kark podnoszącego się z ziemi oficera. — To Józwa Butrym! — zawołał Wołodyjowski. — Józwa bez nogi! Pan Roch chwycił z kolei Józwę za połę i poła została mu w ręku. Po czym mieli się wodzić jak dwa szczepione jastrzębie, bo obadwaj olbrzymią obdarzeni byli siłą. Strzemie Butrymowi pękło, a sam zleciał na ziemię i przewrócił się, ale pana Rocha nie puścił, i obaj utworzyli jakoby jedną kulę, która przewracała się na gościńcu. Nadbiegli inni. Ze dwadzieścia rąk chwyciło pana Kowalskiego, który targał się i szarpał jak niedźwiedź w matni. Rzucał ludźmi jak odyniec psami, podnosił się znów i nie dawał za wygraną. Chciał zginąć, a tymczasem na oku usłyszał dziesiątki głosów powtarzających słowa Żywcem! Żywcem! Wreszcie siły go opuściły i omdlał. Tymczasem pan Zagłoba już był przy wozie, a raczej na wozie i chwytał w objęcia skrzetuskich, małego rycerza, pana Mirskiego, pana Stankiewicza i oskierkę. Przy czym wołał z dyszanym głosem: Ha! Przydał się na coś Zagłoba! Damy teraz radziwiłowi dzięgielu! Mości panowie, wolni jesteśmy i ludzi mamy. Zaraz ruszymy dobra mu pustoszyć. A co, udał się fortel! Nie tym, to innym sposobem byłbym się wydostał i wać panów także! Całkiem nie zatkało, że tchu nie mogę złapać. Na wiłowskie dobra, mości panowie, naradzi wiłowskie dobra. Jeszcze wszystkiego o nim nie wiecie, co ja wiem. Dalsze wybuchy zostały przerwane przez ludzi laudańskich, którzy biegli jeden przez drugiego witać swego pułkownika. Butrymi, gościewicze, dymni, domaszewicze, stakianowie, gasztoftowie cisnęli się naokoło wozu, a potężne gardziele ryczały nieustannie – wiwat, wiwat! – Mości panowie, rzekł mały rycerz, gdy uciszyło się nieco, towarzysze najmilsi, dziękuję wam za afekt. Straszna to rzecz, że musimy hetmanowi posłuszeństwo wypowiadać i rękę nań podnosić, ale gdy zdrada jawna, nie może być inaczej. Nie odstąpi ojczyzny i pana naszego miłościwego. Wiwat Joannes Casimirus Rex! Wiwat Joannes Casimirus Rex! powtórzyło trzysta głosów. Dobra radziwiłowskie zajechać, krzyczał Zagłoba, spiżarnie i piwnicę mu wypłukać. Koni nam, zawołał mały rycerz. Skoczono po konie. Tymczasem Zagłoba rzekł Panie Michale, hetmaniłem tym ludziom w zastępstwie Twoim i przyznaję im chętnie, że mężnie sobie poczyniali. Ale gdyś teraz wolny, zdaję władzę w Twoje ręce. Niechże wasza miłość Komendę bierze, jako godnością najstarszy. — rzekł pan Michał, zwracając się do Mirskiego. — Ani myślę. A mnie co po tym? — odrzekł stary pułkownik. — To jego mość, pan Stankiewicz. Ja mam swoją chorągiew i cudzej nie będę brał. Ostań wasz mość przy komendzie. Ceremonia, sieczka, satysfakcja, owies. Znasz ty ludzi, ludzie ciebie i najlepiej przy tobie będą stawali. — Uczyń tak, Michale, uczyń, boć to i niełakoma rzecz — mówił Jan Skrzetuski — Niechże i tak będzie. To rzekłszy, pan Michał wziął buławę z rąk zagłoby, uszykował w mig chorągiew do pochodu i ruszył wraz z towarzyszami na jej czele. A gdzie pójdziemy? pytał zagłoba. Żeby tak waszmościom prawdę powiedzieć, to sam nie wiem, bom jeszcze o tym nie pomyślał, odparł pan Michał. Warto się nad tym naradzić, co nam czynić przystoi, rzekł Mirski, i musimy bezzwłocznie do rady przystąpić. Jeno pierwej niech mi wolno będzie złożyć jego mościu panu Zagłobie w imieniu wszystkich podziękę, że nas nie zapomniał i In rebus angustis tak skutecznie ratował. A co? rzekł z dumą Zagłoba podnosząc głowę i zakręcając wąsa. Beze mnie bylibyście w birżach. Justycja nakazuje przyznać, że kto czego nie wymyśli, to Zagłoba wymyśli. Panie Michale, nie w takich to bywaliśmy o opałach. Pamiętasz, jaką cię ratował, gdyśmy to z Halszką przed Tatarami uciekali, co? Pan Michał mógłby był odpowiedzieć, że wówczas nie pan Zagłoba jego, ale on pana za głowę ratował. Wszelako milczał i począł tylko wąsikami ruszać. Stary zaś szlachcic mówił dalej. Nie potrzeba dziękować, bo co wam dziś, to mnie jutro i pewnie nie opuścicie mnie też w potrzebie. Tak jestem rad, że was wolnych widzę, jakobym najwalniejszą wiktorię odniósł. Pokazuje się, że nie zestarzała się jeszcze zbyt ani głowa, ani ręka. — Toś tedy wać pan zaraz do upity trafił? — pytał pan Michał. — A gdzie miałem trafić? Do Kiejdan? Wilkowi w gardło leść? Już ci, że do upity. I możecie mi wierzyć, że mszkapy nie żałowała, dobra była bestia. Wczoraj rano już byłem w upicie, a w południe ruszyliśmy ku birżom, w tę stronę, w której spodziewałem się ich mościów spotkać. A że to ludzie moi tak od razu wać panu uwierzyli? Mówił pan Michał. Bo cię nie znali, z wyjątkiem dwóch czy trzech, którzy cię u mnie widzieli. Co prawda nie miałem z tym najmniejszej trudności, bo naprzód miałem twój pierścień, panie Michale. A powtórę, ludzie właśnie tylko co się byli dowiedzieli o waszym aresztowaniu i o zdradzie Hetmana. Zastałem deputację do nich od chorągwi pana Mirskiego i pana Stankiewicza, żeby się do kupy przeciw Hetmanowi zdrajcy zbierali. Jakem im tedy oznajmił, że was do birż wiozą, jakoby kto w mrowisko kij wsadził. Konie były na potrawach, posłali zaraz pachołków, by je sprowadzić i w południe ruszyliśmy już w drogę. Oczywiście objąłem komendę, bo mi się to należało. A skądżeś ojciec Buńczuka wziął? pytał Jan Skrzetuski. Myśleliśmy z daleka, że to Hetman. Co? Pewnie, że mnie gorzej wyglądał. Skądem Buńczuka wziął? Oto razem z deputacjami od opornych Chorągwi przyjechał i od Hetmana pan Szczyt z rozkazem do Laudańskich, by do Kejdan szli i z Buńczukiem dla większego powagi rozkazu. Kazałem go zaraz aresztować, a Buńczuk nad sobą nosić, żeby Szwedów na ten przypadek omylić. — Dali Bóg, jak wszystko mądrze obmyślił, — zawołał skierko. Jako Salomon, — dodał Stankiewicz. Pan za Zagłoba rósł jak na drożdżach. — Raćmy teraz... — Co nam czynić przystoi? — rzekł wreszcie. — Jeżeli, wać państwo, zechcecie mnie posłuchać cierpliwie, to powiem, co m sobie przez drogę obmyślił. Zradziwiłem, tedy nie radzę wojny rozpoczynać, a to dla dwojakich powodów. Naprzód, że nieprzymierzając, on jest szczupak, a my okonie. Lepiej dla okoniów nigdy się głową do szczuki nie zwracać, bo snadnie połknąć może, jeno ogonem, bo wtedy ostre skrzela bronią. Niech go tam diabeł narożen wdzieje jak najprędzej i smołą polewa, aby się zbyt nie przypalił. — Powtórę? — pytał Mirski. — Powtórę — odrzekł Zagłoba. — Że gdybyśmy przez jakowy kasus dostali się w jego ręce, to by nam takiego łupnia zadał, że wszystkie sroki na Litwie miałyby o czym skrzeczeć. — Patrzcie, wasz mościowie, co stało w tym liście, który Kowalski wiózł do komendanta szwedzkiego do birż i poznajcie pana wojewodę Wileńskiego — jeśliście go dotąd nie znali. To rzekłszy odpiął żupan i wydobywszy z zanadrza pismo podał je Mirskiemu. Ba, po niemiecku czy po szwedzku, odrzekł stary pułkownik. Który z waściów to pismo przeczyta? Pokazało się, że jeden pan Stanisław Skrzetuski trochę po niemiecku umiał, gdyż często z domu do Torunia jeździł, ale pisanego i on nie mógł przeczytać. To ja waściom tenor opowiem, rzekł Zagłoba. Gdy w upicie żołnierze posłali po konie na łąki, było trochę czasu. Kazałem sobie tedy sprowadzić za pejsy żyda, którego tam wszyscy okrutnie mądrym powiadają i ten, mając szable na karku, wyczytał wszystko expedite, co tam stoi i mnie wyłuszczył. Owóż pan Hetman poleca komendantowi Birżeńskiemu i dla dobra jego mości króla szwedzkiego nakazuje, ażeby odprawiwszy wprzód konwój, kazał potem nas wszystkich, nie wyłączając nikogo, Rozstrzelać jeno tak, aby się wieść nie rozeszła. Pułkownicy aż rękoma poczęli klaskać z wyjątkiem jednego Mirskiego, który pokiwawszy głową rzekł: Mnie też, co go znam, dziwno to było i w głowie nie chciało się pomieścić, że on nas z żywych z wypuszcza. Musiały być chyba jakieś powody, których nie znamy, a dla których sam nie mógł nas na śmierć skazać. Pewnie chodziło mu o opinię ludzką. — Może. — Jednakże dziw, jak to jest zawzięty pan, rzekł mały rycerz. — Bo przecie, nie wymawiając, ja mu życie tak jeszcze niedawno na współkę z Ganhofem ratowałem, a ja pod jego ojcem, a potem pod nim trzydzieści pięć lat już służę, rzekł Stankiewicz. — Straszny człek, dodał Stanisław Skrzytuski. — Owóż, takiemu lepiej w paszczękę nie leść, rzekł Zagłoba. Niech go diabli wezmą. Unikajmy z nim bitwy a natomiast majątności, które po drodze się trafią, akurat mu wypłuczemy. Idźmy do wojewody Witebskiego, żeby to mieć jakąś ochronę, jakowegoś pana za sobą, a po drodze bierzmy, co się da, ze spiżarniów, ze stajen, obór, spichrzów, piwnic. Aż mi się dusza do tego śmieje i już to pewna, że nikomu nie dam się w tym wyprzedzić. Co z pieniędzy po ekonomiach będziemy mogli wziąć, to bierzmy także. Im huczniej i okryciej przyjdziemy do wojewody Witebskiego, tym wdzięczniej nas przyjmie. On i tak nas wdzięcznie przyjmie, odrzekł Oskierko. Ale dobra rada, żeby do niego iść i lepszej teraz nikt nie wymyśli. Wszyscy głosy za tym dadzą, dodał Stankiewicz. Jako żywo, rzekł pan Michał. Tak tedy do wojewody Witebskiego. Niechże on będzie owym wodzem, o któregośmy Boga prosili. Amen, rzekli inni. I jechali czas jakiś w milczeniu, aż wreszcie pan Michał jął się kręcić na kulbacę. A żeby tak gdzie Szwedów po drodze skubnąć? Spytał wreszcie, zwracając oczy na towarzyszów. Moja rada jest, że jeśli się zdarzy, to dlaczego nie? Odparł Stankiewicz. Pewnie tam radziwił, upewniał Szwedów, że całą Litwę ma w ręku i że wszyscy chętnie opuszczą Jana Kazimierza. Niechże się pokaże, że to nieprawda. I słusznie rzekł Mirski. Jeżeli jaki oddział wlezie nam w drogę, to mu po brzuchach przejechać zgadzam się również, aby się na samego księcia nie porywać, bo mu nie zdzierżymy. Wojownik to wielki, ale unikając bitwy, warto by z parę dni koło kiejdan się pokręcić. Aby mu majętności spustoszyć? spytał zagłoba. Nie to jeno aby ludzi więcej zebrać. Moja chorągiew i pana Stankiewicza ku nam się przymkną. Jeżeli zaś już rozbite, co być może, to także ludzie będą pojedynczo do nas się kupili. Nie bez tego, żeby coś i szlachty nie napłynęło. Przyprowadzimy panu sapierze większą siłę, z którą snadniej będzie mógł coś począć. Rzeczywiście, wyrachowanie to było dobre, a jako pierwszy przykład mogli posłużyć dragoni pana Rocha, którzy wszyscy, z wyjątkiem jego samego, przeszli bez wahania do pana Michała. Takich mogło się znaleźć w szeregach radziwiłowskich więcej. Można było przy tym przypuszczać, że pierwsze uderzenie na Szwedów wywoła ogólne powstanie w kraju. Postanowił więc pan Wołodyjowski ruszyć na noc w stronę poniewierza, zagarnąć jeszcze co można szlachty laudańskiej w okolicach Upity i stamtąd zanurzyć się w Puszczę Rogowską, do której, jak się spodziewał, resztki rozbitych opornych chorągwi będą się chroniły. Tymczasem stanął na wypoczynek wedle rzeki ławeczy, aby ludzi i konie pokrzepić. Tam stali do nocy, poglądając z gąszczy leszczynowych na wielką drogę, po której ciągnęły coraz to nowe gromady chłopstwa uciekającego w lasy przed spodziewanym najściem szwedzkim. Żołnierze wysyłani na drogę sprowadzali od czasu do czasu pojedynczych chłopów, aby zasięgnąć języka o Szwedach, ale niewiele można się było od nich wywiedzieć. Chłopstwo było przerażone i każdy pojedynczo powtarzał, że Szwedzi tuż, tuż, ale dokładnych objaśnień nikt nie umiał udzielić. Gdy ściemniło się zupełnie, pan Wołodyjowski kazał ludziom siadać na koń, lecz zanim ruszyli, do uszu wszystkich doszedł dosyć wyraźnie odgłos dzwonów. – Co to jest? – pytał Zagłoba. – Przecie na anioł pański, za późno. Pan Wołodyjowski słuchał przez chwilę pilno. – To na trwogę – rzekł po czym puścił się wzdłuż szeregu. A nie wie tam który? pytał. Co to za wieś, czyli miasteczko w tamtej stronie? Klewany, panie pułkowniku, odpowiedział jeden z gościewiczów. My tamtędy z potarzem jeździmy. Słyszycie dzwony? Słyszymy. To niezwyczajna rzecz. Pan Michał skinął na trębacza i wnet cichy głos trąbki zabrzmiał wśród ciemnych gęstwin. Chorągiew posunęła się naprzód. Oczy wszystkich utkwione były w kierunku, skąd coraz gwałtowniejsze dochodziło dzwonienie. Jakoż nie na próżno patrzono, bo wkrótce błysło na horyzoncie czerwone światło i powiększało się z każdą chwilą. — Łuna! — szeptano w szeregach. Pan Michał pochylił się ku Skrzetuskiemu. — Szwedzi! — rzekł. — Skosztujem! — odparł pan Jan. — Dziwno mi to jeno, że palą. Musiał szlachcic opurdać albo chłopstwo się ruszyło, jeśli na kościół nastąpili. – Ano zobaczym – rzekł pan Michał i sapnął z zadowoleniem. Wtem zagłoba przycłapał ku niemu. – Panie Michale, a co? Już widzę, że ci szwedzkie mięsko zapachniało. Pewnie bitwa będzie, co? – Jak Bóg zdarzy, jak Bóg zdarzy. Yy, – A kto będzie jeńca pilnował? – Jakiego jeńca? – Już ci nie mnie, jeno Kowalskiego. Widzisz, panie Michale… To jest okrutnie ważna rzecz, żeby on nie uciekł. Pamiętaj, że Hetman nie wie o niczym, co się stało i od nikogo się nie dowie, jeżeli Kowalski mu nie doniesie. Trzeba jakowym pewnym ludziom kazać go pilnować, bo w czasie bitwy łatwo dać drapaka, zwłaszcza, że i Fortelów może się chwycić. Tyle on zdatny do Fortelów, ile ten wóz, na którym siedzi. Ale masz waszmość słuszność, że trzeba kogoś koło niego zostawić. Chcesz waść mieć go przez ten czas na oku? Mm, bitwy mi żal. Prawda, że w nocy przy ogniu prawie nic nie widzę. Żebyśmy się mieli podnubić nigdy byś mnie na to nie namówił, ale skoro publikum bonum tego wymaga, niechże już tak będzie. Dobrze. Zostawię wasz mości z pięciu ludzi do pomocy, a jakby chciał umykać, to mu w łeb palcie. Ugniotę ja go w palcach jak wosk, nie bój się. Ale to ta młona coraz większa. Gdzie mam się zatrzymać z Kowalskim? Gdzie waść chcesz? Nie mam teraz czasu, rzekł pan Michał. I wyjechał naprzód. Pożar rozlewał się coraz szerzej. Wiatr powiał od strony ognia i razem z głosem dzwonów przyniósł echa wystrzałów. Rysią skomenderował pan Wołodyjowski. Rozdział osiemnasty Dojechawszy bliżej wsi, zwolnili kroku i ujrzeli szeroką ulicę oświeconą tak płomieniem, że szpilki można by na niej zbierać. Bo po obu stronach paliło się kilka chałup, a inne zajmowały się od nich zwolna, gdyż wiatr był dość silny i niósł iskry, ba, całe snopki, podobne do ptaków ognistych, na przyległe dachy. Na ulicy płomień oświecał większe i mniejsze gromadki ludzi, poruszające się szybko w różne strony. Krzyk ludzki mieszał się z odgłosem dzwonów ukrytego wśród drzew kościoła, z rykiem bydła, ze szczekaniem psów i rzadkimi wystrzałami z broni palnej. Podjechawszy bliżej, żołnierze pana Wołodyjowskiego ujrzeli rajtarów przybranych w koliste kapelusze, ale niezbyt wielu. Niektórzy ucierali się z gromadami chłopów zbrojnych w cepy i widły, strzelając do nich z pistoletów i wypierając za chałupy na ogrody. Inni wypędzali na drogę rapierami woły, krowy i owce. Inni, których zaledwie można było rozeznać wśród całych kłębów pierza, poobwieszali się ptactwem domowym, trzepocącym jeszcze skrzydłami w przedśmiertnych podrygach. Kilkunastu trzymało konie, każdy po dwa lub trzy, należące do towarzyszów zajętych widocznie rabunkiem chałup. Droga do wsi schodziła nieco z góry, wśród brzezinowego lasku, Także laudańscy, sami nie będąc widziani, widzieli jakoby obraz przedstawiający najście wsi przez nieprzyjaciela, oświecony pożarem, w którego blaskach dokładnie można było odróżnić obcych żołnierzy, wieśniaków, niewiasty ciągnione przez rajtarów i broniących się bezładnymi kupami mężów. Wszystko to poruszało się gwałtownie, na kształt lalek w wiasełkach, krzycząc, klnąc, lamentując. Pożar nad wioską trząsł całą grzywą płomienia i huczał coraz straszliwiej. Pan Wołodyjowski, zbliżywszy się z chorągwią do roztwartego na oście wrotu, kazał zwolnić kroku. Mógł on uderzyć jednym zamachem zgnieść niespodziewających się niczego napastników, ale mały rycerz postanowił sobie pokosztować Szwedów w bitwie otwartej, zupełnej, więc naumyślnie czynił tak, aby go spostrzeżono jakoż kilku rajtarów stojących wedle kołowrotu spostrzegło naprzód zbliżającą się chorągiew jeden z nich skoczył do oficera który stał z gołym rapierem wśród większej kupy jeźdźców na środku drogi i począł mówić coś do niego ukazując ręką w tę stronę z której spuszczał się ze swymi ludźmi pan Wołodejowski oficer przysłonił oczy ręką i patrzył przez chwilę Następnie skinął i wnet donośny odgłos trąbki zabrzmiał wśród rozmaitych krzyków ludzkich i zwierzęcych. A tu rycerze nasi mogli podziwiać sprawność szwedzkiego żołnierza. Zaledwie bowiem rozległy się pierwsze tony, gdy jedni z rajtarów poczęli wypadać co duchu z chałup, drudzy porzucali zrabowane rzeczy, woły, owce i biegli do koni. W mgnieniu oka stanęli w sprawnym szeregu, na którego widok wezbrało podziwem serce małego rycerza, tak lud był dobrany. Chłopy wszystko rosłe i tęgie, przybrane w kaftany ze skórzanymi pasami przez ramię, w jednostajne czarne kapelusze z podniesionym koliskiem z lewej strony. Wszyscy mieli jednakie gniade konie i stanęli murem z rapierami przy ramieniu, poglądając bystro ale spokojnie w stronę drogi. Jednakże z szeregu wysunął się oficer z trębaczem, chcąc widocznie zapytać, co by byli za ludzie zbliżający się tak wolno. Widocznie sądził, iż to jakaś radziwiłowska chorągiew, od której nie spodziewał się zaczepki. Jął tedy machać rapierem i kapeluszem, a trębacz trąbił ciągle na znak, iż chcą rozmowy. A wypalno, który ku nim zgarłacza! rzekł mały rycerz, aby wiedzieli, czego się mają od nas spodziewać. Strzał huknął, ale siekance nie doszły, bo było zbyt daleko. Oficer widocznie myślał jeszcze, iż to jakieś nieporozumienie, gdyż począł tylko mocniej krzyczeć i kapeluszem machać. — Dajcie, że mu drugi raz! — zakrzyknął pan Wołodejowski. Po drugim strzale oficer zawrócił i ruszył, choć niezbyt pośpiesznie ku swoim, którzy także zbliżyli się rysią ku niemu. Pierwszy szereg laudańskich ludzi wjeżdżał już w kołowrót. Oficer szwedzki zakrzyknął, dojeżdżając na swoich ludzi — Rapiery sterczące aż do tej chwili przy ramionach rajtarów pochyliły się i zwisły na pendentach. Natomiast wszyscy naraz wydobyli pistolety z olster i wsparli je na kulach od kulbak, trzymając lufy do góry. Doskonały żołnierz! mruknął Wołodyjowski, widząc szybkość i jednoczesność prawie mechaniczną ich ruchów. To rzekłszy, obejrzał się na swoich ludzi, czy szeregi w porządku, poprawił się w kulbace i krzyknął: Naprzód! Laudańscy pochylili się ku szyjom końskim i ruszyli jak wicher. Szwedzi przypuścili ich blisko i naraz dali ognia z pistoletów, lecz salwa niewiele zaszkodziła ukrytym załbami końskimi laudańskim, więc zaledwie kilku wypuściło z rąk tręzle i przechyliło się w tył. Inni dobiegli i uderzyli się z rajtarami pierś o pierś. Litewskie lekkie chorągwie używały jeszcze kopii, które w koronnym wojsku służyły tylko husarii, ale pan Wołodyjowski, spodziewając się bitwy w ciasnocie, kazał je zatknąć poprzednio przy drodze, więc zaraz przyszło do szabel. Pierwszy impet nie zdołał rozerwać Szwedów, lecz zepchnął ich w tył, tak iż poczęli się cofać, siekąc i bodąc rapierami, laudańscy zaś parli ich zapamiętale przed sobą wzdłuż ulicy. Trup począł padać gęsto, ciżba czyniła się coraz większa, Szczęk szabel wypłoszył chłopstwo z szerokiej ulicy, w której gorąco od płonących domów było nie do wytrzymania, lubo domy od drogi i opłotków oddzielone były sadami. Szwedzi, parci coraz potężniej, cofali się zwolna, ale zawsze w dobrym porządku. Trudno im zresztą było się rozproszyć, ponieważ silne płoty zamykały drogę z obu stron. Chwilami próbowali zatrzymać się, ale nie mogli podołać. Była to dziwna bitwa, w której z przyczyny wąskiego stosunkowo miejsca walczyły wyłącznie pierwsze szeregi, następne zaś mogły tylko pchać stojących w przedzie. Ale przez to właśnie walka zmieniła się w rzeź zaciekłą. Pan Wołodyjowski uprosiwszy wprzód starych pułkowników i jana Skrzetuskiego, aby w samej chwili ataku mieli dozór nad ludźmi, używał do woli w pierwszym szeregu i co chwila jakiś kapelusz szwedzki zapadał przed nim w ciżbę, Jakoby nurka dawał pod ziemię. Czasami rapier wytrącony z rąk rajtara wylatywał furkocząc na trzerek, a jednocześnie odzywał się krzyk ludzki przeraźliwy i znów kapelusz zapadał. Zastępował go drugi, drugiego, trzeci, lecz pan Wołodyjowski posuwał się ciągle naprzód. Małe jego oczki świeciły jak dwie skryzło wrogie i nie unosił się i nie zapamiętywał. Nie machał szablą jak cepem. Chwilami, gdy nie miał nikogo na długość szabli przed sobą, Zwracał twarz i klingę nieco w prawo lub w lewo i strącał w mgnieniu oka rajtara ruchem na pozór nieznacznym i straszny był przez te ruchy małe, a błyskawiczne, prawie nieczłowiecze. Jak niewiasta rwąca konopie zanurzy się w nie takich, ją zupełnie zasłonią, ale po zapadaniu kiści poznasz łatwo jej drogę, tak i on niknął chwilowo z oczu w tłumie rosłych mężów, lecz tam, gdzie padali jako kłos pod sierpem żniwiarza podcinającego źdźbła od dołu, tam właśnie on był. Pan Stanisław Skrzetuski i posępny Józwa Butrym zwany beznogim szli tuż za nim. Na koniec szwedzkie tylne szeregi poczęły wysuwać się z opłotków na obszerniejszy wirydarz przed kościołem i dzwonnicą, a za nimi wysunęły się przednie. Rozległa się komenda oficera, który pragnął widocznie wprowadzić wszystkich naraz ludzi do boju i wydłużony aż dotąd prostokąt rajtarów rozciągnął się w mgnieniu oka wszerz, w długą linię, Chcąc całym frontem stawić czoło. Lecz Jan Skrzetuski, który nad ogólnym przebiegiem bitwy czuwał i czołem chorągwi dowodził, nie poszedł za przykładem szwedzkiego kapitana, natomiast ruszył naprzód całym impetem w ścieśnionej kolumnie, która trafiwszy na słabą już ścianę szwedzką, rozbiła ją w mgnieniu oka jakoby klinem i zwróciła się pędem ku kościołowi, ku prawej stronie, biorąc tym ruchem tył jednej połowie Szwedów, a na drugą skoczyli z rezerwą Mirski i Stankiewicz, mając pod sobą część Laudańskich i wszystkich dragonów Kowalskiego. Zawrzały teraz dwie bitwy, lecz nie trwały już długo. Lewe skrzydło, na które uderzył Skrzetuski, nie zdążyło się sformować i rozproszyło się najpierwej. Prawe, w którym był sam oficer, dłużej dawało opór, lecz rozciągnięte zbytecznie poczęło się łamać, mieszać, na koniec poszło za przykładem lewego. Wirydaz był obszerny, lecz na nieszczęście zagrodzony ze wszystkich stron wysokim płotem, a przeciwległy kołowrót służba kościelna, widząc co się dzieje, zamknęła i podparła. Rozproszeni tedy Szwedzi biegali w koło, a laudańscy upędzali się za nimi. Gdzie bito się większymi kupami po kilkunastu, na szable i rapiery, gdzie bitwa zmieniła się w szereg pojedynków i mąż potykał się z mężem, Rapier krzyżował się z szablą, czasem strzał pistoletowy buchnął. Tu i ówdzie rajtar wymknąwszy się spod jednej szabli biegł jak pod smycz pod drugą. Tu i ówdzie szwed lub litwin wydobywał się spod obalonego rumaka i padał zaraz pod cięciem czekającej nań szabli. Środkiem wirydarza biegały rozchłukane konie bez jeźdźców z rozdętymi od strachu chrapami i rozwianą grzywą. Niektóre gryzły się ze sobą, inne, oślepłe i rozszalałe, zwracały się zadem do kup walczących i biły w nie kopytami. Pan Wołodyjowski, strącając mimochodem rajtarów, szukał oczyma po całym wirydarzu oficera. Na koniec spostrzegł go obroniącego się przeciw dwóm butrymom i skoczył ku niemu. — Na bok! — krzyknął do butrymów. — Na bok! Posłuszni żołnierze odskoczyli, mały rycerz zaś przybiegł i starli się ze Szwedem, aż konie przysiadły na zadach. Oficer chciał widocznie sztychem zsadzić przeciwnika z konia, lecz pan Wołodyjowski podstawił rękojeść swego dragońskiego pałasza, zakręcił błyskawicowym półkolem i rapier prysnął. Oficer schylił się do Olster, lecz w tej chwili cięty przez jagodę wypuścił lejce z lewicy. Żywym brać! krzyknął Wołodyjowski na Butrymów. Laudańscy chwycili rannego i podtrzymali chwiejącego się na kulbace, mały rycerz zaś sunął w głąb wirdarza i jechał dalej na rajtarach, gasząc ich przed sobą jak świece. Lecz już powszechnie poczęli Szwedzi ulegać bieglejszej w szermierce i pojedynczej walce szlachcie. Niektórzy, chwytając za ostrza rapierów, wyciągali je rękojeścią ku przeciwnikom, inni rzucali broń pod nogi, słowo „pardon” brzmiało coraz częściej na pobojowisku. Lecz nie zważano na to, bo pan Michał kilku tylko kazał oszczędzić, więc inni, widząc to, zrywali się znów do bitwy i marli, jak na żołnierzy przystało, po rozpaczliwej obronie, okupując obficie krwią śmierć własną. W godzinę później docinano ostatków. Chłopstwo rzuciło się hurmem, drogą ode wsi, na wirydasz, chwytać konie, dobijać rannych i obdzierać poległych. Tak skończyło się pierwsze spotkanie Litwinów ze Szwedami. Tymczasem pan Zagłoba, stojąc opodal w Brzezinie z wozem, na którym leżał pan Roch, musiał słuchać gorzkich jego wymówek, że choć krewny tak niegodnie z nim postąpił. Zgubiłeś mnie, wuj, z Kretesem, bo nie tylko że mnie kula w łeb w kiejdanach czeka, ale i hańba wiekuista na moje imię spadnie. Odtąd kto zechce powiedzieć kiep, to może mówić Roch Kowalski. I co prawda niewielu znajdzie, którzy by mu chcieli negować, odparł zagłoba. A najlepszy dowód, iż się dziwujesz, żem cię na hak przywiódł ja, którym Hanem Krymskim tak kręcił jak kukłą. Cóż to sobie, chmyzie myślałeś, że ci się pozwolę do birsz odprowadzić w kompanii zacnych ludzi i szwedom w paszczękę nas wrazić, największych mężów, deku z tej Rzeczypospolitej? Toć ja nie z własnej woli wasz mościów tam odwoziłem. Aleś był pachołkiem katowskim i to jest dla szlachcica wstyd. To jest hańba, którą obmyć musisz, inaczej wyprę się ciebie i wszystkich Kowalskich. Być zdrajcą to gorzej niż rakarzem, ale być pomocnikiem kogoś gorszego od rakarza to ostatnia rzecz. Ja hetmanowi służyłem. A hetman, diabło, masz teraz. Głupi się z trochu, Wiedz o tym raz na zawsze i w dysputy się nie wdawaj. A mnie się trzymaj za połę, to jeszcze na człowieka wyjdziesz, bo to wiedz, że już niejednego promocja przeze mnie spotkała. Dalszą rozmowę przerwał im huk wystrzałów, bo właśnie bitwa się we wsi rozpoczynała. Potem strzały umilkły, ale gwar trwał ciągle i krzyki dochodziły aż do owego ustronia w Brzezinie. Już tam pan Michał pracuje rzekł zagłoba. Niewielki on, ale kąśliwy jak gadzina. Nałuszczą tamtych zamorskich diabłów jak grochu. Wolałbym ja tam być niż tu, a przez ciebie muszę jeno nasłuchiwać z tej brzeziny. Taka twoja wdzięczność, toż to jest uczynek godny krewnego. A za co ja mam być wdzięczny? Za to, że tobą zdrajca nie orze jak wołem chociaż do orki najzdolniejszy, boś głupia zdrów, rozumiesz? Ech, coraz tam goręcej, słyszysz? To chyba Szwedy tak ryczą jak cielęta na pastwisku. Tu pan zagłoba spoważniał, bo trochę był niespokojny. Nagle rzekł, patrząc w oczy bystro panu rochowi, komu życzysz Wiktorii? Już ci naszym, a widzisz, a czemu nie szwedom? Bo też bym wolał ich prać. Co nasi, to nasi. Sumienie się w tobie budzi. A jakżeś to mógł własną krew Szwedom odwozić? Bo miał rozkaz. Ale teraz nie masz rozkazu. Już ci, prawda? Twoja zwierzchność to teraz pan Wołodyjowski, nikt więcej. Ano, niby to prawda. Masz to czynić, co ci pan Wołodyjowski każe. Bo muszę. On ci tedy każe wyrzec się naprzód radziwiła i nie służyć mu więcej, jeno ojczyźnie. Jakże to? spytał pan Roch, drapiąc się w głowę. Rozkaz! zakrzyknął zagłoba. Słucham! odrzekł pan Roch. To dobrze. W pierwszej okazji będziesz Szwedów prał. — Jak rozkaz, to rozkaz! — odpowiedział Kowalski i odetchnął głęboko, jakby mu wielki ciężar spadł z piersi. Zagłoba również był zadowolony, bo miał swoje na pana rocha widoki. Poczęli więc słuchać zgodnie nadlatujących odgłosów bitwy i słuchali z godzinę jeszcze, póki wszystko nie ucichło. Zagłoba coraz był niespokojniejszy. — Zaliby się im nie powiodło? — wuj stary wojskowy i możesz takie rzeczy mówić — Gdyby ich rozbito, to by wedle nas wracali kupami. Prawda. Widzę, że się i twój dowcip na coś przyda. Słyszysz, wuj Tentent? Wolno idą. Musieli Szwedów wyciąć. Oj, a czy to jeno nasi! Podjadę albo co. To rzekłszy pan zagłoba, spuścił szable na temblak, wziął pistolet w garści i ruszył naprzód. Wkrótce zobaczył przed sobą czarniawą masę poruszającą się z wolna drogą. Jednocześnie doszedł go gwar rozmów. Na przedzie jechało kilku ludzi, rozprawiając ze sobą głośno i wnet o uszy pana zagłoby odbił się znany mu głos pana Michała, który mówił Dobre pachołki, nie wiem jaka tam piechota, ale i jazda doskonała. Zagłoba uderzył konia ostrogami. Jak się macie, jak się macie? Już mnie niecierpliwość brała i chciałem w ogień lecieć, a, a nie ranny który? Wszyscy zdrowi, chwała Bogu, odrzekł pan Michał, aleśmy dwudziestu kilku dobrych żołnierzy stracili. A szwedzi? Położyliśmy ich mostem. Panie Michale, musiałeś tam używać jak pies w studni. A godziło się to mnie, starego na straży tu zostawiać. Mało dusza ze mnie nie wyszła, tak mi się chciało szwedziny, surowych bym ich jadł. Możesz wać pan dostać i pieczonych, bo się tam kilkunastu w ogniu przypaliło. Niech ich psi jedzą, a jeńców wzięliście, co? Jest rotmistrz i siedmiu rajtarów. A co myślisz z nimi czynić? Kazałbym ich powiesić, bo jako zbójcy niewinną wieś napadli i ludzi wycinali. Ale Jan powiada, że to nie idzie. Słuchajcie mnie, waszmościowie, co mi tu do głowy przez ten czas przyszło. Na nic ich wieszać, przeciwnie, puścić ich do birż co prędzej. Czemuż to? Znacie mnie jako żołnierza, poznajcie jako statystę. Szwedów puścimy, ale nie powiadajmy im, kto jesteśmy. Owszem, mówmy, żeśmy radziwi łowscy ludzie, że z rozkazu Hetmana wycięliśmy ten oddział i dalej będziemy wycinali wszystkie, które spotkamy, bo Hetman tylko przez fortel symulował, że do Szwedów przechodzi. Będą się tam oni za łby brali i okrutnie kredyt hetmański przez to podkopiemy. Dali Bóg, jeśli ta myśl nie jest warta więcej od waszego zwycięstwa, to niech mi ogon jak koniowi wyrośnie, bo uważacie tylko, że i w Szwedów to ugodzi i wradziwiła. Kiejdany od Birżów daleko, a radziwił od pontusa jeszcze dalej. Nim sobie wytłumaczą, jak i co się stało, gotowi się pobić. Powaśnimy zdrajce z najezdnikami, mości Panowie, a kto najlepiej wyjdzie na tym, jeśli nie rzecz pospolita? Grzeczna to jest rada i pewnie zwycięstwa warta, niech kule biją, rzekł Stankiewicz. Uwaści kanclerski rozum, dodał Mirski, bo że im to pomiesza szyki, to pomiesza. Pewnie, że tak będzie trzeba uczynić, rzekł pan Michał. Zaraz jutro ich puszczę, ale dziś nie chcę o niczym wiedzieć, bo mokrutnie zmachany. Gorąco tam na drodze było jak w piekarni, uff, całkiem mi ręce zemdlały. Oficer nie mógłby nawet dziś jechać, bo w pysk zacięty. Po jakiemu im tylko to wszystko powiemy? Co ojciec radzisz? pytał Jan Skrzetuski. Juże mi o tym pomyślał odpowiedział zagłoba. Kowalski mówił, że między jego dragonami jest dwóch prusaków, dobrze umiejących po niemiecku szwargotać i ludzi roztropnych. Niechże im oni to powiedzą po niemiecku, który język pewnie Szwedzi umieją, tyle lat się w Niemczech nawojowawszy. Kowalski już nasz duszą i ciałem. Setny to chłop, i niemały będę miał z niego pożytek. Dobrze, rzekł Wołodyjowski. Bądźże, który z waszmościów łaska w tym się zająć, bo ja już i głosu w gębie nie mam od fatygi. Oznajmiłem już ludziom, że zostaniemy tu w tej brzezinie do rana. Jeść nam ze wsi przyniosą, a teraz spać nad strażami będzie miał mój porucznik oko. Dali Bóg, że już wasz Mościów nie widzę. Bo mi się powieki zamykają. Mości panowie, rzekł pan Zagłoba, jest tu stuk niedaleko za Brzeziną. Pójdźmy do stoga, a wywczasujemy się jako susły, a jutro w drogę. Nie wrócimy tu już. Chyba z panem Sapiechą naradziwiła. Rozdział dziewiętnasty. Rozpoczęła się więc na Litwie wojna domowa, która obok dwóch najazdów na granicę Rzeczypospolitej i coraz zaciętszej wojny ukraińskiej wypełniła miarę niedoli. Wojsko komputowe litewskie, jakkolwiek tak nieliczne, że żadnemu poszczególne nieprzyjacielowi nie mogło dać skutecznego oporu, rozdzieliło się na dwa obozy. Jedni, a zwłaszcza roty cudzoziemskie, stanęli przy Radziwile. Drudzy i tych była większość Głosząc hetmana za zdrajcę, protestowali orężnie przeciw Unii ze Szwecją, lecz bez jedności, wodza, planu. Wodzem mógł być pan wojewoda Witebski, ale on zbyt był w tej chwili zajęty obroną Bychowa i rozpaczliwą walką w głębi kraju, ażeby od razu na czele ruchu przeciw Radziwiłowi mógł stanąć. Tymczasem i najezdnicy, uważając każdy całą krainę za swą własność, poczęli słać wzajem do się groźne poselstwa. Z tych ich niesnasek mogło w przyszłości wypłynąć ocalenie Rzeczypospolitej, ale zanim do kroków nieprzyjacielskich między nimi doszło, na całej Litwie zapanował najstraszliwszy chaos. Radziwił, zawiedziony w rachubie na wojsko, postanowił przemocą zmusić je do posłuszeństwa. Zaledwie pan Wołodyjowski przyciągnął ze swym oddziałem po bitwie klewańskiej do poniewierza, gdy do uszu jego doszła wieść o zniszczeniu przez hetmana chorągwi Mirskiego i Stankiewicza. Część ich została przemocą włączona do wojsk radziwiłowskich, część wybita lub rozpędzona na cztery wiatry. Resztki tułały się pojedynczo lub niewielkimi kupami po wsiach i lasach, szukając gdzieby głowę przed zemstą i pogonią uchronić. Z każdym dniem zbiegowie napływali do oddziału pana Michała, zwiększając jego siłę, a zarazem przynosząc najrozmaitsze nowiny. Najważniejszą z nich była wiadomość o buncie chorągwi komputowych stojących na Podlasiu wedle Białego Stoku i Tykocina. Po zajęciu Wilna przez wojska moskiewskie miały owe chorągwie stamtąd przystęp do krajów koronnych osłaniać, lecz dowiedziawszy się o zdradzie Hetmana, utworzyły konfederację, na której czele stanęli dwaj pułkownicy Horotkiewicz i Jakub Kmicic, stryjeczny najwierniejszego poplecznika Radziwiłłowskiego Andrzeja. Imię tego ostatniego powtarzały ze zgrozą usta żołnierskie. On to głównie przyczynił się do rozbicia chorągwi Stankiewicza i Mirskiego. On rozstrzeliwał bez litości schwytanych towarzyszów. Hetman ufał mu ślepo i w ostatnich właśnie czasach posłał go przeciw chorągwi niewiarowskiego, która nie idąc za przykładem swego pułkownika, wypowiedziała posłuszeństwo. Tej ostatniej relacji wysłuchał z wielką uwagą pan Wołodyjowski po czym zwrócił się do wezwanych na radę towarzyszów i rzekł — Co byście, waszmościowie, powiedzieli na to, gdybyśmy zamiast podbychów do wojewody Witebskiego śpieszyć, poszli na podlasie do owych chorągwi, które konfederacje uczyniły? — Z gęby mi to wyjąłeś, rzekł Zagłoba. Będzie człowiek bliżej swoich stron, a już tam zawsze między swoimi raźniej. Powiadali też zbiegowie, rzekł Jan Skrzetuski, że słyszeli, jakoby król jego mość chorągwią niektórym kazał z Ukrainy wracać, aby nad Wisłą opór Szwedom dać. Jeśli to się sprawdzi, wtedy moglibyśmy między starymi towarzyszami się znaleźć, zamiast tu się kąta w kąt tłuc. — A kto ma nad tymi chorągwiami regimentować, nie wiecie wasz mościowie? — Powiadają, że pan oboźny Koronny — odrzekł pan Wołodyjowski — ale to więcej ludzie zgadują, aniżeli wiedzą, gdyż pewne wieści nie mogły jeszcze nadejść. Jakkolwiek jest, rzekł Zagłoba, Radzę na Podlasie się przemknąć. Możemy tamowe owe zbuntowane chorągwie Radziwiłowskie porwać za sobą i królowi jego mości przyprowadzić, a wtedy pewnie nie pozostanie to bez nagrody. Niechże tak będzie, rzekli Oskierko i Stankiewicz. Rzecz nie jest łatwa, mówił mały rycerz, przebrać się na Podlasie. Bo trzeba się będzie Hetmanowi między palcami przemykać, ale spróbujemy, gdyby tak fortuna przy tym zdarzyła kmicica, gdzie po drodze ucapić, powiedziałbym mu do ucha parę słów, od których skóra by na nim pozieleniała. Warto tego, rzekł Mirski. Bo że tam niektórzy starzy żołnierze, którzy wiek życia pod radziwiłami przesłużyli z Hetmanem trzymają, to im się mniej dziwić, ale ów warchoł służy tylko dla własnej korzyści i z rozkoszy, jaką w zdradzie znajduje. Tak tedy na Podlasie? pytało Skierko. Na Podlasie, na Podlasie, zakrzyknęli wszyscy z połem. Ale rzecz nie była mniej trudna, jak to mówił pan Wołodyjowski, bo chcąc się na Podlasie dostać, trzeba było przechodzić w pobliżu kejdan, jakoby wedle jamy, w której lew krążył. Drogi i pasy leśne, miasteczka i wsie były w ręku radziwiła. Nieco za Kejdanami stał kmicic z jazdą, piechotą i armatami. Wiedział już też hetman o ucieczce pułkowników, o zbuntowaniu chorągwi Wołodyjowskiego, o bitwie klewańskiej i ta ostatnia szczególnie przywiodła go do takiego gniewu, że się o życie jego obawiano, albowiem straszliwy atak astmy oddech mu na jakiś czas zatamował. Jakoż słuszne miał powody gniewu, na nawet rozpaczy, gdyż bitwa owa sprowadziła na jego głowę całą burzę szwedzką. Naprzód, zaraz po niej Poczęto tu i owdzie wycinać małe oddziały szwedzkie. Czynili to chłopi i pojedyncza szlachta na własną rękę, ale Szwedzi kładli to na karp Radziwiła, zwłaszcza, że oficer i żołnierze, po bitwie do Birsz odesłani, zeznali przed komendantem, iż to radziwiłowska chorągiew z jego rozkazu na nich uderzyła. W tydzień przyszedł list do księcia od komendanta birżańskiego, a w dziesięć dni od samego Pontusa de la Gardii, dowodzącego wojskiem szwedzkim. "Albo wasza książęca mość sił i znaczenia nie masz, pisał ten ostatni, a w takim razie jak mogłeś układ w imieniu całego kraju zawierać? Albo chcesz podstępem o zgubę wojsko jego królewskiej mości przyprawić? Jeśli tak jest, łaska mojego pana odwraca się od waszej książęcej mości i kara rychło cię dosięgnie, jeśli skruchy i pokory nie okażesz i wierną służbą winy swojej nie zatrzesz." Radziwił wysłał natychmiast gońców z wyjaśnieniem jak i co się stało, ale grot utkwił w dumnej duszy i rana paląca poczęła się jątrzyć coraz srożej. On, którego słowo niedawno w posadach ten kraj większy od całej Szwecji wstrząsało, on, za którego połowę dóbr wszystkich panów szwedzkich kupić by można, on, który własnemu królowi stawiał czoło, monarchom sądził się być równym, Zwycięstwami rozgłos w całym świecie sobie zjednał i w pysze własne, jak w słońcu chodził, musiał teraz słuchać gruźb jednego generała szwedzkiego, musiał słuchać lekcji pokory i wierności. Wprawdzie ów generał był Szwagrem królewskim, ale kimże był sam ów król, jeżeli nie przywłaszczycielem tronu należącego się sprawa i krwi Janowi Kazimierzowi? Przede wszystkim jednak wściekłość hetmańska zwróciła się przeciw tym, Którzy owego upokorzenia byli powodem, i zaprzysiągł sobie zdeptać nogami pana Wołodyjowskiego, tych pułkowników, którzy przy nim byli, i całą chorągiew laudańską. W tym celu ruszył przeciw nim i jako bur otaczają myśliwi sieciami, aby gniazdo wilcze wyłowić, tak on otoczył ich i począł gnać bez wytchnienia. Tymczasem doszła doń wieść, że kmicic zgniótł chorągiew niewiarowskiego. Towarzystwo rozproszył lub wyciął, pocztowych włączył do własnej chorągwi, więc Hetman kazał mu odesłać sobie część sił, aby tym pewniej uderzyć. Ludzie ci, pisał Hetman, o których życie tak natarczywie na nas nastawałeś, a głównie Wołodyjowski z onym drugim przybłędą wyrwali się w drodze do Birż. Posłaliśmy umyślnie z nim najgłupszego oficera, aby go przekabacić nie mogli, ale i ten albo zdradził, Albo go w pole wywiedli. Dziś Wołodyjowski ma pod sobą całą chorągię flaudańską i zbiegowie go podsycają. Szwedów 120 dwadzieścia podklewanami w pień wycieli, głosząc, że to z naszego rozkazu czynią, z czego wielkie powstały między nami a Pontusem dyfidencje. Całe dzieło może się popsować przez tych zdrajców, którym bez twojej protekcji kazalibyśmy jako Bóg w niebie szyję poucinać. Tak to za klemencję pokutować nam przychodzi, choć mamy w Bogu nadzieję, że rychło pomsta ich dosięgnie. Doszły nas też wiadomości, że w Billewiczach u Miecznika Rosieńskiego, szlachta się zbiera i przeciw nam praktyki czyni, trzeba temu zapobiec. Jazdę wszystką nam odeślesz, a piechotę do Kejdan wyekspediujesz, aby zamku i miasta pilnowała, bo od tych zdrajców wszystkiego spodziewać się można. Sam udaj się w kilkadziesiąt koni do Bilewicz i miecznika wraz z krewniaczką do Kiejdan przywieź. Teraz nie tylko tobie, ale nam na tym zależy, gdyż kto ma ich w ręku, ten ma całą laudańską okolicę, w której szlachta przeciw nam za przewodem Wołodyjowskiego burzyć się poczyna. Harasimowicza wysłaliśmy do Zabudowa z instrukcjami, jak ma sobie z tamtymi konfederatami poczynać. Stryjeczny twój, Jakub, ma wielką między nimi powagę, do którego napisz, jeśli myślisz, że pismem coś z nim wskurać możesz. Oznajmiając ci stateczną łaskę naszą, boskiej opiece cię polecamy. Kmicic przeczytawszy ów list, kontent był w duszy, że pułkownikom udało się wymknąć z rąk szwedzkich i życzył im po cichu, aby i z radziwiłłowskich wymknąć się mogli, jednakże spełnił wszystkie rozkazy książęce. Jazdę odesłał, piechotą kiejdany obsadził, a nawet szańczyki wedle zamku i miasta sypać począł, obiecując sobie w duszy zaraz po ukończeniu tej roboty do Bill po panna miecznika i dziewczynę ruszyć. Przymusu nie użyję, chyba w ostateczności mówił sobie, ale w żadnym razie nie będę na Oleńkę nastawał. Zresztą nie moja wola, tylko książęcy rozkaz. Nie przyjmie mnie ona wdzięcznie wiem o tym. Ale Bóg da, że się z czasem o moich intencjach przekona, jako że nie przeciw ojczyźnie, ale dla ratunku jej radziwiłowi służę. Tak rozmyślając, pracował gorliwie nad umocnieniem kiejdan, które w przyszłości rezydencją jego oleńki być miały. Tymczasem pan Wołodyjowski umykał przed hetmanem, a hetman go gonił zaciekle. Było jednak panu Michałowi za ciasno, bo od Birż posunęły się ku południowi znaczne oddziały wojsk szwedzkich. Wschód kraju zajęty był przez zastępy carskie, a na drodze do kejdan czyhał hetman. Pan Zagłoba bardzo nierad był z takowego stanu rzeczy i coraz częściej zwracał się do pana Wołodyjowskiego z pytaniami: Panie Michale, na miłość Boską, przebijem się czy nie przebijem? Tu o przebiciu się i mowy nie ma odpowiadał mały rycerz. Wiesz waszmość, że mnie tchórze mnie podszyto i uderzę na kogo chcesz, choćby na samego diabła. Ale hetmanowi nie zdzierżę, bo nie mnie się z nim równać. Sameś rzekł, iż my o konie, a on szczuka. Uczynię co w mojej mocy, aby się wymknąć, ale jeśli do bitwy przyjdzie, tedy mówię otwarcie, że on nas pobije. A potem każe pośrutować i psomda. Dla Boga w każde inne ręce, byle nie w Radziwiłowskie. A czyby już w takim razie nie lepiej do pana sapiechy nawrócić? Teraz już za późno bo nami hetmańskie wojska i szwedzkie drogę zamykają. Diabeł mnie skusi, żem z skrzetuskich namówił, desperował pan zagłoba. Lecz pan Michał nie tracił jeszcze nadziei, zwłaszcza, że szlachta i chłopstwo nawet ostrzegało go o ruchach hetmańskich, wszystkie bowiem serca odwróciły się, były od odradziwiła. Wykręcał się więc pan Michał jak umiał, a świetnie umiał, albowiem niemal od dziecinnych lat wezwyczaił się do wojen z Tatarami i Kozakami. Sławnym go też uczyniły niegdyś w wojsku Jeremiego owe pochody przed czambułami, podjazdy, niespodziane napady, błyskawicowe zwroty, w których nad innymi oficerami celował. Obecnie zamknięty między upitą i rogowem z jednej strony, a niewiarzą z drugiej, kluczył na przestrzeni kilku mil, unikając ciągle bitwy, Męcząc radziwiłowskie chorągwie, a nawet skubiąc je po trosze, jak wilk przez ogary ścigany, który nieraz w pobliżu strzelców się przemknie, a gdy psy zbyt blisko go nacierają, to się odwróci i błyśnie białymi kłami. Lecz gdy jazda kmicicowa nadeszła, hetman zatkał nią najciaśniejsze szczeliny i sam pojechał pilnować, by dwa skrzydła niewodu zeszły się ze sobą. Było to pod niewiarzą. Pułki Mieleszki, Ganhofa i dwie chorągwie jazdy pod wodzą samego księcia utworzyły jakoby łuk, którego cięciwą była rzeka. Pan Wołodyjowski ze swoim pułkiem był w środku łuku, miał wprawdzie przed sobą jedyną przeprawę, jaka wiodła przez bagnistą rzekę, ale właśnie z drugiej strony przeprawy stały dwa regimenty szkockie i dwieście radziwiłowskich kozaków oraz sześć polowych armatek wykierowanych w ten sposób, że nawet pojedynczy człowiek nie zdołałby się pod ich ogniem przeprawić na drugą stronę. Wówczas łuk począł się zaciskać. Środek jego wiódł sam Hetman. Na szczęście dla pana Wołodyjowskiego noc i burza z deszczem ulewnym przerwały pochód, ale za to uwięzionym nie pozostawało już więcej nad parę staj kwadratowych łąki zarośniętej łoziną między półpierścieniem wojsk radziwiłowskich a rzeką pilnowaną z drugiej strony przez Szkotów. Na zajutrz ledwie brzask ranny ubielił wierzchy łus, pułki ruszyły dalej i szły, doszły aż do rzeki i stanęły nieme z podziwu. Pan Wołodyjowski w ziemię się zapadł. W Łozinie nie było żywego ducha. Sam Hetman zdumiał się, a potem prawdziwe gromy spadły na głowy oficerów dowodzących pułkami pilnującymi przeprawy. I znów atak astmy uchwycił księcia, tak silny, że obecni drżeli o jego życie. Ale gniew astmy nawet przemógł. Dwóch oficerów, którym czaty nad brzegiem były powierzone, miało być rozstrzelanych, lecz gangow uprosił wreszcie księcia, by przynajmniej zbadano pierwej, jakim sposobem zwierz zmatni ujść zdołał. Jakoż pokazało się, że Wołodyjowski, korzystając z ciemności i dżżu, Wprowadził z łozy całą chorągię w rzekę i płynąc lub brodząc z jej biegiem prześliznął się tuż koło prawego skrzydła Radziwiłowskiego, które dotykało koryta. Kilka koni, zapadłych po brzuchy w błota, wskazywało miejsce, w którym wylądował na prawy brzeg. Z dalszych tropów łatwo było dojść, że ruszał całym tchem końskim w stronę kejdan. Hetman odgadł natychmiast z tego, że pragnął przebrać się do Hrotkiewicza i Jakuba Kmicica na podlasie. Lecz czy przechodząc koło kejdan, nie podpali miasta lub nie pokusi się o rabunek zamku? Straszna obawa ścisnęła serce księcia. Większa część gotowizny jego i kosztowności była w kejdanach. Kmicic powinien był wprawdzie ubezpieczyć je piechotą, ale jeśli tego nie uczynił, nieobronny zamek łatwo stać się mógł łupem zuchwałego pułkownika. Bo radziwił nie wątpił, iż odwagi nie zabraknie Wołodyjowskiemu, by targnąć się na samą rezydencję kijdańską. Mogło mu nie zabraknąć i czasu, gdyż wymknąwszy się z początku nocy, zostawił pogoń najmniej o sześć godzin drogi za sobą. W każdym razie należało śpieszyć co tchu na ratunek kiejdanom, Książę zostawił piechotę i ruszył z całą jazdą. Przybywszy do kejdan, kmicica nie znalazł, lecz zastał wszystko w spokoju i opinia, jaką miało sprawności młodego pułkownika, wzrosła podwójnie w jego umyśle na widok usypanych szańczyków i stojących na nich dział polowych. Tego samego dnia jeszcze oglądał je razem z ganhofem, a wieczorem rzekł doń: Na własny to domysł zrobił, bez mojego rozkazu. A tak dobrze je usypał, że długo by tu się nawet przeciw artylerii bronić można. Jeśli ten człowiek nie skręci karku za młodu, to może pójść wysoko. Był i drugi człowiek, na wspomnienie którego nie mógł się oprzeć hetman pewnego rodzaju podziwowi, ale podziw ów mieszał się z wściekłością, gdyż człowiekiem owym był pan Michał Wołodejowski. Prędko bym z buntem skończył, mówił do Ganhofa. Gdybym miał dwóch takich sług. Kmicic może jeszcze rzutniejszy, ale nie ma tego doświadczenia i tamten w szkole Jeremiego za dnieprem wychowany. Wasza książęca mość nie każe go ścigać? pytał Ganhof. Książę spojrzał nań i rzekł z przyciskiem: Ciebie pobije, przede mną ucieknie. Po chwili jednak zmarszczył czoło i rzekł: Tu teraz wszystko spokojnie, ale trzeba nam będzie na Podlasie wkrótce ruszyć, z tamtymi skończyć. Wasza książęca mość, rzekł Ganhoff, jak tylko nogą stąd ruszymy, wszyscy tu za broń przeciw Szwedom pochwycą. Jacy wszyscy? Szlachta i chłopstwo. A zarazem, nie poprzestając na Szwedach, przeciwko dysydentom się zwrócą. Naszym bowiem wyznawcom całą winę tej wojny przypisują. żeśmy to do nieprzyjaciela przeszli, a nawet go sprowadzili. Idzie mi o brata Bogusława. Nie wiem, czy sobie tam na Podlasiu z konfederatami da radę. Idzie o Litwę, by ją w posłuszeństwie Nami, królowi szwedzkiemu, utrzymać Książę począł chodzić po komnacie, mówiąc Gdyby Horotkiewicza i Jakuba Kmicica Jakim sposobem dostać w ręce Dobra mi tam zajadą, zniszczą, zrabują Kamienia na kamieniu nie zostawią Chyba by się z generałem Pontusem porozumieć By tu wojska na ten czas, gdy my będziemy na Podlasiu Jak najwięcej przysłał Z Pontusem nigdy, odrzekł Radziwił któremu fala krwi napłynęła do głowy. Jeżeli z kim, to z samym królem nie potrzebuję ze sługami traktować, mogąc z Panem, gdyby król dał rozkaz pontusowi, aby mi ze dwa tysiące jazdy przysłał pod rękę to, co innego, ale pontusa nie będę o to prosił. Trzeba by kogo wysłać do króla, czas z nim samym układy zacząć. Chuda twarz Ganchofa zarumieniła się z lekka, a oczy zaświeciły mu się z rządzę. Gdyby wasza książęca mość rozkazała, to ty byś pojechał, wiem. Ale czy byś dojechał, to inna rzecz. Waść jesteś Niemiec, a obcemu niebezpiecznie zapuszczać się w kraj wzburzony. Kto tam wie, gdzie król osobą swoją w tej chwili się znajduje i gdzie się będzie za pół miesiąca lub za miesiąc znajdował? Trzeba po całym kraju jeździć, przy tym, nie może być. Waść nie pojedziesz bo tam wypada swojego posłać i familianta, aby się król jegomość przekonał, że nie wszystka szlachta mnie opuściła. Człowiek niedoświadczony siła może zaszkodzić, rzekł nieśmiało Ganhof. Tam poseł nie będzie miał innej roboty, jeno listy moje oddać i respons mi przywieść, a to wytłumaczyć, że niejaka załębić Szwedów pod Klewanami każdy potrafi. Ganhof milczał. Książę znów począł chodzić niespokojnymi krokami po konnacie i na czole jego znać było ciągłą walkę myśli. Jakoż od chwili układu ze Szwedami nie zaznał chwili spokoju. Żarła go pycha, gryzło sumienie, gryzł opór niespodziewany kraju i wojska. Przerażała go niepewność przyszłości, groźba ruiny. Targał się, szarpał, noce spędzał bezsennie, zapadał na zdrowiu. Oczy mu wpadły. Wychudł. Twarz, dawniej czerwona, stała się sinawa, a z każdą niemal godziną przybywało mu srebrnych nici w wąsach i czuprynie. Słowem, żył w męce i giął się pod brzemieniem. w śledził go oczyma, chodzącego wciąż po komnacie. Miał jeszcze trochę nadziei, że książę namyśli się i jego wyśle, ale książę zatrzymał się nagle i uderzył dłonią w czoło. Dwie chorągwie jazdy na koń natychmiast. Ja sam poprowadzę. Ganhoff spojrzał nań ze zdziwieniem. Ekspedycja? Pytał mimo woli. Ruszaj! rzekł książę. Daj Bóg, by nie było za późno. Rozdział dwudziesty. Kmicic, ukończywszy szańczyki i ubezpieczywszy od niespodziewanego napadu Kiejdany, nie mógł już dłużej odkładać wyprawy do Lewicz po pana Miecznika Rosieńskiego i Oleńkę, zwłaszcza, że ich rozkaz książęcy brzmiał wyraźnie, aby ich do Kiejdan sprowadzić. Ale nie sporo jednak było panu Andrzejowi i gdy wreszcie wyruszył na czele pięćdziesięciu dragonów, ogarnął go taki niepokój, jakby na straconą strażę jechał. Czuł, że tam nie będzie wdzięcznie przyjęty, a drżał przed myślą, że szlachcic może się zechce opierać nawet i zbrojną ręką, i że w takim razie trzeba będzie użyć siły. Postanowił jednak pierwej namawiać i prosić. W tym celu, aby przybyciu swemu odjąć wszelkie pozory zbrojnego napadu, pozostawił dragonów w karczmie odległej z pół staja od wsi, a dwie od dworu. Sam zaś z wachmistrzem tylko i jednym pachołkiem ruszył naprzód, Przykazawszy umyślnie przygotowanej kolasce, nadjechać wkrótce za sobą. Godzina była popołudniowa i słońce chyliło się już dobrze ku zachodowi, ale po nocy drżystej i burzliwej dzień był piękny i niebo czyste, gdzieniegdzie tylko upstrzone na zachodniej stronie małymi różowymi obłokami, które zasuwały się zwolna za widnokrąg, podobne do stada owiec schodzącego z pola. Kmicic jechał przez wieś z bijącym sercem i tak niespokojnie jak Tatar, który wjeżdżając pierwszy przed czambułem do wsi, rozgląda się na wszystkie strony, czy nie ujrzy, gdzie mężów zbrojnych ukrytych w zasadzce. Ale trzech jeźdźców nie zwróciło niczyjej uwagi, jeno dzieciaki chłopskie umykały z drogi bosymi nogami przed końmi, chłopi zaś, widząc pięknego oficera, kłaniali mu się czapkami do ziemi. On zaś jechał naprzód i minąwszy wieś, ujrzał przed sobą dwór, stare gniazdo Lewiczowskie, a za nim rozległe sady, kończące się hen aż na niskich łąkach. Kmicic zwolnił jeszcze kroku i począł rozmawiać sam ze sobą. Widocznie układał sobie odpowiedzi na pytania, a tymczasem poglądał zamyślonym okiem na wznoszące się przed nim budowle. Nie była to wcale pańska rezydencja. Ale na pierwszy rzut oka odgadłeś, iż musiał tu mieszkać szlachcic więcej niż średniej fortuny. Sam dom, zwrócony tyłem do ogrodów, a przodem do głównej drogi, był ogromny, ale drewniany. Sosny na ścianach pociemniały ze starości tak, iż szyby w oknach wydawały się przy nich białe. Nad zrębem ścian piętrzył się olbrzymi dach z czterema dymnikami w pośrodku i dwoma gołębnikami po rogach. Całe chmury białych gołębi kłębiły się nad dachem, to zrywając się z łopotaniem skrzydeł, to spadając na kształt śnieżnych płatków na czarne gąty, to trzepocząc się naokoło słupów podpierających ganek. Ganeków, ozdobiony szczytem, na którym herby billewiczowskie były malowane, psuł proporcje, bo nie stał w pośrodku, ale z boku. Widocznie dawniej dom był mniejszy, ale później dobudowano go z jednej strony – Lubo i część dobudowana zczerniała już tak z biegiem lat, że nie różniła się niczym od starej. Dwie oficyny, niezmiernie długie, wznosiły się po obu stronach właściwego dworu, stykając się z nim bokami i tworząc jakby dwa ramiona podkowy. Były w nich gościnne pokoje, używane w chwilach wielkich zjazdów, kuchnie, lamusy, wozownie, stajnie dla cugowych koni, które gospodarze lubili mieć pod ręką, Mieszkania dla oficjalistów, służby i dworskich kozaków Na środku rozległego dziedzińca rosły stare lipy Na nich gniazda bocianie Niżej wśród drzew niedźwiedź siedzący na kole Dwie studnie żurawiane po bokach dziedzińca I krzyż z męką pańską Wśród dwóch włóczni u wjazdu Dopełniały obraz rezydencji Zamożnego rodu szlacheckiego po prawej stronie domu, wśród gęstych lip, wznosiły się słomiane dachy stodół, obór, owczarni i spichrzów. Kmicic wjechał bramą otwartą na obiedwie połowy, jak ramiona szlachcica, czekającego na przyjęcie gościa. Jakoż wnet psy legawe, włóczące się po podwórzu, oznajmiły obcego, i z oficyny wypadło dwóch pachołków dla podtrzymania koni. Jednocześnie we drzwiach głównego domu pokazała się jakaś postać niewieścia, w której w jednej chwili kmicic poznało lękę. Więc serce zabiło mu żywiej i rzuciwszy pachołkowi lejce, szedł do ganku z gołą głową, trzymając w jednej ręce szablę, w drugiej czapkę. Ona stała przez chwilę jak wdzięczne zjawisko, przysłoniwszy oczy dłonią przeciw zachodzącemu słońcu i nagle znikła jak gdyby przerażona widokiem zbliżającego się gościa. Źle, pomyślał pan Andrzej, chowa się przede mną. Uczyniło mu się przykro i tym przykrzej, że poprzednio ów pogodny zachód słońca, widok tego dworu i spokoju, jaki rozlany był dokoła, napełniły jego serce otuchą, choć może pan Andrzej sam sobie z tego sprawy nie zdawał. Miał oto jakoby złudzenie, że zajeżdża do narzeczonej, która przyjmie go z błyszczącymi od radości oczyma i rumieńcami na jagodach. I złudzenie rozwiało się. Zaledwie go ujrzała, pieszła jak na widok złego ducha, a natomiast wyszedł naprzeciw pan miecznik z twarzą niespokojną i chmurną zarazem. Kmicic pokłonił mu się i rzekł – dawno chciałem waszmości dobrodziejowi złożyć służby powinne – ale wcześniej w tych niespokojnych czasach nie mogłem, chociaż pewnie na chęci mi nie brakło. Wielcem waszmości wdzięczny i proszę do komnat, odpowiedział pan miecznik, gładząc czuba na głowie, co zwykł był czynić, gdy był zmieszany lub siebie niepewien. I usunął się ode drzwi, ażeby gościa puścić naprzód. Kmicic zaś przez chwilę nie chciał wejść pierwszy i kłaniali się sobie wzajem w progu. Wreszcie pan Andrzej wziął krok przed miecznikiem i po chwili znaleźli się w komnacie. Zastali tam dwóch szlachty. Jeden człowiek w sile wieku był pan z Plemborga, bliski sąsiad Billewiczów, drugi pan Chudzyński, dzierżawca Zejragoły. Kmicic zauważył, że ledwie usłyszeli jego nazwisko, gdy twarze im się zmieniły i najeżyli się obaj jako Brytany na widok wilka. On zaś spojrzał na nich wyzywająco, po czym postanowił sobie udawać, że ich nie widzi. Nastało kłopotliwe milczenie. Pan Andrzej poczynał się niecierpliwić i wąsy gryzł. Goście spoglądali wciąż na niego z a pan miecznik czub gładził. — Napijesz się, wasz mość, z nami szklaneczkę ubogiego, szlacheckiego miodu? — rzekł wreszcie, ukazując na gąsiorek i szklanki. — Proszę, proszę! Napije się z waszmość, panem, rzekł dość szorstko Kmicic. Pan Dowgir i Chudzyński poczęli sapać, biorąc odpowiedź za pogardę dla siebie, ale nie chcieli w przyjacielskim domu kłótni zaraz od początku zaczynać i to jeszcze z zawadjaką, mającym straszną sławę na całej żmudzi. Jednakże jątrzyło ich to lekceważenie. Tymczasem pan Miecznik zaklaskał w dłonie na pachołka i kazał mu podać czwartą szklenicę, Następnie nalał ją, podniósł swoją do ust i rzekł: W ręce waszmości radwać pana widzę w domu moim. Radbym szczerze, by tak było. Gość gościem odrzekł sentencjonalnie pan miecznik. Po chwili poczuwając się widocznie jako gospodarz do obowiązku podtrzymania rozmowy, spytał: A co, słychać w Kijdanach? Jakże zdrowie pana hetmana? Nie tęgie, panie mieczniku Dobrodzieju. – odpowiedział Kmicic. – I w tych niespokojnych czasach nie może inaczej być. Siła zmartwień i zgryzot ma, książe. – A, wierzę, rzekł pan Chudzyński. Kmicic popatrzył na niego przez chwilę, po czym zwrócił się znów do miecznika i tak dalej mówił. – Książę mając auxilia przyrzeczone od najjaśniejszego króla szwedzkiego, spodziewał się, nie mieszkając na nieprzyjaciela pod Wilno ruszyć – i popioły tamtejsze jeszcze nieostygłe pomścić. Toż waszmości musi być wiadomo, że dziś Wilna w Wilnie trzeba szukać, bo się siedemnaście dni paliło. Powiadają, że wśród gruzów jeno jamy piwnic czernieją, z których ciągle się jeszcze dymi. Nieszczęście, rzekł pan Miecznik. Pewnie, że nieszczęście, któremu jeśli nie było można zapobiec, to należało je pomścić i podobne ruiny z nieprzyjacielskiej stolicy uczynić. Jakoż nie byłoby już od tego daleko, gdyby nie warchołowie, którzy najzacniejsze cnotliwego pana intencje podejrzewając, zdrajcą go ogłosili i opór zbrojny mu stawią, zamiast iść z nim razem na nieprzyjaciela. Nie dziwić się przeto, że zdrowie księcia szwankuje, gdy on, którego Bóg do wielkich rzeczy przeznaczył, widzi, iż złość ludzka coraz nowe impedimenta mu gotuje, przez które całe przedsięwzięcie zczesnąć może najlepsi przyjaciele księcia zawiedli ci, na których najwięcej liczył opuścili go lub do wrogów jego przeszli tak się stało rzekł poważnie pan miecznik wielka też to jest boleść odparł kmicic i sam słyszałem księcia gdy mówił wiem że i zacni źle mnie sądzą ale czemu to do kiejdan nie przyjadą czemu do oczu nie wypowiedzą mi co przeciw mnie mają i moich racji nie chcą wysłuchać Kogóż to książę ma na myśli? pytał pan miecznik. W pierwszym rzędzie wasz mość pana dobrodzieja, dla którego książę rzetelny ma szacunek, a podejrzywa, że do jego nieprzyjaciół się liczysz. Pan miecznik począł szybko gładzić czuprynę, wreszcie widząc, że rozmowa bierze niepożądany kierunek, zaklaskał w dłonie. Pachołek ukazał się we drzwiach. A to nie widzisz, że się mroczy? światła! zakrzyknął pan miecznik. Bóg widzi, mówił kmicic że miałem i sam intencje powinne służby waszmości złożyć, ale przybyłem zarazem i z rozkazu księcia, który sam by się do Lewicz wybrał, gdyby pora była sposobniejsza. Za niskie progi, rzekł miecznik. Tego waszmość pan nie mów, gdyż zwyczajna to rzecz, że się sąsiedzi odwiedzają. Jeno książę chwili wolnej nie ma, więc tak mi rzekł. Wytłumacz mnie przed lewiczem, że sam do niego nie mogę – ale niech on do mnie przyjeżdża z krewną i to koniecznie zaraz, bo jutro lub pojutrze nie wiem, gdzie będę. Ot, masz wasz mość. Z zaprosinami przyjeżdżam i cieszę się, żeście oboje państwo w dobrym zdrowiu, bo gdym tu zajechał, panna Aleksandrę we drzwiach widziałem, jeno że znikła zaraz jako tuman na łące. E, tak jest, rzekł miecznik. Sam ją wysłałem, by wyjrzała, kto przyjechał. Czekam na odpowiedź, panie mieczniku dobrodzieju rzekł Kmicic. W tej chwili pachołek wniósł światło i postawił je na stole. Przy blasku świec widać było twarz pana miecznika zmieszaną bardzo. Zaszczyt to dla mnie niemały, rzekł, ale zaraz nie mogę. Widzisz wasz mość, że mam gości. Zechciej mnie przed księciem Hetmanem wyekskuzować. Już też panie mieczniku zgoła to nie przeszkoda, bo przecież ich mościowie księciu panu ustąpią. Sami mamy języki w gębie i możemy za siebie odpowiadać, rzekł pan Chudzyński. Nie czekając, co kto o nas postanowi, dodał pan Dowgirt z Plemborga. Widzisz, panie mieczniku, odrzekł Kmicic udając, że bierze za dobrą monetę burkliwe słowa szlachty, wiedziałem, że polityczni to kawalerowie. Zresztą, by im w czym nie ubliżyć, proszę ich także w imieniu księcia do Zbyte kłaski odrzekli obaj. Mamy co innego do roboty. Kmicic spojrzał na nich szczególnym wzrokiem, a potem rzekł zimno, jak gdyby do czwartej jakiejś osoby: gdy książę prosi, nie wolno odmawiać. Na to tamci podnieśli się z krzeseł. Więc to przymus? rzekł pan miecznik. Panie mieczniku Dobrodzieju, odparł żywo Kmicic. Tam ci ich mościowie pojadą, czy chcą, czy nie chcą, bo mnie się tak spodobało, ale względem waszmości nie chcę siły używać i proszę najuprzejmiej, byś woli księcia zadośćuczynić, raczył. Ja jestem na służbie i mam rozkazywać pana przywieść, ale póki nie stracę nadziei, że prośbą coś wskuram, po ty prosić nie przestanę i na to waszmości przysięgam, że włos ci tam z głowy nie spadnie. Książę chce się rozmówić z tobą i chce, abyś w tych czasach niespokojnych, w których nawet chłopstwo w kupy zbrojne się zbiera i rabuje, w kiejdanach zamieszkał. Ot, cała rzecz. Będziesz tam pan traktowany z należytym szacunkiem, jako gość i przyjaciel, dajęć na to parol kawalerski. Jako szlachcic protestuje, rzekł pan miecznik, i prawo mnie broni. — I szable! — zakrzyknęli Chudzyński i Dowgird. Kmicic począł się śmiać, zmarszczył brwi i rzekł — panowie, schowajcie te szable, bo każe obydwóch pod stodową postawić i kulą w łeb. Na to struchleli tamci i poczęli spoglądać na siebie i na Kmicica, a pan miecznik zakrzyknął — Gwałt najokropniejszy przeciw wolności szlacheckiej, przeciw przywilejom! — Nie będzie gwałtu! Jeżeli waszmość dobrowolnie usłuchasz, odparł kmicic, i masz waszmość w tym dowód, żem dragonów we wsi zostawił, a przybyłem tu sam prosić cię jako sąsiada do sąsiada. Nie chciej, że odmawiać, bo czasy teraz takie, że trudno mieć wzgląd na odmowę. Sam książę waszmości się z tego wyekskuzuje i bądź pewien, że przyjęty będziesz jak sąsiad i przyjaciel. zrozumi to, że gdyby miało być inaczej. Tedy wolałbym sto razy dostać kulą w łeb, niż tupować pana przyjeżdżać. Włos nie spadnie z żadnej billewiczowskiej głowy, póki żyw. Pomyśl, wać pan, kto jest. Wspomnij pana Herakliusza na jego testament i zastanów się, czyby książę Hetman mnie wybrał, gdyby nie szczerze z waszmością zamierzał postąpić. To czemu gwałtu używa? Czemu pod przymusem mam jechać? Jakże to mam mu zaufać, gdy cała Litwa mówi o opresji, w jakiej obywatele zacni w Kijdanach jęczą? Kmicic odetchnął, bo ze słów i głosu poznał, że pan miecznik poczyna się chwiać w uporze. Mości dobrodzieju, rzekł prawie wesoło: Między sąsiadami przymus częstokroć w afektach initium bierze, a gdy wasz mość miłemu gościowi koła u skarbniczka każesz zdejmować i wasąg w spichrzu zamykasz, Zali to nie przymus? A gdy mu pić każesz, choć mu już nosem wino ucieka, Zali to nie przymus? A tu wiedz, Waszmość, że choćby mi przyszło cię związać i między dragonami związanego wieść do Kejdan, to jeszcze będzie dla twego dobra. Pomyśl, Jeno. Zbuntowani żołnierze się włóczą i bezprawia czynią. Chłopstwo się kupi, szwedzkie wojska się zbliżają, a waść masz, że w tym ukropie uchronisz się od przygody, że ci dziś lub jutro jedni albo drudzy nie zajadą, nie zrabują, nie spalą na majątności na osobę waściną się nie targną? A cóż to, billewicze, forteca? Obronisz się w nich? Czego tedy książę chce dla wasz mości? Bezpieczeństwa bo w jednych kiejdanach nic ci nie grozi, a tu stanie załoga książęca, która będzie substancji waścinej strzegła jak oka w głowie od wszelkiej swawoli żołnierskiej i jeżeli jedne widły zginą, to mi waść zasekwestruj całą fortunę. Miecznik począł chodzić po komnacie. Mogęż ja ufać słowu waszmości? Jako zawiszy, odparł Kmicic. W tej chwili panna Aleksandra weszła do komnaty. Kmicic zbliżył się szybko ku niej, lecz nagle wspomniał, co zaszło w Kejdanach I jej twarz zimna przykuła go na miejscu, więc skłonił się w milczeniu z daleka. Miecznik stanął przed nią. Mamy jechać do kejdan, rzekł. A to po co? Spytała. Bo książę Hetman prosi. Bardzo uprzejmie. Po sąsiedzku, dodał kmicicic. Tak. Bardzo uprzejmie, rzekł z pewną goryczą pan Miecznik. Ale jeżeli nie pojedziemy dobrowolnie, to ten kawaler ma rozkaz dragonami nas otoczyć i siłą wziąć. Niechże Bóg broni, aby do tego przyszło, rzekł kmicic. Nie mówiłam, że stryjowi, rzekła panna Aleksandra, uciekajmy jak najdalej, bo nas tu nie zostawią w spokoju. O ty, sprawdziło się. Cóż robić, cóż robić, na gwałt nie masz lekarstwa! zawołał Miecznik. Tak jest, rzekła panna, ale my do tego haniebnego domu nie powinniśmy dobrowolnie jechać. Niechże nas zbójcy biorą, wiążą i wiozą. Nie my jedni będziemy cierpieli prześladowanie, nie nas jednych pomsta zdrajców dosięgnie, ale niech wiedzą, że wolimy śmierć niż hańbę. Tu zwróciła się z wyrazem najwyższej pogardy do kmicica: Zwiążże nas, panie oficerze czy panie kacie, i przy koniach poprowadź, bo inaczej nie pojedziemy. Krew uderzyła do twarzy kmicica. Zdawało się przez chwilę, że wybuchnie straszliwym gniewem, lecz się przemógł. — Ach, mościa panno — rzekł stłumionym ze wzruszenia głosem — nie mam w twych oczach łaski, skoro chcesz ze mnie uczynić zbuja, zdrajcę i gwałtownika. Niech nas Bóg sądzi, kto ma słuszność, czy ja Hetmanowi służąc, czy ty jak psa mnie poniewierając. Bóg ci dał urodę, ale serce zawzięte i nieubłagane. Radaś sama przycierpieć, by komuś większą jeszcze boleść sprawić. Przebierasz miarę, panno, jako żywo, przebierasz miarę, a to nic po tym. Dobrze dziewka mówi zakrzyknął pan miecznik, któremu nagle odwagi przybyło. Nie pojedziem dobrowolnie. Bierz nas waść dragonami. Lecz kmicic nie uważał na niego wcale, tak był wzburzony i głęboko dotknięty. Kochasz się w ludzkiej męce, mówił dalej do oleńki. I zdrajcą mnie zakrzyknęłaś bez sądu, raczej nie wysłuchawszy, nie pozwoliwszy mi słowa na własną obronę powiedzieć niech i tak będzie. Ale do kiejdan pojedziesz, z wolą, bez woli, wszystko jedno. Tam moje intencje na jaw wyjdą, tam poznasz, czyliś mnie słusznie skrzywdziła, tam ci sumienie powie, kto z nas czyim był katem. Innej pomsty nie chcę. Bóg z tobą. Ale takową muszę mieć. I niczego więcej już od ciebie nie chcę, bo gieła łuk, pókiś go nie złamała. Wąż pod twoją gładkością, jako pod kwieciem siedzi. Bogdajcie, bogdajcie! Nie pojedziemy, powtórzył jeszcze rezolutniej pan miecznik. Jako żywo, zakrzyknęli panowie Chudzyński, Zejra i Dowgird z Plemborga. Wówczas Kmicic zwrócił się ku nim, ale już bardzo był blady. Bogo gniew dławił i zęby szczękały mu jak w febrze. Ejże, mówił, Ejże, nie próbujcie! Konie słychać, moi dragoni jadą. Powiedz no, który jeszcze słowo, że nie pojedziesz. Istotnie. Za oknem słychać było tentent licznych jeźdźców. Ujrzeli wszyscy, że nie ma rady, a Kmicic rzekł, Panno, za dwa pacierze masz być w kolasce, inaczej stryjaszek kulą w łeb dostanie i widać coraz bardziej ogarniał go dziki szał gniewu, bo nagle krzyknął, a szyby zadrżały w oknach w drogę. Lecz jednocześnie drzwi do sieni otworzyły się cicho i jakiś obcy głos spytał, A dokąd to, panie kawalerze? Wszyscy skamienieli z podziwu i wszystkie oczy zwróciły się ku drzwiom, w których stał jakiś mały człowieczek w pancerzu i z gołą szablą w dłoni. Kmicic cofnął się krokiem, jakoby widmo zobaczył. — Pan Wołodyjowski! — zakrzyknął. — Do usług! — odparł mały człowieczek i posunął się na środek izby, zanim weszli Hurmem Mirski, Zagłoba, skrzytuscy Stankiewicz, Oskierko i pan Rochkowalski. — Ha! — rzekł Zagłoba. — Złapał kozak Tatarzyna, a Tatarzyn za łeb trzyma. Miecznik Rosieński począł mówić. Ktokolwiek jesteście, rycerze, ratujcie obywatela, którego wbrew prawu, urodzeniu, urzędowi chcą aresztować i więzić. Ratujcie, mości panowie bracia, wolność szlachecką. Nie bój się waść, odparł Wołodyjowski. Już dragoni tego kawalera w łykach, a ratunku on więcej teraz odwać pana potrzebuje. A najwięcej księdza, rzekł pan Zagłoba. Panie kawalerze, mówił Wołodyjowski, zwracając się do Kmicica... Nie masz do mnie szczęścia, bo ci drugi raz drogę zachodzę. Nie spodziewałeś się mnie. Tak jest, rzekł Kmicic. Myślałem, żeś waść w ręku księcia. Właśnie z tych rąk się wyśliznął, a to wiesz, że na Podlasie tędy droga. Ale mniejsza z tym, gdyś pierwszy raz te pannę porwał, wyzywałem cię na szable, prawda? Tak jest, rzekł Kmicic, sięgając mimo woli dłonią do głowy. Teraz inna sprawa. Wówczas byłeś zabijaką, co się między szlachtą zwykle trafia i ostatniej hańby nie przynosi. Dziś jużeś niegodzien, aby ci uczciwy człowiek pole dawał. A to czemu? rzekł kmicic. I podniósł dumną głowę do góry i począł patrzeć panu Wołodyjowskiemu prosto w oczy. Boś zdrajca i renegat odparł pan Wołodyjowski. Boś żołnierzów zacnych, którzy się przy ojczyźnie oponowali, jako kat wycinał, bo waszym to dziełem ta nieszczęsna kraina pod nowym jarzmem mięczy. Krótko mówiąc, obieraj śmierć, gdyż jako Bóg w niebie twoja ostatnia godzina nadeszła. Jakim to prawem chcecie mnie sądzić i egzekwować? pytał kmicic. Mości panie, odpowiedział poważnie zagłoba. Pacierz mów, zamiast nas o prawo pytać. A jeśli masz co powiedzieć na swoją obronę, to mu prędko, bo żywej jednej duszy nie znajdziesz, która by się za tobą ujęła. Raz cię już słyszałem, ta panna tu obecna wyprosiła z rąk pana Wołodyjowskiego, ale po tym, coś teraz uczynił, pewnie i ona nie ujmie się za tobą. Tu oczy wszystkich zwróciły się mimo woli na Bill której twarz była w tej chwili jakby z kamienia wykuta. I stała nieruchomie, ze spuszczonymi powiekami, lodowata, zimna, ale nie postąpiła kroku naprzód, nie rzekła ni słowa. Ciszę przerwał głos kmicica. — Ja tej panny o instancję nie proszę! — panna Aleksandra milczała. — Bywaj! — krzyknął Wołodyjowski, zwróciwszy się ku drzwiom. Rozległy się ciężkie stąpania, którym wturował ponuro brzęk ostróg, i sześciu żołnierzy z juzwą Butrymem na czele weszło do komnaty. Wziąć go! zakomenderował Wołodyjowski. Wyprowadzić zawieś i kulą w łeb. Ciężka ręka Butryma spoczęła na kołnierzu kmicica, za nią dwie inne uczyniły toż samo. Nie pozwól mnie szarpać jak psa! rzekł do Wołodyjowskiego pan Andrzej. Sam pójdę. Mały rycerz skinął na żołnierzy, którzy puścili go natychmiast, ale otoczyli dokoła. On też wyszedł spokojnie, nic już do nikogo nie mówiąc, jeno pacierz cicho szepcąc. Panna Aleksandra wysunęła się także przeciwnymi drzwiami do dalszych komnat. Przeszła jedną i drugą, wyciągając przed sobą w ciemnościach ręce. Nagle w głowie jej się zakręciło, w piersiach tchu zabrakło i padła jak martwa na podłogę. A między zgromadzonymi w pierwszej izbie głuche przez czas jakiś panowało milczenie. Przerwał je na koniec miecznik rosieński. — Zali już nie ma dla niego miłosierdzia? — spytał. — Żal mi go — odparł Zagłoba, bo rezolutnie szedł na śmierć. — Na to mirski. On kilkunastu towarzystwa z pod mojej chorągwi rozstrzelał, prócz tych, których wstępnym bojem położył. — I z mojej — rzekł Stankiewicz. A Niewiarowskiego ludzi w pień podobno wyciął. — Musiał mieć... Rozkazy radziwiła, rzekł pan zagłoba. Mości panowie, pomstę radziwiła na moją głowę ściągniecie, zauważył miecznik. Wasz mość, musisz uciekać. My jedziemy na podlasie, bo tam się chorągwie przeciw zdrajcom podniosły. A wać państwo, zabierajcie się zaraz z nami. Nie ma innej rady. Możecie się do Białowieży schronić, gdzie krewny pana Skrzetuskiego, łowczy dworski, przesiaduje. Tam was nikt nie znajdzie. Ale substancja moja przepadnie. To rzecz pospolitawać panu wróci. Panie Michale, rzekł nagle Zagłoba, Skoczę obaczyć, czy nie ma przy tym nieszczęśniku jakich rozkazów hetmańskich. Pamiętacie, co przy rochu Kowalskim znalazł. Siadaj waść na koń. Jeszcze czas, bo później się papiery okrwawią. Kazałem go umyślnie zawieść wyprowadzić, by się tu panna huku muszkietów nie przelękła, jako że niewiasty bywają czułe i płochliwe. Zagłoba wyszedł i po chwili rozległ się tętent ten konia, na którym odjeżdżał, zaś pan Wołodyjowski zwrócił się do miecznika. A co robi krewna pana? Modli się pewnie za tę duszę, która przed sąd boski idzie. Niech mu Bóg da wieczne odpocznienie rzekł Jan Skrzetuski. Gdyby nie dobrowolna jego przyradziwile służba, pierwszy bym za nim przemówił. Aleć on jeśli nie chciał przy ojczyźnie stanąć, to przynajmniej mógł duszy Radziwiłowi nie zaprzedawać. Tak jest, rzekł Wołodyjowski. Winien on i zasłużył na to, co go spotkało, rzekł Stanisław Skrzetuski, ale wolałbym, żeby na jego miejscu był Radziwił albo Opaliński, ach, Opaliński! Jak dalece winien? To w tym macie waćpanowie, panowie najlepszy dowód, wtrąciło Skierko, że ta panna, której był narzeczonym słowa dla niego nie znalazła. Uważałem ci ja dobrze, iż w męce była, ale milczała, bo jak tu za zdrajcą się ujmować. A miłowała go niegdyś szczerze, wiem o tym, rzekł miecznik. Pozwólcie waćpaństwo, że pójdę obaczyć, co się tam z nią dzieje, bądź to dla niewiasty ciężki termin. A szykuj się wać pan do drogi, zawołał mały rycerz. Bo my, jeno koniom wytchniemy, ruszamy dalej. Za blisko tu dany, a radziwił musiał tam już wrócić. Dobrze, rzekł szlachcic i wyszedł z komnaty. Po chwili rozległ się jego krzyk przeraźliwy. Rycerze skoczyli za głosem, nie rozumiejąc, co się stało. Zbiegła się też służba ze światłem i ujrzano pana miecznika dźwigającego o lękę którą był znalazł leżącą bez zmysłów na podłodze. Wołodyjowski skoczył mu pomagać i obaj złożyli ją na sofie, nie dającą znaków życia. Zaczęto cucić. Nadbiegła stara klucznica z kordiałami i wreszcie panienka otworzyła oczy. Nic tupować panach, rzekła stara klucznica. Idźcie do tamtej izby, a my damy już sobie rady. Miecznik wyprowadził gości. Wolałbym żeby tego wszystkiego nie było mówił skłopotany gospodarz Waszmościowie moglibyście zabrać ze sobą tego nieszczęśnika i gdzieś tam po drodze go zgładzić a nie u mnie jakże tu teraz jechać jak uciekać gdy dziewka ledwie żywa gotowa się rozchorować stało się rzekł Wołodejowski wsadzim pannę w kolaskę bo uciekać wać państwo musicie gdyż zemsta radziwiłowska nikogo nie oszczędza może też i panna do sił wprędce przyjdzie rzekł Jan Skrzetuski. Kolaska wygodna jest gotowa i zaprzężona, bo kmicic ją ze sobą przyprowadził rzekł Wołodyjowski. Idź wać pan, panie mieczniku, powiedz pannie, jak się rzecz ma i że nie można ucieczki zwłóczyć niech siły zbierze. My musimy jechać, a do jutra rana mogą tu radziewiłowscy nadciągnąć. Prawda rzekł miecznik. Idę. Poszedł. I po pewnym czasie wrócił z krewniaczką, która nie tylko siły odzyskała, ale była już przybrana do drogi. Na twarzy jeno miała silne rumieńce i oczy błyszczące gorączkowo. — Jedźmy! Jedźmy! — powtórzyła, wszedłszy do izby. Wołodyjowski wyszedł na chwilę do sieni, by ludzi wysłać po kolaskę, po czym wrócił i wszyscy poczęli się zbierać do drogi. Zanim upłynął kwadrans, za oknami rozległ się chórkot kół i tupotanie kopyt końskich po bruku, którym droga przed gankiem była wymoszczona. Jedźmy! rzekła Oleńka. W drogę! zawołali oficerowie. Wtem drzwi roztwarły się na rozcież i pan Zagłoba wpadł jak bomba do komnaty. Wstrzymałem egzekucję! zakrzyknął. Oleńka z rumianej zrobiła się w jednej chwili biała jak kreda. Zdawało się, że znów zemdleje, lecz nikt nie zwrócił na nią uwagi, bo wszystkie oczy zwrócone były na zagłobę, który oddychał tymczasem jak wieloryb, starając się dech złapać. — Wstrzymałeś, wać, pan egzekucję? — pytał zdziwiony Wołodyjowski. — A to czemu? — Czemu? Niech odsapnę. Oto temu, że gdyby nie ów kmicic, że gdyby nie ów kawaler, to byśmy wszyscy, jak tu jesteśmy, wisieli wypaproszeni na kiejdańskich drzewach. Uf, dobrodzieja naszego chcieliśmy zabić, mości panowie. Uf. Jak to może być? Zakrzyknęli wszyscy razem. Jak może być? Czytajcie ten list. Będziecie mieli odpowiedź. Tu pan Zagłoba podał pismo Wołodyjowskiemu, ów zaś począł je czytać, przerywając co chwila, i spoglądając na towarzyszów, był to bowiem ów list, w którym radziwił, wymawiał gorzko kmicicowi, że na jego natarczywe instancje uwolnił ich od śmierci w kejdanach. A co? Powtarzał za każdą przerwą pan Zagłoba. List kończył się, jak wiadomo, poleceniem, by kmicic miecznika i oleńkę do kejdan sprowadził. Pan Andrzej miał go widocznie dlatego przy sobie, aby w razie potrzeby okazać go miecznikowi, lecz do tego nie przyszło. Przede wszystkim jednak nie pozostawał żaden cień wątpliwości, że gdyby nie kmicic obaj skrzetuscy pan Wołodyjowski i Zagłoba byliby bez miłosierdzia pomordowani w kiejdanach zaraz po owym słynnym układzie z pontusem de la Gardie, mości panowie rzekł Zagłoba, jeśli teraz jeszcze każecie go rozstrzelać, to jak mi Bóg miły porzucę waszą kompanię i znać was nie chcę. — Tu nie ma o tym mowy — odpowiedział Wołodyjowski. — Aj! — rzekł Skrzetuski, biorąc się oburącz za głowę. — Jakie to szczęście, że ojciec zaraz tam list przeczytał, zamiast się z nim wracać do nas. — Waści szpakami musieli za młodo karmić — zawołał Mirski. — Ha! Co? — zawołał Zagłoba. — Każdy inny wpierw by wrócił z wami list czytać, a tamtemu by przez ten czas złe połowiu napchano — ale jak mi tylko przyniesiono papier, który przy nim znaleziono, tak zaraz mnie coś tknęło i że to z przyrodzenia mam do wszystkiego ciekawość. A tam dwóch z latarkami szło naprzód i już byli na łące, mówię im tedy. Poświećcie no mi, niech wiem co tu stoi. I zacząłem czytać. To mówię waćpanom, aż mnie zmroczyło, jakoby mnie kto pięścią w łysinę buchnął. Na Boga mówię, panie kawalerze, czemu to tego listu nie pokazałeś, a on na to, bo mi się nie spodobało. Taka jucha harda, nawet w godzinę śmierci. Ale ja, kiedy to go nie porwę, kiedy nie zacznę obejmować, dobrodzieju mówię, żeby nie ty już by nas wrony strawiły. Kazałem go tedy nazad braci tu prowadzić, a sam ledwiem z konia ducha nie wyparł, ażeby wam jak najprędzej powiedzieć, co się przygodziło. Uff. Dziwny to jest człowiek, w którym widać tyle dobrego, co i złego mieszka, rzekł Stanisław Skrzetuski. Gdyby tacy nie chcieli, lecz zanim skończył, drzwi się otworzyły i żołnierze wprowadzili Kmicica. Wolny jesteś, panie kawalerze, rzekł od razu Wołodyjowski. I pókiśmy żywi, żaden z nas się na ciebie nie targnie. Cóżeś za desperat, żeś tego listu od razu nie pokazał, nie bylibyśmy cię turbowali. Tu zwrócił się do żołnierzy. Odstąpić i na koń wszyscy siadać. Żołnierze cofnęli się, i pan Andrzej został sam na środku izby. Twarz miał spokojną, ale chmurną, i nie bez dumy patrzył na oficerów przed nim stojących. Wolnyś jest, powtórzył Wołodejowski. Wracaj dokąd chcesz, choćby do radziwiła, lubo bolesno to jest widzieć kawalera z zacnej krwi zdrajcy przeciw ojczyźnie pomagającego. Na myśl się więc wadź pan dobrze, rzekł kmicic bo z góry zapowiadam, że niegdzie indziej jeno doradziwiła wrócę. — Przystań do nas! Niech piorun w tego kiejdańskiego tyrana trzaśnie! — zawołał Zagłoba. — Będziesz nam przyjacielem i towarzyszem najmilszym, a ojczyzna matka przebaczy ci coś przeciw niej zawinił. — Za nic! — rzekł z energią Kmicic. — Bóg to rozsądzi, kto lepiej ojczyźnie służy, czy wy, wojnę domową na własną odpowiedzialność wszczynając, czy ja... Służąc panu, który sam jeden uratować tę nieszczęsną rzecz pospolitą może, idźcie swoją drogą, ja pójdę swoją. Nie pora was nawracać i na nic ta robota, jeno to wam z głębi duszy mówię, wy to ojczyznę gubicie, wy w poprzek jej ratunkowi stajecie. Zdrajcami was nie nazwę, bo wiem, że intencje wasze zacne, ale od co jest ojczyzna, to nie Radziwił jej rękę wyciąga, a wymieczami mieczami tę rękę dziecie i w zaślepieniu zdrajcami czynicie jego i tych wszystkich, którzy przy niej stawają. Dla Boga, rzekł zagłoba, gdybym nie widział, jakeś waćpan rezolutnie szedł na śmierć, myślałbym, że strach zmysły ci pomieszał. Komu żeś przysięgał? Radziwiłowi czy Janowi Kazimierzowi? Szwecji czy Rzeczypospolitej zmysły waćpan straciłeś! Wiedziałem, że na nic się nie przyda was nawracać. Bądźcie zdrowi. Czekaj, no jeszcze, rzekł zagłoba, bo tu o ważną rzecz chodzi. Powiedz, no, panie kawalerze, czy radziwił, przyrzekł ci, że nas oszczędzi, gdyś go o to w danych prosił? Tak jest, rzekł Kmicic. Mieliście przez czas wojny w birżach zostawać. Poznaj, że twojego radziwiła, który nie tylko ojczyznę, nie tylko króla ale własnych sług zdradza. Oto jest pismo do komendanta Birżańskiego, którym znalazł przy oficerze nad konwojem komendę mającym. Czytaj! To rzekłszy pan Zagłoba podał list hetmański Kmicicowi. Uf wziął go do rąk i począł przebiegać oczyma, a w miarę jak czytał, krew mu napływała do twarzy i rumieniec wstydu za swego wodza coraz silniej oblewał czoło. Nagle zmiał list w ręku... I rzucił na ziemię. Bądźcie zdrowi, rzekł. Lepiej mi było zginąć z rąk waszych. I wyszedł z izby. Mości panowie, rzekł po chwili milczenia Skrzetuski. Trudna z tym człowiekiem sprawa, bo jako Turek w swego Mahometa, tak on wierzy w swego Radziwiła. Sam myślałem jako i wy, że mu dla korzyści albo dla ambicji służy, ale to tak nie jest. Niezły to człowiek, jeno obłąkany. Jeśli swego mahometa dotąd wyznawał, rzekł zagłoba, tom diablo w nim ową wiarę podkopał. Widzieliście, jak nim rzuciło, skoro list przeczytał. Będzie tam między nimi szarwark niemały, bo to kawaler gotów samemu diabłu, nie tylko radziwiłowi do oczu skoczyć. Jak mi Bóg miły, żeby mi kto stado tureckie darował! Nie ucieszyłbym się tak jak z tego, żem go od śmierci wybawił. Prawda jest, rzekł pan miecznik. Wać panu on życie zawdzięcza, nikt tego nie będzie negował. Bóg z nim, rzekł Wołodyjowski. Raćmy teraz, co czynić. A cóż, siadać i jechać w drogę? Koniska też się trochę wydychały, odpowiedział zagłoba. Tak jest, jechać nam jak najprędzej. A waszmość, pojedziesz z nami. Zapytał miecznika Mirski. Nie osiedzę ja się tu spokojnie i muszę jechać także, ale jeśli wasz mościowie zaraz chcecie ruszać w drogę, to powiem szczerze, że mi to nie na rękę zaraz z wami się zrywać. Skoro tamten żywy odjechał, toć mnie tu zaraz nie spalą ani nie zamordują, a do takiej drogi trzeba się w to i owo zaopatrzyć. Bóg raczy wiedzieć kiedy wrócę. Trzeba tym i owym rozporządzić, co lepsze rzeczy ukryć. Inwentarze wysłać do sąsiadów, łuby spakować. Mam też i trochę gotowizny, którą bym też chciał na wóz zabrać. Do jutra, do świtu będę gotów, ale tak łap zap, nie mogę. My też nie możemy czekać, bo miecz wisi nad nami, odrzekł Wołodyjowski. A wać pan, gdzie się chcesz schronić? W puszczy, wedle waszej rady. Dziewczynę przynajmniej tam zostawię, bo sam jeszcze nie stary i moja szablina przydać się ojczyźnie i królowi jego mości może. To tedy bądź wasz mość zdrów. Daj Bóg, abyśmy się w lepszych czasach spotkali. Niech Bóg nagrodzi wasz mościów za to, żeście mi na ratunek przyszli. Pewnie się tam, gdzie w polu obok siebie zobaczymy. Dobrego zdrowia, szczęśliwej drogi. I poczęli się żegnać z sobą, a potem każdy przychodził kłaniać się pannie Aleksandrze. Żonę moją waćpanna w puszczy zobaczysz i chłopczysków Uściskaj ich tam ode mnie i kwitnij w dobrym zdrowiu! rzekł Jan Skrzetuski. A wspomnij czasem żołnierza, który choć nie miał do cię szczęścia, rad ci zawsze nieba przychylić! dodał Rozdział 21. Tejże nocy, najdalej we dwie godziny po odjeździe oddziału Wołodyjowskiego, przybył do Bill na czele jazdy sam Radziwił który Kmicicowi na odsiecz szedł, bojąc się, by ten nie wpadł w ręce Wołodyjowskiego. Dowiedziawszy się, co zaszło, zagarnął miecznika wraz z Oleńką i do Kiejdan, nie wypocząwszy nawet koniom, wracał. Hetman niezmiernie był wzburzony, słuchając opowieści z ust miecznika, który wszystko szeroko opowiadał, chcąc od siebie uwagę groźnego magnata odwrócić. Nie śmiał też protestować dla tej samej przyczyny przeciw wyjazdowi do Kiejdan i rad był w duszy, że się na tym burza skończyła. Radziwił zaś, chociaż pana miecznika o praktyki i zmowy podejrzewał, miał istotnie zbyt wiele troska, żeby o tym w tej chwili pamiętać. Ucieczka Wołodyjowskiego mogła zmienić rzeczy na Podlasiu. Horodkiewicz i Jakub Kmicic, którzy tam stali na czele chorągwi skonfederowanych przeciw Hetmanowi, byli to dobrzy żołnierze, ale nie dość poważni, skutkiem czego cała konfederacja nie miała powagi. Tymczasem z Wołodyjowskim uciekli tacy ludzie jak Mirski, Stankiewicz i Oskierko, nie licząc samego małego rycerza, wszyscy oficerowie wyborni i otoczeni mirem powszechnym. Wszakże był na Podlasiu i książe Bogusław, który z nadwórnymi chorągwiami opierał się konfederatom, oczekując przy tym ciągle pomocy od wuja elektora. Ale wój elektor marudził, widocznie czekał na wypadki. Oporne zaś wojska rosły w siłę i codzień przybywało im stronników. Hetman przez jakiś czas chciał sam ruszyć na Podlasie i jednym zamachem zgnieść buntowników, ale wstrzymywała go myśl, że niech tylko nogą z granic żmudzi wyruszy, wnet cały kraj powstanie i powaga radziwiłowska zmaleje w takim wypadku w oczach szwedzkich do zera. Namyślał się więc książę nad tym, by Podlasia całkiem na razie nie odpuścić i księcia Bogusława na żmuć nie ściągnąć. Było to potrzebne i pilne, bo z drugiej strony dochodziły groźne wieści o działaniach pana wojewody Witebskiego. Próbował hetman pojednać się z nimi, i wciągnąć go do swych planów, ale sapiecha odesłał listy bez odpowiedzi. Mówiono natomiast, że się licytuje, sprzedaje co może, srebra przetapia na monetę, Stada za gotowy grosz oddaje, makaty i kobierce nawet Żydom zastawia, majętności wydzierżawia, a wojska ściąga. Hetman, z natury chciwy i do ofiar pieniężnych niezdolny, wierzyć początkowo nie chciałby, ktoś bez wahania całą swą fortunę na ołtasz ojczyzny rzucał, ale czas przekonał go, że tak było w istocie, bo sapiecha z każdym dniem rósł w wojskową potęgę. Garnęli się do niego zbiegowie, szlachta osiadła, patrioci, nieprzyjaciele radziwiłłowscy, ba, gorzej i dawniejsi przyjaciele i jeszcze gorzej, bo nawet krewni hetmańscy, jako książę łowczy Michał, o którym przyszła wiadomość, iż rozkazał, aby wszystkie intraty z dóbr jego, jeszcze przez nieprzyjaciela niezajętych, były oddane na wojsko wojewodzie witebskiemu. Tak to rysował się od fundamentów i chwiał się gmach zbudowany przez pychę Janusza radziwiła. Cała rzecz pospolita miała się w tym gmachu zmieścić, a tymczasem okazało się w prędce, że jednej żmudzi objąć nie może. Położenie coraz było podobniejsze do błędnego koła, bo na przykład przeciw wojewodzie Witebskiemu mógł radziwił wezwać wojska szwedzkie, które coraz więcej kraju stopniowo zajmowały, ale byłoby to przyznać się do bezsilności. Zresztą stosunki hetmana z musem szwedzkim były od czasu klewańskiej potyczki dzięki pomysłowi pana Zagłoby zachwiane i pomimo wyjaśnień panowało pomiędzy nimi rozdrażnienie i nieufność. Hetman, wyprawiając się w pomoc kmicicowi, miał był nadzieję, że jeszcze może Wołodyjowskiego pochwyci i zniesie, więc gdy i to wyrachowanie zawiodło, wracał do kiejdan zły i chmurny. Dziwiło go także, że Kmicica w drodze do Bill nie zdybał, co stało się dlatego, że pan Andrzej, którego dragonów pan Wołodyjowski nie omieszkał zabrać ze sobą, wracał sam jeden, więc wybrał się krótszą drogą, lasami, omijając Plemborki i Ejragoę. Po całej nocy spędzonej na koniu, w południe następnego dnia stanął hetman wraz z wojskiem na powrót w Kiejdanach i pierwsze jego pytanie było o Kmicica. Odpowiedziano mu, że wrócił, ale bez żołnierzy O tej ostatniej okoliczności wiedział już książę Ale ciekaw był usłyszeć z ust samego Kmicica relacje, Więc kazał go natychmiast wołać do siebie Nie udało ci się jako i mnie Rzekł, gdy Kmicic stanął przed nim Mówił mi już Miecznik Rosieński, żeś wpadł w ręce tego małego diabła Tak jest, rzekł Kmicic I list mój cię wyratował? o którym liście wasza książęca mość mówisz, bo oni, przeczytawszy sami ten, który znaleźli przy mnie, przeczytali mi w nagrodę drugi, któryś wasza książęca mość do komendanta Birżeńskiego pisał. Ponura twarz radziwiła, pokryła się jakoby krwawym obłokiem. Więc ty wiesz. Wiem, odrzekł zapalczywie Kmicic, jak wasza książęca mość mogłeś tak ze mną postąpić. Szlachcicowi prostemu wstyd słowo łamać, a cóż dopiero księciu i wodzowi milcz! rzekł radziwił. Nie zmilczę, bom tam przed tymi ludźmi oczami za waszą książęcą mość świecić musiał. Ciągnęli mnie, żebym do nich przystał, a jam nie chciał i powiedziałem im radziwiłowi służę, bo przy nim słuszność, przy nim cnota. Na to pokazali mi ów list. Patrz, jaki twój radziwił. A jam musiał gębę stulić i wstyd łykać. Wargi hetmana poczęły drgać z wściekłości. Ogarnęła go dzika żądza skręcić tę zuchwałą głowę skarku i już, już ręce podnosił, aby na służbę zaklaskać. Gniew zasłaniał mu oczy, tamował oddech w piersiach i pewnie drogo by przyszło kmicicowi zapłacić za wybuch, gdyby nie nagły atak astmy, który w tej chwili pochwycił księcia. Twarz mu zczerniała, zerwał się z krzesła i rękoma począł bić powietrze. Oczy wyszły mu na wierzchu głowy, a z gardzieli wydobył się chrapliwy ryk, w którym Kmicic zaledwie zrozumiał słowo – duszę się! Nauczyniony alarm zbiegła się służba na dworni medycy i poczęto cucić księcia, który zaraz stracił przytomność. Cucono go z godzinę, a gdy wreszcie począł dawać ślady życia, Kmicic wyszedł z komnaty. Na korytarzu spotkał charłampa, który się był już podleczył z ran i stłuczeń otrzymanych w bitwie ze zbuntowanymi Węgrami Oskierki. — A co nowego? — spytał wąsacz. — Już przyszedł do siebie — odpowiedział Kmicic. Hm, — Ale lada dzień może nie przyjść. Zła nasza, panie pułkowniku, bo jak książę zemrze, to się jego uczynki na nas skrupią. Cała nadzieja w Wołodyjowskim, że starych towarzyszów będzie osłaniał, Dlatego też powiem waszej mości, tu Harłam zniżył głos, kontent jestem, że się wymknął. To już mu tak ciasno było? Co to ciasno? Imaginuj sobie, wasza mość w tej Olszynie, w którejśmy go otoczyli, wilki były i nie wymknęły się, a on się wymknął. Niech go kule biją. Kto wie, kto wie, czy nie przyjdzie się go za połę uchwycić, bo jakoś tu koło nas kuso. Szlachta okrutnie się od naszego księcia odwraca i wszyscy mówią, że wolą prawdziwego nieprzyjaciela Szweda, tatara nawet, niż Renegata. Od co jest. A tu precz książę, pan każe coraz więcej obywatelów łapać i więzić, co między nami rzekłszy, jest przeciw prawu i wolności. Przywieziono dziś pana miecznika Rosińskiego, a to go przywieziono? No jakże i skrewniaczką? Panna jako migdał, powinszować waszej mości. Gdzież ich postawiono? W prawym skrzydle. Zacne pokoje im dano, nie mogą się skarżyć, no, chyba na to, że warta pod drzwiami chodzi. A kiedy wesele, panie pułkowniku? Jeszcze kapela na to wesele nie zamówiona. Bywaj wać pan zdrów, rzekł Kmicic. Kmicic pożegnawszy Harłampa, udał się do siebie. Bezsenna noc, burzliwe jej wypadki i ostatnie zajście z księciem zmęczyły go tak, że zaledwie na nogach mógł ustać. A przy tym jako ciału strudzonemu i zbitemu każde dotknięcie ból sprawia tak on duszę miał zbolałą. Proste pytanie Harłampa, kiedy wesele, ubodło go dotkliwie, bo wnet stanęła mu jako żywa przed oczyma lodowata twarz oleńki i jej usta zaciśnięte wówczas, gdy ich milczenie potwierdzało wyrok śmierci na niego. Mniejsza, czy słowo jej prośby mogło go zbawić, czy pan Wołodyjowski byłby na nie zważał, Cały żal i ból, jaki Kmicic odczuwał w tej chwili, tkwił w tym, że ona nie wymówiła tego słowa. A przecie po dwakroć poprzednio nie wahała się go ratować. Takaż to już przepaść była między nimi, tak dalece wygasła w jej sercu nie już miłość, lecz prosta życzliwość, którą nawet dla obcego mieć można, prosta litość, którą dla każdego mieć trzeba. Im więcej myślał nad tym kmicic, tym okrutniejszą wydawała mu się olęka, tym większy czuł do niej żal, tym głębszą urazę. Cóżem takiego uczynił, pytał sam siebie, aby mną tak jak przeklętym przez kościół pogardzano. Choćby i źle było Radziwiłowi służyć, to przecie czuję się w tym niewinnym, bo z ręką na sumieniu powiedzieć mogę, że nie dla promocyj, nie dla zysków, nie dla chlebów mu służę, jeno że korzyść dla ojczyzny w tym widzę. Za cóż bez sądu mnie potępiono. Dobrze, dobrze, niechże tak będzie. Nie pójdę z win niepopełnionych się oczyszczać, ani miłosierdzia prosić. Powtarzał sobie po tysiąc razy. A jednak ból nie ustawał. Owszem, wzmagał się coraz bardziej. Wróciwszy do swych komnat, rzucił się pan Andrzej na łoże i próbował zasnąć, lecz mimo całego umęczenia nie mógł. Po chwili wstał i począł chodzić po komnacie. Od czasu do czasu ręce do czoła przykładał i mówił do siebie głośno, nie może być inaczej jeno serce w tej dziewce zawzięte i znowu tego m się po tobie panno nie spodziewał. Bogdaj ci Bóg za to zapłacił. Na takich rozmyślaniach upłynęła mu godzina jedna i druga. Na koniec znużył się do reszty i drzemać począł, siedząc na łożu, lecz nim zasnął, zbudził go dworzanin książęcy, pan Szki i wezwał do księcia. Radziwił czuł się już lepiej i oddychał swobodniej, ale na ołowianej jego twarzy znać było osłabienie wielkie. Siedział w głębokim krześle skórą obitym mając przy sobie medyka, którego zaraz, równo z wejściem Kmicica odesłał. Byłem już jedną nogą na tamtym świecie, i przez ciebie, rzekł do pana Andrzeja. Mości książę, nie moja wina, powiedziałem, co myślał. Niechże tego więcej nie będzie. Nie dorzucaj choć ty ciężaru do brzmienia, które dźwigam i to wiedz, że co tobie przebaczyłem, innemu bym nie przebaczył. Kmicic milczał. Jeśli kazałem, rzekł po chwili książę, tych ludzi w birżach egzekwować, którym na twoją prośbę przebaczyłem w Kejdanach, to nie dlatego, żem cię chciał zwodzić, jeno by ci boleści oszczędzić. Uległem pozornie, bo mam dla ciebie słabość, a ich śmierć była konieczna. Czy to mia kat, czy myślisz, że krew rozlewam dlatego jeno, by oczy czerwoną barwą napaść? Ale gdy pożyjesz dłużej, poznasz, że gdy ktoś chce czegoś na świecie dokazać, temu nie wolno ni własnej, ni cudzej słabości folgować. Nie wolno większych spraw dla mniejszych poświęcać. Ci ludzie powinni byli zginąć tu w Kiejdanach, bo patrz, co się przez twoją instancję stało. W kraju opór podsycony. Wojna domowa rozpoczęta, dobra przyjaźń ze Szwedami zachwiana, zły przykład innym dany, od którego bunt jako zaraza się szerzy. Mało tego, sam osobą swoją musiałem później wyprawę na nich czynić i konfuzji wobec wszystkiego wojska się najeść. Tyś ledwie z ich rąk nie zginął, a teraz pójdą na podlasie i głowami buntu się staną. Patrz i ucz się. Gdyby zginęli w Keidanach, nie byłoby tego wszystkiego. Aleś ty, prosząc za nich o afektach własnych, tylko myślał. Ja zaś posłałem ich po śmierć do birż, bom doświadczony, bo dalej widzę, bo wiem to z praktyki, że kto w pędzie chociaż o mały kamień się potknie, ten łatwo upadnie, a kto upadnie, ten może się więcej nie podnieść i tym snadniej im przedtem biegł szybciej. Niech Bóg broni, ile złego narobili ci ludzie. Tyle oni nie zaważą, aby mogli całe przedsięwzięcie waszej książęcej mości popsować. Choćby nic więcej nie uczynili nad to, że za ich przyczyną dyfidencje między mną a Pontusem powstały, już szkoda byłaby nieoszacowana. Rzecz się już wyjaśniła, że to byli nie moi ludzie, ale list z pogróżkami, który do mnie Pontus napisał, pozostał. I tego listu mu nie daruje. Jest pontus Szwagrem królewskim, ale to jeszcze wątpliwa, czy moim mógłby zostać i czy radziwiłowskie progi nie były dla niego za wysokie. Wasza księżęca mość niech z samym królem nie z jego sługami traktuje. Tak chcę uczynić. Jeśli zgryzoty mnie nie zabiją, nauczę tego szwedzika modestii. Jeśli zgryzoty mnie nie zabiją, a bodaj czy się na tym skończy, bo mi tu cierniów ani boleści nikt nie szczędzi. Ciężko mi, ciężko. Kto by uwierzył, żem jest ten sam, który byłem podłojowym, pod rzeczycą, mozyrem, turowem, kijowym beresteczkiem. Cała rzecz pospolita patrzyła jeno we mnie i w wiśniowieckiego jako w dwa słońca. Wszystko drżało przed Chmielnickim, a on drżał przede mną. I te same wojska, które w czasach powszechnej klęski od Wiktorii do Wiktorii wiodłem, dziś mnie opuściły i rękę na mnie jako parrycydowie podnoszą. Przecie nie wszyscy, bo są tacy, którzy w Waszą Książęcą Mość jeszcze wierzą, rzekł dość porywczo Jeszcze wierzą, póki nie przestaną, odpowiedział z goryczą Radziwiłł wielka ich mościów łaska. Dałby Bóg, żebym się nią nie otruł. Sztych za sztychem każdy z Was wbija we mnie, choć nie jednemu to na myśl nie przychodzi. Wasza książęca mość na intencje zważaj, nie na słowa. Dziękuję za radę. Odtąd pilnie będę zważał, jaką mi każdy gemaj na twarz pokazuje i pilnie zabiegał, aby się wszystkim spodobać. Gorzkie to słowa, Wasza książęca mość, a życie słodkie. Bóg mnie do wielkich rzeczy stworzył, a ja muszę od wykruszać siły w powiatowej wojnie, jaką za ścianek z zaściankiem mógłby prowadzić. Chciałem z monarchami potężnymi się mierzyć, a upadłem tak nisko, że muszę jakiegoś pana wołodyjowskiego po moich własnych majątnościach łowić. Zamiast świat dziwić moją siłą, dziwię go moją słabością zamiast za popioły wilna popiołami Moskwy zapłacić, muszę ci dziękować, żeś kiejdany szańczykami obsypał. Ciasno mi i duszę się. Nie tylko dlatego, że astma mnie dusi. Niemoc mnie zabija. Bezczynność mnie zabija. Ciasno mi i ciężko. Rozumiesz? Myślałem ja, że pójdzie inaczej. rzekł ponuro Kmicic radziwił, począł oddychać z wysileniem. Przedtem, nim inna mnie korona dojdzie, cierniową mi włożono. Kazałem ministrowi Adersowi w gwiazdy patrzeć. Zaraz erygował figurę i mówi, że złe są koniunktury, ale że to przejdzie. Tymczasem męki cierpię. W nocy coś mi spać nie daje, coś chodzi po komnacie, Jakoweś twarze zaglądają mi do łoża, a czasem chłód się nagły czyni, to znaczy, że śmierć koło mnie przechodzi. Męki cierpię. Muszę być jeszcze na zdrady i odstępstwa gotowy, bo wiem, że są tacy, którzy się chwieją. Nie ma już takich, odpowiedział Kmicic. Kto miał odstąpić, to już sobie precz poszedł. Nie zwódź. Sam to widzisz, że reszta polskich ludzi poczyna się oglądać za siebie. Kmicic wspomniał na to, co od Harłampa słyszał i umilkł. Nic to, rzekł radziwił. Ciężko, straszno, ale trzeba przetrwać. Nie mów nikomu o tym, coś tu ode mnie słyszał. Dobrze, że ten atak choroby dziś na mnie przyszedł, bo już się nie powtórzy, a na dziś właśnie sił mi potrzeba, bo chcę ucztę wyprawić i wesołą twarz pokazywać, by ducha w ludziach pokrzepić. I ty się rozpogódź, a nie mów nic nikomu, bo co ja ci mówię, to jeno dlatego, abyś choć ty mnie nie dręczył. Gniew mnie dziś uniósł. Pilnuj, aby się to nie powtórzyło, bo o głowę twoją chodzi. Alem ci już przebaczył. Tych szańczyków, którymiś kiejdany obsypał, sam Peterson by się nie powstydził. Idź teraz, a przyślij mi i Mieleszkę. Sprowadzono dziś zbiegów spod jego chorągwi samych gemajnów. Każe mu ich powiesić co do jednego. Trzeba przykład dać. Bądź zdrów. Ma dziś być wesoło w Kiejdanach. Rozdział dwudziesty Miecznik Rosieński ciężką miał przeprawę z panną Aleksandrą, zanim zgodziła się pójść na ową ucztę, którą hetman dla swych ludzi wyprawił. Musiał tedy błagać prawie ze łzami uporną, a śmiałą dziewczynę i zaklinać, że tu o jego głowę chodzi, że wszyscy, nie tylko wojskowi, ale i obywatele zamieszkali w okolicy Kiejdan, na długość ramienia Radziwiła mają się stawić pod groźbą gniewu książęcego, jakże więc opierać się mogą ci, którzy na łaskę i niełaskę strasznego człowieka są wystawieni. Panna, nie chcąc narażać Stryja, ustąpiła. Jakoż zjazd był niemały, bo wielu okolicznej szlachty wraz z żonami i córkami przypędził, lecz wojskowych było najwięcej, a zwłaszcza oficerów cudzoziemskiego autoramentu, którzy prawie wszyscy przy księciu wytrwali. Sam on, zanim ukazał się gościom, Przygotował twarz pogodną, jak gdyby żadna troska nie zaciążyła mu poprzednio. Pragnął bowiem tą ucztą nie tylko we własnych stronnikach i wojskowych ducha ożywić, ale okazać, że ogół obywateli po jego stronie stoi, a tylko swawolnicy opierają się Unii ze Szwecją. Pragnął okazać, że kraj cieszy się z nim razem, więc nie szczędził zabiegów ni kosztów, by uczta była wspaniała i by echo o niej rozeszło się jak najdalej po kraju. Zaledwie więc mrok pokrył ziemię, setki beczek zapłonęło na drodze zamkowej i dziedzińcu, od czasu do czasu armaty grzmiały, a żołnierstwu przykazano wydawać wesołe okrzyki. Ciągnęły tedy jedna za drugą kolaski, karabony i bryki wiozące personatów okolicznych i tańszą szlachtę. Dziedziniec zapełnił się pojazdami, końmi i służbą, bądź przybyłą z gośćmi, bądź miejscową. Tłumy strojne waksamity i lamy i kosztowne futra zapełniły salę tak zwaną złotą, a gdy książę ukazał się wreszcie, cały jaśniejący od drogich kamieni i z łaskawym uśmiechem na ponurej zwykle, a przy tym wyniszczonej teraz chorobą twarzy, pierwsi oficerowie zakrzyknęli jednogłośnie: „Niech żyje książę hetman! „Niech żyje wojewoda Wileński! Radziwił rzucił nagle oczyma po zebranym obywatelstwie chcąc się przekonać czy zawturują okrzykowi żołnierze jakoż kilkanaście głosów z piersi powtórzyło okrzyk zaś książę zaraz począł kłaniać się i dziękować za afekt szczery i jednomyślny z wami mości panowie mówił damy radę tym którzy chcą zgubić ojczyznę bóg wam zapłać bóg wam zapłać i chodził naokoło po sali, zatrzymywał się przed znajomymi, nie szczędząc w mowie tytułów Panie bracie i miły sąsiedzie, i niejedna twarz chmurna rozpogadzała się pod wpływem ciepłych promieni łaski pańskiej. Już też niepodobna mówili ci, którzy do niedawna z niechęcią patrzyli na jego czyny, aby taki pan i tak wysoki senator nie szczerze ojczyźnie życzył. Albo więc nie mógł inaczej postąpić, jak postąpił? albo arkana w tym jakieś tkwią, które na pożytek Rzeczypospolitej wyjdą. Jakoż od drugiego nieprzyjaciela mamy już więcej wytchnienia, który nie chce się powadzić o nas ze Szwedami. Daj Boże, aby wszystko zmieniło się na lepsze. Byli wszelako i tacy, którzy trzęśli głowami albo wzrokiem mówili sobie wzajem, jesteśmy tu, bo nam nóż na gardło położono. Lecz ci milczeli, gdy tymczasem inni, do przejednania łatwiejsi mówili głośno, tak nawet głośno, żeby ich książę mógł dosłyszeć. Lepiej pana zmienić, niżeli rzecz tą pogrążyć. Niechże korona myśli o sobie, a my o sobie. Kto zresztą nam dał przykład, jeśli nie Wielkopolska? Extrema necessitas extremis ni titur rationibus. Tentanda omnia. Całą ufność w naszym księciu połóżmy i na niego we wszystkim się zdajmy. Niechże Litwę i władzę ma w ręku. Godzien on i jednej i drugiej. Jeśli on nas nie wyratuje, zginiemy. W nim salus. Bliższy on nam niż Jan Kazimierz, bo to nasza krew. Radziwił łowił chciwym uchem te głosy, które dyktowała bojaźń lub pochlebstwo i nie zważał, że wychodziły one z ust ludzi słabych, którzy w niebezpieczeństwie pierwsi by go opuścili, z ust ludzi, którymi każdy podmuch wiatru mógł chwiać jak falą i upajał się tymi wyrazami i sam siebie oszukiwał lub własne sumienie, powtarzając z zasłyszanych zdań to, które zdawało się go najbardziej uniewinniać. Extrema necessitas extremis nititur rationibus lecz gdy przechodząc mimo licznej grupy szlachty usłyszał jeszcze z ust pana Jorzyca bliższy on nam niż Jan Kazimierz, wówczas twarz jego wypogodziła się zupełnie. Samo porównanie i zestawienie go z królem pochlebiało jego dumie, więc zbliżył się zaraz do pana Jurzyca i rzekł Macie rację, panie bracie, bo w Janie Kazimierzu na garniec krwi tylko kwarta litewskiej, a we mnie nie masz innej. Jeżeli zaś dotąd kwarta garncowi rozkazywała, to od was, panów braci, zależy to zmienić. My też garncem gotowi pić zdrowie waszej książęcej mości odrzekł pan Jurzec. O, toś mi waść w myśl utrafił. Weselcie się, panowie bracia. Chciałbym całą litwę tu sprosić. Trzeba by ją na to jeszcze lepiej okroić rzekł pan Szczaniecki z Dalnowa, człowiek śmiały i ostry zarówno w języku, jak w szabli. Co waść przez to rozumiesz? pytał książę, utkwiwszy w niego oczy, że serce waszej książęcej mości od kiejdan obszerniejsze. Radziwił, uśmiechnął się z przymusem i poszedł dalej. W tej chwili też zbliżył się do niego marszałek z doniesieniem, że wieczerza gotowa. Tłumy poczęły płynąć za księciem, jakoby rzeka do tej samej sali, w której niedawno Unia ze Szwecją została ogłoszona. Tam marszałek usadził wedle godności zaproszonych, wymieniając każdego z imienia i urzędu, ale widać, że rozkazy książęce były i pod tym względem naprzód wydane, gdyż kmicicowi dostało się miejsce między miecznikiem rosieńskim a panną Aleksandrą. W obojgu aż zadrgały serca, gdy usłyszeli swe nazwiska razem wymienione i oboje zawahali się w pierwszej chwili. Lecz przyszło im zapewne na myśl, że opierać się byłoby to samo, co ściągać na się oczy wszystkich obecnych, więc siedli obok siebie. Było im źle i ciężko. Pan Andrzej postanowił sobie być obojętnym, jakoby siedziała koło niego obca osoba. Wkrótce jednak zrozumiał, że ani on nie potrafi być tak obojętnym, ani ta sąsiadka nie jest tak obcą, aby mogli zacząć z sobą zwyczajną rozmowę. Owszem oboje to zmiarkowali, że w tym tłumie osób i najrozmaitszych uczuć, spraw, namiętności on myśli tylko o niej, ona o nim i właśnie dlatego takim trudno. Bo oboje nie chcieli i nie mogli wypowiedzieć szczerze, jasno i otwarcie wszystkiego, co im leżało na sercu. Mieli za sobą przeszłość, ale nie mieli przyszłości. Dawne uczucia, ufność, znajomość nawet, wszystko było potargane. Nie było nic pomiędzy nimi wspólnego oprócz uczucia zawodu i żalu. Gdyby i to ostatnie ogniwo pękło, byliby właśnie swobodniejsi, lecz czas tylko mógł przynieść zapomnienie, obecnie było na to za wcześnie. Kmicicowi tak było źle, że prawie mękę cierpiał, a jednak za nic w świecie nie byłby odstąpił tego miejsca, któremu marszałek wyznaczył. Uchem łowił szelest jej sukni, baczył, udając, że nie baczy na każdy jej ruch, Odczuwał ciepło bijące od niej i wszystko to razem sprawiało mu jakąś bolesną rozkosz. Po chwili poznał, że i ona równie jest czujna, choć niby na niego nie zważa. Porwała go nieprzezwyciężona chęć spojrzenia na nią, więc zaczął strzycu kośnie oczyma, póki nie ujrzał jasnego czoła oczu nakrytych ciemnymi rzęsami i białej, niepomalowanej barwiczką jak u innych pań twarzy. Było zawsze w tej twarzy coś tak dla niego pociągającego, że aż serce w biednym kawalerze zadrgało z żalu i bólu. Żeby zaś taka zawziętość w tak anielskiej urodzie mieścić się mogła, pomyślał sobie. Lecz uraza była zbyt głęboka, więc wkrótce dodał w duszy: „Nic mi po tobie, niech cię inny bierze. I nagle poczuł, że gdyby ów jakiś inny spróbował tylko skorzystać z jego pozwolenia, to by go na sieczkę posiekał. Na samą myśl o tym chwycił go gniew straszny, uspokoił się dopiero, gdy sobie przypomniał, że to przecie on sam, nie kto inny przy niej siedzi i że nikt, przynajmniej w tej chwili, o nią nie zabiega. Tedy jeszcze raz na nią spojrzę, a potem się w drugą stronę zwrócę, pomyślał. I znów począł strzyc ku niej z ukosa ale właśnie w tej chwili ona uczyniła to samo i oboje spuścili co prędzej oczy upokorzeni ogromnie, jakoby na grzechu złapani panna Aleksandra toczyła również walkę z sobą ze wszystkiego co zaszło z postępowania kmicica w Billewiczach, ze słów Zagłoby i Skrzetuskiego poznała że kmicic błądził ale nie był tyle winny nie zasługiwał na taką pogardę, na takie bezwzględne potępienie, jak poprzednio sądziła. Przecie on to tamtych zacnych ludzi od śmierci uwolnił. Przecie tyle w nim było jakiejś wspaniałej dumy, że wpadłszy w ich ręce, mając przy sobie list, który mógł go uniewinnić, a przynajmniej od śmierci uchronić, nie pokazał jednak tego listu. Nie rzekł ani słowa i poszedł na śmierć z podniesioną głową. Oleńka. Chowana przez starego żołnierza stawiającego pogardę śmierci na czele wszystkich innych cnót, wielbiła męstwo z całego serca, więc nie mogła się oprzeć mimowolnemu podziwowi dla tej rogatej, rycerskiej fantazji, którą można było chyba razem z duszą z ciała wypędzić. Zrozumiała i to, że jeśli kmicic radziwiłowi służył, to z zupełną dobrą wiarą, Jakąż więc krzywdą było dlań posądzenie o rozmyślną zdradę, a jednak ona pierwsza wyrządziła mu tę krzywdę, nie oszczędziła mu ani obelgi, ani wzgardy, nie chciała mu przebaczyć nawet wobec śmierci. Nagródź krzywdę, mówiło jej serce, wszystko się między wami skończyło, aleś mu to powinna wyznać, żeś go niesprawiedliwie sądziła. Dłużnaś w tym jeszcze i sobie. Lecz było w tej pannie także dumy niemało, a może nawet i nieco zawziętości, więc wnet jej przyszło na myśl, że ów kawaler pewnie już o takie zadościuczynienie nie stoi i aż rumieńce na twarz jej wytrysły. — Skoro nie stoi, niechże się obejdzie — rzekła sobie w duszy. Wszakże sumienie mówiło dalej, że czy pokrzywdzony o krzywdę stoi, czy nie stoi, wynagrodzić ją trzeba. Lecz z drugiej strony i duma przytaczała coraz nowe argumenta — jeśli by słuchać, co być może nie chciał, przyszłoby się tylko próżno wstydu najeść, a powtórę winien czy niewinien, rozmyślnie czyni, czy też przez zaślepienie dość, że ze zdrajcami trzyma. Zn Rozdział dwudziesty trzeci. Tegoż wieczora, po skończonej uczcie, pan Andrzej pragnął koniecznie widzieć się z księciem, ale odpowiedziano mu, że książę zajęty jest tajemną rozmową z panem słuchańcem. Przyszedł więc na zajutrz z rana i natychmiast został przed oblicze pańskie przypuszczony. Wasza książęca mość, rzekł, przyszedłem z prośbą. Co chcesz, abym dla ciebie uczynił? Nie mogę tu dłużej żyć. Każdy dzień większa dla mnie męka. Nic tu po mnie w danach. Niech wasza książęca mość wymyśli mi jakąś funkcję, niech mnie wyśle gdzie chce. Słyszałem, że pułki mają na złota ruszać. Pójdę z nimi. Radby Zółtareko pochałasował z nami, ale mu nijak do nas, bo to już szwedzka protekcja, a my też na niego bez szwedów nie możemy. Graf Magnus okrutnie wolno się posuwa i wiadomo dlaczego. Dlatego, że mi nie ufa, ale także ci to źle w kiejdanach danach przy naszym boku. Wasza książęca mość nam nie łaskaw, a przecie tak mi źle, iż wypowiedzieć nie umiem. Prawdę mówiąc, myślałem, że inaczej wszystko pójdzie. Myślałem, że będziemy się bili, że żyć będziemy w ogniu i w dymie, na kulbace, dzień i noc. Do tego mnie Bóg stworzył, a tu sieć, słuchaj rozpraw i dysput, gnij w bezczynności albo poluj na swoich zamiast na nieprzyjaciela. Nie mogę wytrzymać, po prostu nie mogę, wolę sto razy śmierć, jak mi Bóg miły. Czysta męka. Wiem już, z czego ta desperacja pochodzi. A mory to nic więcej gdy podstarzejesz będziesz się śmiał z tych mąk widziałem to wczoraj żeście na siebie z tą dziewczyną krzywi i coraz krzywsi nic mi do niej a jej do mnie co było to się i skończyło a co to ona wczoraj zachorowała tak jest książę milczał przez chwilę radziłem ci już i jeszcze raz radzę rzekł hetman jeżeli ci o nią chodzi to ją bierz z jej wolą lub bez jej woli Każę wam dać ślub. Będzie trochę krzyku i płaczu nic to. Po ślubie weźmiesz ją do swojej kwatery i jeśli na nazajutrz jeszcze będzie płakała, toś baj bardzo. Ja proszę Waszej książęcej mości o jakąś funkcję wojskową, nie o ślub, odrzekł szorstko kmicic. Tedy jej nie chcesz? Nie chcę. Ni ja jej, ni ona mnie. Choćby się też dusza we mnie podarła, nie będę jej o nic prosił. Chciałbym jeno być jak najdalej, ażeby o wszystkim zapomnieć, póki mi się rozum nie pomiesza. Tu nie ma nic do roboty, a bezczynność ze wszystkiego najgorsza, bo zmartwienie człowieka trawi jako choroba. Niech wasza książęca mość przypomni sobie, jak jej wczoraj jeszcze było ciężko, póki nowiny dobre nie przyszły. Tak mnie jest dziś i tak będzie. Co mam robić? Za głowę się łapić, by jej gorzkie myśli nie rozerwały i siedzieć? Co tu wysiedzę? — Bóg wie, co to za czasy, Bóg wie, co to za jakaś wojna, której zrozumieć ani umysłem objąć nie mogę, od czego jeszcze ciężej. — Ot, jak mi Bóg miły, jeśli wasza książęca mość mnie jako nie użyjesz, tedy chyba ucieknę, watachę zbiorę i będę bił. — Kogo? — spytał książę. — Kogo? Pójdę pod Wilno i będę urywał, jaką Chowańskiego urywał. — Puść wasza książęca mość ze mną, moją chorągiew, to i wojna się zacznie. Twoja chorągiew tu mi potrzebna przeciw wewnętrznemu nieprzyjacielowi. Toż to i ból, toż to i męka w kejdanach z założonymi rękoma stróżować albo się za jakim Wołodyjowskim uganiać, Którego by się przy strzemieniu za towarzysza mieć wolało. Ja funkcję dla ciebie mam rzekł książę. Pod wilno cię nie puszczę ani chorągwi ci nie dam. Jeżeli zaś wbrew mojej woli postąpisz i zebrawszy watachę pojedziesz, to wiedz, że tym samym przestaniesz mi służyć. Ale ojczyźnie się przysłużę. Ten służy ojczyźnie, kto mnie służy. Jużem cię o tym przekonał. Przypomnij sobie także, żeś mi zaprzysiągł. Na koniec, gdy na wolontariusza wyjdziesz, to zarazem wyjdziesz spod mojej inkwizycji, a tam sądy z wyrokami na cię czekają. Dla własnego dobra nie powinieneś tego czynić. Co tam teraz sądy znaczą? Zakownem nic. Ale tu, gdzie jeszcze kraj spokojny nie ustały dotąd funkcjonować. Możesz się wprawdzie nie stawić, ale wyroki zapadną i będą nad tobą ciążyły, aż do spokojniejszych czasów. Kogo raz do trąby włożą, temu i w dziesięć lat przypomną, a już szlachta laudańska przypilnuje, by ci nie przypomniano. Żeby prawdę Waszej Książęcej Mości powiedzieć, jak przyjdzie pokuta, to się i poddam. Dawniej gotów byłem z całą Rzeczą Pospolitą wojnę prowadzić i z wyroków tyle sobie robić, ile nieboszczek pan łaszcz, który kazał sobie nimi Delię potrzeć. Ale teraz jakowaś bolączka wyrosła mi na sumieniu, człowiek się boi zabrnąć dalej, niż by chciał, i niepokój duszny o wszystko go toczy. Taki żeś skrupulat, ale mniejsza z tym. Powiedziałem ci, że jeśli chcesz stąd jechać, to funkcję dla ciebie mam i bardzo zacną. Ganchow mi o nią w oczy lezie i przymawia się każdego dnia już myślałem żeby mu ją dać wszelako nie może to być gdyż trzeba mi tam kogoś znacznego z nielada jakim nazwiskiem i nie obcym ale polskim które by samo przez się świadczyło że nie wszyscy mnie opuścili i że są jeszcze możni obywatele którzy ze mną trzymają tyś mi wraz do tego ileże i fantazję masz dobrą i wolisz, żeby się tobie kłaniano, niż żebyś sam się miał kłaniać. O co idzie waszej książęcej mości? Trzeba jechać w dalszą podróż. Dziś gotowym i swoim kosztem, bo u mnie z pieniędzmi kuso. Jedne intraty nieprzyjaciel zajął, drugie swoi pustoszą, a wszystko nie dochodzi w porę. Całe zaś wojsko, które przy mnie jest, przeszło teraz na mój koszt. Pewnie mi Pan podskarbi, który u mnie pod kluczem siedzi, grosza nie użyczy raz dlatego, żeby nie chciał, powtórę, że sam nie ma. Co jest grosza publicznego, to biorę nie pytając, ale siłaż to go jest. Od szwedów zaś wszystkiego prędzej dostaniesz niż pieniędzy, bo im się samym na widok każdego szelonga ręce trzęsą. Wasza książęca mość niepotrzebnie się nad tym rozwodzi. Jeśli pojadę to swoim kosztem ale tam trzeba znacznie wystąpić, nie żałować. Nic ja nie będę żałował. Oblicze Hetmana rozjaśniło się, bo rzeczywiście gotowizny nie miał, chociaż niedawno Wilno zrabowała, a przy tym chciwy był z natury. Prawdą było również i to, że intraty z niezmierzonych jego dóbr, ciągnących się od Infland po kijów i od Smoleńska po Mazowsze, przestały w istocie wpływać, a koszta na wojsko z każdym dniem rosły. To mi się podoba, rzekł. Ganchow zaraz by mi zaczął w skrzynie pukać, a tyś, człek inny. Słuchaj tedy, o co chodzi. Słucham pilnie. Naprzód, pojedziesz na Podlasie. Perikuloza to droga, bo tam są konfederaci, którzy z obozu wyszli i przeciw mnie czynią. Jakim się wykręcisz, to twoja rzecz. Uf, Jakub Kmicic może by cię oszczędził, ale strzeszcie się Chorotkiewicza, Żeromskiego, a zwłaszcza Wołodyjowskiego z jego laudańską kompanią. Byłem już jawi, w ich ręku i nic mi się nie stało. To dobrze. Wstąpisz do zabudowa, gdzie siedzi Harasimowicz. Przykażesz mu, żeby co można grosiwa z intrat, z podatków publicznych i skąd można ściągnął i mnie odesłał, ale nie tu, jeno do tylży, gdzie są już rzeczy moje. Co będzie mógł zastawić z dóbr albo z inwentarzy, niech zastawi. Co będzie można wziąć od Żydów, niech weźmie. Powtórę niech o konfederatach myśli, żeby ich jako pogubić. Ale to już nie twoja głowa. Dam mu własnoręczną instrukcję. Ty mu list oddaj i ruszaj zaraz do Tykocina, do księcia Bogusława. Tu hetman przerwał i począł oddychać głośno, bo dłuższe mówienie męczyło go bardzo. Kmicic wpatrywał się w niego chciwie, bo mu się dusza wydzierała do odjazdu. I czuł, że ta podróż pełna spodziewanych przygód będzie balsamem na jego wnętrzne zgryzoty. Hetman po chwili tak mówić począł. Za głowę się biorę, dlaczego książę Bogusław siedzi jeszcze na Podlasiu. Dla Boga może zgubić mnie i siebie. Pilnie uważaj na to, co mówię, bo chociaż oddasz mu moje listy, trzeba, żebyś umiał żywym słowem je poprzeć i wytłumaczyć wszystko, co się napisać nie da. Owóż wiedz o tym, że wczorajsze wieści były dobre, ale nie tak dobre, jakem szlachcie powiedział, a nawet nie tak dobre, jakem sam zrazu myślał. Szwedzi wprawdzie górą. Zajęli Wielkopolskę, Mazowsze Warszawę, województwo sierackie poddało im się, gonią jana Kazimierza pod Kraków i Kraków obiegną jak Bóg w niebie. Czarniecki ma go bronić, ów świeżo wypieczony senator, ale muszę przyznać, że żołnierz dobry. Kto może przewidzieć, co się stanie? Szwedzi wprawdzie umieją zdobywać fortece, a nie było nawet czasu na wzmocnienie Krakowa. Wszelako ten pstry kasztelanik może się trzymać miesiąc, dwa, trzy. Dzieją się czasem takie cuda, jako wszyscy pamiętamy pod zbarażem. Owóż jeśli się będzie zacięcie trzymał, diabeł może wszystko na wspak obrócić. Ucz się arkanów polityki. Wiedz tedy naprzód, że w Wiedniu nie będą chętnym okiem patrzeć na rosnącą potęgę szwedzką i mogą pomoc dać. Tatarzy też, wiem to dobrze, skłonni są pomagać Janowi Kazimierzowi. Na kozactwo i Moskwę nawałem ruszą. A wówczas wojska ukrainne pod Potockim przyjdą na pomoc. Desperat dziś Janka Kazimierz, a jutro może jego szczęście przeważyć. Tu książę musiał znów dać wypoczynek strudzonym piersiom, a pan Andrzej dziwnego doświadczał uczucia, z którego sam sobie na razie nie umiał sprawy zdać. Oto on, stronnik radziwiłowski i szwedzki, czuł jakby radość wielką na myśl, że szczęście może się od Szwedów odwrócić. Mówił mi słuchaniec, rzekł książę, jak to było pod Widawą i Żarnowem. Otóż w pierwszym spotkaniu przednie nasze straże, chciałem powiedzieć polskie, starły Szwedów na proch. To niepospolite ruszenie i Szwedzi ponosiła fantazji i stracili. Ale przecie wiktoria tu i tam była przy nich. Była, bo się chorągwie Janowi Kazimierzowi pobuntowały. A szlachta oświadczyła, że będzie stać w szyku, ale bić się nie chce. Wszelako to się pokazało, że w polu nie więcej Szwedzi od kwarcianych umieją. Niech się trafi jedna i druga wiktoria, może się duch zmienić. Niech przyjdą Janowi Kazimierzowi zasiłki pieniężne, aby mógł żołd zapłacić. To się i nie będą buntowali. Potocki nie ma siła ludu, ale srodze to ćwiczone chorągwie i zjadliwe jak osy. Tatarzy przyjdą z nim. A elektor nam w dodatku nie dopisuje. Jakże to? Liczyliśmy obaj z Bogusławem, że zaraz ze Szwedami i z nami w ligę wejdzie, bo wiemy co o jego afektach dla rzeczypospolitej trzymać. Ale on zbyt ostrożny i o własnym dobru tylko myśli. Czeka widać co się stanie, a tymczasem wchodzi w ligę, ale z miastami pruskimi, które wiernie przy Janie Kazimierzu stoją. Myślę, że w tym będzie jakowaś zdrada chyba by elektor nie był sobą albo zgoła o szwedzkiej fortunie wątpił. Ale nim się to wyjaśni. Tymczasem liga przeciw Szwedom stoi i niech im się w Małopolsce noga powinie, tedy zaraz się Wielkopolska i Mazury podniosą, prusacy z nimi pójdą i może się przytrafić. Tu książę wzdrygnął się jakby przerażony przypuszczeniem. Co się może przytrafić? Pytał Kmicic. Że noga szwedzka z Rzeczy Pospolitej nie wyjdzie. Odparł ponuro książę. Kmicic zmarszczył brwi i milczał. Wówczas, mówił dalej niskim głosem hetman, i nasza fortuna spadłaby tak nisko, jak wprzód była wysoko. Pan Andrzej zerwał się z miejsca z iskrzącymi oczyma, z rumieńcami na twarzy i zakrzyknął: Wasza książęca mość, co to jest? A czemuż mi to Wasza książęca mość mówił niedawno, że Rzeczpospolita przepadła i że tylko w spółce ze szwedami przez osobę i przyszłe panowanie waszej książęcej mości ratować ją można? Czemu mam wierzyć? Czy temu, com wączas słyszał, czy temu, co dziś? A jeśli tak jest, jak wasza książęca mość dziś mówisz, to dlaczego trzymamy ze szwedami zamiast ich bić? Toż dusza do tego się śmieje. Radziwił wpatrzył się surowo w młodzieńca. Zuchwały jesteś, rzekł, ale kmicic jechał już na własnym uniesieniu jak na koniu. Potem o tym, jakim ja jest. Teraz daj mi wasza książęca mość respons na to, co pytam. Dam ci respons taki, rzekł dobitnie Radziwił. Jeśli rzeczy tak się obrócą, jak mówię, tedy zaczniemy Szwedów bić. Pan Andrzej przestał parskać nos natomiast palnął się dłonią w czoło i zakrzyknął: — Głupim! — Głupim! Tego ci nie neguję, rzekł książę. I przydam, że miarę w zuchwałości przebierasz. Wiedź, że iż po to cię wysyłam, abyś zmiarkował, jak się fortuna obróci. Chcę dobra ojczyzny, niczego więcej. To, co mówił, są supozycje, które mogą się nie sprawdzić i pewnie się nie sprawdzą, ale ostrożnym trzeba być. Kto chce, by go woda nie porwała, musi umieć pływać, a kto idzie lasem, w którym dróg nie ma, ten często musi stawać i miarkować, w którą mu stronę iść należy. Rozumiesz? Tak jasno, jakoby słońce świeciło. Recedere nam wolno i trzeba, jeżeli dla ojczyzny będzie tak lepiej, ale nie będziemy mogli, jeżeli książę Bogusław dłużej na Podlasiu będzie siedział. Głowę widać stracił, czy co? Tam siedząc musi się za jedną albo za drugą sprawą oświadczyć. Albo za Szwedem, albo za Janem Kazimierzem. A to właśnie byłoby najgorzej. Głupim jest wasza książęca mość, bo znowu nie rozumiem. Podlasie blisko Mazowsza. I albo Szwedzi je zajmą, albo z miast pruskich przyjdą posiłki przeciw Szwedom. Tedy trzeba będzie wybierać. Ale czemu książe Bogusław nie ma wybierać? Bo póki on nie wybierze... Puty Szwedzi bardziej się na nas oglądają i muszą nas ujmować. Toż samo elektor. Jeśli zaś recedere przyjdzie i przeciw Szwedom się obrócić, wtedy on ma być ogniwem między mną i Janem Kazimierzem. On ma mi powrót ułatwić, czego by nie mógł uczynić, gdyby wprzód przy Szwedach się opowiedział. że zaś na Podlasiu musi wkrótce koniecznie wybrać, niech jedzie do Prus, do Tylży i tam czeka, co się stanie. Elektor siedzi w margrabstwie, tedy bogusław będzie największą powagą w prusie i całkiem może prusaków w ręce wziąć i wojsko pomnożyć i na czele znacznej potęgi stanąć. A wączas jedni i drudzy, co chcemy, dadzą, byle tylko nas dwóch mieć po sobie. I dom nasz nie tylko nie upadnie, ale się wzniesie, a to grunt. Wasza książęca mość mówiłeś, że grunt dobro ojczyzny, nie chwytaj, że mnie za każde słowo, gdym ci z góry rzekł, że to wszystko jedno i słuchaj dalej. Wiem to dobrze, że książę Bogusław chociaż i podpisał akt Unii ze Szwecją tutaj, w Kejdanach, jednakże za stronnika ich nie uchodzi. Niechże puszcza wieść, a i ty puszczaj po drodze, żem go zmusił do podpisania wbrew sercu. Ludzie snadnie temu uwierzą, bo nieraz przytrafia się, że i rodzeni bracia do różnych partii należą. Owóż tym sposobem będzie mógł wejść w konfidencję z konfederatami, sprosić naczelników do siebie niby dla układów, a potem pochwycić i do próz wywieść. Godziwy to będzie sposób i dla ojczyzny zbawienny, bo inaczej ci ludzie całkiem ją zgubią. — To wszystko, co mam uczynić? — pytał z pewnym rozczarowaniem Kmicic — to część zaledwie i nie najważniejsza. Od księcia Bogusława pojedziesz z moimi listami do samego Karolusa Gustawa. Ja tu nie mogę z grafem Magnusem do ładu dojść od czasu onej bitwy klewańskiej. Wciąż on na mnie zyzem patrzy i nie przestaje suponować, że byle się Szwedom noga pośliznęła, byle Tatarze rzucili się na tego drugiego nieprzyjaciela, to i ja się przeciw Szwedom obrócę. Wnosząc z tego, co wasza książęca mość przedtem mówił, to słusznie suponuję, słusznie czy niesłusznie nie chcę, aby tak było i aby mi zaglądał, jakie kozery mam w ręku. Zresztą i personalitie nierzeczliwy to dla mnie człowiek. Pewnie on tam nie jedno na mnie do króla wypisuje, a jedno z dwojga z pewnością. Albo, żem słaby, albo, żem niepewny. Trzeba temu zapobiec. Listy moje królowi oddasz. Gdyby się ciebie o klewańską potrzebę wypytywał Powiesz, jak prawda, nic nie dodasz, nic nie ujmiesz. Możesz mu się przyznać, że tych ludzi na śmierć skazałem, a tyś ich wyprosił. Nic ci się za to nie stanie, owszem, może się szczerość podobać. Magnusa Grafa wprost przed królem nie będziesz oskarżał, boć to jego szwagier. Ale gdyby cię król od tak mimochodem pytał, co tu ludzie myślą, powiedz mu że żałują, iż graf Magnus nie dość się Hetmanowi wypłaca za szczerą jego dla Szwedów przyjaźń. Że sam książę to jest ja, nad tym wielce boleję. Gdyby pytał dalej, czy prawda, że mnie wszystkie wojska komputowe opuściły, powiesz, że nieprawda i za dowód przytoczysz siebie. Powiadaj się pułkownikiem, bo nim jesteś. Mów, że to partyzanci pana Gosiewskiego pobuntowali wojsko, ale dodaj... Że między nami nie nieprzyjaźń śmiertelna. Mów, że gdyby graf Magnus przysłał mi armat niecoś jazdy, dawno byłbym już zgniótł owych konfederatów, że to jest ogólna opinia. Zresztą na wszystko zważaj, dawaj ucho, co tam w pobliżu królewskiej osoby mówią i donoś nie mnie, ale jeśli się nadarzy okazja księciu Bogusławowi do Prus. Można i przez elektorskich ludzi, jeśli ich napotkasz, ty podobno umiesz po niemiecku. Miałem towarzysza, szlachcica kurlandzkiego, niejakiego Zenda, którego mi laudańscy ludzie usiekli. Od niego m się nieźle po niemiecku poduczył, w Inflantach też często bywałem, to dobrze. A gdzie, wasza książęca mość, znajdę króla szwedzkiego? Tam go znajdziesz, gdzie będzie. Czasu wojny dziś może być tu, jutro tam. Jeśli trafisz go pod Krakowem, to i lepiej, bo weźmiesz listy i do innych osób, które w tamtych stronach rezydują. To jeszcze do innych pojadę? Tak jest. Musisz dotrzeć do pana marszałka koronnego Lubomirskiego, o którego bardzo mi chodzi, aby do naszych zamysłów przystąpił. Możny to człek, i w Małopolsce siła od niego zależy. Gdyby on chciał szczerze stanąć przy Szwedach, wtedy by Jan Kazimierz nie miał już co robić w Rzeczypospolitej. Królowi Szwedzkiemu tego nie ukrywaj, że ode mnie do niego jedziesz, aby go dla Szwedów skaptować. Nie chwal się z tym wprost, ale się niby z prędkości wygadaj. Okrutnie go to dla mnie zjedna. Dałby Bóg, żeby pan Lubomirski chciał przy nas stanąć. Będzie on się wahał, to wiem. Wszelako spodziewam się, że moje listy wagę przechylą, gdyż jest przyczyna, dla której musi on o moją życzliwość dbać wielce. Powiem ci, jak co jest, abyś wiedział, jak się tam obracać. Owóż dawno już pan marszałek objeżdżał mnie, jako niedźwiedzia w Kniei i starał się z daleka wyrozumieć, czybym jedynaczki swojej za syna jego Herakliusza nie oddał. Dzieci to jeszcze, ale można by układ uczynić, na którym panu marszałkowi siła zależy więcej niż mnie, bo drugiej takiej dziedziczki nie masz w Rzeczypospolitej, a gdyby się dwie fortuny złączyły, to w świecie nie byłoby równej. Smarowna to Grzanka. A cóż dopiero gdyby pan marszałek powziął nadzieję, że i koronę wielkoksiążęcą mógłby syn jego za moją córką wianem wziąć? Te nadzieję w nim obudź, a skusi się, jak Bóg na niebie, bo o domu własnym więcej niż o rzeczy pospolitej myśli. Cóż mam mu mówić? To, czego ja nie będę mógł napisać, ale trzeba to misternie podsuwać. Niech cię Bóg broni, abyś się wydał z tym, żeś ode mnie słyszał, jakobym korony pragnął. Na to jeszcze za wcześnie. Ale mów, że tu Wszystka szlachta na Żmudzi i na Litwie o tym mówi i chętnie to widzi, że sami Szwedzi głośno o tym wspominają. Żeś to i przy osobie króla słyszał. Będziesz zważał, kto tam z dworzan z panem marszałkiem konfident i podsuniesz mu taką myśl. Niech Lubomirski przejdzie do Szwedów, a w nagrodę zażąda małżeństwa Herakliusza z główną, a potem niech radziwiła na wielkie księstwo popiera, to Herakliusz jest czasem odziedziczy. Nie dość na tym podsunij to, że gdyby Herakliusz raz litewską włożył koronę, wtedy by go z czasem i na Polski tron powołano, a tak w dwóch rodach dwie korony na powrót, by się złączyć mogły. Jeśli się tamtej myśli oburącz nie pochwycą, to pokażą się małymi ludźmi. Kto wysoko nie mierzy i wielkich zamysłów się zlęknie, ten niech się laską, buławką, kasztelaniką kontentuje, niech służy i kark zgina, przez pokojowców na łaskę zarabia, bo niczego lepszego nie wart. Mnie do czego innego Bóg stworzył i dlatego śmiem wyciągnąć rękę po wszystko, co tylko w mocy człowieczej i dojść aż do tej granicy, jaką sam Bóg potędze ludzkiej postawił. Tu książę wyciągnął rzeczywiście ręce, jakby chciał w niej jakąś niewidzialną koronę pochwycić i rozgorzał cały jak pochodnia, ale wtem ze wzruszenia znowu mu powietrza zabrakło w gardzieli. Po chwili uspokoił się jednak i rzekł przerywanym głosem: Ot, gdy dusza leci, jakoby do słońca, choroba mówi swoje memento. Niech się co chce dzieje. Wolę, żeby mnie śmierć zastała na tronie, niż w królewskiej antykamerze. Może medyka zawołać, pytał Kmicic. Radziwił począł kiwać ręką. Nie trzeba, nie trzeba. Już mi lepiej od i wszystko co miałem ci powiedzieć. Prócz tego, oczy miej otwarte, uszy otwarte. Bacz i na to, co potocczyzna pocznie. Oni kupą chodzą, a wazom wierni i potężni. Koniec Polski, a Sobiescy także nie wiadomo, jak się przechylą. Patrz i ucz się. Od i duszność przeszła. Zrozumiałeś wszystko, ekspedite? Tak jest. Jeśli w czym pobłądzę, to z własnej winy. Listy już mam popisane. Jeno kilka zostaje. Kiedy chcesz ruszyć? Dziś jeszcze, jak najprędzej. Nie maszże jakiej prośby do mnie? W wasza książęca mość, zaczął kmicic i urwał nagle. Słowa z trudnością wychodziły mu z ust, na twarzy malował się przymus i zmieszanie. Mów śmiało, rzekł hetman. Proszę, rzekł kmicic, aby tu miecznik Rosieński i ona jakowej krzywdy nie doznali. Bądź pewien. Ale to widzę, że ty tę dziewkę jeszcze miłujesz. Nie może być, — rzekł kmicic. Zali ja wiem. Godzinę ją miłuję, godzinę nienawidzę. Diabeł jeden wie. Skończyło się wszystko jaką rzekł. Jedna męka została. Nie chcę ja jej, ale nie chcę by ją inny brał. Wasza książęca mość niech tego nie dopuści. Sam nie wiem, co gadam. Jechać mi, jechać jak najprędzej. Niech wasza książęca mość nie zważa na moje słowa. Bóg mi wróci rozum, jeno za bramę wyjadę. Rozumiem to, że póki z czasem afekt nie ostygnie, to choć się samemu nie chcę, przecie parzy myśl, że inny weźmie. Ale bądź o to spokojny, bo nikogo tu nie dopuszczę, a wyjechać stąd nie wyjadą. Wkrótce wszędy pełno będzie obcego żołnierza i niebezpieczno. Najlepiej ją do Taurogów wyprawię, pod tylrze, gdzie księżna bawi. Bądź spokojny, Jędrek. Idź, gotuj się do drogi, a przychodź do mnie na obiad. Kmicic skłonił się i wyszedł, a radziwił począł oddychać głęboko. Rad był z wyjazdu Kmicica. Zostawała mu jego chorągiew i jego nazwisko jako stronnika, a o osobę mniej dbał. Owszem, kmicic wyjechawszy mógł mu oddać znaczne posługi. W Kiejdanach ciężył mu już od dawna. Hetman pewniejszym był go z daleka niż z bliska. Dzika fantazja i zapalczywość kmicica mogły lada chwila sprowadzić w Kiejdanach wybuch i zerwanie, nader niebezpieczne dla obydwóch. Wyjazd usuwał niebezpieczeństwo. Jedźże, diable wcielony i służ mruknął książę, poglądając na drzwi, którymi odszedł chorąże orszański. Następnie zawołał pazia i rozkazał prosić do siebie ganhofa. Obejmiesz chorągiew kmicicową, rzekł mu, i komendę nad całą jazdą. Kmicic wyjeżdża. Przez zimną twarz ganhofa przebiegł jakoby błysk radości. Omijała go misja, ale spotykała wyższa szarża. Skłonił się więc w milczeniu i rzekł, Wierną służbą za łaskę Waszej Książęcej Mości się wypłacę. Po czym wyprostował się i czekał. A co powiesz więcej, rzekł książę. Wasza Książęca Mość, przyjechał tu dziś rano szlachcic z Wiłkomierza, który przywiózł wieść, że pan Zapiecha na Waszą Książęcą Mość z wojskami ciągnie. Radziwił drgnął, lecz w mgnieniu oka opanował wrażenie. Możesz odejść. Rzekł do Ganhofa, po czym zamyślił się głęboko. Rozdział 24. Kmicic zajął się bardzo czynnie przygotowaniami do drogi oraz wyborem ludzi, którzy mieli mu towarzyszyć. Postanowił bowiem nie jechać bez pewnej asystencji raz dla bezpieczeństwa własnego, a powtórę dla powagi swojej poselskiej osoby. Pilno mu było więc chciał ruszyć tegoż jeszcze dnia na noc lub, jeśli by słota nie ustała, na zajutrz rano. Ludzi wynalazł wreszcie sześciu pewnych, którzy dawniej jeszcze pod nim służyli, w tych lepszych czasach, gdy się przed przyjazdem do Lubicza podchowańskim starych zabijaków orszańskich, gotowych iść za nim choćby na kraj świata. Sama to była szlachta i bojarowie Putni, ostatnie resztki potężnej niegdyś watachy przez butrymów wyciętej. Na czele ich stanął wachmistrz Soroka, dawny sługa kmiciców żołnierz stary i sprawny bardzo, chociaż liczne wyroki za liczniejsze jeszcze swawole nad nim ciążyły. Po obiedzie dał hetman panu Andrzejowi listy i glejt do komendantów szwedzkich, z którymi młody poseł mógł się w znaczniejszych miastach spotykać. Pożegnał go i wyprawił dość czule prawie po ojcowsku, zalecając ostrożność i rozwagę. Tymczasem pod wieczór niebo poczęło się wyjaśniać, mdłe słońce jesienne ukazało się nad Kiejdanami i zaszło za czerwone chmury porozciągane długimi pasmami na zachodzie. Nic nie stawało na przeszkodzie do drogi. Kmicic popijał właśnie strzemiennego z Ganhofem, Harłampem i kilkoma innymi oficerami, gdy o zmroku już wszedł Soroka i spytał, Jedziemy, panie komendancie? Za godzinę, odparł Kmicic. Konie i ludzie gotowi, już na dziedzińcu. Wachmistrz wyszedł, a oni poczęli się tym bardziej trącać kielichami, Lubokmicic więcej udawał, że pije niż pił w rzeczywistości. Nie w smak mu było wino i nie szło mu do głowy, nie rozweselało humoru, a tymczasem tamtym kurzyło się już z czuprym. Mości pułkowniku, mówił Ganhof, poleć mnie łasce księcia Bogusława, Wielki to kawaler, jakiego drugiego nie masz w całej Rzeczypospolitej. Jak tam przyjedziesz, to jakobyś do Francji przyjechał. Inna mowa, inne obyczaje, każdy dworności tam się może nauczyć snadniej jeszcze aniżeli na królewskim dworze. Pamiętam księcia Bogusława pod beresteczkiem, rzekł Harłamp. Miał jeden regiment dragonów całkiem na francuski ład musztrowany, którzy pieszą i konną służbę zarówno pełnili. Oficerowie sami byli Francuzi, prócz kilku olendrów, a i między żołnierzami większa była część Francuzów. A wszystko franty. To tak od nich różnymi wonnościami pachniało, jakoby z apteki. W bitwie rapierami okrutnie bodli i powiadali o nich, że co który człeka przebudł, to mu mówił, pardonnez-moi. Tak politykę nawet z hultaństwem obserwowali. A książę Bogusław z chustką na szpadzie między nimi jeździł, Zawsze uśmiechnięty, choćby w największym ukropie, gdyż taka jest francuska moda, aby się śmiać wśród krwi rozlewu. Twarz miał też barwiczką pomalowaną, a brwi węgielkiem wyczernione, na co krzywili się starszy żołnierze i przezywali go koczotką. I zaraz po bitwie kryzy nowemu przynosili, żeby to zawsze był strojne, jakoby na ucztę, i włosy mu żelazkami przypiekali, dziwne z nich czyniąc fircy fuszki. Ale mężny to pan i pierwszy i w największy ogień szedł. Pana Kalinowskiego też na rękę wyzwał, że mu tam coś przymówił, aż król jegomość musiał godzić. Nie ma co, mówił Ganhof. Ciekawych się waść rzeczy napatrzysz i samego króla szwedzkiego oblicze będziesz widział, który jest wojownik po naszym księciu w świecie największy. I pana Czarnieckiego, dodał Harłamp, coraz głośniej o nim mówią. Pan Czarniecki stoi po stronie Jana Kazimierza i przez to jest naszym nieprzyjacielem, odrzekł surowo Ganchow. Dziwne się rzeczy na świecie dzieją, rzekł w zamyśleniu Harłamp. Gdyby tak ktoś rok temu albo dwa powiedział, że Szwedzi tu przyjdą, to byśmy wszyscy myśleli, że będziemy ich bić, a tymczasem patrzcie waszmościowie. Nie my jedni, ale cała Rzeczpospolita ich z otwartymi rękami przyjęła, rzekł Ganchow. Tak jest. Jako żywo wtrącił w zamyśleniu kmicic. Prócz pana sapiechy i pana Gosiewskiego i pana Czarnieckiego i hetmanów koronnych rzekł harłamp. Lepiej o tym nie mówić odpowiedział ganghoff. No, mości pułkowniku wracaj-że nam zdrowo promocje cię tu czekają. I panna Billewiczówna, dodał harłamp. Wać panu nic do panny bilewiczówny odrzekł szorstko kmicic. Pewnie, że nic, bo już i za stary. Ostatni raz... Czekajcie, wasz mościowie. kiedyż to było? Aha, ostatni raz w czasie elekcji dziś nam miłościwie panującego Jana Kazimierza. Wasz mość, od tego język odzwyczaj, przerwał Ganchow. Dziś panuje nam miłościwie Karol Gustaw. Prawda, consuetudo altera natura. Owóż ostatni raz w czasie elekcji Jana Kazimierza, naszego eks króla i wielkiego księcia litewskiego, okrutnie się zakochał w jednej pannie z fraucymeru księżnej Jeremiowej. Wabna to była bestyjka, ale co mi chciał w oczy bliżej spojrzeć, to mi pan Wołodyjowski szable podstawiał. Miałem się z nim bić, tymczasem bochun wszedł między nas, którego Wołodejowski jak zająca wypatroszył. Żeby nie to. Tyle byście mnie waszmościowie teraz widzieli żywego. Ale wączas gotów byłem się bić choćby z diabłem. Wołodyjowski zresztą peramicitiam się o nią tylko zastawiał, bo ona była z innym zmówiona, jeszcze gorszym zabijaką. Ech, mówię waszmościom, myślałem, że uschnę. Nimi było do jadła, ni do napitku. Dopiero jak mnie książę nasz z Warszawy aż do Smoleńska posłał, Taki afekt wytrząsłem po drodze. Nie masz jak podróż na takowe zgryzoty. W pierwszej mili już mi się stało lżej, anim do Wilna dojechałem, ani mi była w głowie i do tej pory w kawalerskim stanie wytrwałem. Ot co, nie masz jak droga na nieszczęśliwe afekta. Także to waść mówisz? spytał Kmicic. Jak żywo. Niech tak czarni porwą wszystkie gładyszki z całej Litwy i korony. Już mi one niepotrzebne. I bez pożegnania waść wyjechałeś? Bez pożegnania, jenom ta siemkę czerwoną za sobą rzucił, co mi jedna stara niewiasta w rzeczach afektu bardzo doświadczona doradziła. Zdrowie wasz mości, wtrącił Ganhof, zwracając się znów do pana Andrzeja. Zdrowie, odrzekł Kmicic Dziękuję z serca. Do dna, do dna! Wasz mości czas na koń, a i nas też służba potrzebuje. Niech waszą mość Bóg prowadzi i odprowadzi. Bywajcie zdrowi. Ta siemkę czerwoną rzucić za siebie, rzekł Harłamp, albo na pierwszym noclegu ognisko wiadrem wody samemu zalać. Pamiętaj, waść, jeżeli chcesz zapomnieć. Ostawaj, waść, z Bogiem. Nieprędko się zobaczym. A może gdzie na polu bitwy dorzucił Ganthoff, Daj Boże, obok siebie, nie przeciw sobie. Nie może inaczej być, odrzekł Kmicic. I oficerowie wyszli. Zegar bił siódmą zwierzę. Na dziedzińcu konie stukały kopytami o kamienne płyty, a przez okno widać było ludzi czekających w gotowości. Dziwny niepokój ogarnął pana Andrzeja. Powtarzał sobie jadę, jadę. Wyobraźnia przesuwała mu przed oczami nieznane kraje i tłum nieznanych twarzy, które miał zobaczyć, a jednocześnie chwytało go także zdziwienie na myśl o tej drodze, jak gdyby przedtem nigdy o niej nie myślał. Trzeba siąść na koni, ruszyć, a co się zdarzy, to się zdarzy. Co będzie, to będzie, myślał sobie. Teraz jednak gdy konie parskały już za oknem i godzina odjazdu biła, czuł, że tamto życie będzie obce, a wszystko z czym się zżył, do czego się wezwyczaił, z czym zrósł mimowoli duszą i sercem, to pozostanie w tym kraju, w tej okolicy, w tym mieście. Dawny kmicic także zostanie tu, a tam pojedzie jakoby inny człowiek, tak obcy wszystkim, jak i wszyscy mu tam obcy. Trzeba mu tam będzie zacząć zupełnie nowe życie, a Bóg jeden raczy wiedzieć czy stanie na to ochoty. Pan Andrzej był znużony na duszy śmiertelnie i dlatego w tej chwili czuł się wobec tych nowych widoków i nowych ludzi bezsilnym. Pomyślał, że tu mu było źle i tam będzie źle, a przynajmniej bardzo ciężko. Ale czas, czas! Trzeba czapkę na głowę włożyć i jechać. Zali jednak bez pożegnania? Możnaż to być tak blisko, a potem tak daleko, by słowa nie rzec i odjechać? Od do czego doszło? Ale co jej rzec? Czy pójść i powiedzieć Zepsowało się wszystko, idź wać panna swoją drogą, ja pójdę swoją Po co? Po co to i mówić, gdy bez mówienia tak się stało? Toż on nie jest już jej narzeczonym, jako i ona nie jest i nie będzie jego żoną Przepadło, zerwało się, co było i nie wróci i nie zwiąże się na nowo. Szkoda czasu, słów i nowej męki. Nie pójdę myślał Kmicic. Lecz z drugiej strony łączy ich jeszcze wola zmarłego. Trzeba wyraźniej, bez gniewu umówić się o wieczne rozstanie i powiedzieć jej: Wać pan na mnie nie chcesz, więc wracam ci słowo, uważajmy oboje, jakoby testamentu nie było i niechże każdy szuka szczęścia gdzie może. Lecz ona może odpowiedzieć: — Jam to już dawno, wać panu oznajmiła. Czemu mi teraz to powtarzasz? — Nie pójdę. Niech co chce, będzie — powtórzył sobie Chmicic. I nacisnąwszy czapkę na głowę, wyszedł ze stacji na korytarz. Chciał wprost siąść na koni, co prędzej znaleźć się za bramą. Nagle na korytarzu jakby go coś za włosy chwyciło. Owładnęła go taka chęć widzenia jej przemówienia do niej, że przestał rozmyślać, czy iść, czy nie iść, przestał rozumować i biegł, a raczej pędził z zamkniętymi oczyma, jakoby się chciał w wodę rzucić. Przed samymi drzwiami, przed którymi warta już była zdjęta, natknął się na pacholika pana miecznika Rosińskiego. Jest pan miecznik w stancji, spytał. Pan miecznik jest pomiędzy oficerami w Cekhausie. — A panna, panna jest. Ruszaj powiedzieć, że pan Kmicic wyjeżdża w długą drogę i chce pannę widzieć. Pachołek usłuchał rozkazu, lecz nim wrócił z odpowiedzią, Kmicic pocisnął klamkę i wszedł bez pytania. Przychodzę wać pannę pożegnać, rzekł, bo nie wiem, czy się w życiu jeszcze obaczę. Nagle zwrócił się do pachołka. Czego tu jeszcze stoisz? Moja mościa panno, mówił dalej Kmicic, gdy drzwi za sługą zamknęły się. Chciałem jechać bez pożegnania, ale nie mogłem. Bóg raczy wiedzieć, kiedy wrócę i czy wrócę, bo i o przygodę nie trudno. Lepiej nie rozstawajmy się z gniewem w sercu i z urazą, aby kara boska na które z nas nie spadła. Aj, siła by mówić, siła by mówić, a tu język wszystkiego nie wypowie. No, szczęścia nie było, woli Bożej widać nie było. A teraz choć ty człeku, i łbem w murbi nie ma już rady nijakiej nie winuj, że mnie wać panna. to i ja cię nie będę winował już na ów testament nie trzeba zważać bo jako rzekłem na nic ludzka wola przeciw boskiej daj ci boże szczęście i spokojność grunt żeby sobie winy odpuścić nie wiem co mnie tam spotka gdzie jadę ale już mi dłużej nie wysiedzieć w męce w kłótni w żalu Człek się o cztery ściany w izbie rozbija, bez rady, mościa panno, bez rady. Nie masz tu nic do roboty, jeno się ze zgryzotą w bary brać, jeno myśleć po całych dniach, aż głowa boli o nieszczęsnych terminach i w końcu nic nie wymyślić. Trzeba mi tego wyjazdu jako rybie wody, jako ptakowi powietrza, bo inaczej bym oszalał. Dajże Boże i wać panu szczęście, odrzekła panna Aleksandra, i stała przed nim jakoby ogłuszona wyjazdem, widokiem i słowami pana Kmicica. Na twarzy jej malowało się zmieszanie i zdziwienie i widocznym było, że walkę ze sobą toczy, aby przyjść do siebie, tymczasem zaś spoglądała szeroko otwartymi oczyma na młodego junaka. — Jadować pana nie chowam urazy — rzekła po chwili. — Bodaj tego wszystkiego nie było — odrzekł Kmicic — Jakowyś zły duch wszedł między nas I niby morzem nas rozdzielił Ani tej wody przepłynąć, ani jej przebrnąć Człek nie czynił tego, co chciał Nie szedł, gdzie zamierzył Jeno jakby go coś popychało I aż zaszliśmy oboje na bezdroże Ale skoro się mamy z oczu stracić Toć lepiej choć z dalekości zakrzyknąć sobie Bóg prowadź Trzeba też, waćpan, nie wiedzieć, że Uraza i gniew to co innego A żal, co innego Gniewum się wyzbył, ale żal we mnie siedzi. Może nie dować panny, bo ja sam wiem do kogo i czego. Myśląc nic nie wymyśla, ale tak mi się zdaje, że lżej będzie i mnie, i wać pannie, gdy się rozmówię. Wać masz mnie za zdrajcę i to mnie najgorzej, kole, bo jak zbawienia duszy mojej pragnę, tak nie byłem i nie będę zdrajcą. Już tego nie myślę, rzekła Oleńka. Oj, jakże to mogłaś myśleć choć godzinę. Toż mnie znałaś, że dawniej do swawoli byłem gotów usiec, podpalić kogoś, zastrzelić to, co innego, ale zdradzić dla zysku, dla promocji. Nigdy. Brońże mnie, Boże, i sądź. Waćpanna jesteś niewiasta i nie możesz rozumieć, w czym zbawienie ojczyzny, więc ci się nie godzi potępiać ani wyroków dawać. A czemu potępiłaś? A czemu wyrok dałaś? Bóg z tobą. Wiedrze o tym, że zbawienie w księciu radzi i w Szwedach, a kto inaczej myśli, a zwłaszcza czyni, ten właśnie ojczyznę gubi. Ale nie czas mi dyskursować, bo czas jechać. Wiedz tylko, że mnie zdrajca, nie przedawczyk, bo dajem zginą, jeżeli nim kiedy będę. Wiedz, żeś niesłusznie mną pogardziła, niesłusznieś na śmierć skazała. To ci mówię pod przysięgą i na wyjezdnym, a mówię dlatego, ażeby zarazem powiedzieć odpuszczam z serca, ale za to i ty mnie odpuść. Panna Aleksandra przyszła już zupełnie do siebie. Co wać pan mówisz, żem cię niesłusznie posądzała, to prawda i wina moja, którą wyznawam. I o przebaczenie proszę. Tu głos jej zadrgał i oczy niebieskie zaszły łzami, a on począł wołać z uniesieniem: odpuszczam! Odpuszczam! ja bym ci śmierć moją odpuścił. Niech waćpana Bóg prowadzi i nawróci na prawdziwą drogę, abyś zszedł z tej, po której błądzisz. Daj już pokój, daj już pokój, zawołał gorączkowo Kmicic, aby znów niezgoda między nami nie powstała. Błądzę czy nie błądzę, nie mów o tym. Każdy niech wedle sumienia idzie, a Bóg intencję osądzi. Lepiej, żem tu przyszedł, żem nie wyjechał bez pożegnania. Dajże mi rękę na drogę tyle mojego bo jutro już cię nie będę widział ani pojutrze ani za miesiąc może nigdy ej oleńka w głowie mi się mąci oleńka zalimy już się nie obaczem. obfite łzy jak perły poczęły spadać z jej rzęs na policzki panie Andrzeju odstąp zdrajców a wszystko może być cicho a cicho odrzekł kmicic przerywanym głosem. Nie może być. Nie mogę. Lepiej nic nie mów. Bodaj mnie zabito, mniejsza byłaby męka dla Boga. Za co nas to spotyka? Bądźże zdrowa. Ostatni raz. A potem niech mi tam śmierć, gdzie oczy stuli. Czego płaczesz? Nie płacz, bo szaleje. I w najwyższym uniesieniu porwał ją w pół przemocą i choć się opierała, Począł całować jej oczy, usta, potem do nóg się rzucił. Na koniec zerwał się jak szalony i chwyciwszy za czuprynę, wybiegł z komnaty, krzycząc, Diabeł tu nie pomoże. Nie tylko czerwona nitka. Przez okno widziała go jeszcze oleńka, jak na koń siadał pośpiesznie, potem siedmiu jeźdźców ruszyło. Szkoci trzymający straż w bramie, uczynili chrzęst bronią, prezentując muszkiety. Następnie brama zawarła się za jeźdźcami. I już ich nie było widać na ciemnej drodze między drzewami. Noc też zapadła zupełna. Rozdział 25. Kowno i cały kraj po lewym brzegu Wilii oraz wszystkie drogi zajęte były przez nieprzyjaciela. Więc pan Kmicic, nie mogąc na podlasie jechać wielkim gościńcem idącym z Kowna do Grodna, a stamtąd do Białego Stoku, puścił się bocznymi drogami z Kiejdan wprost w dół z biegiem niewiarzy aż do niemna, który przebywszy w pobliżu wilków znalazł się w województwie trockim. Całą tę niezbyt zresztą wielką część drogi odbył spokojnie, okolica ta bowiem leżała jakoby pod ręką radziwiła. Miasteczka, a gdzie niegdzie i wsie, Zajęte były przez nadworne chorągwie hetmańskie lub przez małe oddziałki rajtarów szwedzkich, które Hetman umyślnie powysuwał tak daleko przeciw zastępom Zoltareńki, stojącym tuż za Wilią, aby do zaczepki i do wojny łatwiej znalazła się okazja. Rad byłby też i Zoltareńko pohałasować, wedle słów Hetmana, ze Szwedami, ale natomiast ci, których był pomocnikiem, nie chcieli z nim wojny, a przynajmniej pragnęli ją odłożyć do najdalszego terminu odebrał więc z najsurowsze rozkazy by za rzekę nie przechodził a w razie gdyby sam radziwił współce ze Szwedami na niego ruszył aby się cofał najprędzej z tych to powodów kraj po prawej stronie Wilii był spokojny ale że przez rzekę spoglądały na się z jednej strony straże kozackie z drugiej szwedzkie i radziwiłowskie więc lada chwila jeden wystrzał z muszkietu mógł straszną wojnę rozpętać w przewidywaniu tego wcześniej chronili się ludzie do miejsc bezpiecznych, więc kraj był spokojny, ale i pusty. Wszędy widział pan Andrzej opustoszałe miasteczka, popodpierane drągami okiennice dworów i całe wsie wyludnione. Pola były również puste, bo stert tego roku na nich nie stawiano. Prosty lud chronił się w niezgłębione lasy, do których zabierał i spędzał wszelki dobytek, Szlachta zaś uciekała do sąsiednich Prus elektorskich, na razie całkiem od wojny zabezpieczonych. Więc no na drogach i puszczańskich szlakach ruch był niezwykły, bo liczbę zbiegów powiększali ci jeszcze, którzy mogli z lewego brzegu Wilii spod ucisku zoutareńki się przeprawić. Tych liczba była ogromna, a mianowicie chłopów, gdyż szlachta, która nie zdołała dotąd z lewego brzegu uskoczyć, wiaser poszła lub gardła na progach domów oddała. Spotykał więc pan Andrzej co chwila całe gromady chłopstwa, z żonami i dziećmi, pędzące przed sobą trzody owiec, koni i bydła. Ta część województwa trockiego, dotykająca Prus lektorskich, zamożna była i żyzna, więc lud bogaty miał co chronić i przechowywać. Zbliżająca się zima nie odstraszała zbiegów, którzy woleli czekać na lepsze dnie wśród muchów leśnych, w szałasach przykrytych śniegami, niż we wsiach rodzinnych wyglądać śmierci z rąk nieprzyjaciela. Kmicic częstokroć zbliżał się do uciekających gromad lub do ognisk nocami w gąszczach leśnych błyszczących. Wszędy, gdzie tylko trafił na ludzi z lewego brzegu Wilii, z Podkowna albo z dalszych jeszcze okolic, słyszał straszne opowiadania o okrucieństwach Zoutaręki i jego sprzymierzonych, którzy wycinali w pień ludność bez uwagi na wieki, płeć, palili wsie, Wycinali nawet drzewa w sadach, ziemię i wodę tylko zostawując. Nigdy zagony tatarskie nie zostawiały za sobą takich spustoszeń. Nie samą śmierć tylko zadawano mieszkańcom, bo wprzód mękami najwymyślniejszymi ich morzono. Wielu z tych ludzi uciekało w obłąkaniu umysłowym. Ci nocami napełniali głębie leśne strasznymi krzykami, inni, choć już przeszli na tę stronę niemna i wilii, Choć już lasy i gąszcze i bagna podzieliły ich od watach złotaręki, ciągle byli jakby w gorączce i oczekiwaniu napadu. Wielu wyciągało ręce do kmicica i jego orszańskich jeźdźców, błagając o ratunek i miłosierdzie, jak gdyby nieprzyjaciel stał tuż nad nimi. Uciekały ku prusom i kolaski szlacheckie wiozące starców, niewiasty i dzieci za nimi ciągnęły wozy ze służbą dostatkami zapasami żywności dobytkiem i rzeczami wszystko w popłochu przestrachu i żałości że na tułaczkę idzie pan Andrzej pocieszał czasem tych nieszczęśliwych mówiąc im że rychło już szwedzi rzekę przejdą i tamtego nieprzyjaciela het daleko wyżeną wówczas zbiegowie wyciągali ręce ku niebu i mówili daj Bóg zdrowie Daj Bóg szczęście księciu wojewodzie za to, że polityczny naród na naszą obronę sprowadził. Gdy Szwedzi wejdą, wrócimy do domów, do pogorzelisk naszych. I błogosławiono księcia powszechnie. Z ust do ust podawano sobie wiadomości, że lada chwila przejdzie willię na czele własnych i szwedzkich wojsk. Z góry wychwalano skromność szwedzką, karność i dobre obchodzenie się z mieszkańcami. Radziwiła zwano gedeonem litewskim, samsonem zbawcą. Ci ludzie z okolic dymiących świeżą krwią i pożarem wyglądali go jak zbawienia. Akmicic, słysząc te błogosławieństwa, życzenia, te niemal modły umacniał się w wierze względem Radziwiła i powtarzał sobie w duszy: Takiemu to panu służę. Zamknę oczy i pójdę ślepo za jego fortuną. Straszny on czasem i niezbadany. Ale większy ma rozum od innych, lepiej wie czego trzeba i w nim jednym zbawienie. Lżej mu się zrobiło i pogodniej w sercu na tę myśl, więc jechał dalej z większą otuchą w sercu, rozdzielając duszę między tęsknotę po kiejdanach a rozmyślania o nieszczęsnym stanie ojczyzny. Tęsknota wzmagała się coraz bardziej. Czerwonej tasiemki za siebie nie rzucił, pierwszego ogniska wiadrem wody nie zalał, bo raz, Czuł, że to na nic, powtórę, nie chciał. Ej, żeby ona tu była, żeby te płakania i jęki ludzkie słyszała, nie prosiłaby Boga, by mnie nawrócił, nie mówiłaby mi, że błądzę jako owi heretycy, którzy prawdziwą wiarę porzucili, ale nic to. Prędzej później ona się przekona, pozna, że jej to rozum szwankował, a wtedy będzie, co Bóg da. Może się jeszcze w życiu spotkamy. I tęsknota wzmagała się w młodym kawalerze, ale zarazem przekonanie, że po prawdziwej, niebłędnej drodze stąpa, dało mu spokój od dawna nieznany. Targanina myśli, zgryzoty, wątpliwości opuszczały go z wolna i jechał przed siebie, zanurzał się w bezbrzeżne lasy, prawie wesoło. Od czasu, jak po sławnych schowańskim gonitwach do Lubicza przyjechał, nie czuł, aby mu tak raźno było na świecie. W tym wąsaty harłamp miał słuszność że nie masz jak droga na duszne troski i niepokoje. Zdrowie miał pan Andrzej, żelazne, a fantazja wracała mu z każdą chwilą i chęć przygód. Widział je przed sobą i uśmiechał się do nich i gnał konwój bez wytchnienia, ledwie się na krótkie noclegi zatrzymując. Przed oczyma duszy stała mu ustawicznie oleńka, spłakana, drżąca w jego ramionach, jak ptak, i mówił sobie Wrócę. Czasem przesuwała się przed nim postać hetmana. Posępna, ogromna, groźna, ale może właśnie dlatego, że się od niej oddalał coraz bardziej, ta postać stawała mu się prawie drogą. Dotychczas uginał się przed Radziwiłem, teraz zaczynał go kochać. Dotychczas Radziwił porywał go, jak potężny wir wodny porywa i przyciąga wszystko, co się w jego kolisko dostanie. Teraz Kmicic czuł, że chce płynąć z nim razem z całej duszy. I z odległości rósł ten olbrzymi wojewoda coraz bardziej w oczach młodego rycerza i prawie nadludzkie przybierał rozmiary. Nieraz na noclegu, gdy pan Andrzej zamykał do snu oczy, widział Hetmana siedzącego na tronie wyższym nad szczyty sosen. Korona na głowie jego, twarz ta sama, posępna, ogromna, w rękach miecz i berło, a pod stopami cała rzecz pospolita. I bił czołem w duszy przed wielkością. Trzeciego dnia podróży zostawili za sobą daleko Niemen i weszli w kraj jeszcze lesistrzy. Zbiegów na drogach napotykali ciągle całe gromady, a szlachta, która nie mogła oręża dźwigać, uchodziła prawie bez wyjątku do Prus przed podjazdami nieprzyjacielskimi, które nieutrzymywane tutaj na wodzy, jak nad brzegami Wilii przez szwedzkie i radziwiłowskie pułki, zapuszczały się czasem daleko w głąb kraju, aż pod samą granicę Prus elektorskich. Łupież bywała ich głównym celem. Nieraz były to też watachy niby do wojsk z należące, a w rzeczy nieuznające nad sobą niczyjej buławy. Po prostu oddziały zbójeckie, tak zwane partie, nad którymi czasem i miejscowi opryszkowie mieli komendę. Te, unikając spotkania w polu z wojskiem, a nawet z pachołkami miejskimi, napadały pomniejsze mniejsze wsie, dwory i podróżników. Gromiła ich szlachta na własną rękę ze swymi dworskimi ludźmi i ubierała nimi sosny przydrożne. Jednakże łatwo było w lasach natknąć się na spore ich oddziały i dlatego musiał pan Andrzej zachowywać teraz nadzwyczajną ostrożność. Lecz nieco dalej w pilwiszkach nad szeszupą zastał już pan kmicic ludność spokojnie na miejscu siedzącą. Mieszczanie opowiedzieli mu jednak, że niedawniej, jak parę dni temu, napadł na starostwo potężny oddział ołtarenki, do pięciuset ludzi liczący, który byłby wedle zwyczajów pień wyciął ludzi, a miasto puścił z dymem, gdyby nie niespodziewana pomoc, która jakoby z nieba im spadła. — Boguśmy się już polecali — mówił dzierżawca zajazdu, u którego pan Andrzej kwaterą stanął, gdy wtem święci państwo zesłali jakowąś chorągiew myśleliśmy zrazu, że nowy nieprzyjaciel, a to byli swoi skoczyli tedy wraz na zoutareńkowych hultajów i w godzinę mostem ich położyli, ileże i z naszej strony pomoc była cóż to była za chorągiew pytał pan Andrzej niech im Bóg da zdrowie nie opowiadali się co za jedni my też nie śmieli pytać popaśli koniom wzięli co było siana i chlebów i pojechali ale skąd przyszli i dokąd poszli Przyszli od Kozłowej Rudy, a poszli na południe. My też cośmy już wprzód chcieli w lasy uciekać, tośmy rozmyśliwszy się zostali, bo nam pan pod starości powiedział, że po takiej nauce nieprędko nieprzyjaciel do nas zajrzy. Kmicica mocno zainteresowała wiadomość o owej bitwie, więc pytał dalej: I nie wiecie, kto tej chorągwi pułkownikuje? Nie wiemy, aleśmy pułkownika widzieli, bo na rynku z nami rozmawiał. Młody on i misterny jako igła. Nie wygląda na takiego wojownika jakim jest. Wołodyjowski zakrzyknął pan Kmicic. Czy on Wołodyjowski, czy nie? Niech mu się ręce świecą. Niechaj mu Bóg hetmanem pozwoli zostać. Pan Andrzej zadumał się głęboko. Widocznie szedł tąż samą drogą, którą kilka dni temu przeciągnął pan Wołodyjowski z laudańskimi ludźmi. Jakoż było to naturalne, bo obaj zdążali na Podlasie. Ale panu Andrzejowi przyszło na myśl, że przyspieszając podróż łatwo mógł natknąć się na Małego Rycerza i wpaść w jego ręce, a w takim razie wszystkie listy radziwiłowskie dostałyby się z nim razem w moc Konfederatów. Wypadek podobny mógł zwichnąć całą jego misję i Bóg wie, jakie szkody przynieść radziwiłowskiej sprawie. Z tego powodu postanowił pan Andrzej pozostać parę dni w pilwiszkach, aby laudańska chorągiew miała czas odjechać jak najdalej. Ludzie też i konie, idące jednym niemal tchemskiej dan, bo małe tylko popasy czynili dotąd przez drogę, potrzebowali odpoczynku, więc pan Andrzej kazał żołnierzom zdjąć juki z koni i roztasować się w karczmie na dobre. Na drugi dzień przekonał się, że uczynił nie tylko roztropnie, ale i mądrze, albowiem zaledwie rano zdołał szaty przywdziać, gdy oberżysta stanął przed nim. No winę przynoszę waszej miłości, rzekł, a dobrą. Ni złą ni dobrą jeno że mamy gości okrutny dwór zjechał tu dziś rano i stanął w starościńskim domu jest regiment piechoty a co jazdy karet co służby ludzie myśleli że to sam król przyjechał jaki król karczmarz począł obracać czapkę w ręku prawda że to mamy teraz dwóch królów ale nie żaden z nich przyjechał jeno książe koniuszy Kmicic zerwał się na równe nogi. Co za książę koniuszy? Książę Bogusław? Tak jest, wasza miłość. Brat stryjeczny księcia wojewody wileńskiego. Pan Andrzej aż w ręce klasnął ze zdziwienia. O, to się spotykamy! Karczmasz, zrozumiawszy, że jego gość jest znajomym księcia Bogusława, skłonił się niżej niż poprzedniego dnia i wyszedł z izby, a Kmicic... Począł ubierać się pośpiesznie i w godzinę później był już przed domem starościńskim. W całym miasteczku roiło się od żołnierzy. Piechota ustawiała w kozły, muszkiety na rynku, jazda posiadała już z koni i zajęła domostwa poboczne. Żołnierze i dworzanie w najrozmaitszych ubiorach stali przed domami lub przechadzali się po ulicach. Z ust oficerów słychać było rozmowę francuską i niemiecką. Nigdzie polskiego żołnierza, nigdzie polskiego moderunku, muszkietnicy i dragonia przybrali byli dziwacznie, inaczej nawet od cudzoziemskich chorągwi, które pan Andrzej w Kiejdanach widywał, bo nie na niemiecki, ale na francuski ład. Żołnierz jednak piękny i tak okazały, że każdego szeregowca za oficera można było poczytać, zachwycał oczy pana Andrzeja. Oficerowie spoglądali też na niego z ciekawością, bo wystroił się odświętnie waksamity i złotogłów, a sześciu ludzi przybranych w nową barwę szło dla asystencji za nim. Na podwórzu starościńskiego dworu kręcili się dworzanie, wszyscy postrojeni na francuski sposób, więc paziowie w berecikach z piórami, rękodajni w aksamitnych kaftanach, masztalerze w szwedzkich, wysokich butach z kolistymi cholewami. Widocznie książę nie miał zamiaru zatrzymywać się dłużej w pilwiszkach, i wstąpił tylko na popas, gdyż karet nie pozataczano do wozowni, a konie karmili masztalerze na poczekaniu zblaszanych sit, które trzymali w ręku. Kmicic oznajmił się oficerowi trzymającemu straż przed domem, kto jest i z czym jedzie, ten zaś poszedł zdać sprawę księciu. Po chwili wrócił pośpiesznie z zawiadomieniem, iż książę pilno chce widzieć wysłannika Hetmańskiego i wskazując Kmicicowi drogę, wszedł wraz z nim do domu. Przeszedłszy sień w pierwszej izbie stołowej zastali kilku dworzan, siedzących z powyciąganymi nogami na krzesłach i drzemiących smaczno, bo widać, wczesnym rankiem musieli z ostatniego popasu wyjechać. Przed drzwiami następnej komnaty oficer zatrzymał się i skłoniwszy się panu Andrzejowi, rzekł po niemiecku tam jest książę. Pan Andrzej wszedł i zatrzymał się w progu. Książę siedział przed lustrem ustawionym w rogu komnaty i tak uważnie wpatrywał się w twarz swoją, świeżo widocznie powleczoną różem i bielidłem, że nie zwrócił uwagi na wchodzącego. Dwóch pokojowych, klęcząc przed nim, dopinało mu sprzączki na przegubach nóg u wysokich podróżnych butów. On zaś rozczesywał z wolna palcami bujną, równo uciętą nad czołem grzywkę jasno złotej peruki lub też może własnych, obfitych włosów. Był to młody jeszcze człowiek, lat trzydziestu pięciu, a wyglądający najwyżej na dwadzieścia pięć. Kmicic znał go, ale zawsze spoglądał nań z ciekawością raz, dla wielkiej sławy rycerskiej, jaka otaczała księcia Bogusława, a jaką zjednały mu głównie pojedynki z rozmaitymi zagranicznymi magnatami odbyte. Powtórę, dla jego szczególnej postawy, którą gdy raz ktoś ujrzał, na zawsze musiał zapamiętać. Książę bowiem wysoki był i silnie zbudowany, ale nad szerokimi jego ramionami wznosiła się głowa tak mała, jakby z innego ciała zdjęta. Twarz miał również niezwykle drobną, prawie młodzieńczą, ale i w niej nie było proporcji. Nos miał bowiem duży, rzymski i ogromne oczy niewypowiedzianej piękności i blasku, z orlą prawie śmiałością spojrzenia. Wobec tych oczu i nosa reszta twarzy, okolonej w dodatku długimi, obfitymi puklami włosów, nikła prawie zupełnie. Usta miał niemal dziecinne, nad nimi mały wąsik, ledwie pokrywający górną wargę. Delikatność cery, podniesiona różem i bielidłem, czyniła go podobnym do panny, a jednocześnie zuchwałość, duma i pewność siebie, malujące się w obliczu. Nie pozwalały zapominać, iż jest to ów słynny Cherchez de Noize, jak go przezywano na dworze francuskim. Człowieku, którego ostre słowo łatwo wychodziło z ust, ale szpada jeszcze łatwiej z pochwy. W Niemczech, w Holandii i we Francji opowiadano dziwy o jego czynach wojennych, kłótniach, zajściach i pojedynkach. On to w Holandii rzucał się w największy war bitwy między niezrównane pułki piechoty hiszpańskiej i własną książęcą ręką zdobywał chorągwie i działa. On na czele regimentów księcia Oranni zdobywał baterie przez starych wodzów uznane za niepodobne do zdobycia. On nad Renem na czele muszkieterów francuskich rozbijał ciężkie chorągwie niemieckie w trzydziestoletniej wojnie wyćwiczone. On ranił w pojedynku we Francji najsłynniejszego między kawalerami francuskimi fechtmistrza księcia de Fremouille. Drugi słynny zabijaka, baron von Goetz, prosił go na klęczkach o darowanie życia. On ranił barona Grota, za co musiał od brata Janusza słuchać gorzkich wymówek, iż pospolituje godność swą książęcą, stawając do walki z nierównego stanu ludźmi. On wreszcie, wobec całego dworu francuskiego, na balu w lówrze uderzył w twarz margrabiego Derieux za to, iż mu szpetnie przymówił. Pojedynki odbywane inkognito po mniejszych miastach, oberżach i zajazdach nie wchodziły oczywiście w rachubę. Była to mieszanina z niewieściałości i nieokiełznanej odwagi. W czasie odwiedzin rzadkich i krótkich ojczystego kraju zabawiał się zatargami z rodziną sapiechów i łowami. Ale wówczas leśniczowie musieli mu wyszukiwać niedźwiedzice z małymi, jako bardziej niebezpieczne i zaciekłe, na które szedł zbrojny tylko oszczepem. Zresztą nudził się w kraju, jako się rzekło, zjeżdżał niechętnie, najczęściej czasu wojny. Wielkim męstwem odznaczył się pod Beresteczkiem, Mochylewem, Smoleńskiem. Wojna była jego żywiołem, chociaż umysł bystry i giętki zarówno się do intryki, do dyplomatycznych wybiegów nadawał. W tych umiał być cierpliwy i wytrwały, daleko wytrwalszy niż w amorach, których długi szereg dopełniał historii jego życia. Książę na dworach, na których przebywał, był postrachem mężów mających piękne żony. Zapewne dlatego sam nie był dotąd żonaty, chociaż zarówno wysokie urodzenie, jak nieprzebrana niemal fortuna, czyniły z niego jedną z najbardziej pożądanych partyj w Europie. Sfatali go sami królestwo francuscy, Maria Ludwika Polska, książe Oranni i wuj elektor brandenburski, ale on wolał dotąd swoją swobodę. Wiana nie potrzebuje, mawiał cynicznie, a innych uciech i tak mi nie brak. W ten sposób doszedł trzydziestu pięciu lat wieku. Kmicic, stojąc w progu, przypatrywał się tedy z ciekawością jego twarzy, którą odbijało zwierciadło, a on rozczesywał w zamyśleniu włosy grzywki nad czołem. Na koniec, gdy pan Andrzej krząknął raz i drugi, rzekł nie odwracając głowy – a kto tam? Czy nie posłaniec od księcia wojewody? Nie posłaniec, ale od księcia wojewody odrzekł pan Andrzej. Wówczas książę odwrócił głowę, a spostrzegłszy świetnego młodzieńca poznał, że nie ze zwykłym sługą ma do czynienia. Wybaczaj, wać pan panie kawalerze, rzekł uprzejmie, bo widzę, żem się co do szarży osoby omylił. Ale wszakże twarz waćpana mi znana, choć sobie nazwiska nie mogę przypomnieć. Waść jesteś dworzaninem księcia hetmana. Nazywam się Kmicic odpowiedział pan Andrzej, a dworzaninem nie jestem jeno pułkownikiem od czasu jakem księciu hetmanowi własną chorągiew przyprowadził. Kmicic zawołał książę ten sam Kmicic sławny z ostatniej wojny, który Chowańskiego podchodziła później na własną rękę niezgorzej sobie radził. Toż ja siła ować panu słyszałem. To rzekłszy, książę począł uważniej i z pewnym upodobaniem spoglądać na pana Andrzeja, bo z tego, co o nim słyszał, miał go za człowieka własnego pokroju. Siadaj, panie kawalerze, rzekł. Radcie bliżej poznam. A co tam słychać w danach? Oto jest list księcia hetmana odrzekł kmicic. Pokojowi skończywszy zapinać książęce buty wyszli, a książę złamał pieczęć i począł czytać. Po chwili na twarzy jego odbiła się nuda i zniechęcenie. Rzucił list przed lustro i rzekł: Nic nowego. Radzi mi książę wojewoda, abym się do Prus, do Tylży albo Taurogów przeniósł, co jak waść widzisz czy nie właśnie. Mafła! Nie rozumiem pana brata. Donosi mi, że elektor w margrabstwie i że się do Prus przez Szwedów przebrać nie może, a pisze jednocześnie, iż aż mu włosy na głowie powstają, że się z nim dysykursu ani dereceptu nie znoszę. A jakże to ja mam czynić? Jeśli się kurfürst przez Szwedów nie może przebrać, to jakże się mój posłaniec przebierze? Na podlasiu siedziałem, bo nie miał nic innego do roboty. Powiem ci, mój kawalerze, żem się nudził jak diabeł na pokucie. Niedźwiedzie, co były blisko tykocina, wykułem. Białogłowy tamtejsze kożuchami cuchną, którego zapachu nozdrza moje znieść nie mogą. Ale rozumiesz, że ty, panie kawalerze, po francusku albo po niemiecku? Rozumiem po niemiecku, rzekł Kmicic. To chwała Bogu! — Będę mówił po niemiecku, bo mi od waszej mowy wargi piesznął. To rzekłszy książę wysunął dolną wargę i począł dotykać jej z lekka palcami, jakby chcąc przekonać się, czy nie opieszła lub nie popękała. Następnie spojrzał w lustro i mówił dalej. — Doszły mnie posłuchy, że koło Łukowa jakiś szlachcic z Krzetuski ma żonę cudnej urody. Daleko to, ale jednak posłałem ludzi, żeby mi ją porwali i przywieźli. Tymczasem nie uwierzysz, panie Kmicic... Nie znaleziono jej w domu. Szczęście to, rzekł pan Andrzej, bo to żona zacnego kawalera, sławnego zbaraszczyka, który ze zbaraża przez wszystką potęgę Chmielnickiego się przedarł. Męża oblegano w zbarażu, a ja bym żonę oblegał w tykocinie. Czy myślisz, żwać pan, żeby się tak samo zacięcie broniła? Wasza książęca mość, rady wojennej byś przy takim oblężeniu nie potrzebował. Niechże się i bez mojej opinii obejdzie. Odrzekł szorstko pan Andrzej. Prawda. Szkoda o tym mówić, odrzekł książę. Wracam do sprawy Czy wać pan masz jeszcze jakie listy? Do waszej książęcej mości, co miałem, to oddałem, a oprócz tego mam do króla szwedzkiego. Czy waszej książęcej mości nie wiadomo, gdzie go mam szukać? Nic nie wiem, co ja mam wiedzieć? W tykocinie go nie ma. Mogę ci za to zaręczyć, bo gdyby tam raz zajrzał. To by się panowania nad całą Rzeczą Pospolitą wyrzekł. Warszawa już w rękach szwedzkich, jak to wam pisałem, ale tam też Jego królewskiej mości nie znajdziesz. Musi być pod Krakowem albo w samym Krakowie, jeśli się dotąd do prus królewskich nie wybrał. W Warszawie dowiesz się o wszystkim. Wedle mojego zdania musi Karol Gustaw o miastach pruskich pomyśleć, bo ich za sobą nie może zostawiać. Kto by się spodziewał, że gdy cała rzecz Rzeczpospolita odstępuje Pana. Gdy wszystka szlachta łączy się ze Szwedem, gdy województwa poddają się jedne za drugimi, wówczas właśnie miasta pruskie, Niemcy i protestanci nie chcą o Szwedach słyszeć i do oporu się gotują. Oni chcą wytrwać. Oni Rzeczpospolitą ratować i Jana Kazimierza utrzymać. Zaczynając tę robotę myśleliśmy, że będzie inaczej. Że właśnie przede wszystkim oni pomogą nami, Szwedom, do pokrajania tego bochenka, który waszą rzeczą pospolitą nazywacie. A tu ani rusz! Całe szczęście, że książę elektor ma tam na nich oko. Ofiarował już mu pomoc przeciw Szwedom, ale gdańszczanie mu nie ufają i mówią, że sami mają dość sił. Wiemy już o tym w Kiejdanach, rzekł Kmicic. Jeżeli nie mają dość sił, to w każdym razie mają dobry węch, mówił dalej śmiejąc się książę. Bo wujowi elektorowi tyle nie mam chodzi o rzecz pospolitą, ile i mnie albo księciu wojewodzie Wileńskiemu. Wasza książęca mość pozwoli, że zaneguje, rzekł porywczo Micic. Księciu wojewodzie Wileńskiemu tylko o rzecz pospolitą chodzi, dla której w każdej chwili gotów wydać ostatnie tchnienie i ostatnią krew wylać. Książę Bogusław począł się śmiać. Młody jesteś, kawalerze, młody, ale mniejsza z tym. Otóż wujowi elektorowi chodzi o to, by mógł prusy królewskie zacapić i dlatego tylko ofiaruje im swoją pomoc. Gdy je raz będzie miał w ręku, gdy do miast swoje załogi powyprowadza, gotów na zajutrz zgodzić się ze Szwedami ba, nawet z turczynymi z diabłami. Niechby mu jeszcze Szwedzi kawał Wielkopolski dodali, gotów im pomagać ze wszystkich sił do zabrania reszty. W tym tylko bieda, że i Szwedzi ostrzą zęby na Prusy i stąd dyfidencje pomiędzy nimi i elektorem. Ze zdumieniem słucham słów waszej książęcej mości, rzekł Kmicic. Diabli mnie brali na Podlasiu, odpowiedział książę, że musiałem tyle czasu bezczynnie siedzieć. Ale cóż miałem robić? Stanął układ między mną a księciem wojewodą, że póki w Prusach rzeczy się nie wyklarują, ja nie przejdę otwarcie na stronę szwedzką. I to słuszna, bo w ten sposób furtka zostaje otwarta. Posłałem nawet sekretnych gońców do Jana Kazimierza, oznajmiając, że gotówem zwołać pospolite ruszenie na Podlasiu, byle mi manifest przysłano. Król jak król! Dałby się może wywieźć w pole, ale królowa widocznie mi nie ufa i musiała odradzić. Żeby nie baby, to dziś stałbym na czele wszystkiej szlachty podlaskiej, a co większa, konfederaciowi, którzy teraz pustoszą dobra księcia Janusza, nie mieliby innej rady jak pójść pod moją komendę. Głosiłbym się stronnikiem Jana Kazimierza, a w rzeczy, mając w ręku siłę, targowałbym się ze szwedami. Ale ta baba wie, jak trawa rośnie i najtajniejszą myśl odgadnie. Król to prawdziwy, nie królowa. Więcej ona ma do wcipu w jednym palcu niż Jan Kazimierz w całej głowie. Książę wojewoda, zaczął Kmicic. Książę wojewoda, przerwał z niecierpliwością Bogusław, wiecznie spóźnia się ze swymi radami. Pisze mi to w każdym liście, zrób to, a to, a ja właśnie już to dawno zrobiłem. Książę wojewoda głowę prócz tego traci, bo słuchaj, kawalerze, czego jeszcze ode mnie wymaga? Tu książę chwycił list i począł czytać głośno. Sam wasza książęca mość w drodze bądź ostrożnym... A o tych frantach, konfederatach, którzy się przeciw mnie zbuntowali i na Podlasiu grasują, dla Boga pomyśl wasza książęca mość, żeby ich rozproszyć, żeby do króla nie szli. Gotują się na zabłudów, a tam piwa mocne, jako się popiją, żeby ich wyrżnęli każdy gospodarz swego. Bo nie godzi się nic lepszego, ale kapitał przątnąwszy, poszłoby to w rozdrób. Tu Bogusław rzucił z niechęcią list na stół. Słuchajże, panie Kmicic, rzekł, więc ja mam razem wyjeżdżać do Prus i razem urządzać rzeź w zabudowie? Razem udawać jeszcze stronnika Jana Kazimierza i patriotę i razem wycinać tych ludzi, którzy króla i ojczyzny nie chcą zdradzić? Jest, że to sens? Zali to się jedno drugiego trzyma? Mafła, książę Hetman głowę traci. Toć ja i teraz właśnie spotkałem, od idąc tu do Pilwiszek po drodze, całą jakąś zbuntowaną chorągiew walącą na Podlasie. Byłbym im chętnie po brzuchach przejechał, choćby dlatego, ażeby mieć uciechę, ale póki nie jestem otwartym szwedzkim partyzantem, póki wuj lektor rzekomie jeszcze z miastami pruskimi, a zatem z Janem Kazimierzem trzyma, nie mogę sobie takich uciech pozwalać. Dali Bóg, nie mogę. Co mogłem najwięcej zrobić, to politykować z tymi buntownikami, jak i oni ze mną politykowali, podejrzewając mnie wprawdzie o praktyki z Hetmanem, ale nie mając czarno na białym. Tu książę rozparł się wygodnie w fotelu, wyciągnął nogi i założywszy niedbale ręce pod głowę, począł powtarzać Ej. Gali w tej waszej Rzeczypospolitej, Gali Matias. W świecie niczego podobnego nie masz. Po czym umilkł na chwilę, widocznie jakaś myśl przyszła mu do głowy, bo się uderzył w perukę i zapytał. A wać pan nie będziesz na Podlasiu? Jakże, rzekł Kmicic, muszę tam być, bo mam list z instrukcjami dla Harasimowicza pod starościego w zabudowie. Na Boga, rzekł książę. Harasimowicz tu jest ze mną. Jedzie z rzeczami hetmańskimi do Prus, bo tam baliśmy się, żeby nie wpadły w ręce konfederackie. Czekaj, waść, każę go zawołać. Tu książę zakrzyknął na pokojowca i kazał mu wołać pod starościego, sam zaś rzekł — A to się dobrze składa. Oszczędzisz sobie wać, pan drogi. Chociaż może i szkoda, że na Podlasie nie pojedziesz, bo tam między głowami konfederacji jest i twój imiennik. Mógłbyś go skaptować. — Nie miałbym na to czasu, rzekł Kmicic, gdyż mi do króla szwedzkiego i do pana Lubomirskiego pilno. A — A... To masz listy i do pana marszałka koronnego. Ej, odgaduję o co chodzi. Niegdyś pan marszałek myślał swatać synalka z córką Janusza. Czyżby teraz Hetman nie chciał delikatnie odnowić rokowań? O to właśnie idzie. Dzieci to oboje zupełne. <grych> Delikatna to misja, bo Hetmanowi nie wypada pierwszemu się wpraszać. Przy tym, tu książę zmarszczył brwi, przy tym nie będzie z tego nic. Nie dla Herakliusza, córka księcia hetmana, ja ci to mówię. Książę hetman powinien to zrozumieć, że jego fortuna musi zostawać w ręku radziwiłów. Kmicic spoglądał ze zdziwieniem na księcia, który chodził coraz śpieszniejszym krokiem po izbie. Nagle zatrzymał się przed panem Andrzejem i rzekł: Daj mi parol kawalerski, że odpowiesz prawdę na moje pytanie. Mości książę, rzekł Kmicic — Urządzi ci tylko, którzy się boją, a ja nikogo się nie boję. — Czy wojewoda książę kazał zachować sekret przede mną o rokowaniach z Lubomirskim? — Gdybym miał taki rozkaz, to bym o panu Lubomirskim wcale nie był wspominał. Mogło ci się wymknąć. Daj parol. — Daję — rzekł Kmicic, marszcząc brwi. — Ciężar mi zdjąłeś z serca, bo myślałem, że książę wojewoda i ze mną podwójną grę prowadzi. Nie rozumiem Waszej Książęcej Mości. Nie chciałem żenić się we Francji z Rochanówną, nie licząc półkopy innych księżniczek, które mi swatano. Czy wiesz dlaczego? Nie wiem. Bo jest układ pomiędzy mną a księciem Wojewodą, że jego dziewka i jego fortuna dla mnie rosną. Jako wierny sługa Radziwiłów możesz wiedzieć o wszystkim. Dziękuję za ufność, ale Wasza Książęca Mość mylisz się. Nie jestem sługą Radziwiłów. Bogusław otworzył szeroko oczy. Kimże jesteś? Hetmańskim, nie dworskim. Jestem pułkownikiem, a w dodatku księcia wojewody krewnym. Krewnym? on z kiszkami spowinowacony, a hetman rodzi się z kiszczanki. Książę Bogusław popatrzył przez chwilę na kmicica, na którego twarz wystąpiły lekkie rumieńce. Nagle wyciągnął rękę i rzekł: Przepraszam cię, kuzynie, i winszuję paranteli ostatnie słowa były powiedziane z jakąś niedbałą lubowytworną grzecznością w której jednak było coś wprost dla pana Andrzeja bolesnego policzki jego zarumieniły się jeszcze bardziej i już otwierał usta aby coś żywo powiedzieć gdy drzwi otworzyły się i gubernator harasimowicz ukazał się w progu jest list do waści rzekł książe bogusław harasimowicz skłonił się księciu a następnie panu Andrzejowi który podał mu list książęcy Czytaj, waść, rzekł książę Bogusław. Harasimowicz począł czytać. Panie Harasimowicz. Teraz czas pokazać życzliwość dobrego sługi ku panu. Cokolwiek pieniędzy zabrać możecie i wy w zabudowie, i pan Przyński w Orlu, pana Przyńskiego konfederaci usiekli w Orlu, przerwał książę. Dlatego pan Harasimowicz daje drapaka. Pod starości skłonił się i czytał dalej. I Pan Przyński w Orlu, choć publicznych podatków, choć czynszów, arend. już je konfederaci wybrali! przerwał znów książę Bogusław. Przesyłajcie mi jak najprędzej, czytał dalej harasimowicz. Możecie li wsie jakie sąsiadom lub mieszczanom zastawić, biorąc pieniądze co najwięcej na nie, i gdziekolwiek się jedno sposób poda na dostanie onych, starajcie się i do mnie odsyłajcie. Konie i rzeczy wszystkie, cokolwiek tam jest, ba! I w orlu lichtarz wielki i co inszego obrazy i ochędustwa a najbardziej działa owe, co w ganku stoją, przy księciu imci Panu bracie wyślijcie, bo alias rozbojów bać się trzeba. Znowu spóźniona rada, bo działa idą już ze mną, rzekł książę. Jeśli by złożami ciężko było, to same tylko działa bez łożów i to okryć, żeby nie widziano, co wiozą A te rzeczy do Prus jak najprędzej wymknąć, Strzegąc się najbardziej tych zdrajców, co w wojsku moim bunt podniósłszy, moje starostwa tłoczą. Oj, co tłoczą, to tłoczą. Wycisną je na twaróg, przerwał znów książę. Starostwa moje tłoczą i na zabłudów się gotują, idąc znać do króla. Z którymi bić się trudno, bo przecie gromada, ale albo ich wpuściwszy, pięknie popoić, a w nocy śpiących wyrznąć. każdy gospodarz uczynić to może... Albo ich w piwach mocnych potruć, albo o co tam nie trudno swawolną także kupą na nich zemknąć, co by się na nich obłowili. Na no, nic nowego, rzekł książę Bogusław. Możesz panie Harasimowicz jechać dalej ze mną. Jest jeszcze suplement, odrzekł pod starości, i począł czytać dalej. Win, jeśli nie można wywieźć, bo tu już u nas nigdzie ich nie dostanie. Wtedy wskok za gotowe posprzedawać. Tu pan Harasimowicz sam przerwał i chwycił się za głowę. Dla Boga! Wina idą o pół dnia drogi za nami i pewno wpadły w ręce tej chorągwi zbuntowanej, która koło nas przechodziła. Będzie szkody na jakie tysiąc czerwonych złotych. Niech wasza książęca mość świadczy za mną, że sama mi kazała czekać, aż beczki nawozy wpakują. Strach pana Harasimowicza byłby jeszcze większy, gdyby pan Harasimowicz znał pana za głowę i gdyby wiedział, że się właśnie w owej chorągwi znajduje. Tymczasem jednak książę Bogusław roześmiał się i rzekł Niech im będzie na zdrowie. Czytaj dalej. Jeżeli się zaś kupiec nie znajdzie, książę Bogusław wziął się aż pod boki ze śmiechu. Już się znalazł, rzekł. Jeno Trzamo będzie borgować. Jeżeli się zaś kupiec nie znajdzie, czytał żałosnym głosem Harasimowicz, tedy w ziemię pozakopywać, byle nieznacznie, żeby nad dwóch o tym nie wiedziało. Beczkę jednak jaką i drugą w orlu i w zabłudowie zostawić, a to z lepszych i słodszych, co by się ułakomili na nią, a podprawić mocno trucizną, żeby starszyzna przynajmniej powyzdychała, to się drużyna rozbierze. Dla Boga życzliwie mi w tym posłuszcie, a sekretnie przez miłosierdzie Boże. A palcie, co pisze, i ktokolwiek o czym wiedzieć będzie, odsyłajcie go do mnie. Albo sami znajdą i wypiją, albo, jednając, może im ten napój podarować. Pod starości skończył czytać i począł patrzeć na księcia Bogusława, jakby czekając instrukcji, a książę rzekł: Widzę, że ten go brat mój myśli o konfederatach, szkoda tylko, że jak zwykle za późno. Żeby się był dwa tygodnie albo choć tydzień temu na ów dowcip zdobył, można by było popróbować. A teraz ruszaj z Bogiem, panie harasimowicz, bo już cię nie potrzebuję. Harasimowicz skłonił się i wyszedł. Książę Bogusław stanął przed zwierciadłem i począł się przyglądać starannie własnej postaci, przy czym poruszał z lekka głową w prawo i w lewo, to oddalał się od lustra, to zbliżał. To potrząsał puklami włosów, to strzygł oczyma z ukosa, nie zważając wcale na kmicica, który siedział w cieniu, odwrócony plecami do okna. Gdyby jednak był rzucił chociaż jedno spojrzenie na twarz pana Andrzeja, poznałby, iż w młodym pośle dzieje się coś dziwnego. Twarz bowiem kmicica była blada, na czole osiadły mu gęste krople potu, a ręce drgały konwulsyjnie. Przez chwilę podniósł się z krzesła i znowu zaraz usiadł. Jak człowiek, który walczy ze sobą i przełamuje w sobie wybuch gniewu lub rozpaczy. Na koniec rysy jego ściągnęły się i zakrzepły. Widocznie całą siłą potężnej woli i energii nakazał sobie spokój i zapanował nad sobą zupełnie. Wasza książęca mość, rzekł, z tego zaufania, jakim mnie książę hetman obdarza, widzisz wasza książęca mość, że tajemnicy nie chce z niczego przede mną robić. Należy duszą i mieniem do jego robót. Przy jego i waszej książęcej mości fortunie może i moja wyrosnąć. Dlatego, gdzie wy idziecie, tam i ja pójdę. Na wszystkom gotów. Ale chociaż w onych sprawach służę i w nich się obracam, przecie pewnie nie wszystko zgoła rozumiem, ani też wszystkich arkanów własnym słabym dowcipem przeniknąć mogę. Czego tedy życzysz, panie kawalerze, a raczej piękny kuzynie? spytał książę. O naukę Waszej Książęcej Mości proszę, bo też wstyd by mi było, gdybym się przy takich statystach niczego nie zdołał nauczyć. Nie wiem, czy Wasza Książęca Mość raczysz mi szczerze odpowiedzieć. To będzie zależało od twego pytania i od mego humoru, odrzekł Bogusław, nie przestając patrzeć w lustro. Oczy kmicica błysnęły przez chwilę, lecz mówił dalej spokojnie. Owóż tak jest. Książę wojewoda Wileński wszystkie swe postępki dobrem i zbawieniem Rzeczypospolitej osłania. Już też ta Rzeczpospolita z ust mu nie schodzi. Radz, że mi wasza książęca mość szczerze powiedzieć, pozoryli to tylko konieczne, czyli naprawdę książę Hetman ma tylko dobro Rzeczypospolitej na celu. Bogusław rzucił bystre, przelotne spojrzenie na pana Andrzeja. A jeżeli bym ci powiedział, że to pozory, czyli byś pomagał dalej? Kmicic ruszył niedbale ramionami. Ba jako rzekłem, moja fortuna przy fortunie waszych książęcych mościów wyrośnie. Byle się to stało, wszystko mi zresztą jedno. Wyjdziesz na człowieka, pamiętaj, że ci to przepowiadam. Ale czemu to brat nigdy z tobą szczerze nie mówił? Może dlatego, że skrupulat, a może od tak nie zgadało się. Bystry masz dowcip kawalerze, bo to szczera prawda, że on skrupulat i niechętnie prawdziwą skórę pokazuje jak mi bóg miły prawda taka już jego natura toż on i ze mną gadając skoro się tylko zapomni zaraz zaczyna mowę miłością dla ojczyzny koloryzować dopiero jak mu się w oczy roześmieje to się opatrzy prawda prawda więc to tedy jeno pozory pytał Kmicic książę przekręcił krzesło siadł na nim jak na koniu i wsparłszy ręce na poręczy milczał chwilę jakby się namyślając, po czym rzekł: Słuchaj, panie kmicic, gdybyśmy radziwiłowie żyli w Hiszpanii, we Francji albo w Szwecji, gdzie syn po ojcu następuje i gdzie prawo królewskie z Boga samego wypływa, tedy, pominąwszy jakieś wojny domowe, jakieś rodu królewskiego wygaśnięcie, jakieś nadzwyczajne zdarzenia, służylibyśmy pewnie królowi i ojczyźnie, kontentując się jeno najwyższymi urzędami które nam się z rodu i fortuny przynależą. Ale tu, w tym kraju, gdzie król nie ma za sobą bożego prawa, jeno go szlachta kreuje, gdzie wszystko in liberis suffragiis, słusznie czyniliśmy sobie pytanie, dlaczego to waza, a nie radziwił ma panować. Nic to jeszcze waza, boć oni z królów dziedzicznych ród wiodą, ale kto nam zaręczy, kto nas upewni, że po wazach nie przyjdzie szlachcie fantazja do głowy, Posadzić na stolcu królewskim i wielkoksiążęcym choćby pana Harasimowicza, albo jakiego pana Mieleszka, albo jakiego pana Piegłasiewicza z psiej wulki, tfu, czy ja wiem wreszcie kogo? A my, radziwiłowi i książęta Rzeszy Niemieckiej, mamy, że po staremu przystępować do całowania jego królewskiej, piegłasiewiczowskiej ręki, tfu, do wszystkich rogatych diabłów, kawalerze, czas z tym skończyć. Spójrz przy tym na Niemcy, ilu tam książąt udzielnych mogłoby z uwagi na fortunę, na podstarości ich do nas się zgodzić. A przecie mają swoją udzielność, a przecie panują, a przecie sufragia w sejmach rzeszy mają, a przecie korony na głowach noszą i miejsca przed nami biorą choćby im słuszniej wypadało ogony u naszych płaszczów nosić. Czas z tym skończyć, panie kawalerze. Czas spełnić to, o czym ojciec mój już zamyślał tu książę ożywił się, wstał z krzesła i począł chodzić po komnacie nie obejdzie się to bez trudności i impedimentów mówił dalej bo łydcy i nieświeccy radziwiłowie nie chcą nam pomagać wiem że książę Michał pisał do brata że nam raczej o włosiennicy nie o płaszczu królewskim myśleć niechże sam o niej myśli niech pokuty odprawia niech na popiele siada niech mu jezuici skórę dyscyplinami garbują Skoro kontentuje się krajczostwem, niechże przez całe cnotliwe życie aż do cnotliwej śmierci kapłony cnotliwe kraje. Obejdziem się bez niego i rąk nie opuścimy, bo teraz właśnie pora. Rzecz pospolitą diabli biorą, bo już tak bezsilna na takie psy zeszła, że się nikomu nie może opędzić. Wszyscy lezą w jej granice jak przez rozgrodzony płot. To, co tu się ze Szwedami stało, nie przytrafiło się dotąd nigdy na świecie. My... Panie kawalerze, możemy wprawdzie śpiewać Tedeum laudamus, a swoją drogą to niesłychana i niebywała rzecz. Jak to, najezdnik uderza na kraj, najezdnik znany z drapieżności i nie tylko nie znajduje oporu, ale kto żyw opuszcza dawnego pana i śpieszy do nowego, magnates, szlachta, wojsko, zamki miasta, wszyscy, bez czci, sławy, honoru, wstydu. Historia drugiego takiego przykładu nie podaje tfu, tfu, panie kawalerze. Kanalia w tym kraju żywie bez sumienia i ambicji. I taki kraj nie ma zginąć. Na łaskawość się szwedzką oglądali. Będziecie mieć łaskawość. Już tam w Wielkopolsce Szwedzi szlachcie palce w kurki od muszkietów wkręcają. I tak wszędy będzie. Nie może być inaczej, bo taki naród musi zginąć. Musi pójść w pogardę i w służbę do sąsiadów. Chmicic coraz był bledszy i resztkami sił trzymał na wodzy wybuch szaleństwa. Ale książę cały zatopiony w swej mowie upajał się własnymi słowami, własnym rozumem i nie zważając na słuchacza tak dalej mówił: Jest, panie kawalerze, zwyczaj w tym kraju, iż gdy kto kona, to mu krewni w ostatniej chwili poduszkę z pod głowy wyszarpują, ażeby się zaś dłużej nie męczył. Ja i książę Wojewoda Wileński postanowiliśmy tę właśnie przysługę oddać Rzeczypospolitej. Ale że siła drapieżników czycha na spadek i wszystkiego zagarnąć nie zdołamy, przeto chcemy, aby choć części to nie lada, jaka dla nas przypadła. Jako krewni mamy do tego prawo. Jeśli zaś nie przemówiłem ci tym porównaniem do głowy i nie zdołałem w sedno utrafić, wtedy powiem inaczej. Rzecz Rzeczpospolita to postaw czerwonego sukna, za które ciągną Szwedzi, Chmielnicki, Hiperborejczykowie, tatarzy, elektor i kto żyw naokoło. A my z księciem wojewodą wileńskim powiedzieliśmy sobie, że z tego sukna musi się i nam tyle zostać w ręku, aby na płaszcz wystarczyło. Dlatego nie tylko nie przeszkadzamy ciągnąć, ale i sami ciągniemy. Niechaj Chmielnicki przy Ukrainie się ostaje, niech Szwedzi z Brandenburczykiem o prusy i wielkopolskie kraje się rozprawiają, niech Małopolskę bierze rakoczy, czy kto bliższy. Litwa musi być dla księcia Janusza, a z jego córką dla mnie. Kmicic wstał nagle. Dziękuję waszej książęcej mości, to tylko chciałem wiedzieć. Odchodzisz, panie kawalerze? Tak jest. Książę spojrzał uważniej na Kmicica i w tej chwili dopiero spostrzegł jego bladość i wzburzenie. Co ci jest, panie Kmicic? spytał. Wyglądasz jak Piotrowin. Fatygi z nóg mnie obaliły i w głowie mi się kręci... Żegnam waszą książęcą mość. Przed odjazdem przyjdę się jeszcze pokłonić. To się śpiesz, bo ja po południu ruszam także. Za godzinę najdalej przybędę. To rzekł szykmicic, skłonił się i wyszedł. W drugiej izbie pokojowcy podnieśli się na jego widok, ale on przeszedł jak pijany, nikogo nie widząc. Na progu izby chwycił się obu rękami za głowę i począł powtarzać z jękiem prawie: Jezusie Nazareński, królu żydowski Jezus, Maria Józef! Chwiejnym krokiem przeszedł przez podwórze około warty złożonej z sześciu halabardników. Za kołowrotem stali jego ludzie z wachmistrzem Soroką na czele. Za mną! rzekł kmicic i ruszył przez miasto ku oberży. Soroka. Dawny żołnierz Kmicica i znający go doskonale zauważył natychmiast, że z młodym pułkownikiem dzieje się coś niezwykłego. Czuj duch, rzekł z cicha do ludzi, gorze temu, na kogo gniew jego spadnie. Żołnierze przyspieszali w milczeniu kroku, a Kmicic nie szedł, ale biegł prawie naprzód, wymachując rękoma i powtarzając bezładne słowa. Do uszu soroki dochodziły jeno oderwane wyrazy. Trociciele, wiarołomcy, zdrajcy, zbrodzień i zdrajca, obaj tacy. Potem począł pan Kmicic wspominać dawnych kompanionów nazwiska. Kokosiński, Kulwiec, Ranicki, Rekuć i inne wypadały z jego ust jedno po drugim. Kilka razy wspomniał także Wołodyjowskiego. Słuchał tego ze zdumieniem Soroka i trwożył się coraz bardziej, a w duszy myślał, jakaś krew się tu poleje, nie może być inaczej. Tymczasem przyszli do zajazdu. Kmicic zamknął się natychmiast w izbie i z godzinę nie dawał znaku życia, a żołnierze tymczasem bez rozkazu ładowali wiuki i siodłali konie. Soroka mówił im, nie zawadzi to, trzeba być na wszystko gotowym. My też gotowi, odpowiadali starzy zabijakowie, ruszając wąsami. Jakoż pokazało się wkrótce, że soroka dobrze znał swego pułkownika, bo nagle Kmicic ukazał się w sieni bez czapki, w koszuli tylko i hajdawerach. Konie siodłać, krzyknął, posiodłane! Wiuki ładować, spakowane! Dukat na głowę, krzyknął młody pułkownik, który pomimo całej gorączki i wzburzenia spostrzegł, że ci żołnierze w lot odgadują jego myśli. Dziękujemy, panie komendancie! ozwali się wszyscy chórem. Dwóch ludzi weźmie konie wióczne i wyjdzie natychmiast z miasta ku Dębowej. Przez miasto jechać wolno, zamiastem puścić konie w skoki nie ustawać aż w lasach. Wedle rozkazu. Cztery inni nabić garłacze siekańcami. Dla mnie dwa konie osiodłać, żeby i drugi był w zupełnej gotowości. Wiedziałem ja, że coś będzie, mruknął Soroka. A teraz wachmistrz za mną, krzyknął Kmicic. I jak był rozebrany, w hajdawerach tylko i rozheustanej na piersi koszuli wyszedł z sieni, a soroka szedł za nim, otwierając szeroko oczy ze zdziwienia. Tak doszli aż do studni żurawianej w podwórzu zajazdu, tuk Micic zatrzymał się i ukazując na wiadro wiszące przy żurawie, rzekł: Lej mi wodę na łeb. Wachmistrz wiedział z doświadczenia, jak niebezpiecznie było pytać dwa razy o rozkaz. Chwycił więc za drąki, zanurzył wiadro w wodzie, następnie wyciągnął je śpiesznie i porwawszy w dłonie, chlusnął zawartą w nim wodę na pana Andrzeja, a pan Andrzej począł parskać i prychać jakoby wieloryb. Dłońmi przyklepywał mokre włosy, po czym zakrzyknął: Jeszcze! Soroka powtórzył czynność raz, drugi i chlustał wodą ze wszystkich sił, jakoby chciał płomień zagasić. Dość! rzekł na koniec Kmicic. — Pójdź za mną, szaty mi pomożesz wdziać. I poszli obaj do zajazdu. W bramie spotkali swoich dwóch ludzi wyjeżdżających z wiócznymi końmi. — Wolno przez miasto! Za miastem! Wskok! — powtórzył im na drogę Kmicic. I wszedł do izby. W pół godziny później ukazał się znowu, całkiem przybrany już jak do drogi, w wysokie jałowicze buty i łosiowy kaftan obciśnięty pasem skórzanym, za który zatknięta była krucica. Żołnierze zauważyli także, iż spod kaftana wyglądał mu brzeg drucianej kolczugi, jak gdyby wybierał się na bitwę. Szable też miał przypiętą wysoko, by łatwiej było chwycić za rękojeść. Twarz miał dość spokojną, ale surową i groźną. Rzuciwszy okiem na żołnierzy, czy gotowi i zbrojni należycie, siadł na koń i cisnąwszy dukata gospodarzowi, wyjechał z zajazdu. Soroka jechał przy nim, trzej inni z tyłu, prowadząc zapasowego konia. Wkrótce znaleźli się na rynku napełnionym przez wojska Bogusława. Ruch już był między nimi, bo widocznie przyszły rozkazy, aby się gotowano do drogi. Jazda dociągała popręgów usiodeł i kiełznała konie. Piechota rozbierała muszkiety stojące w kozłach przed domami, do wozów zakładano konie. Kmicic obudził się jakoby z zamyślenia. Słuchaj, stary. Rzekł do Soroki. Wszakże to od starościńskiego dworu Gościniec idzie dalej. Nie trzeba wracać przez rynek. A gdzie pojedziem, panie pułkowniku? Do Dębowej. To właśnie z rynku wedle dworu trzeba przejeżdżać. Rynek zostanie za nami. Dobrze, rzekł Kmicic. Po chwili mruknął sam do siebie półgłosem. Hej, żeby tamci żyli teraz. Mało ludzi na taką imprezę, mało... Tymczasem przejechali rynek i zaczęli skręcać ku starościńskiemu domowi, który leżał o półtora staj dalej nad drogą. Stój! rzekł nagle Kmicic. Żołnierze stanęli, on zaś zwrócił się ku nim. Gotowiście na śmierć? spytał krótko. Gotowi! odpowiedzieli chóre morszańscy zabijakowie. Leźliśmy Chowańskiemu w gardło i nie zjadł nas, pamiętacie? Pamiętamy! Trzeba się dziś ważyć na wielkie rzeczy. Uda się, to miłościwy król nasz panów z was poczyni, ja w tym. Nie uda się, pójdziecie na pal. Co się ma nie udać, rzekł Soroka, którego oczy poczęły błyskać jak u starego wilka. Uda się, powtórzyli trzej inni, Biłous, Zawratyński i Lubieniec. Musimy porwać księcia Koniuszego, rzekł Kmicic. I umilkł, chcąc zbadać wrażenie, jakie szalona myśl uczyni na żołnierze. A oni umilkli także i patrzyli w niego jak w tęczę, tylko wąsiska ruszały im się i tylko twarze stały się groźne i zbójeckie. — Pal blisko, nagroda daleko — rzekł Kmicic. — Mało nas — mruknął Zawratyński. — To gorzej aniżeli z Kowańskim, dodał Lubieniec. Wojska wszystkie w rynku, a we dworze jeno straż i dworzan ze dwudziestu, rzekł Kmicic, którzy niczego się nie spodziewają, nawet i szabel przy bokach nie mają. Wasza miłość swoją głowę stawi, czemu my nie mamy naszych postawić? odparł Soroka. Słuchać, rzekł Kmicic. Jeśli chytrością go nie weźmiem, to inaczej wcale nie weźmiem. Słuchać! Ja wejdę do komnat i po chwili wyjdę z księciem. Jeżeli książę siądzie na mego konia, tedy ja siędę na drugiego i pojedziem. Jak odjedziemy ze sto albo z półtorasta kroków, tedy go we dwóch porwać pod pachy i w skok, co tchu w koniach. Wedle rozkazu, rzekł Soroka. Jeśli nie wyjdziem, mówił dalej Kmicic, a usłyszycie strzał w komnacie, tedy mi gruchnąć z garłaczy po straży i konia mi podawać, jak tylko wypadnę ze drzwi. Taki będzie, rzekł Soroka. Naprzód, skomenderował Kmicic. Ruszyli i w kwadrans później stanęli przed kołowrotem starościńskiego dworu. Przy kołowrocie po staremu stało sześciu halabardzistów, a czterech we drzwiach sieni. Po podwórzu kręciło się przy karecie kilku masztalerzy i forysiów, których doglądał zacny jakiś dworzanin, cudzoziemiec jak można było poznać ze stroju i peruki. Dalej, wedle wozowni, zakładano konie do dwóch jeszcze kolasek, olbrzymi pajukowie znosili do nich łuby i sepety. Nad tymi czuwał człowiek cały czarno ubrany, z twarzy wyglądający na medyka albo astrologa. co znajmił się, jak i poprzednio przez dyżurnego oficera, który po chwili wrócił i wezwał go do księcia. Jak się masz, kawalerze, rzekł wesoło książę. Takeś mnie nagle opuścił, że myślał, iż skrupuły w tobie od moich słów rebelizowały i nie spodziewałem się widzieć cię więcej. Jakżebym to nie miał się przed drogą pokłonić rzekł kmicic. No, przecie myślałem także, iż wiedział książę wojewoda, kogo z poufną misją wysłać. Skorzystam i ja z ciebie, bo ci dam kilka listów do różnych znacznych osób i do samego króla szwedzkiego. Ale cóżeś to tak zbrojny jak do bitwy? Bo między konfederatów jadę. A właśnie i tu w mieście słyszałem, i wasza książęca mość to potwierdził, że niedawno temu przechodziła tędy konfederacka Chorągiew. Nawet tu, w Pilwiszkach, okrutnie z ludzi przepłoszyli, bo to zawołany żołnierz prowadził ową Chorągiew. Któż to taki? Pan Wołodyjowski, a jest z nimi pan Mirski i pan Oskierko i dwóch panów Skrzetuskich, jeden ów z Baraszczyk, którego żonę chciałeś wasza książęca Mość w Tykocinie oblegać. Wszystko się to przeciw księciu wojewodzie pobuntowało, a szkoda, bo tędzy żołnierze. Cóż robić? Są jeszcze tacy głupi ludzie w tej rzeczypospolitej, którzy nie chcą za czerwone sukno wraz z kozakami i szwedami ciągnąć. Głupich nigdzie na świecie nie brak, a szczególnie w tym kraju, rzekł książę. Ot, masz listy, a oprócz tego jak zobaczysz jego szwedzki majestat, Tedy wyznaj mu niby poufnie, żem w duszy taki sam jego stronnik, jak i mój stryjeczny. Jeno do czasu muszę symulować. Kto nie musi symulować, odparł Kmicic, symuluje każdy, zwłaszcza jeśli chce czegoś znacznego dokonać. Pewnie, że tak jest. Spraw się, panie kawalerze, dobrze, a będę ci wdzięczny i nie dam się w nagradzaniu księciu wojewodzie Wileńskiemu prześcignąć. Jeśli taka łaska Waszej książęcej mości to z góry o nagrodę poproszę. Masz tobie. Pewnie cię tam książę wojewoda niezbyt suto na drogę opatrzył. Wąż u niego w skrzyni siedzi. Niechże mnie Bóg zachowa, abym miał pieniędzy żądać. Nie chciałem ich od księcia Hetmana, nie wezmę i od waszej książęcej mości. Na własnym żołdzie jestem i na własnym pozostanę. Książę Bogusław spojrzał ze zdziwieniem na młodego rycerza, E, to widzę, kmici, co naprawdę nie z tych, co ludziom w ręce patrzą. O co tedy idzie, panie kawalerze? Rzecz jest taka, wasza książęca mość, nie rozmyśliwszy się dobrze w kiejdanach, wziąłem ze sobą konia wielkiej krwi, żeby to się przed szwedami pokazać. Nie przesadzę, jeśli rzeknę, że lepszego w kiejdańskich stajniach nie masz. Teraz tedy mi go żali, strach mi, żeby się po drogach, karczmach albo od niewczasów nie sterał, a jako o przygodę nietrudno może i w nieprzyjacielskie ręce wpaść, choćby tego pana Wołodyjowskiego, który personalitie okrutnie na mnie zawzięty. Umyśliłem tedy prosić waszą książęcą mość, abyś go raczył na przechowanie wziąć i zażywać, póki się sposobniejszą porą o niego nie upomnę. To mi go lepiej przedaj. Nie może być, bo to byłoby, jakobym przyjaciela przedawał. Mało sto razy mnie ten koń z największego ukropu wyniósł, gdyż i temat notę, że w bitwie kąsa nie przyjaciół okrutnie. Takiż to zacny koń? pytał z żywym zajęciem książę Bogusław. Czy zacny? Gdybym był pewien, że się wasza książęca mość nie rozgniewa, tedybym sto czerwonych złotych stawił, że nie przymierzając i wasza książęca mość nie posiada takiego w swoich stajniach. Może i ja bym stawił, gdyby nie to, że nie pora dziś konie w zawód puszczać. Chętnie go przechowam, chociaż jeśli mi się uda, wolałbym kupić. Ale gdzież się owo dziwo znajduje? A od przed kołowrotem ludzie go trzymają. Ale że dziwo, to dziwo, bo nie koloryzując sułtan może takiego konia pozazdrościć. Nie tutejszy on, natolski. Jedno myślę, że i w Natoli jeden się taki utrafił. To pójdźmy obaczyć. Służę waszej książęcej mości. Książę wziął kapelusz i wyszli. Przed kołowrotem ludzie kmicicowi trzymali dwa zapasowe, całkiem osiodłane konie, z których jeden istotnie bardzo rasowy, czarny jak kruk, ze strzałką na czole i białą pęciną u nogi włócznej zarżał lekko na widok swego pana. To ten zgaduje, rzekł książę Bogusław. Nie wiem, czy takie dziwo jakieś mówił, ale istotnie zacny koń. A przeprowadzić nogo? krzyknął Kmicic. Albo nie, czekaj, ja sam siądę. Żołnierze podali konia i pan Andrzej siadłszy począł go objeżdżać wedle kołowrotu. Podbiegłym mieśćcem koń wydał się jeszcze dwakroć piękniejszy. Śledziona grała w nim, gdy szedł rysią, oczy wypukłe nabrały blasku i zdawało się, że chrapami wyrzuca ogień wewnętrzny, a grzywe wiatr mu rozwiał. Pan Kmicic zataczał koła, zmieniał chody, na koniec najechał tuż na księcia, tak że chrapy konia nie były dalej jako krok od jego twarzy i krzyknął, alt! Koń wsparł się czterema nogami i stanął jak wryty. A co? rzekł Kmicic. Jak to powiadają? Oczy i nogi jelenia, chud wilka, chrapy łosia i pierś niewiasty, rzekł książę Bogusław. Jest wszystko, co potrzeba, i komendę rozumie niemiecką? bo go objeżdżał mój kawalkator, Zend, który był kurlandczyk. A ścigła szkapa? Wiatr waszej książęcej mości na nim nie dogoni. Tatarzyn przed nim nie ujdzie. Grzeczny musiał być kawalkator, bo widzę, że i wyjeżdżony koń bardzo. Czy wyjeżdżony? Wasza książęca mość nie uwierzy. Tak on chodzi w szeregu, że gdy szereg idzie skokiem, możesz wasza książęca mość cugle puścić, a on się o pół chrapów z szeregu nie wysunie. Jeśli wasza książęca mość raczy spróbować, jeśli się na dwóch stajach choć o pół łba wysunie, to go darmo oddam. To byłoby największe dziwo, żeby się spuszczonymi cuglami nie wysunął. I dziwo, i wygoda, bo obie ręce wolne. Nieraz tak było, żem w jednej miał szable, w drugiej pistolet, a koń szedł wolno. Ba, a jeśli szereg zawraca? Tedy zawróci i on, nie popsowawszy linii. Nie może być, rzekł książę, tego żaden koń nie uczyni. Widziałem we Francji konie muszkieterów królewskich bardzo ćwiczone umyślnie, aby ceremonii dworskich nie psowały, ale przecie trzeba je cuglami prowadzić. W tym koniu człowieczy dowcip. Niechże wasza książęca mość sam popróbuje. Dawaj, rzekł po chwili namysłu książę. Sam kmicic potrzymał konia do wsiadania, a książę skoczył lekko na kulbakę i począł klepać rumaka po lśniącym karku. Dziwna rzecz, rzekł. Najlepsze szkapy na jesień szersze nieją, ten zaś jakoby z wody wyszedł. A w którą stronę ruszymy? Ruszymy naprzód szeregiem. Jeżeli wasza książęca mość pozwoli, to w drugą stronę kulasowi. Droga tam równa i szeroka, a ku miastu mogłyby nam jakowe wozy przeszkadzać. Niechże będzie kulasowi. Ze dwie staje równo. Puść wasza książęca mość cugle z miejsca i skokiem. Dwóch ludzi z każdej strony, ja trochę z tyłu pojadę. Stawać, rzekł książę. Szereg stanął i zwrócił się głowami końskimi ku drodze od miasta. Książę stał w środku. Ruszaj, rzekł. Z miejsca w skok, marsz. Szereg pomknął i po pewnej chwili szedł jak wicher. Tuman kurzu zasłonił ich przed oczyma dworzan i masztalerzy, którzy zebrawszy się gromadką przed kołowrotem, przyglądali się z ciekawością biegowi. Ćwiczone konie, w największym pędzie, chrapiąc z wysilenia, przebiegły już staje lub więcej i rumak książęcy, lubo nietrzymany cuglami, nie wysunął się istotnie ani na cal. Przebiegli i drugą staję, nagle kmicic zwrócił się, a widząc za sobą jeno tumany kurzu, przez które zaledwie było widać dwór starościński, a wcale stojących przed nim ludzi, krzyknął straszliwym głosem: Bierz go! W tej chwili Biłołus i olbrzymi Zawratyński chwycili księcia za oba ramiona, aż kości zatrzeszczały mu w stawach i trzymając w żelaznych pięściach poczęli bość ostrogami własne konie. Książęcy w środku trzymał się ciągle w szeregu, nie zostając ani wysuwając się na cal naprzód. Zdumienie, przerażenie, wicher bijący w twarz księcia Bogusława odebrały mu w pierwszej chwili mowę. Szarpnął się jeno raz i drugi, lecz bez skutku, bo tylko ból od wykręconych ramion przeszył go na wylot. — Co to jest? Łotry! Nie wiecie, kto jest? — krzyknął wreszcie. Wtem Kmicic trącił go lufą od krucicy między łopatki. Na nic opór, bo kula w krzyż! zakrzyknął. Zdrajco, rzekł książę, a ty kto? odparł Kmicic. I mknęli dalej. Rozdział 26 Biegli długo borem, pędząc tak, że sosny przydrożne zdawały się uciekać w tył w popłochu. Mijali karczmy, chaty pobereżników, smolarnie, a czasem wozy ciągnące pojedynczo lub po kilka ku pilwiszkom. Od chwili do chwili książę Bogusław przechylał się w kulbace, jakby chcąc próbować oporu, ale wówczas ramiona jego wykręcały się jeno boleśniej w żelaznych rękach kmicicowych żołnierzy, a pan Andrzej przykładał mu znów lufę pomiędzy łopatki i biegli dalej. Kapelusz księciu spadł. Wiatr rozwiewał bujne, jasne sploty jego peruki. I biegli dalej, aż biała piana poczęła spadać płatami z koni. Na koniec trzeba było zwolnić, bo ludziom i koniom tchu zabrakło, a pilwiszki pozostały tak daleko, że wszelka możliwość pogoni znikła. Jechali tedy czas jakiś wstępą i w milczeniu, przesłonięci tumanem pary, która buchała z rumaków. Książę przez długi czas nie odzywał się wcale. Widocznie starał się uspokoić i odzyskać zimną krew, Aż gdy tego dokazał, wówczas spytał, Dokąd mnie prowadzicie? Dowiesz się, wasza książęca mość na końcu drogi, rzekł Kmicic. Bogusław zamilkł, a po chwili znowu każ mnie puścić tym hamom kawalerze, bo mi ramiona wykręcą. Jeśli to im każesz uczynić, będą po prostu wisieć, inaczej na pal pójdą. To szlachta, nie chamy, odrzekł kmicic. A co do kary, jaką im wasza książęca mość grozisz, to nie wiadomo, kogo pierwej śmierć dosięgnie. Wiecie, wy, na kogoście ręce podnieśli? Spytał książę, zwracając się do żołnierzy. Wiemy, odpowiedzieli. Do miliona diabłów rogatych, zawołał z wybuchem bogusław. Każesz tym ludziom pofolgować mi, czy nie? Każe waszej książęcej mości związać w tył ręce, tak będzie wygodniej. Nie może być. Do reszty mi ręce wykręcicie. Innego kazałbym uwolnić na parol, że nie ucieknie, ale wy umiecie słowo łamać, odrzekł kmicic. Jać inny parol daję, odrzekł książę, że nie tylko przy pierwszej sposobności umknę z twoich rąk, ale że cię każe koń mi rozerwać, gdy w moje wpadniesz. Co ma Bóg dać, to da, odrzekł kmicic. Ale wolę szczerą groźbę niż fałszywe obietnice. Puścić mu ręce, konia jeno cugle powodować, a wasza książęca mość patrz tu. Oto mi jeno za cyngiel ruszyć, by ci kule w krzyże wpędzić, a dali Bóg nie chybie, bo nigdy nie chybiam. Siedźże spokojnie na koniu, umykać nie próbuj. Nie dbam, panie kawalerze o ciebie i twoją krucicę. To rzekłszy książę, wyciągnął zbolałe ręce, aby je wyprostować i z odrętwienia otrząsnąć. Żołnierze tymczasem chwycili z dwóch stron konia za cugle i wiedli dalej. Bogusław po chwili rzekł: Nie śmiesz mi w oczy spojrzeć, Panie kmicic, z tyłu się kryjesz. Owszem, Odparł pan Andrzej i popędziwszy konia odsunął zawratyńskiego, a sam chwyciwszy za lejc książęcego rumaka spojrzał Bogusławowi prosto w twarz. A jak tam moja szkapa? Zalim jej dołgał choć jedną cnotę? Dobry koń! odrzekł książę. Chcesz to go kupię? Bóg zapłać. Wart ten koń lepszego losu niż zdrajce do śmierci nosić. Głupiś panie kmicic, bom w wierzył. Znów nastała chwila milczenia, którą przerwał pierwszy książę. — Powiedz mi, panie Kmicic, — rzekł, — czyś ty pewien, żeś przy zdrowych zmysłach i że ci się rozum nie pomieszał? Czyś zapytał samego siebie, coś ty szalony człecze uczynił, kogoś ty porwał, na kogoś rękę podniósł? Czy ci nie przyszło do głowy, że lepiej by dla ciebie teraz było, żeby cię matka nie rodziła i że na tak zuchwały postępek nie odważyłby się nikt, nie tylko w Polsce, ale i w Europie całej? To widać niewielka fantazja w tej Europie, bo ja waszą książęcą mość porwałem, trzyma mi nie puszczę. Nie może być inaczej, tylko z szalonym sprawa zawołał jakby do siebie książę. Mój mości książę odrzekł pan Andrzej, jesteś w moim ręku i z tym się zgódź, a słów próżno nie trać. Pogoń nie nadejdzie, bo tam twoi ludzie dotychczas myślą, żeś dobrowolnie z nami wyjechał. Kiedy cię moi ludzie pod łokcie brali, Nikt tego nie widział, bo nas tuman przesłonił, a choćby nie tuman, to z dalekości ani masztależe, ani strażby nie dojrzała. Przez dwie godziny będą cię czekać, przez trzecią się niecierpliwić, przez czwartą i piątą niepokoić, a w szóstej wyślą ludzi na zwiady, a my tymczasem będziemy za Mariam polem. I co z tego? To z tego, że nie zgonią, a choćby i zaraz byli, zaczęli gonić, i tak by nie zgonili, bo wasze konie prosto z drogi, a nasze wypoczęte. Gdyby zaś jakimś cudem zgonili, i to na nic, bo jak mnie tu wasza książęca mość widzisz, tak bym jej łeb roztrzaskał Co i uczynię, jeśli inaczej nie będzie można. Ot, co jest? Radziwił ma dwór, wojsko, działa dragonów, a Kmicic sześciu ludzi i pomimo tego kmicic radziwiła za kark Trzyma. Co dalej, rzekł książę, nic dalej. Dalej pojedziem przed siebie tam, gdzie mi się spodoba. Dziękuj, wasza Książęca Mość Bogu, żeś żyw dotąd, bo żeby nie to, że ja sobie kazał z dziesięć wiader wody rano na łeb wychlustać, to byś już był na tamtym świecie, alias w piekle, z dwóch racji, jako zdrajca i jako Kalwin. I ważyłbyś się na to? Nie chwaląc się, nie znajdziesz, wasza Książęca Mość, łatwo takowej imprezy, na którą bym się nie ważył, a masz najlepszy dowód na sobie. Książę spojrzał uważniej w oblicze Junaka i rzekł, Diabeł ci to kawalerze na twarzy napisał, żeś na wszystko gotów. I to też racja, że mam dowód na sobie. Powiem ci nawet, żeś potrafił mnie samego śmiałością zadziwić, a to niełatwa rzecz. Wszystko mi jedno. Podziękuj wasza książęca mość Bogu, żeś dotąd żyw i kwita. Nie, panie kawalerze. Przede wszystkim ty za to Bogu podziękuj bo gdyby jeden włos spadł z głowy mojej, to wiedz, że cię Radziwiłowie znajdą choćby pod ziemią. Jeśli liczysz na to, że teraz niezgoda między nami i że cię nieświeccy i ołydcy ścigać nie będą, to się mylisz. Krew Radziwiłowska musi zostać pomszczona, przykład straszliwy musi być dany, inaczej nie żyć by nam w tej Rzeczy Pospolitej. Za granicą także się nie schronisz. Cesarz Niemiecki cię wyda, bo ja, książę Rzeszy Niemieckiej, elektor Brandenburski, mój wuj, Książę Orani, jego szwagier, królestwo francuscy i ich ministrowie, moi przyjaciele, gdzie się schronisz? Turcy i Tatarzy cię sprzedadzą, choćbyśmy mieli pół fortuny im oddać. Konta na ziemi nie znajdziesz, ani takich puszcz, ani takich ludów. Dziwno mi to, rzekł Kmicic, że się wasza książęca mość o moje zdrowie z góry tak troszczysz. Wielka persona radziwił, a przecie mi tylko cyngla ruszyć. Temu nie neguję. Nieraz się już zdarzyło w świecie, że wielki człowiek ginął z rąk prostaka. To ci Pompejusza ciura zabił. toć królowie francuscy z rąk ludzi niskiego stanu ginęli. toć ci nie dalej szukając i wielkiemu ojcu mojemu toż samo się przygodziło. Jeno, pytam się ciebie, co dalej? Et, co mi tam? Nie dbałem ja nigdy o to wielce, co jutro będzie. Przyjdzie ze wszystkimi radziwiłami się zahaczyć, to jeszcze Bóg to wie, kto komu lepiej przygrzeje. Już to dawno miecz mi ciągle wisiał nad głową, a dlatego niech jeno oczy zmrużę, to i śpię smaczno jak suseł. W dodatku, mało mi będzie jednego Radziwiła, to porwę drugiego i trzeciego. Jak mi Bóg miły, kawalerze, tak mi się podobasz. Bo to ci powtarzam, że chyba ty jeden w Europie mogłeś się na coś podobnego ważyć. Ani się bestia zatroska, ani pomyśli, co jutro będzie. Lubię śmiałych ludzi, a coraz ich mniej na świecie. Odporwał sobie Radziwiła i trzyma go jak swego. Gdzieżeś się taki uchował, kawalerze? Skąd jesteś? Chorąże Orszański. Panie chorąże Orszański, żal mi, że łowie tracą takiego człowieka jak waćpan, bo z takimi ludźmi siła można dokazać. Gdyby nie o mnie chodziło, hm, nie żałowałbym niczego, by cię skaptować. Za późno, rzekł Kmicic. To się rozumie, odpowiedział książę. Wiele za późno. Ale to ci przyrzekam, że każę cię po prostu rozstrzelać, boś godzien żołnierską śmiercią zginąć. Co za diabeł wcielony! Z pośrodka moich ludzi mnie porwał! Kmicic nie odrzekł nic. Książę zaś zamyślił się przez chwilę, po czym zakrzyknął. Wreszcie, palcie sześć! Jeżeli puścisz mnie natychmiast, nie będę się mścił. Dasz mi tylko parol, że nikomu nie powiesz, co zaszło i ludziom nakażesz milczenie. Nie może być, rzekł Kmicic. Chcesz wykupu? Nie chcę. Po co żeś u diabła mnie porwał? Nie rozumiem. Siła, by gadać. Dowiesz się wasza książęca mość później. A co my mamy robić przez drogę, jeśli nie gadać? Przyznaj się, kawalerze, do jednej rzeczy, żeś mnie porwał w chwili cholery i desperacji i teraz sam dobrze nie wiesz, co ze mną czynić. To moja rzecz, odpowiedział Kmicic. A czy nie wiem, co czynić, pokaże się niebawem. Niecierpliwość odbiła się na twarzy księcia Bogusława Niezbyt rozmownyś, panie Chorąży Orszański, rzekł Ale odpowiedz mi przynajmniej szczerze na jedno pytanie Zaliś już jechał do mnie na Podlasie Z gotowym zamiarem targnięcia się na moją osobę Czyli też później, w ostatniej chwili Przyszło ci to do głowy Na to mogę szczerze waszej książęcej mości odpowiedzieć Bo i mnie samego w gębę pali, abym wam powiedział Dlaczego porzuciłem waszą stronę i póki żyw. Póki mi tchów gardzieli stanie, więcej do niej nie wrócę. Książę wojewoda Wileński mnie zwiódł i naprzód na to mnie wyciągnął, żem mu na krucyfiksie zaprzysiągł, jako go nie opuszczę do śmierci. A to pięknie dotrzymujesz, nie ma co mówić. Tak jest, zawołał gwałtownik Micic. Jeśli m duszę stracił, jeśli muszę być potępiony, to przez was. Ale miłosierdziu boskiemu się oddaję, i wolę duszę stracić, wolę gorzeć wieku iście, niż dłużej grzeszyć świadomie i dobrowolnie, niż dłużej służyć, wiedząc, że grzechowi i zdradzie służę. Niech Bóg zmiłuje się nade mną, wolę gorzeć, wolę stokroć gorzeć, bo i tak bym gorzał, gdybym przy was został. Nie mam nic do stracenia, ale to przynajmniej na sądzie boskim powiem. Nie wiedziałem, na co przysięgał, a gdym zmiarkował, że na zdradę ojczyźnie, na zgubę imieniowi polskiemu przysiągłem, Tedym przysięgę złamał. Teraz mnie, panie Boże, sądź! Do rzeczy, do rzeczy! rzekł spokojnie książę Bogusław, lecz pan Andrzej oddychał ciężko i jechał czas jakiś w milczeniu, z namarszczoną brwią i okiem wbitym w ziemię jak człowiek nieszczęściem przygnieciony. Do rzeczy! powtórzył książę Bogusław. Kmicic zbudził się jakoby ze snu, potrząsnął głową i mówił: Wierzyłem księciu hetmanowi, jakbym ojcu rodzonemu nie wierzył. Pamiętam tę ucztę, gdy to nam pierwszy raz powiedział, że się ze Szwedem połączył. Com ja wtedy przecierpiał, com przeszedł, Bóg mi policzy. Inni, zacni ludzie ciskali mu buławy pod nogi, przy ojczyźnie się oponując, a jam stał jak pień z buławą, ze wstydem i hańbą, w upokorzeniu w męce, bo mi do oczu powiedziano zdrajca. I kto powiedział? Lepiej nie wspominać bym się zaś nie zapamiętał, bym nie oszalał i waszej książęcej mości zaraz tu w łeb nie strzelił. Wyście to wy, zdrajcy, sprzedawczyki, wyście mnie do tego doprowadzili. Tu pan Kmicic począł patrzeć strasznym wzrokiem na księcia i nienawiść wybiła mu z dna duszy na twarz, na kształt smoka, który wypełznął z pieczary na światło dzienne, a książę Bogusław patrzył na junaka spokojnym, nieulękłym okiem, na koniec rzekł. Owszem, panie Kmicic, to mnie zajmuje, mów dalej. Kmicic puścił cugle książęcego konia, zdjął czapkę, jakby chcąc gorejącą głowę ochłodzić. Tej samej nocy, mówił, poszedłem do księcia Hetmana, bo i sam kazał mnie sprowadzić. Myślałem sobie, wypowiem mu służbę, złamie przysięgę, uduszę w tych oto rękach, prochami wysadzę jej dane, a potem niech się dzieje, co chce. On też wiedział, żem na wszystko gotów, znał mnie. Widziałem to dobrze, iż palcami w pustrze przebierał, w którym były pistolety. Nic to, myślę sobie, albo mnie chybi, albo zabije. Ale on począł mnie reflektować, począł mówić, takie perspektywy mnie, prostakowi pokazywać, za takiego zbawcę się podawać, że wiesz wasza książęca mość, co się stało? Przekonał młodzika, rzekł Bogusław, że mu do nóg padł, zakrzyknął kmicic, i ojca, Jedynego zbawcę ojczyzny w nim widziałem, żem mu się oddał jako diabłu, z duszą, z kadłubem, żem był gotów za niego, za jego uczciwość, zwierzyk jejdańskiej na łeb się rzucić. Domyślałem się, że taki będzie koniec, zauważył Bogusław. Com stracił w tej służbie, o tym nie będę gadał, ale oddałem mu ważne usługi. Utrzymałem w posłuszeństwie moją chorągiew, która tam teraz została, daj mu na pochybel. Inne, które się buntowały, znacznie wyciąłem. Zababrałem ręce w krwi bratniej w tej myśli, iż sroga to dla ojczyzny Necesitas. Często mnie dusza bolała, gdy dobrych żołnierzów rozstrzeliwać kazał. Często natura szlachecka rebelizowała przeciw niemu, gdy raz i drugi przyrzekł mi coś, a potem nie dotrzymał. Alem to myślał, jak głupi, on mądry, tak trzeba. Teraz dopiero, gdym się o onych truciach z listów dowiedział, aż mi szpik w kościach zdrętwiał. Jakże to? Takaż to wojna, to truć chcecie żołnierzów, i to ma być po hetmańsku, to ma być po Radziwiłowsku, ja to mam takie listy wozić. Nie znasz się na polityce, kawalerze, przerwał Bogusław. Niechże ją pioruny zatrzasną, niechże ją podstępni Włochowie robią, nie szlachcic, którego Bóg zacniejszą od innych krwią przyozdobił, ale też i zobowiązał, aby szablą, nie apteką wojował i imienia nie hańbił. Te listy tedy tak cię zraziły, że postanowiłeś radziwiłów opuścić? Nie listy. Byłbym je katł oddał albo w ogień cisnął, bo ja nie o takich funkcji. Ale nie listy. Wyrzekłbym się posłowania, ale sprawy nie odstąpił. Czy ja wiem? Poszedłbym choć w dragony albo kupę bym nową zebrał i znów Chowańskiego po staremu podchodził. Ale już mi zaraz przyszło podejrzenie, a nuż oni i ojczyznę chcą otruć tak jak tych żołnierzów. Bóg dał, że mnie wybuchnął. Choć mi głowa jako gra nadgorzała, żem się opamiętał, żem miał tę moc powiedzieć sobie, ciągnij, że go za języka dowiesz się całej prawdy. Nie zdrać, co masz w sercu, podaj się za zaprzańca, za gorszego od samych radziwiłów i ciągnij za język. Kogo? Mnie? Tak jest. I Bóg mi pomógł, żem ja prostak statystę w pole wywiódł. Żeś wasza książęca mość, mając mnie za szelmy ostatnią, Żadnego szelmostwa waszego nie ukrył, wszystko wyznał, wszystko wypowiedział, jakoby na dłoni wypisał. Włosy mi na łbie dębem stawały, alem słuchał i wysłuchał do końca. O zdrajcy! O arcypiekielnicy! O parycydowie! Jakże to piorun was dotąd nie powił? Jakże to ziemia was dotąd nie pożarła? To z Chmielnickim, ze Szwedami, z Elektorem, z Rakoczym i z samym diabłem na zgubę tej rzeczy pospolitej się zmawiacie? To płaszcz z niej chcecie sobie wykroić, zaprzedać, rozdzielić, rozerwać jako wilcy tę matkę waszą. Takaż wasza wdzięczność za wszystkie dobrodziejstwa, którymi was obsypała, za one urzędy, honory, godności, substancje, starostwa, za takie fortuny, których królowie zagraniczni wam zazdroszczą i gotowiście nie zważać na onej łzy, na mękę, na ucisk. Gdzie w was sumienie? Gdzie wiara? Gdzie uczciwość? Co za monstra na świat was wydały! Panie kawalerze! przerwał zimno książę Bogusław. Masz mnie w ręku i możesz mnie zabić, ale o jedno cię proszę: nie nuć mnie! Umilkli obaj. Jednakże ze słów kmicica ukazywało się jasno, że żołnierz zdołał wyciągnąć całą nagą prawdę z dyplomaty i że książę popełnił wielką nieostrożność, wielki błąd, zdradziwszy najtajniejsze zamysły własne i hetmańskie. Ubodło to jego miłość własną, więc też nie racząc ukrywać złego humoru, rzekł, Nie przypisuj tylko tego własnemu dowcipowi, pani Kmicic, jeżeliś ze mnie prawdę wydostał. Mówiłem otwarcie, bom myślał, że książe wojewoda lepiej zna się na ludziach i przyszle człowieka godnego ufności. Książe Wojewoda przysłał człowieka godnego ufności, odparł Kmicic, aleście go już stracili odtąd tylko szelmy służyć wam będą jeżeli sposób w jakim mnie porwałeś nie był szelmowski to niech mi w pierwszej bitwie szpada do ręki przyrośnie to fortel w twardej ja się szkole ich uczył chciałeś wasza książęca mość poznać kmicica masz go nie pojadę z próżnymi rękoma do naszego pana miłościwego i myślisz że mi włos z głowy z ręki jana kazimierza spadnie to o sędziów nie moja sprawa Nagle Kmicic zatrzymał konia. — Hej! — rzekł. — A list księcia wojewody? Masz go wasza książęca mość przy sobie? — Choćbym miał, to bym nie dał — rzekł książę. — Listy zostały w pilwiszkach. — Obszukać go! — krzyknął Kmicic. Żołnierze porwali znów księcia pod ramiona, a Soroka zaś począł szukać mu po kieszeniach. Po chwili znalazł list. Oto jeden dokument przeciw wami waszym robotom, rzekł biorąc go pan Andrzej. Dowie się z niego król polski, co zamierzacie, dowie się i szwedzki, że chociaż teraz mu służycie, przecie już książę wojewoda zastrzega sobie wolność recedere, jeśli by się noga Szwedom miała powinąć. Wyjdą na jaw wszystkie wasze zdrady, wszystkie machinacje, a mam przecie i inne listy do króla szwedzkiego, do Wittenberga, do Radziejowskiego. Wielcy jesteście i potężni, a przecie nie wiem, czyli wam ciasno nie będzie w tej ojczyźnie, gdy wam obaj królowie godną waszych zdrad rekompensę obmyślą. Oczy księcia Bogusława zabłysły złowrogim światłem, ale po chwili opanował gniew i rzekł. Dobrze, kawalerze. Na śmierć i życie między nami. Spotkamy się. Możesz przysporzyć nam trosków i sprawić wiele złego, ale to jedno powiem. Nikt nie śmiał dotąd tego uczynić w tym kraju coś ty uczynił i biada tobie i twoim ja sam mam szablę do obrony a swoich mam czym wykupić rzekł Kmicic ach masz mnie jako zakładnika rzekł książę i mimo całego gniewu odetchnął spokojnie zrozumiał jedno w tej chwili że w żadnym wypadku życiu jego nic nie grozi bo jego osoba zbyt jest Kmicicowi potrzebna postanowił z tego korzystać Tymczasem puścili się znów rysią i po godzinie drogi ujrzeli dwóch jeźdźców, z których każdy prowadził po parze jucznych koni. Byli to ludzie kmicicowi, wysłani naprzód z pilwiszek. A co tam? spytał ich kmicic. Konie nam się zmachały okrutnie, wasza miłość, bośmy nie wypoczywali dotąd. Zaraz spoczniemy. Widać tu chałupę na zakręcie, może to karczma. Niech wachmistrz ruszy naprzód obroki przygotować. Karczma czy nie karczma, trzeba stanąć. Wedle rozkazu, panie komendancie. Soroka wypuścił konia, a oni podążali za nim zwolna. Kmicic jechał z jednej strony księcia, Lubieniec z drugiej. Książę uspokoił się zupełnie i nie wyciągał więcej na rozmowę pana Andrzeja. Zdawał się być zmęczony drogą czy też położeniem, w jakim się znajdował i głowę pochylił nieco na piersi, a oczy miał przymknięte. Jednakże od czasu do czasu rzucał ukośne spojrzenia, to na kmicica, to na lubieńca, którzy trzymali cugle jego konia, jakby upatrując, którego łatwiej będzie obalić, aby się wyrwać na wolność. Tymczasem zbliżyli się do budowli leżącej przy drodze, na cyplu lasu. Nie była to karczma, ale kuźnia i kołodziejnia zarazem, w której jadący traktem zatrzymywali się dla przekuwania koni i reparacji wozów. Między samą kuźnią, a drogą rozciągał się niewielki majdan, nieogrodzony płotem, z rzadka porosły wydeptaną trawą. Szczątki wozów i popsowane koła leżały rozrzucone tu i ówdzie na owym majdanie, ale z przejezdnych nie było nikogo, jeno koń Soroki stał przywiązany do słupa. Sam Soroka rozmawiał przed kuźnią z kowalem Tatarem i dwoma jego pomocnikami. — Niezbyt obfity będziemy mieć popas — rzekł uśmiechając się książę. Niczego tu nie dostanie. Mamy żywność i gorzałkę ze sobą, rzekł pan kmicic. To dobrze, trzeba nam będzie sił nabrać. Tymczasem stanęli. Kmicic zatknął za pas krócice, zeskoczył z kulbaki i oddawszy bachmata w ręce soroki, chwycił znów za cugle książęcego konia, którego zresztą lubieniec nie popuszczał z ręki z drugiej strony. Wasza książęca mość zechce zejść z konia, rzekł pan Andrzej. A to czemu? – Będę jadł i pił z kulbaki – rzekł książę, pochylając się ku niemu. – Proszę na ziemię – zawołał groźnie Kmicic. – A ty w ziemię! – krzyknął straszliwym głosem książę i wyrwawszy z szybkością błyskawicy krucicę z zapasa Kmicica, huknął mu w samą twarz. – Jezus Maria! – zakrzyknął Kmicic. W tej chwili koń pod księciem, uderzony ostrogami, wspiął się tak, iż wyprostował się prawie zupełnie – Książę zaś przekręcił się jak wąż w kulbace ku lubieńcowi i całą siłą potężnego ramienia pchnął go lufą między oczy. Lubieniec wrzasnął przeraźliwie i spadł z konia. Zanim inni mogli zrozumieć, co się stało, zanim odetchnęli, zanim okrzyk grozy zamarł na ich wargach, Bogusław roztrącił ich jak burza, wypadł z majdanu na drogę i pomknął wichrem ku pilwiszkom. Łapaj! Trzymaj! bij! rozległy się dzikie głosy. Trzej żołnierze, Którzy jeszcze siedzieli na koniach, puścili się za nim, lecz Soroka chwycił muszkiet oparty o ścianę i począł mierzyć do uciekającego, a raczej do jego rumaka. Rumak zaś wyciągnął się jak sarna i biegł z szybkością strzały wypuszczonej z cięciwy. Huknął strzał. Soroka rzucił się przez dym, aby skutek lepiej zobaczyć. Oczy przysłonił ręką, popatrzył przez chwilę i wreszcie wykrzyknął – chybiony! W tej chwili Bogusław zniknął na zakręcie a za nim zniknęli goniący. Wówczas wachmistrz zwrócił się do kowala i jego pomocników, którzy patrzyli aż dotąd z niemym przerażeniem na to, co się stało i zawołał – wody! Kowalczuki skoczyli ciągnąć żurawia, a Soroka klęknął przy leżącym nieruchomie panu Andrzeju. Twarz kmicica była pokryta sadzą wystrzału i soplami krwi, oczy miał przymknięte, lewą brew, powiekę i lewy wąs osmolone. Wachmistrz począł naprzód dotykać z lekka palcami jego czaszki, dotykał długo i ostrożnie, po czym mruknął – głowa cała. Lecz Kmicic nie dawał znaku życia i krew wydobywała mu się z twarzy obficie. Tymczasem Kowalczuki przynieśli wiadro wody i szmaty do obcierania. Soroka z równąż powolnością i uwagą zabrał się do obmywania twarzy Kmicica. Na koniec rana ukazała się spod krwi i sadzy. Kula rozorała głęboko kmicicowi lewy policzek i zniosła zupełnie koniec ucha. Soroka począł badać, czy kość policzkowa nie jest strzaskana. Po chwili przekonał się, że nie i odsapnął głęboko. Równocześnie kmicic pod wpływem zimnej wody i bólu ją dawać znaki życia. Twarz poczęła mu drgać, piersi podniosły się oddechem. — Żyje! Nic mu nie będzie! — zawołał radośnie Soroka. I łza stoczyła się po zbójeckiej twarzy wachmistrza. Tymczasem na zakręcie drogi ukazał się Biłous jeden z trzech żołnierzy, którzy pognali za księciem. A co? spytał Soroka. Żołnierz kiwnął ręką. Nic. A tamci prędko wrócą? Tamci nie wrócą. Wachmistrz złożył drżącymi rękoma głowę kmicica na progu kuźni i zerwał się na równe nogi. Panie wachmistrzu, to charakternik! Pierwszy dogonił go Zawratyński, bo miał najlepszego konia i dlatego, że mu się pozwolił dogonić. W naszych oczach wydarł mu szable z ręki i sztychem przebił. Ledwie mieliśmy czas zakrzyknąć, Witkowski był bliżej i skoczył na ratunek, a ten ściął go w moich oczach, jakby go piorun zatrzasnął. Ani zipnął, a ja mnie czekał kolei, panie wachmistrzu, on tu gotów jeszcze wrócić. Nic tu po nas, krzyknął Soroka. Do koni! I w tejże samej chwili poczęli wiązać nosze między końmi dla kmicica. Dwóch ludzi z rozkazu Soroki stanęło z muszkietami na drodze z obawy powrotu straszliwego męża. Lecz książę Bogusław, w przekonaniu, że kmicic nie żyje, wracał spokojnie do pilwiszek. O zmroku już spotkał go cały oddział rajtarów wysłany przez Patersona, który zaniepokoił się długą nieobecnością księcia. Oficer, ujrzawszy księcia, skoczył ku niemu. Wasza książęca mość, nie wiedzieliśmy nic to! przerwał książę Bogusław. Przejeżdżałem konia w kompanii tego kawalera, od którego go kupiłem. A po chwili dodał I zapłaciłem dobrze. Koniec tomu pierwszego.